Arktyczny dom w Wedach, będąc również nowym kluczem do interpretacji wielu tekstów i legend wedyjskich. Przez Lokamanya Bal Gangat Tilak, właściciel gazet Kesari i Mahratta, autor Oriona lub badań nad starożytnością Wed, gitara Hasya, książka o filozofii hinduskiej i tym podobne tak dalej. wydawcy Tilak Brozga i Kwarwada po 1903 Balawant Gagat Hari Ak. 23 lipca 1856 roku, 1 sierpnia 1920 roku był indyjskim nacjonalistą, reformatorem społecznym i bojownikiem o wolność, który był pierwszym popularnym przywódcą ruchu niepodległości Indii i jest znany jako ojciec indyjskich niepokojów. Tilak rozpalił ogień o całkowitą niezależność w świadomości Indii i jest również uważany za ojca hinduistycznego nacjonalizmu. Reguła własna jest naszym prawem rodowym i będziemy go mieli. Ten jego słynny cytat jest bardzo popularny i dobrze pamiętany w Indiach nawet dziś. Szczony jako Lokmanya, co znaczy umiłowany z ludu, lub czczony przez świat. Tilak był badaczem historii Indii, sanskrytu, hinduizmu. Matematyki i astronomii. Urodził się w wiosce Chikali w pobliżu Ratnagiri, Maharashtra, w rodzinie hitpawana Braminów z klasy średniej. Tilak miał dzielącą filozofię. Był jednym z pierwszych pokoleń młodzieży w Indiach, które otrzymały nowoczesne wykształcenie wyższe. Po ukończeniu studiów Tilak zaczął uczyć matematyki w prywatnej szkole w Pune, a później został dziennikarzem. Stał się silnym krytykiem zachodniego systemu edukacji, uważając go za poniżający dla indyjskich studentów i lekceważący dziedzictwo Indii. Zorganizował Towarzystwo Edukacyjne Deccan w celu poprawy jakości edukacji młodzieży indyjskiej. Uczył matematyki w Ferguson College w Pune. Tilak założył dziennik Marathi Kesari, lew, który szybko stał się popularną lekturą dla zwykłych ludzi w Indiach. Kilak ostro skrytykował rząd za jego brutalność w tłumieniu wolności wypowiedzi, szczególnie w obliczu protestów przeciwko podziałowi Bengalu w 1905 roku oraz za oczernianie kultur Indii, jego ludzie i dziedzictwo. Zarządzał od Brytyjczyków natychmiastowego przyznania ludności Indii i prawa do samorządności. Tilak dołączył do Kongresu Narodowego Indii w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku, ale wkrótce popadł w opozycję ze względu na swój liberalno-umiarkowany stosunek do walki o samorządność. W 1891 roku Tilak sprzeciwił się ustawie o wieku zgody wprowadzonej po śmierci młodej narzeczonej z powodu obrażeń seksualnych. Ustawa ta podniosła wiek małżeński młodej panny młodej z dziesięć do 12 lat która miała już 16 lat w Wielkiej Brytanii od 1885 roku. Była to jedna z pierwszych znaczących reform wprowadzonych przez brytyjczyków od czasu indyjskiego buntu w 1857 roku. Kongres i inni liberałowie z całego serca poparli, ale Tilak podniósł okrzyk bojowy, określając go jako ingerencję w religię hinduską. Od tego czasu był postrzegany jako hardkorowy hinduski nacjonalista. Kiedy w 1897 roku dżuma rozprzestrzeniła się z Bombaju na Pune, rząd stał się roztrzęsiony, a asystent zbieracza Pune, pan Rand i jego współpracownicy zastosowali niezwykle surowe i brutalne metody, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby poprzez zniszczenie nawet czystych domów. Przenoszono nawet osoby niezainfekowane zdala, a w niektórych przypadkach przewoźnicy nawet splądrowali mienie poszkodowanych. Kiedy władze przymknęły oczy na wszystkie te ekscesy, wściekły Tilak podjął sprawę ludzi, publikując artykuły zapalne w swoim artykule Kesari, cytując pismo hinduistyczne Bhagavadgita, że nie można winić nikogo, kto zabił ciemiężce bez żadnej nagrody. Następnie 27 czerwca Rand i jego asystent zostali zabici. Tilak został oskarżony o podżeganie do morderstwa i skazany na 18 miesięcy więzienia. Kiedy wyszedł z więzienia, stał się bohaterem narodowym i przyjął nowy slogan Swaraj: Samorządność, jest moim prawem do urodzenia i będę go miał. Tilak sprzeciwiał się umiarkowanym poglądom Gopala Krishnego Khalea i był wspierany przez innych indyjskich nacjonalistów Bipin Chandra Pal w Bengalu i Lalalai Patrai w Pentabie. Byli określani jako Triumvirat Lal Bal pal". W 1907 roku w Surat, Gujrat, odbyła się doroczna sesja partii kongresowej. Wybuchły kłopoty między umiarkowanymi i ekstremistycznymi frakcjami partii w związku z wyborem nowego prezydenta kongresu i partią podzieloną na Garam Dal, ekstremiści, kierowaną przez Tilaka, Pala i Patraj oraz Narandal, moderaci. Tilak oraz Gopal Krishna Gokhale uważali to za katastrofę dla ruchu narodowego i Tilak starał się tego uniknąć. Ale było już za późno i starsi umiarkowani z radością pozbyli się sprawiających kłopoty, ekstremistów. Havadya, jeden z najbliższych współpracowników Sir Feroz-Szachmechty, napisał: Związek tych mężczyzn z kongresem to połączenie chorej kończyny ze zdrowym ciałem, a jedynym lekarstwem jest chirurgiczna siła. 30 kwietnia 1908 roku dwóch bengalskich młodych ludzi, Prafulla Haki i Kudiram Bose, rzuciło bombę na powóz w Muzafurpur, aby zabić sędziego dystryktu do Kenforda, ale błędnie zabiło niektóre podróżujące w nim kobiety. Podczas gdy Haki popełnił samobójstwo po złapaniu, Bose został osądzony i powieszony. Brytyjskie gazety krzyczały o zemstę. A ich przenikliwe okrzyki stały się jeszcze bardziej natarczywe, gdy policja dokonała nalotu i znalazła broń w Kalkucie. Ale Tilak w swoim artykule Kesari bronił rewolucjonistów i wezwał do natychmiastowego Swaraj lub Selfrule. Rząd szybko aresztował go za przewrot. Poprosił młodego Muhammada Ali Innacha, aby go reprezentował. Ale sędzia brytyjski skazał go i był więziony w latach 1908-1914 w Mandalay w Birmie. Po uwolnieniu Tilak ponownie zjednoczył się z innymi nacjonalistami i ponownie dołączył do Kongresu Narodowego Indii w 1916 roku. Pomógł także założyć Alindia Home Rule E w latach 1916-18 z Annie Besant i Muhammadem Ali innych. Tilak który rozpoczął swoje życie politycznie jako protagonista Maratha, w późniejszym okresie życia stał się świetnym nacjonalistą po swoim bliskim związku z nacjonalistami bengalskimi po podziale Bengalu. Zapytany w Kalkucie, czy wyobrażał sobie rząd Marathi dla wolnych Indii, Tilak odpowiedział, że Maratha dominują rządy XVI i XVII wieku są przestarzałe w XX wieku i chciał prawdziwego systemu federalnego wolnych Indii. W którym każda religia i rasa były równe wzmacniacz. Tylko taka forma rządu byłaby w stanie strzec wolności Indii. Dodał, że Tilak był krytykiem strategii Mahatmy Gandhiego dotyczącej pokojowego nieposłuszeństwa obywatelskiego. Chociaż kiedyś uważany był za ekstremistycznego rewolucjonistę, w późniejszych latach Tilak znacznie złagodniał. Poparł dialog polityczny i dyskusję jako bardziej skuteczny sposób na uzyskanie wolności politycznej dla Indii. Jego pisma o indyjskiej kulturze, historii i hinduizmie żyły wśród Indian poczucie dziedzictwa i dumy z powodu starożytnej cywilizacji i chwały Indii jako narodu. Niektórzy uważają Tilaka za duchowego i politycznego przywódcę Mahatma Gandhiego. ale sam Gandhi uważał go pala Krishna Khalea, współczesnego Tilaka za swojego mentora politycznego. Kiedy Tilak zmarł w 1920 roku, Gandhi złożył szacunek podczas kremacji w Bombaju wraz z 200 000 ludzi. Gandhi nazwał Tilaka stwórcą współczesnych Indii. Tilak jest dziś również uważany za ojca hinduistycznego nacjonalizmu. Był idolem indyjskiego rewolucjonisty wina Modara Sawarkara, który napisał doktrynę polityczną hindutwy. Później, w 1903 roku, napisał o wiele bardziej spekulacyjny dom arktyczny w wydach. Twierdził w nim, że wedy mogły zostać skomponowane jedynie w Arktyce, a bardowie aryjscy sprowadzili ich na południe po nadejściu ostatniej epoki lodowcowej. Tilak jest także autorem Getara Hasyi. Analizy Karma Jogi w Bhagavad znany znanej jako Sednowet i Upanishad. Inne zbiory jego pism obejmują. Hinduska Filozofia Życia, Etyki i Religii, opublikowana w 1887 roku. Chronologia wedyjska i Vedanga Jyotisha. Letters of Lokamanya Tilak, pod redakcją M. David Wybrane dokumenty Lokamanya Bal Gangadhar Tilak. 1880. 1920, pod redaktor Ravindra Kumara. Trial of Tilak. Przedmowa niniejszy tom jest kontynuacją mojego oriona lub badań nad starożytnością WED, opublikowanych w 1893 roku. Oszacowanie starożytności Wedyjskiej, która wówczas była powszechnie stosowana wśród uczonych wedyjskich, opierało się na przypisaniu arbitralnego okresu do różnych warstw w której literatura wedyjska jest podzielona, i uważano, że najstarsza z tych warstw nie może być co najwyżej starsza niż 2400 arpne w moim orionie próbowałem jednak wykazać, że wszystkie takie szacunki, poza tym, że są zbyt skromne, były niejasne i niepewne, i że stwierdzenia astronomiczne znalezione w literaturze wedyjskiej dostarczyły nam o wiele bardziej wiarygodnych danych do prawidłowego ustalenia wieku różnych okresów literatury wedyjskiej. Te astronomiczne stwierdzenia, dalej pokazano, jednoznacznie wskazał, że równonoc wiosenna znajdowała się w gwiazdozbiorze Megiluporiona, Poriona, około 4500 rpn, w okresie hymnów wedyjskich i że cofnęła się do konstelacji Kajtnika lub Plejad, około 2500 pn w dni Brama Jako. Oczywiście, wyniki te zostały początkowo odebrane przez uczonych sceptycznie ale moja pozycja została wzmocniona, gdy okazało się, że doktor Jakobis Bon niezależnie doszedł do tego samego wniosku. A wkrótce potem uczeni tacy jak profesor Bloomfield M. Bartch, zmarły doktor Bulcher i inni, bardziej lub mniej swobodnie uznał siłę moich argumentów. Doktor Nieżyjący już dr Wchitnej i kilka innych osób było jednak zdania, że przedstawione przeze mnie dowody nie są rozstrzygające. Ale późniejsze odkrycie, dokonane przez mojego przyjaciela, zmarłego pana S.B. Dixita, fragmentu Szatapat Chabrama, wyraźnie stwierdzając, że Itatikowie nigdy nie skręcali, w tamtych czasach, z właściwego wschodu, to jest równo nocy wiosennej. Służył rozwianiu wszelkich pozostających wątpliwości co do wieku Brahma, podczas gdy inny indyjski astronom, pan v. Beketkar, w ostatnim numerze Journal of the Bombay Bramhoff Royal Asiatic Society, opracował matematycznie stwierdzenie w Taittiri Brahma a 3, 1, 1, 5, że Beihaspati, czyli planeta Jowisz, została odkryta po raz pierwszy podczas konfrontacji z gwiazdą Tichia lub prawie ją okultyzmu. I pokazała, że obserwacja była możliwa dopiero około około 4650 pn. Co w sposób niezwykły potwierdza moje oszacowanie najstarszego okresu literatury wedyjskiej. Po tym, jak sądzę, wysoką starożytność najstarszego okresu wedyjskiego można teraz uznać za dość ustaloną. Ale jeśli wiek najstarszego okresu wedyjskiego został w ten sposób przeniesiony do 4500 pn., nadal kusiło nas pytanie. Czy osiągnęliśmy w tej granicy ultimat hule aryjskiej starożytności? Albowiem, jak stwierdził profesor Bloomfield, zauważając mój orion w swoim przemówieniu z okazji 18. rocznicy Uniwersytetu Johna Hopkina, język i literatura wet nie jest w żadnym razie tak prymitywna, aby stawiać na nim prawdziwe początki aryjskiego życia. Te z dużym prawdopodobieństwem i we właściwym umiaru, słusznie zauważył, Sięgają jeszcze o kilka tysięcy lat wstecz i dlatego, jak powiedział, nie trzeba podkreślać, że ta kurtyna, która wydaje się zamykać naszą wizję w roku 4500 pny może okazać się cienką zasłoną z gazy. Sam miałem taki sam pogląd, a większość mojego wolnego czasu w ciągu ostatnich dziesięciu lat poświęcono na poszukiwanie dowodów które podniosłyby te zasłony i ujawniłyby nam długą perspektywę prymitywnej starożytności aryjskiej. Jak po raz pierwszy pracowałem nad liniami śledzonymi w Orionie, jak w świetle najnowszych badań w dziedzinie geologii i geologii. Archeologia związana z prymitywną historią człowieka stopniowo doprowadziła mnie do innej linii poszukiwań i wreszcie jak narzucono mi wniosek że przodkowie Wedy i jego żyli w arktycznym domu w czasach międzyglodowcowych, powoli gromadząca się masa dowodów wedyjskich i awestycznych jest w pełni opowiedziana w książce i dlatego nie trzeba jej powtarzać w tym miejscu. Pragnę jednak skorzystać z okazji, by z wdzięcznością podziękować hojnemu współczuciu okazanemu mi w krytycznym czasie przez tego czcigodnego uczonego profesor F. Maxa Millera którego ostatnia śmierć została opłakana przez jego licznych wielbicieli w całych Indiach. To nie jest miejsce, w którym możemy z godnością omawiać zalety polityki przyjętej przez rząd Bombaju w 1897 roku. Wystarczy powiedzieć, że aby stłumić pewne publiczne podekscytowanie wywołane własną polityką głodu i zarazy, rząd tego dnia uznał za rozsądne ściganie niektórych gazet wernakularnych w prowincji a wśród nich przede wszystkim Kesari, zredagowanych przeze mnie, za pisma, które były uważane za kuszące, i dostałem 18 miesięcy surowego więzienia. Ale przestępcy polityczni w Indiach nie są traktowani lepiej niż zwykli skazańcy, a gdyby nie sympatia i zainteresowanie profesora Maxa Millera, który znał mnie tylko jako autora Oriona, i innych przyjaciół, byłbym pozbawiony przyjemność, to jedyna przyjemność kontynuowanie moich studiów w tych dniach. Profesor Max Miller był na tyle uprzejmy, że przesłał mi kopię swojego drugiego wydania Ikwajda, a rząd z przyjemnością zezwolił mi na użycie tych i innych książek, a także na lekką lekturę przez kilka godzin w nocy. Niektóre fragmenty z Ikwajdy, cytowane na poparcie teorii arktycznej na następnych stronach, zostały zebrane w czasie wolnym, jakim mogłem dostać w tych czasach. Było to głównie dzięki wysiłkome profesor Maxa Millera, popartego całością. Prasa indyjska, że byłem niektóre fragmenty z Ikvaydy, cytowane na poparcie teorii arktycznej na następnych stronach, zostały zebrane w czasie wolnym, jaki mogłem dostać w tych czasach. Było to głównie dzięki wysiłkom profesor Maxa Millera, popartego całością. Prasa indyjska, że byłem niektóre fragmenty z Ikvaydy. Cytowane na poparcie teorii arktycznej na następnych stronach zostały zebrane w czasie wolnym, jakim mogłem dostać w tych czasach. Było to głównie dzięki wysiłkom profesor Maxa Millera, popartego całością Prasa indyjska, że byłem wydany po dwunastu miesiącach, w pierwszym liście, który napisałem do profesor Maxa Millera po moim uwolnieniu, szczerze mu podziękowałem za jego bezinteresowną życzliwość a także krótko streściłem moją nową teorię dotyczącą prymitywnego domu aryjskiego ujawnioną w dowodach wedyjskich. Oczywiście nie można było oczekiwać, że uczony, który całe życie pracował w innej linii, od razu zaakceptuje nowy pogląd i to również po przeczytaniu czystego zarysu dowodów na jego poparcie. Mimo to zachęcające było usłyszeć od niego że chociaż zaproponowane przeze mnie interpretacje fragmentów wedyjskich są prawdopodobne, to moja teoria wydaje się być w sprzeczności z ustalonymi faktami geologicznymi. W odpowiedzi napisałem, że przeanalizowałem już pytanie z tego punktu widzenia i wkrótce spodziewam się przedstawić mu wszystkie dowody na poparcie mojego poglądu. Ale niestety zostałem pozbawiony tej przyjemności przez jego głęboko opłakaną śmierć która nastąpiła wkrótce potem. Pierwszy rękopis tej książki został napisany pod koniec 1898 roku i od tego czasu miałem okazję omawiać to pytanie z wieloma uczonymi w Madrasie, Kalkucie, Lahore, Benares i innych miejscach podczas moich podróży po różnych częściach Indii. Ale wahałem się przed opublikowaniem książki przez długi czas, część opóźnienia wynika z innych przyczyn, Ponieważ kierunki badań rozgałęziły się w wielu naukach pokrewnych, takich jak geologia, archeologia, mitologia porównawcza itd. A ponieważ byłem w tym zwykłym lajkiem, poczułem pewną niepewność co do tego, czy prawidłowo zrozumiałem kierunek najnowszych badań w tych naukach. Trudność jest dobrze opisana przez profesor Max Miller w recenzji prehistoric Antiquities Indo Europeans, opublikowanej w tomie jego ostatnich esejów. Stale rosnący podział i poddział, zauważa wyuczony profesor. Niemal każdej dziedziny wiedzy ludzkiej na bardziej specjalne kierunki studiów uzależniają specjalistę, czy mu się to podoba, czy nie, coraz bardziej zależy od oceny i pomoc jego współpracowników. Geolog w naszych czasach często ma do czynienia z pytaniami, które dotyczą mineraloga, chemika, archeologa, filologa, nie, astronoma, a nie geologa po prostu proste. A ponieważ życie jest na to za krótkie, nic jest mu pozostawiony, ale musi poprosić kolegów o radę i pomoc. Jest to jedna z wielkich zalet życia uniwersyteckiego, że każdy, kto ma problemy z pytaniami spoza własnej domeny, może natychmiast uzyskać najlepsze informacje od swoich kolegów, a wiele z najszczęśliwszych poglądów i najmądrzejszych rozwiązań skomplikowanych problemów wynika, jak wiadomo, z tego bezpłatnego stosunku tego naukowego prezentu i przyjęcia w naszych ośrodkach akademickich. I znowu, o ile uczeni nie może zwrócić się o pomoc do uznanych autorytetów we wszystkich tych dziedzinach, jest skłonny dokonać genialnych odkryć, które eksplodują przy najmniejszym dotknięciu specjalisty, a z drugiej strony przekazać fakty, które mają należy jedynie wskazać, aby ujawnić ich znaczenie i dalekosiężne znaczenie. Ludzie prawie nie zdają sobie sprawy z korzyści, jakie każda gałąź nauki czerpie z bezpłatnej i hojnej wymiany pomysłów, szczególnie na naszych uniwersytetach, gdzie każde ciało może skorzystać z porad i pomocy swoich kolegów, czy ostrzegają go przed jeszcze niemożliwymi teoriami, czy zwracają jego uwagę na książkę lub artykuł, w którym to, co go interesuje, zostało w pełni wypracowane i rozstrzygnięte raz na zawsze. Ale niestety, nie jest nam dane poruszać się w takiej atmosferze i nic dziwnego, że nie stwierdzono, by studenci z Indii wykraczali poza etap zdawania egzaminów. W Indiach nie ma ani jednej instytucji, ani też, pomimo Komisji Uniwersyteckiej, nie możemy mieć nadziei, że uda nam się ją wkrótce założyć, w której można uzyskać wszystkie aktualne informacje na dowolny, pożądany temat, tak łatwo dostępne w miejscu nauki w Zachód. A pod jego nieobecności jedynym dostępnym kierunkiem dla osoby badającej konkretny przedmiot jest, według słów tego samego uczonego, odważne wyjście z własnej domeny i samodzielne zbadanie zasobów swoich sąsiadów, nawet ryzykując, że zostanie nazwany intruzem, ignorantem, zwykłym dyletantem, ponieważ bez względu na wypadki, które spotka on sam, z pewnością skorzysta na tym sam temat. Pracując w takich niekorzystnych warunkach, byłem zatem zadowolony, gdy przewracając strony pierwszego tomu dziesiątego wydania Encyklopedii Britannica, którą niedawno otrzymałem, stwierdziłem, że profesor Gejkie w swoim artykule na temat geologii przyjął to samo widok obliczeń dr. Croll, podsumowanych na końcu drugiego rozdziału tej książki. Po stwierdzeniu, że doktryna Crolla nie ustąpiła miejsca fizykom i astronomom. Wybitny geolog powiedział, że ostatnio, 1895, został krytycznie zbadany przez pana Epszulwerwela, który uważa ją za niejasną spekulację ubraną w złudne pozory duża dokładność numeryczna, ale nie mają żadnych podstaw w faktach fizycznych i składają się z części, które nie pasują do siebie. Jeśli obliczenia dr. Crolla zostaną rozdysponowane w ten sposób, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zaakceptowali pogląd amerykańskich geologów, że rozpoczęcie okresu polodowcowego nie może być ustalone na datę wcześniejszą niż osiem tysięcy lat pne, że początki cywilizacji aryjskiej należy datować na kilka tysięcy lat przed najstarszym okresem wedyjskim, a gdy początek epoki polodowcowej sprowadza się do osiem tysięcy Wcale nie jest zaskakujące, że data prymitywnego życia aryjskiego upłynie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zaakceptowali pogląd amerykańskich geologów, że początek okresu polodowcowego nie może być ustalony na datę wcześniejszą niż 8000 r. Już stwierdzono, że początki cywilizacji aryjskiej należy datować wstecz kilka tysięcy lat przed najstarszym okresem wedyjskim. A gdy początek epoki polodowcowej sprowadza się do 8000 rpne, wcale nie jest zaskakujące, że data prymitywnego życia aryjskiego upłynie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zaakceptowali pogląd amerykańskich geologów, że początek okresu polodowcowego nie może być ustalony na datę wcześniejszą niż 8000 rpne już stwierdzono że początki cywilizacji aryjskiej należy datować wstecz kilka tysięcy lat przed najstarszym okresem wedyjskim, a gdy początek epoki polodowcowej sprowadza się do 8000 p.n.e., wcale nie jest zaskakujące, że data prymitywnego życia aryjskiego upłynie. Wracając do niego z 4500 p.n.e., wieku najstarszego okresu wedyjskiego. W rzeczywistości jest to główny punkt, który należy ustalić w niniejszym tomie. W Ikwedzie znajduje się wiele fragmentów, które, choć dotychczas uważane były za niejasne i niezrozumiałe, po interpretacji w świetle ostatnich badań naukowych wyraźnie ujawniają polarne atrybuty bóstw wedyjskich lub ślady starożytnej Arktyki Kalendarz, podczas gdy Awesta wyraźnie mówi nam, że szczęśliwa kraina Irajana Waejo, czyli Raju Aryjskiego, znajdowała się w regionie, w którym słońce świeciło tylko raz w roku. I że została zniszczona przez inwazję śniegu i lodu, co spowodowało jej klimat wzmógu i wymagał migracji na południe. To są proste i proste stwierdzenia, a kiedy zestawimy je z tym, co wiemy o epoce lodowcowej i epoce polodowcowej z ostatnich badań geologicznych, nie możemy uniknąć wniosku, że prymitywny domaryjski był zarówno arktyczny, jak i interglacjalny. Często zadawałem sobie pytanie. Dlaczego prawdziwe znaczenie tych prostych i prostych stwierdzeń powinno tak długo pozostawać nieodkryte? I zapewniamy czytelnika, że dopiero po przekonaniu mnie, że odkrycie było spowodowane wyłącznie ostatnim postępem w naszej wiedzy na temat prymitywnej historii ludzkości i zamieszkałej przez nią planety, postanowiłem opublikować niniejszy tom. Niektórzy uczeni zentle dwie tęsknią za prawdą, po prostu dlatego, że 40 lub 50 lat temu nie byli w stanie zrozumieć, w jaki sposób można znaleźć szczęśliwy dom w oblodzonych regionach w pobliżu bieguna północnego. Postęp nauk geologicznych w drugiej połowie ubiegłego wieku rozwiązał jednak tę trudność, dowodząc, że klimat na biegunie w czasach międzyglodowcowych był łagodny i w związku z tym nie nadaje się do zamieszkania przez ludzi. Nie ma zatem nic nadzwyczajnego, gdybyśmy mogli dowiedzieć się, jaki jest prawdziwy sens tych fragmentów w Wedach i Awesta. Prawdą jest, że jeśli udowodniona zostanie teoria prymitywnego domu aryjskiego w Arktyce i między lodowcami, wiele rozdziałów wedyjskiej egzegetiki, mitologii porównawczej lub prymitywnej historii aryjskiej będzie musiało zostać zmienionych lub przepisanych. A w ostatnim rozdziale tego książka sam omówiłem kilka ważnych punktów, na które wpłynie nowa teoria. Ale jak zauważyłem na końcu książki, takie rozważania, jakkolwiek użyteczne mogą być w zachowaniu ostrożności w naszych dochodzeniach, nie powinny powstrzymywać nas od zaakceptowania wyników dochodzenia przeprowadzonego na ściśle naukowych podstawach. Wiem, że bardzo trudno jest porzucić teorie, nad którymi pracował całe życie. Ale, jak to ujął pan Andrew Lang, należy zawsze pamiętać, że nasze małe systemy mają swój dzień lub godzinę, wraz z postępem wiedzy przechodzą do historii wysiłków pionierów. Teoria Domu Arktycznego nie jest tak nowa i zaskakująca, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Kilku naukowców już wyraziło przekonanie, że w regionach arktycznych należy szukać pierwotnego domu człowieka. A doktor Warren. Prezydent Uniwersytetu Bostońskiego, do pewnego stopnia aprobował mnie w swojej wyuczonej i sugestywnej pracy, Raj znaleziony lub kolebka rasy ludzkiej na biegunie północnym, którego dziesiąta edycja została opublikowana w Ameryce w 1893 roku. Nawet z ścisłych względów filologicznych teoria prymitywnego domu aryjskiego w Fazii Środkowej została prawie całkowicie porzucona na rzecz północne Niemcy lub Skandynawia. Podczas gdy profesor Lucas w swoich wykładach Hiberta na temat celtyckiego pogaństwa sugeruje pewne miejsce w kręgu polarnym w kwestiach czysto mitologicznych. Idę tylko o krok dalej i pokazuje, że teoria jeśli chodzi o prymitywny dom maryjski jest w pełni potwierdzona przez tradycje wedyjskie i awestic, A co ważniejsze najnowsze badania geologiczne nie tylko potwierdzają awestic opis zniszczenia raju aryjskiego ale pozwala nam umieścić jego istnienie w czasach sprzed ostatniej epoki lodowcowej. Dowody, na których polegam, zostały w pełni przedstawione na następnych stronach i chociaż w ten sposób pytanie zostało postawione po raz pierwszy na arenie stypendium wydejskiego i awestic. Ufam, że moi krytycy w żaden sposób mnie nie przesądzają, ale wypowiadają się nie na podstawie fragmentu ani argumentu, Ponieważ, biorąc pod uwagę pojedynczo, czasami nie można uznać, że jest rozstrzygający, ale na całej masie dowodów zebranych w książce, niezależnie od tego, jak daleko sięgają ostateczne skutki takiej teorii. Podsumowując, pragnę wyrazić swoje obowiązki wobec mojego przyjaciela i starego nauczyciela, profesora Zgień magistra, który starannie przejrzał cały rękopis. Z wyjątkiem ostatniego rozdziału, który został później napisany, zweryfikował wszystkie odniesienia, wskazał kilka nieścisłości i przedstawił kilka cennych sugestii. Muszę również podziękować dzięki gotowej pomocy udzielonej mi przez dr. Ramka i Zgopal Cie i Khan Bahadur, dr. Dastur Hoszanki Amaspi, arcykapłana Parsi z Dekanie, ilekroć miałem okazję skonsultować się im. Rzeczywiście. Niemożliwe byłoby tak pełne skrytykowanie fragmentu awestic bez dobrowolnej współpracy uczonego arcykapłana i jego obowiązkowego zastępcy Dasturaka i Kobada. Jestem także wdzięczny profesorem. Raga i z Madrasu, z którym miałem okazję omówić ten temat, w celu uzyskania kilku krytycznych sugestii, dla pana Skriniwa ba, bl, z baru Sądu Najwyższego Madras, za tłumaczenie eseju Lignany. Panu Gr. Goktem, ba, LLB, za przygotowanie manuskryptu dla prasy, oraz mojemu przyjacielowi, panu KGOC, który pomógł mi w czytaniu kart próbnych, ale za czyją opiekę wielu błędów umknęłoby mojej uwadze. Moje podziękowania należą się również kierownikom Ananda Sharma i Ferguson College za bezpłatny dostęp do ich bibliotek oraz kierownikowi Aryab Huha Apres za troska o drukowanie tego tomu. Nie trzeba dodawać, że jestem sam odpowiedzialny za poglądy zawarte w książce. Kiedy opublikowałem swój orion, niewiele myślałem, że mogę doprowadzić do tego etapu moje dochodzenie w sprawie starożytności wet, ale podobało się opatrzności, aby dać mi siłę pośród kłopotów i trudności w wykonywaniu pracy i z pokorną pamięcią o tym kończę słowami znanej formuły konsekracyjnej. Po ona, marzec 1903 roku g. Tilak. Nota wydawców z okazji setnej rocznicy urodzin blok. B.G. Tilak, mamy zaszczyt zaoferować dyskryminującym czytelnikom drugi przedruk jego słynnego dzieła Dom Arktyczny w Wydach, opublikowanego przez autora w 1903 roku. I przedrukowanego w 1925 roku. Po ona, marzec 1956 roku J. Stilak. Poglądy z Hradera, neolitycznej rasy aryjskiej w Europie nie można uznać za autochtoniczną, ani też nie wywodzi się od człowieka paleolitu, pytanie o pierwotny aryjski dom wciąż pozostaje nierozwiązane. Jeśli prześledzimy historię jakiegokolwiek narodu cofniętą w przeszłość, w końcu dojdziemy do okresu mitów i tradycji które ostatecznie zanikają w nieprzeniknionej ciemności. W niektórych przypadkach, podobnie jak w Grecji, okres historyczny sięga tysiąc lat pne, podczas gdy w przypadku Egiptu współczesne zapisy niedawno odkryte ze starożytnych grobowców i pomników. Przenoszą swoją historię do około 5000 pne, ale w obu przypadkach okres historyczny, którego najstarszą granicę można uznać za 5000 lub 6000 pne, poprzedza okres mitów i tradycji, a ponieważ były to jedyne dostępne materiały do badań nad prehistorycznym człowiekiem aż do połowy XIX wieku, podejmowano różne próby usystematyzowania tych mitów, wyjaśnienia ich racjonalnie i sprawdzenia czy rzuciły jakieś światło na wczesną historię człowieka. Jednak, jak zauważył profesor Max Miller, wszyscy bez uprzedzeń uczeni odczuli, że żaden z tych systemów interpretacji nie był najmniej zadowalający. Pierwszy impuls do nowego rozważenia problemu mitologicznego, zauważa ten sam uczony autor, pochodził ze studiów filologii porównawczej. Poprzez odkrycie starożytnego języka i świętych ksiąg Indii odkrycie które profesor porównuje z odkryciem nowego świata, oraz odkrycie intymnej relacji między sanskrytem i z jednej strony, a, z drugiej strony, w językach głównych raz europejskich, doszło do całkowitej rewolucji w powszechnie uznawanych poglądach na temat starożytnej historii świata. Patrz wykłady na temat nauki języka, t. 2, s. 445-6. Zauważono, że języki głównych narodów europejskich, starożytne i współczesne, były bardzo podobne do języków używanych przez braminów Indii i wyznawców Zoroastra, z tego pokrewieństwa języków indogermańskich wynikało nieuchronnie, że wszystkie te języki muszą być pędami lub dialektami jednego prymitywnego języka, a przyjęcie takiego prymitywnego języka dodatkowo sugeruje istnienie prymitywnego ludu aryjskiego. Studia literatury wedyjskiej i klasycznego sanskrytu przez zachodnich uczonych stopniowo doprowadziły zatem do rewolucji w ich ideach dotyczących historii i kultury człowieka w czasach starożytnych. Dr Schrader w swojej pracy na temat prehistorycznych starożytności ludów faryjskich wyczerpująco podsumowuje wnioski wyciągnięte przez metody filologii porównawczej dotyczące prymitywnej kultury ludu aryjskiego, a ci, którzy chcą uzyskać dodatkowe informacje na ten temat, muszą odnoszą się do tej interesującej książki. Dla naszego obecnego celu wystarczy stwierdzić, że mitologowie porównawcze i filologowie byli wyłącznym właścicielem tej dziedziny. Mitolodzy kontynuowali badania w czasach, gdy uważano, że człowiek jest postklacjalny i kiedy założono, że fizyczne i geograficzne otoczenie starożytnego człowieka nie różni się istotnie od współczesnych. Wszystkie starożytne mity były zatem interpretowane przy założeniu, że powstały i rozwinęły się w krajach, których warunki klimatyczne i inne bardzo się różniły, jeśli w ogóle, od tych, w których jesteśmy teraz otoczeni. W ten sposób każdy mit lub legenda wedyjska została wyjaśniona albo w teorii Storm, albo dawny, choć w niektórych przypadkach wydawało się, że wyjaśnienie wcale nie było zadowalające. Indie były tylko bogiem burzy, a i suszy lub ciemności spowodowanym codziennym zachodem słońca. Ten system interpretacji został po raz pierwszy zaproponowany przez indyjskich etymologów, i chociaż został ulepszony przez zachodnich naukowców wedyjskich, to do tej pory pozostał praktycznie niezmieniony. Ponownie wierzono, że musimy szukać pierwotnego domu rasy aryjskiej gdzieś w Azji środkowej i że hymny wedyjskie, które miały powstać po oddzieleniu indyjskich Aryjczyków od zwykłych zasobów, zawierały tylko ideę tego gałąź rasy aryjskiej, która żyła w strefie umiarkowanej. Badania naukowe drugiej połowy XIX wieku wstrząsnęły jednak tymi teoriami. Z setek kamiennych i brązowych narzędzi znalezionych w różnych miejscach w Europie archeolodzy ustalili teraz chronologiczną sekwencję żelaza, epoka brązu i kamienia upanego w czasach poprzedzających okres historyczny, ale najważniejszym wydarzeniem drugiej połowy ubiegłego wieku. O ile dotyczy ono naszego przedmiotu, było odkrycie dowodów świadczących o istnieniu okresu lodowcowego pod koniec ery czwartorzędu i wysokiej starożytności człowieka, który był wykazano, że żył nie tylko w czwartorzędu, ale także w erze trzeciorzędu, kiedy warunki klimatyczne na kuli ziemskiej były zupełnie inne niż w obecnym lub polodowcowym okresie. Pozostałości zwierząt i ludzi znalezione w warstwach neolitycznych lub paleolitycznych rzuciły nowe światło na starożytne rasy zamieszkujące kraje, w których znaleziono te szczątki, i wkrótce stało się jasne, że teleskop czasowy ustawiony przez mitologów musi zostać dostosowany do szerszego zakresu, a wyniki wcześniej uzyskane dzięki badaniu mitów i legend muszą być sprawdzone w świetle faktów ujawnionych przez te odkrycia naukowe. Filologowie musieli teraz być bardziej ostrożni w formułowaniu swoich poglądów, a niektórzy z nich wkrótce zdali sobie sprawę z siły argumentów wysuwanych na podstawie tych odkryć naukowych. Prace niemieckich uczonych, takich jak Posche i Penka, swobodnie kwestionowały teorię azjatycką dotyczącą pierwotnego domu razy aryjskiej i obecnie powszechnie uznaje się. Że musimy porzucić te teorie i szukać pierwotnego domu Aryjczyków gdzieś indziej dalej na północ. Canon Taylor w swoim Originow The Aryans podsumował prace wykonane w ciągu ostatnich kilku lat w tym kierunku. To było, mówi, głównie dzieło niszczące, i kończy swoją książkę spostrzeżeniem, że pełna tyranii sanskrytów jest szczęśliwie przesadzona i widać że pochopne dedukcje filologiczne muszą być systematycznie sprawdzane przez wnioski archeologia prehistoryczna logika antropologia geologia i zdrowy rozsądek gdyby uwagi tej nie użyto jako peroracji na końcu książki z pewnością można by się sprzeciwić temu że niepotrzebnie umniejsza ona pracę porównawczych mitologów i filologów w każdym dziale ludzkiej wiedzy zawsze trzeba korygować stare wnioski w świetle nowych odkryć, ale z tego powodu nigdy nie byłoby po prostu znaleźć winę u tych, których losem było pracować wcześniej w tej samej dziedzinie z niewielkimi i niewystarczającymi materiałami. Ale chociaż wnioski filologów i mitologów są w związku z tym korygowane w świetle nowych odkryć naukowych, wciąż pozostaje do zrobienia równie ważna praca. Stwierdzono powyżej że odkrycie literatury wedyjskiej nadało nowy impuls studium mitów i legend. Ale same Wedy, które wprawdzie stanowią najstarsze zapisy rasy aryjskiej, są jeszcze niedoskonale zrozumiane. Stały się już do pewnego stopnia niezrozumiałe nawet w czasach Bramy, tak jak kilka wieków przed Chrystusem, i gdyby nie wysiłki indyjskich etymologów i gramatyków, pozostaliby zapieczętowaną księgą aż do chwili obecnej. Zachodni uczeni rzeczywiście do pewnego stopnia rozwinęli te rodzime metody interpretacji za pomocą faktów ujawnionych przez filologię porównawczą i mitologię. Ale żadna analiza etymologiczna ani filologiczna nie może nam pomóc w dogłębnym zrozumieniu fragmentu zawierającego pomysły i uczucia obce lub nieznane nam. Jest to jedna z głównych trudności w interpretacji wedyjskiej. Teoria Stormorda dawno może pomóc nam zrozumieć niektóre legendy z tej starożytnej książki. Ale są fragmenty siekiery, które pomimo prostej dykcji są zupełnie niezrozumiałe dla którejkolwiek z tych teorii, a w takich przypadkach rdzenni uczeni, jak Saja, albo zadowalają się parafrazowaniem słów, albo uciekają się do wypaczenia słów i frazy, aby fragmenty nadały sens zrozumiały dla nich podczas gdy niektórzy z zachodnich uczonych są skłonni uznać takie teksty za skorumpowane lub niedoskonałe w obu przypadkach niewątpliwym jest fakt że niektóre teksty wedyjskie są jeszcze niezrozumiałe a zatem nieprzetłumaczalne profesor max miller w pełni przeżył te trudności tłumaczenie i o on Zauważa we wstępie do tłumaczenia hymnów wedyjskich z serii Święte Księgi Wschodu jest zadaniem na następne stulecie patrz serię z p. t. 32, s. -X i. Jedynym obowiązkiem współczesnych uczonych polega na zmniejszeniu części nieprzetłumaczalnej do węższego i węższego limitu, jak to zrobili jaska i inni rodzeni uczeni. Ale jeśli odkrycia naukowe ostatniego stulecia rzuciły nowe światło na historię i kulturę człowieka w prymitywnych czasach, możemy równie dobrze oczekiwać, że znajdziemy w nich nowy klucz do interpretacji wedyjskich mitów i fragmentów, które, co prawda, zachowują dla nas najstarsza wiara rasy aryjskiej. Jeśli człowiek istniał przed ostatnim okresem lodowcowym i był świadkiem gigantycznych zmian, które przyniosły epokę lodowcową, nie jest nienaturalne oczekiwać, że odniesienie, jakkolwiek ukryte i odległe, do tych wydarzeń można zaliczyć najstarsze tradycyjne wierzenia i wspomnienia ludzkości. Doktor Warren w swojej interesującej i wysoce sugestywnej pracy raj znaleziony lub kolebka rasy ludzkiej na biegunie północnym próbował interpretować starożytne mity i legendy w świetle współczesnych odkryć naukowych i doszedł do wniosku, że oryginalny dom całej rasy ludzkiej należy szukać w regionach w pobliżu bieguna północnego. Mój przedmiot nie jest tak kompleksowy. Zamierzam ograniczyć się tylko do literatury wedyjskiej i wykazać. Że jeśli przeczytamy niektóre fragmenty wet, które dotychczas uważano za niezrozumiałe, w świetle nowych odkryć naukowych jesteśmy zmuszeni dojść do wniosku, że domem przodkowie ludu wedyjskiego znajdowali się gdzieś w pobliżu bieguna północnego przed ostatnią epoką lodowcową. Zadanie to nie jest łatwe, biorąc pod uwagę fakt, że fragmenty wedyjskie, na których polegam, musiały być i były do tej pory albo ignorowane lub wyjaśniane, albo błędnie interpretowane w ten czy inny sposób przez rdzennych i europejskich badaczy. Mam jednak nadzieję wykazać, że interpretacje te, choć zostały wstępnie przyjęte, nie są zadowalające i że nowe odkrycia w archeologii i geologii dają nam lepszy klucz do interpretacji tych fragmentów. Tak więc jeśli niektóre wnioski mitologa i filologa zostaną obalone przez te odkrycia, oddali oni jeszcze większą służbę, dostarczając nam lepszego klucza do interpretacji najstarszych legendaryjskich i wyników uzyskanych dzięki użyciu nowego klucza z kolei nie mogą nie rzucą więcej światła na prymitywną historię rasy aryjskiej, a tym samym uzupełnią ani nie zmodyfikują wniosków, do których doszli teraz archeolog i geolog. Ale zanim przejdziemy do dyskusji na temat tekstów wedyjskich, które wskazują na dom polarny, konieczne jest krótkie podsumowanie wyników ostatnich odkryć w archeologii, geologii i paleontologii. Moje streszczenie musi koniecznie być bardzo krótkie, ponieważ proponuję zanotować tylko takie fakty, które ustalą prawdopodobieństwo mojej teorii z geologicznego i paleontologicznego punktu widzenia. I w tym celu swobodnie korzystałem z dzieł tak znanych pisarzy jak L.E.L., Geikie, Evans, Lubbock, Troll, Taylor i inni. Wykorzystałem również doskonałe, popularne podsumowanie najnowszych wyników tych badań w Human Origins w Samuela Leinga i innych pracach. Wiara, że człowiek jest polodowcowy i że regiony polarne nigdy nie nadawały się do zamieszkiwania przez ludzi, nadal pozostają w niektórych kwaterach, a tym, Którzy nadal utrzymują ten pogląd, jakakolwiek teoria dotycząca polarnego domu rasy aryjskiej może naturalnie wydawać się z góry niemożliwa. Dlatego lepiej zacząć od krótkiego zestawienia najnowszych wniosków naukowych na te tematy. Wcześniejsze rasy ludzkie pozostawiły wiele dowodów na ich istnienie na powierzchni tego globu, ale podobnie jak zapisy z okresu historycznego, dowody te nie obejmują okazałych grobowców i piramid ani napisów i dokumentów. Jest to rodzaj skromniejszy i składa się z setek tysięcy niegrzecznych lub wypolerowanych narzędzi z kamienia i metalu, które niedawno wykopano ze starych obozów, fortyfikacji, cmentarzysk, tumuli, świątyń, mieszkań nad jeziorem i tym podobne wczesnych czasów rozproszonych po całej Europie, a w rękach archeologów stwierdzono, że dają one takie same wyniki jak hieroglify w rękach egiptologa. Te wczesne narzędzia z kamienia i metali nie były wcześniej nieznane, ale do niedawna nie przyciągały uwagi ekspertów naukowych. A chłopi w Azji i Europie, gdy znaleźli je na swoich polach, nie mogli lepiej z nich korzystać niż to, czczenia narzędzi znalezionych tak jak pioruny lub strzały wróżek zestrzelone z nieba. Ale teraz, po dokładnym przestudiowaniu tych szczątków, archeolodzy doszli do wniosku, że te narzędzia, w których ludzkie pochodzenie jest obecnie niewątpliwie ustalone, można podzielić na te z kamienia, w tym róg, drewno lub kość, te z brązu i te z żelaza, reprezentujących trzy różne etapy cywilizacji w rozwoju człowieka w czasach prehistorycznych. Tak więc narzędzia z kamienia, drewna lub kości, takie jak dłuta, skrobaki, groty strzału, włazy, sztylety i tym podobne były używane. Gdy użycie metalu było jeszcze nieznane i stopniowo były wypierane najpierw przez narzędzia z brązu, a następnie żelazo, gdy starożytny człowiek odkrył wykorzystanie tych metali. Nie należy jednak przypuszczać, że te trzy różne okresy wczesnej cywilizacji ludzkiej były podzielone przez jakąkolwiek twardą i szybką linię podziału. Reprezentują tylko trudną klasyfikację. Przejście z jednego okresu do drugiego jest powolne i stopniowe. Zatem narzędzia z były używane, gdy użycie metalu było jeszcze nieznane i stopniowo były wypierane najpierw przez narzędzia z brązu, a następnie z żelaza, kiedy starożytny człowiek odkrył użycie tych metali. Nie należy jednak przypuszczać, że te trzy różne okresy wczesnej cywilizacji ludzkiej były podzielone przez jakąkolwiek twardą i szybką linię podziału. Reprezentują tylko trudną klasyfikację. Przejście z jednego okresu do drugiego jest powolne i stopniowe. Zatem narzędzia z były używane, gdy użycie metalu było jeszcze nieznane i stopniowo były wypierane najpierw przez narzędzia z brązu, a następnie z żelaza, kiedy starożytny człowiek odkrył użycie tych metali. Nie należy jednak przypuszczać, że te trzy różne okresy wczesnej cywilizacji ludzkiej były podzielone przez jakąkolwiek twardą i szybką linię podziału. Reprezentują tylko trudną klasyfikację. Przejście z jednego okresu do drugiego jest powolne i stopniowe. Zatem narzędzia z przejścia z jednego okresu do drugiego jest powolne i stopniowe. Zatem narzędzia z przejścia z jednego okresu do drugiego jest powolne i stopniowe. Zatem narzędzia Z. Kamień musiał być używany przez długi czas po tym jak użycie brązu stało się znane starożytnemu człowiekowi. I to samo musiało się wydarzyć, gdy przechodził z epoki brązu do epoki żelaza. Wiek brązu, który jest związkiem miedzi i cyny w określonej proporcji, wymaga wcześniejszego wieku miedzi, ale nie znaleziono jeszcze wystarczających dowodów na odrębne istnienie epoki miedzi i cyny, dlatego uważa się za prawdopodobne, że sztuka tworzenia brązu nie została wynaleziona w Europie ale została wprowadzona tam z innych krajów przez Handel lub przez Indo. Rasa europejska jedzie tam z zewnątrz. Times, Wyd. 1890, S. 4 64. Innym faktem, który należy odnotować w związku z tymi wiekami, jest fakt, że epoka kamienia lub brązu w jednym kraju niekoniecznie była zsynchronizowana z tym samym wiekiem w innym kraju. Tak więc znajdujemy wysoki stan cywilizacyjny w Egipcie około 6000 p.n.e. Kiedy mieszkańcy Europy znajdowali się we wczesnych stadiach epoki kamienia, podobnie Grecja osiągnęła epokę żelaza, podczas gdy Włochy były jeszcze w epoce brązu, a na zachodzie Europy w epoce kamienia. To pokazuje, że postęp cywilizacji był powolny w niektórych miejscach, a szybki w innych miejscach. Tempo postępu zmieniało się w zależności od lokalnych warunków każdego miejsca. Mówiąc ogólnie, trzy okresy kamienia brązu i żelaza można uznać za reprezentujące trzy etapy cywilizacji przed okresem historycznym. Z tych trzech różnych epok najstarszy lub epoka kamienia dzieli się dalej na okres paleolitu i neolitu lub na starą i nową epokę kamienia. Rozróżnienie opiera się na fakcie. Że kamienne narzędzia epoki paleolitu okazały się być bardzo niegrzecznie ukształtowane, są po prostu wyszczerbione w kształcie i nigdy nie są szlifowane ani polerowane, jak ma to miejsce w przypadku narzędzi nowej epoki kamienia. Inną cechą okresu paleolitu jest to, że narzędzia z tego okresu znajdują się w miejscach, które wyraźnie wykazują znacznie większą starożytność, niż można to przypisać pozostałościom epoki neolitu. Przy czym relikwie dwóch epok nie są prawie wcale jeśli w ogóle znalezione razem. Trzecie rozróżnienie między epoką paleolitu a neolitem polega na tym, że szczątki człowieka paleolitu są związane z pozostałościami wielu wielkich ssaków, takich jak niedźwiedź jaskiniowy, mamut i nosorożec Włochaty, który wyginął lokalnie lub całkowicie przed wyginięciem neolitycznego człowieka na scenie. Krótko mówiąc, Istnieje pewna przerwa lub przerwa między człowiekiem paleolitu i neolitu, wymagająca oddzielnej klasyfikacji i leczenia dla każdego z nich. Można również zauważyć, że warunki klimatyczne oraz rozmieszczenie gruntów i wody w okresie paleolitu były inne niż w okresie neolitu, podczas gdy od początku okresu neolitu współczesne warunki, zarówno geograficzne, jak i klimatyczne, panowały prawie do dziś. Aby zrozumieć relacje tych trzech wieków w okresach geologicznych, na które podzielona jest historia Ziemi, musimy pokrótce rozważyć klasyfikację geologiczną. Geolog podejmuje historię Ziemi w miejscu, w którym archeolog ją opuszcza, i przenosi ją z powrotem do odległej starożytności. Jego klasyfikacja opiera się na badaniu całego systemu skał warstwowych, a nie na zwykłych reliktach znalezionych w warstwach powierzchniowych. Te uwarstwione skały zostały podzielone na pięć głównych klas w zależności od charakteru znalezionych w nich skamielin i reprezentują pięć różnych okresów w historii naszej planety. Tych epok geologicznych, takich jak trzy epoki kamienia, brązu i żelaza, nie można od siebie oddzielić bardzo ostro. Ale jako całość możemy wyraźnie odróżnić jedną epokę od drugiej dzięki charakterystycznym pozostałościom kopalnym. Każdy z tych epok geologicznych lub epoki jest ponownie podzielony na kilka różnych okresów. Kolejność tych epoki okresów trzeciorzęd lub kainozoik. Wtórne lub mezozoiczne. Kreda jurajska triasowa Permska, karbońska. Dewońska i suryjska kambryjska podstawowa górda z czerwonego piaskowca. Pierwotny lub paleozoik. Archaean lub eozoic. Tak więc najstarszą znaną obecnie warstwą skał jest Archaean lub Eozoic. Następnie w kolejności chronologicznej są Pierwotny lub Paleozoik, Wtórny lub Mezozoik, Trzeci lub Kainozoik i ostatni czwartorzęd. Epoka czwartorzędowa, o którą tutaj osobno się troszczyliśmy, jest podzielona na Pleistocen lub Lodowcowy, a okres Niedawny lub Polodowcowy. Koniec pierwszego i początek drugiego odznacza się ostatnim lodowcem epoka lub epoka lodowcowa, podczas której większa część północnej Europy i Ameryki była pokryta czapą lodową o grubości kilku tysięcy stóp. Epoka żelaza, epoka brązu i epoka neolitu należą do okresu niedawnego lub okresu polodowcowego. Podczas gdy wiek paleolitu ma spaść w okresie pleistocenu, chociaż niektóre pozostałości paleolitu są polodowcowe, pokazując że człowiek paleolitu musiał przetrwać epokę lodowcową przez pewien czas. Najnowsze odkrycia i badania umożliwiają nam dalsze przenoszenie starożytności człowieka poprzez ustalenie, że ludzie istnieli nawet w ferze trzeciorzędu. Ale oprócz tego istnieją obecnie w każdym razie przytłaczające dowody, aby jednoznacznie udowodnić szerokie istnienie człowieka w ferze czwartorzędu, nawet przed ostatnim okresem lodowcowym. Dokonano różnych szacunków dotyczących początku epoki Neolitu, ale najstarsza przypisana data nie przekracza 3000 lat pne, w czasach, gdy kwitnące imperia istniały w Egipcie i Chaldei. Szacunki te oparte są na ilości mułu zgromadzonego w niektórych mniejszych jeziorach w Szwajcarii od czasu, gdy mieszkańcy jezior z okresu Neolitu zbudowali w nich swoje wioski. Mszerniki torfowiskowe DEN zapewniają środki na kolejne oszacowanie wczesnego okresu neolitu w tym kraju. Mchy te powstają w zagłębieniach lodowcowych, w które spadły drzewa, i z biegiem czasu stopniowo przekształcają się w torf. W tych torfowiskach występują trzy kolejne okresy wegetacji: górna część plaży, środkowa część dębu, a najniższa ze wszystkich, miodła. Te zmiany w roślinności są przypisywane powolnym zmianom klimatu i z narzędzi i szczątków znalezionych w tych złożach stwierdza się, że epoka kamienia łupanego odpowiada głównie okresowi jodły, a częściowo dębu, podczas gdy agencja brązowa zgadza się głównie z okresem dębu i żelaza z okresem bóg. Obliczono, że około 16. Tysiąc lat będzie potrzebnych do uformowania się tych mchów torfowych, i zgodnie z tymi szacunkami będziemy musieli rozpocząć okres neolitu w Danii na najniższym poziomie, nie później niż 10,00 10 lat temu. Ale te szacunki nie są lepsze niż zwykłe przybliżenia, i ogólnie mówiąc, możemy uznać, że wiek neolitu w Europie zaczyna się nie później niż 5000 lat, pne ale kiedy przechodzimy z okresu neolitu także do okresu paleolitu. Trudność w ustaleniu początku tego ostatniego staje się nadal trudna większy. W rzeczywistości musimy ustalić czas rozpoczęcia okresu polodowcowego. Człowiek z paleolitu musiał zająć część Europy Zachodniej wkrótce po zniknięciu epoki lodowcowej, a profesor Geikie uważa, że istnieją powody, by przypuszczać, że był między lodowcem. Okres lodowcowy charakteryzował się znacznymi zmianami geograficznymi i klimatycznymi. Te zmiany i teorie dotyczące przyczyny lub przyczyn epoki lodowcowej zostaną pokrótce przedstawione w następnym rozdziale. Jesteśmy tutaj zaniepokojeni datą rozpoczęcia okresu polodowcowego, a geolodzy mają na ten temat dwa różne poglądy. Europejscy geolodzy uważają, że skoro początek okresu polodowcowego charakteryzował się dużymi ruchami wzniesień i depresji Ziemi, a ponieważ ruchy te odbywają się bardzo powoli, Rozpoczęcie okresu polodowcowego nie może być jesteśmy tutaj zaniepokojeni datą rozpoczęcia okresu polodowcowego, a geolodzy mają na ten temat dwa różne poglądy. Europejscy geolodzy uważają, że skoro początek okresu polodowcowego charakteryzował się dużymi ruchami wzniesień i depresji ziemi, a ponieważ ruchy te odbywają się bardzo powoli, Rozpoczęcie okresu polodowcowego nie może być jesteśmy tutaj zaniepokojeni datą rozpoczęcia okresu polodowcowego, a geolodzy mają na ten temat dwa różne poglądy. Europejscy geolodzy uważają, że skoro początek okresu polodowcowego charakteryzował się dużymi ruchami wzniesień i depresji ziemi, a ponieważ ruchy te odbywają się bardzo powoli, rozpoczęcie okresu polodowcowego nie może być umieszczone później niż 50 lub 60 tysięcy lat temu. Z drugiej strony wielu amerykańskich geologów uważa, że zakończenie ostatniego okresu lodowcowego musiało nastąpić w znacznie późniejszym terminie. Wyciągają to z różnych szacunków czasu potrzebnego na erozję dolin i gromadzenie się złóż aluwialnych od ostatniego okresu lodowcowego. Według Gilberta Polodowcowa rana Niagary w obecnym tempie erozji musiała zostać wykopana w ciągu 7 tysięcy lat. Patrz fragmenty ziemi z geologii S. 296, także historia naszej planety dr Bonneja S. 560 Inni amerykańscy geolodzy z podobnych obserwacji w różnych innych miejscach doszli do wniosku. Że nie upłynęło więcej niż około 8000 lat od zakończenia okresu lodowcowego. Szacunek ten bardzo dobrze zgadza się z przybliżoną datą okresu neolitu ustaloną na podstawie ilości mułu w niektórych jeziorach w Szwajcarii. Ale różni się znacznie od szacunków europejskich geologów. W obecnym stanie naszej wiedzy trudno jest zdecydować, które z tych szacunków są prawidłowe. Prawdopodobnie okres polodowcowy i polodowcowy nie może, ze względu na lokalne przyczyny, rozpoczął się lub zakończył w tym samym czasie w różnych miejscach. Podobnie jak epoki kamienia i brązu nie były zsynchronizowane w różnych krajach. Profesor Geikie nie przyjmuje amerykańskich szacunków na tej podstawie, że są one niezgodne z wysoką starożytnością cywilizacji egipskiej, co potwierdzają ostatnie badania. Ale jeśli w Afryce nie ma jeszcze śladów zlodowacenia, sprzeciw ten traci moc, podczas gdy argumenty, za którymi stoi poparcie amerykańskiego poglądu, pozostają nieograniczone. Istnieją inne powody, dla których można poprzeć ten sam widok. Wszystkie dowody na istnienie okresu lodowcowego pochodzą z północy Europy i Ameryki, ale w północnej Azji ani na północnej Alasce nie odkryto jeszcze żadnych śladów zlodowacenia. Nie należy jednak przypuszczać, że północna część Azji nie cieszyła się początkowo klimatem genialnym. Jak zauważył profesor Geitje wszędzie w tym rozległym regionie znaleziono złoża aluwialne wypełnione resztkami mamuta, nosorożca włochatego, żubra i konia, oraz skamieliny są zwykle tak dobrze zachowane, że pewnego razu rzeczywista tusza mamuta została odsłonięta w tak świeżym stanie, że psy zjadły jej mięso. Patrz! Wielka epoka lodowcowa Gańkiego 1. Wydanie. S. 495. Doktor. z Matheon Antcosmolog, S. 1179. Te i inne równie niepodważalne fakty wyraźnie wskazują na istnienie łagodnego i genialnego klimatu na Syberii w czasie, który ze świeżości pozostałości kopalnych nie może być usunięty z teraźniejszości przez kilka tysięcy lat. Znowu w Afryce Północnej i Syrii, w suchych regionach, występują szeroko rozprzestrzeniające się nagromadzenia fluwialne, które, jak się uważa, są oznakami pór deszczowych, równoczesnych z epoką lodowcową Europy. Zobacz fragmenty wiedzy o Ziemi Gańkiego. S. 252. Te współczesności można ustalić, trzeba będzie zrezygnować z wysokiego szacunkowego czasu rozpoczęcia okresu polodowcowego w Europie a przynajmniej znacznie go skrócić. Jeśli chodzi o rasy, które zamieszkiwały Europę we wczesnych czasach, dowody dostarczone przez ludzkie szczątki lub czaszki wskazują, że byli oni bezpośrednimi przodkami ras żyjących obecnie w różnych częściach Europy. Obecna klasyfikacja ras ludzkich na aryjskie, samickie, mongolskie i inne opiera się na zasadzie językowej, ale oczywiste jest, że w kontaktach ze starożytnymi rasami archeolog i geolog nie mogą przyjąć tej zasady podziału, ponieważ ich dowody składają się z relikwii, z których nie można wyciągać wniosków co do języka używanego przez starożytnego człowieka. Kształt i rozmiar czaszki zostały zatem uznane za główne znaki wyróżniające w klasyfikacji różnych ras prehistorycznych. Zatem jeśli skrajna szerokość czaszki wynosi 3 czwarte lub 75% jej długości lub mniej, klasyfikuje się ją jako długowłosą, lub dolichocefaliczne, podczas gdy jeśli szerokość jest większa niż 83% długości, mówi się, że czaszka jest brachy lub szeroka, klasa pośrednia jest stylizowana na ortogłowia, subdolichocefalie lub subbrachycefalie zgodnie z podejściem jednego lub drugiego z tych typów. Teraz, po zbadaniu różnych czaszek znalezionych w łóżkach neolitycznych, ustalono, że Europa w tych wczesnych dniach była zamieszkana przez cztery różne rasy i że istniejące typy europejskie są bezpośrednio od nich potomkami. Z tych czterech ras dwie były dolichowo-głowowe, jedna wysoka i jedna niska, i dwa brachy głowowe podobnie podzielone. Ale języki aryjskie są obecnie używane w Europie przez rasy wykazujące cechy wszystkich tych typów. Jest jednak oczywiste jest, że jedna z tych czterech starożytnych ras może być prawdziwym przedstawicielem rasy aryjskiej, chociaż istnieje silna różnica zdań co do tego, która z nich reprezentowała prymitywnych aryjczyków. Niemieccy pisarze, jak Posche i Penka, twierdzą, że wysoka rasa dolichocefaliczna, przodkowie obecnych Niemców, była prawdziwymi przedstawicielami aryjczyków, podczas gdy pisarze francuscy, tacy jak i M. De Mortinet, utrzymują. Że prymitywni Aryjczycy byli brachy głowiczni, a prawdziwy typ Aryjski jest reprezentowany przez Galów. Kanon Taylor w swoim Originow The Aryans podsumowuje kontrowersję, obserwując, że gdy zetkną się dwie rasy, prawdopodobne jest, że przemówienie najbardziej kulturalnego zwycięży, a zatem to mówi łatwiejszą hipotezę do przypuszczenia. Że dolichocefaliczni dzicy z wybrzeża Bałtyku nauczyli się aryjskiej mowy od swoich brachy głowonogich sąsiadów, Litwinów, niż przypuszczać, wraz z pęką, że w jakimś odległym wieku odnieśli sukces w arajanizowaniu Hindusów, Rzymian i Greków. Patrz Taylor Originów s. 243. Inną metodą ustalenia która z tych czterech ras reprezentowała prymitywnych Haryjczyków w Europie, jest porównanie stopni cywilizacji osiągniętych przez niepodzielnych harejczyków, jak wynika z paleontologii językowej, z tymi osiągniętymi przez rasy neolityczne, jak ujawniają szczątki znalezione w ich mieszkaniach. Jeśli chodzi o człowieka paleolitu, jego sytuacja społeczna wydaje się być znacznie niższa niż w przypadku niepodzielnych harejczyków. A doktor Schrader uważa to za niewątpliwie charakter nieindoeuropejski lub indoeuropejski. Paleolityczny człowiek używał kamiennych toporów i igieł kostnych i osiągnął pewną biegłość w sztuce rzeźby i rysunku, czego dowodem są kontury różnych zwierząt, rzeźbionych kości i tym podobne, ale najwyraźniej nie był zaznajomiony ze sztuką garncarza i wykorzystaniem metali. Dopiero w okresie neolitu spotykamy się z garncarstwem w stertach wiosek mieszkańców jezior w Szwajcarii. Ale nawet najstarsi mieszkańcy jezior wydają się nie znać użycia metali i wagonów, oba były znane niepodzielnym Maryjczykom. W tych mieszkaniach nad jeziorem nie znaleziono ponownie śladu wełnianej tkaniny, nawet gdy owce stały się liczne w epoce brązu. Ale z tymi wyjątkami dr Schrader uważa że kultura szwajcarskich mieszkań nad jeziorem ma praktycznie ten sam charakter, co kultura wspólna dla europejskich członków rodziny indogermańskiej. i dlatego zaryzykuję, choć sugeruje ostrożnie, że z punktu widzenia nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zakładali, że najstarsi mieszkańcy Szwajcarii byli odgałęzieniem europejskiego podziału rasy aryjskiej. Przedhistoryczne starożytności ludu aryjskiego dr. Schradera przetłumaczony przez Jewąsa. Część 4, rozdział 11. S 368. Ale choć ostatnie odkrycia ujawniły te fakty dotyczące ras ludzkich zamieszkujących Europę w czasach przedhistorycznych i chociaż możemy zgodnie z nimi założyć, że jedna z czterech wczesnych ras neolitycznych reprezentowała prymitywnych aryjczyków w Europie, pytanie, czy ci ostatni byli autochtoniczni, czy udali się tam z innego miejsca, a następnie odnieśli sukces w ras europejskich przez ich wyższa kultura i cywilizacja nie mogą być uznane za rozstrzygnięte przez te odkrycia. Data przypisana okresowi neolitu reprezentowanemu przez szwajcarskich mieszkańców jezior nie jest później niż 5000 lat pne, kiedy to azjatyccy Aryjczycy prawdopodobnie osiedlili się na Sartes. I przyznaje się, że prymitywni Aryjczycy w Europie nie mogli być potomkami człowiek paleolitu. Wynika z tego zatem, że jeśli odkryjemy je w Europie we wczesnych czasach Neolitu, musieli oni dotrzeć tam z innej części globu. Jedyną, inną alternatywą jest założenie, że jedna z czterech ras neolitycznych w Europie rozwinęła cywilizację całkiem niezależnie od swoich sąsiadów, co jest nieprawdopodobne na pierwszy rzut oka. Chociaż zatem możemy, w świetle najnowszych odkryć naukowych, porzucić teorię kolejnych migracji do Europy ze wspólnego domu rasy aryjskiej fazji środkowej we wczesnych czasach, jednak kwestia pierwotnego domu rasy aryjskiej, pytanie, którym zajmujemy się głównie w tej książce, wciąż pozostaje nierozwiązane. Kiedy i gdzie opracowano prymitywny język aryjski, jest to kolejne trudne pytanie, na które nie ma zadowalającej odpowiedzi. Canon Taylor, po porównaniu języków aryjskich i uralsko-altańskich, ryzykuje przypuszczenie, że pod koniec renifera lub ostatniego okresu paleolitu naród fiński pojawił się w Europie Zachodniej. Którego mowę, która pozostała nieruchoma, reprezentuje aglutynacyjny baskiński, i że znacznie później, na początku epoki pasterskiej, kiedy oswojono wołu. Rozwinął się wyższy i silniejszy naród grofiński. europejska odruchowa mowa aryjska. Pochodzenie Aryjczyków, s. 296. Ale to tylko przypuszczenie i nie odpowiada na pytanie, jak Indo-Irańczycy ze swoją cywilizacją osiedlili się w Azji na czas, kiedy Europa była w epoce neolitu. Język finnicki ponownie ujawnia wiele słów kulturowych zapożyczonych od Aryjczyków. I jest mało prawdopodobne, aby język tego drugiego mógł uzyskać odmiany od języka finnickiego. Samo podobieństwo struktury fleksyjnej nie jest żadnym dowodem na to, kto decyduje, od kogo pożyczył. Zaskakujące jest to, że powyższa sugestia powinna pochodzić od uczonych, którzy zaatakowali teorię kolejnych migracji aryjskich ze wspólnego azjatyckiego domu, teorię opartą m.in. na podstawach językowych. Nie wyjaśniono też, dlaczego Finowie dwukrotnie migrowali z domu. Z takich powodów wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że Finowie mogą to mieć. Zapożyczając słowa kultury od Aryjczyków, kiedy się z nimi skontaktowali, i że Aryjczycy nie byli autochtoniczni ani w Europie, ani w Azji Środkowej, ale mieli swój pierwotny dom gdzieś w pobliżu bieguna północnego w czasach paleolitu i że wyemigrowali z to miejsce na południu w Azji i Europie, nie przez nieodparty impuls, ale przez niepożądane zmiany warunków klimatycznych w ich pierwotnym domu. Awesta zachowuje tradycje, które w pełni popierają ten pogląd. Ale naukowcy traktowali je jako bezwartościowe, opracowując swoje teorie w czasach, gdy człowiek był uważany za postklacjalny, a tradycje Avestic nie były, jak sądzono. Wspierane przez żaden autorytet wedyjski. Ale dzięki teleskopowi czasowemu o szerszym zasięgu, dostarczonym nam przez ostatnie odkrycia naukowe, możliwe stało się wykazanie, że tradycje co reprezentują prawdziwy fakt historyczny i że są one w pełni poparte świadectwem WET. Biegun Północny jest już uważany przez kilku wybitnych naukowców jako najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym powstało życie roślin i zwierząt, i wieże. Że można zadowalająco wykazać, że w najstarszych księgach Rasy Aryjskiej, Wedach i awestach istnieje wystarczający pozytywny dowód, aby udowodnić, że najstarszy dom narodu aryjskiego znajdował się gdzieś w regionach wokół bieguna północnego. Podejmę te dowody po zbadaniu warunków klimatycznych okresu pleistocenu lub okresu lodowcowego i astronomicznych cech regionu arktycznego w następnych dwóch rozdziałach. Biegun północny jest już uważany przez kilku wybitnych naukowców jako najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym powstało życie roślin i zwierząt, i wierzę, że można zadowalająco wykazać, że w najstarszych księgach rasy aryjskiej, wedach i awestach istnieje wystarczający pozytywny dowód, aby udowodnić, że najstarszy dom narodu aryjskiego znajdował się gdzieś w regionach wokół bieguna północnego. Podejmę te dowody po zbadaniu warunków klimatycznych okresu Pleistocenu lub okresu lodowcowego i astronomicznych cech regionu arktycznego w następnych dwóch rozdziałach. Biegun północny jest już uważany przez kilku wybitnych naukowców jako najbardziej prawdopodobne miejsce, w którym powstało życie roślin i zwierząt, i wierzę, że można zadowalająco wykazać, że w najstarszych księgach rasy aryjskiej, w Edach i Awestach istnieje wystarczający pozytywny dowód, aby udowodnić, że najstarszy dom narodu aryjskiego znajdował się gdzieś w regionach wokół na północnego. Podejmę te dowody po zbadaniu warunków klimatycznych okresu pleistocenu lub okresu lodowcowego i astronomicznych cech regionu arktycznego w następnych dwóch rozdziałach. Aby udowodnić że najstarszy dom narodu aryjskiego znajdował się gdzieś w regionach wokół bieguna północnego. Podejmę te dowody po zbadaniu warunków klimatycznych okresu pleistocenu lub okresu lodowcowego i astronomicznych cech regionu arktycznego w następnych dwóch rozdziałach. Aby udowodnić, że najstarszy dom narodu aryjskiego znajdował się gdzieś w regionach wokół bieguna północnego. Podejmę te dowody po zbadaniu warunków klimatycznych okresu Pleistocenu lub okresu lodowcowego i astronomicznych cech regionu Arktycznego w następnych dwóch rozdziałach. 000 lat efekt wzmocniony mimo orbity ziemskiej Maksymalna różnica 33 dni między czasem letnim i zimowym. Obliczenia ser. Roberta Balla dotyczące średniego ciepła odbieranego przez każdą półkulę latem i zimą krótkie i ciepłe lata oraz długie i długie mroźne zimy, które zapoczątkowały epokę lodowcową. Niezwykłe oszacowanie dr Crolla dotyczące czasu trwania epoki lodowcowej w oparciu o maksymalną wartość ekscentryczności orbity ziemskiej. Przesłuchane przez astronomów i geologów. Pogląd Sir Roberta Balla i Nevcomba. Pogląd Crolla, szacunki niezgodne z dowodami geologicznymi. Opinie profesor Geikie i pana Hudlestona, długi czas trwania okresu lodowcowego Podsumowanie wyników. Klimat naszego globu w dzisiejszych czasach charakteryzuje się porami roku, wiosną, latem, jesienią i zimą spowodowane nachyleniem osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki. Kiedy biegun na północny ziemi jest to odwrócony od Słońca w swym corocznym kursie wokół tego źródła światła. Mamy zimę na północy i lato na półkuli południowej i odwrotnie, gdy biegun północny jest skierowany w stronę słońca. Przyczyna rotacji pół roku na różnych półkulach jest więc bardzo prosta, a z trwałości tej przyczyny można sądzić, że w odległych epokach geologicznych klimat naszej planety musiał charakteryzować się podobnymi rotacjami gorąca i zimne pory roku. Ale takie przypuszczenie jest bezpośrednio sprzeczne z dowodami geologicznymi. Nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny ekliptyki lub to, co technicznie nazywa się nachyleniem ekliptyki, nie jest jedyną przyczyną zmian klimatycznych na powierzchni globu. Stwierdzono, że na dużych wysokościach i istnieniu prądów oceanicznych i powietrznych, przenoszących i rozpraszających ciepło regionu równikowego do innych części globu, powstają różne klimaty w krajach o tej samej szerokości geograficznej. Prąd zatokowy jest godnym uwagi przykładem takich prądów oceanicznych i gdyby nie ten strumień, klimat w północno-zachodniej Europie byłby zupełnie inny niż obecnie. Ponownie, jeśli masy Ziemi i wody zostaną inaczej rozłożone niż są w tej chwili, istnieją wszelkie powody, aby przypuszczać, że na powierzchni globu będą panowały inne warunki klimatyczne niż te, których obecnie doświadczamy ponieważ taki rozkład istotnie zmieniłby bieg prądów oceanicznych i powietrznych przepływających z równika do biegunów. Dlatego we wczesnych epokach geologicznych, kiedy Alpy były niskie, a Himalaje jeszcze się nie podniosły, a Azja i Afryka były reprezentowane tylko przez grupę wysp, nie musimy się dziwić. Jeśli z geologicznych dowodów kopalnej fauny i flory znajdziemy, że w wyniku tych warunków geograficznych panował równy i jednolity klimat na całej powierzchni globu, w czasach mezozoicznych i kainozoicznych ten stan rzeczy wydaje się stopniowo zmieniać. Ale chociaż klimat w czasach drugorzędnych i trzeciorzędnych nie był prawdopodobnie tak jednorodny jak w pierwotnych, jednak istnieją wyraźne dowody geologiczne, aby wykazać, że do końca okresu pliocenu w erze trzeciorzędu klimat nie był jeszcze podzielony na strefy i wtedy nie było ekstremalnych gorących i zimnych, jak obecnie. Zamknięcie pliocenu i cały okres pleistocenu upłynęły pod znakiem gwałtownych zmian klimatu, które wywołały tak zwane epoki lodowcowe i międzyglacjalne. Ale teraz ostatecznie ustalono, że przed nadejściem tego okresu bujna roślinność leśna, która może rosnąć i istnieć tylko w tropikalnym lub umiarkowanym klimacie. Kwitła na dużej szerokości geograficznej Spitzbergen, gdzie słońce zachodzi poniżej horyzontu od listopada do marca, co pokazuje, że w regionach arktycznych panował wtedy ciepły klimat. Zamknięcie Pliocenu i cały okres Pleistocenu upłynęły pod znakiem gwałtownych zmian klimatu, które wywołały tak zwane epoki lodowcowe i międzyglacjalne. Ale teraz ostatecznie ustalono, że przed nadejściem tego okresu bujna roślinność leśna, która może rosnąć i istnieć tylko w tropikalnym lub umiarkowanym klimacie, kwitła na dużej szerokości geograficznej Spitzbergen, gdzie słońce zachodzi poniżej horyzontu od listopada do marca, co pokazuje, że w regionach arktycznych panował wtedy ciepły klimat. Zamknięcie Pliocenu i cały okres Pleistocenu upłynęły pod znakiem gwałtownych zmian klimatu, które wywołały tzw. epoki lodowcowe i międzyglacjalne. Ale teraz ostatecznie ustalono, że przed nadejściem tego okresu bujna roślinność leśna, która może rosnąć i istnieć tylko w tropikalnym lub umiarkowanym klimacie, kwitła na dużej szerokości geograficznej Spitsbergen gdzie słońce zachodzi poniżej horyzontu od listopada do marca, co pokazuje, że w regionach arktycznych panował wtedy ciepły klimat. W okresie czwartorzędowym lub pleistocenckim łagodny klimat tych regionów ulegał nagłym zmianom, tworząc tak zwany okres lodowcowy. Granice tego okresu lodowcowego mogą nie być tak dokładnie zbieżne z granicami pleistocenu, że pozwalają nam powiedzieć, że były matematycznie współbieżne ale w przybliżeniu możemy uznać te dwa okresy za zbiegające się ze sobą. W ramach krótkiego rozdziału nie jest możliwe przedstawienie nawet streszczenia dowodów potwierdzających istnienie jednej lub więcej epok lodowcowych w okresie pleistocenu. Możemy jednak krótko wskazać jego naturę i zobaczyć, co geolodzy i fizycy mają do powiedzenia na temat przyczyn, które spowodowały tak rozległe zmiany klimatu w erze czwartorzędu. Istnienie okresu lodowcowego nie budzi już wątpliwości, chociaż naukowcy nie są zgodni co do przyczyn, które je wywołały. Lodowce nie zniknęły całkowicie z powierzchni Ziemi i nadal możemy obserwować działanie lodu jako lodowców w Dolinach Alp lub na Ziemiach w pobliżu bieguna, jak Grenlandia, która wciąż jest pokryta lodem, więc gruby, aby nie nadawał się do wzrostu roślin lub zamieszkiwania zwierząt. Badając skutki działania lodowców, w tych miejscach geolodzy odkryli liczne ślady podobnego działania lodu w dawnych czasach w całej Europie Północnej i Ameryce. Zaokrąglone i porysowane kamienie, glina lub głaz, a zaokrąglony wygląd skał i gór wyraźnie wskazuje, że w jednym okresie w historii naszego globu północne części Europy i Ameryki musiały być przez długi czas pokryte warstwą lodu o grubości kilkuset stóp. Lód który w ten sposób zaatakował północną część Ameryki i Europy. Nie wszystkie promieniowały z bieguna. Dowody na kierunek rozstępów lub zadrapania wyryte na skałach lodowych niewątpliwie dowodzą, że czapy lodowe rozprzestrzeniają się ze wszystkich wzniesionych miejsc lub gór w różnych kierunkach. Te lodowe arkusze o ogromnej grubości obejmowały całą Skandynawię, wypełniając morze północne. Najechał Wielką Brytanię w dolinę Tamizy większą część Niemiec i Rosji, daleko na południe, aż do Moskwy i prawie tak daleko na wschód, jak Ural. Oblicza się, że co najmniej milion mil kwadratowych w Europie i więcej w Ameryce Północnej zostały pokryte szczątkami skał zmielonymi przez te lodowce i czapy lodowe. I to z tego gruzu geologowie wywnioskowali teraz istnienie lodu wiek we wczesnych czasach. Badanie tego gruzu pokazuje, że istnieją co najmniej dwie serie gliny głazowej wskazujące na dwa okresy zlodowacenia. Szczątki drugiego okresu zaburzyły pierwszą warstwę w wielu miejscach, ale pozostaje wystarczająco dużo, aby pokazać, że były dwa odrębne złoża gliny głazowej i sztolni, należące do dwóch różnych okresów. Profesor Gejkie wspomina o czterech takich okresach lodowcowych. Z odpowiadającymi im okresami międzyglodowcowymi, które wystąpiły kolejno w Europie w okresie Pleistocenu. Ale chociaż ta opinia nie jest akceptowana przez innych geologów, jednak istnienie dwóch epok lodowcowych, z interweniującym okresem międzylodowcowym, jest obecnie uważane za ostatecznie ustalone. Kolejność zimnych i ciepłych klimatów musiała charakteryzować te okresy lodowcowe i międzyglacjalne którym towarzyszyły również intensywne ruchy depresji i wyniesienia terenu, przy czym depresja miała miejsce po obciążeniu lądu ogromną masą lodu. Tak więc okres zlodowacenia był naznaczony wzniesieniem, ekstremalnym zimnem i inwazją czap lodowych na regiony obecnej strefy umiarkowanej. Okresowi międzylodowcowemu towarzyszył jednak spadek lądu oraz łagodniejszy i przyjazny klimat, dzięki czemu nawet regiony arktyczne nadają się do zamieszkania. Często znaleziono pozostałości paleolitu między dwoma glinami głazowymi dwóch różnych okresów lodowcowych, fakt, który ostatecznie potwierdza istnienie człowieka w okresie międzyglodowcowym w erze czwartorzędu. Profesor Gejkie, mówiąc o zmianach klimatu w okresie lodowcowym i międzyglodowcowym, zauważa, że w okresie międzylodowcowym klimat charakteryzował się łagodnymi zimami i chłodnymi latami, dzięki czemu rośliny i zwierzęta tropikalne, takie jak słonie, nosorożce i hipopotamy, rozciągał się na cały region arktyczny, i pomimo licznych zaciekłych drapieżników, człowiek paleolityczny nie miał tam nieprzyjemnego zamieszkiwania. Fragment cofę chlore S. 266. W ten sposób można zauważyć, że w klimacie okres pleistocenu, czyli wczesna era czwartorzędu, był pośredni między wczesnymi epokami geologicznymi, kiedy na całym świecie panował jednolity klimat genialny, a współczesny okres, w którym dzieli się na strefy, to było, że tak powiem, okres przejściowy naznaczony gwałtownymi zmianami klimatu który był łagodny i łagodny w okresie międzylodowcowym, a ciężki i łagodny w okresie lodowcowym. To na początku okresu polodowcowego lub niedawnego powstały nowoczesne warunki klimatyczne. Profesor Geikie jest jednak zdania, że nawet początek okresu polodowcowego, przynajmniej w Europie północno-zachodniej, upłynął pod znakiem dwóch napięć genialnego i deszczowo zimnego klimatu, zanim powstały obecne warunki klimatyczne. Prehistoric Europy, s. 530. Geikie jest jednak zdania, że nawet początek okresu polodowcowego, przynajmniej w północno-zachodniej Europie, był naznaczony dwiema przemianami genialnego i deszczowo-zimnego klimatu przed ustanowieniem obecnych warunków klimatycznych. Prehistoric Europy, s. 530. Geikie jest jednak zdania, że nawet początek okresu polodowcowego. Przynajmniej w północno-zachodniej Europie, był naznaczony dwiema przemianami genialnego i deszczowo-zimnego klimatu przed ustanowieniem obecnych warunków klimatycznych. Prehistoric Europe, s. 530 Ale chociaż fakt epoki lodowcowej i istnienie łagodniejszego klimatu w regionach arktycznych w okresie międzyglodowcowym jest bezsprzecznie udowodniony to naukowcy nie byli jeszcze w stanie w zadowalający sposób ustalić przyczyn tej wielkiej katastrofy. Tak ogromna masa lodu, która pokrywała całą Europę Północną i Amerykę w tym okresie, nie mogła, jak wszystko inne, wyjść z niczego. W niektórych częściach globu musi być wystarczająco ciepła, aby wytworzyć przez odparowanie wystarczającą ilość pary i prądów powietrznych, są zobowiązani do przeniesienia go do chłodniejszych regionów globu, które zostaną wytrącone w postaci lodu. Każda teoria dotycząca przyczyny epoki lodowcowej, która nie uwzględnia tego faktu, jest nie tylko nieodpowiednia, ale bezwartościowa. Kolejność okresów lodowcowych lub w każdym razie pojawienie się dwóch okresów lodowcowych należy ponownie uwzględnić teorię, którą można zaproponować w celu wyjaśnienia tych zmian, a jeśli przetestujemy różne rozwinięte w ten sposób teorie. Wiele z nich okaże się jednocześnie nie do utrzymania. Na przykład kiedyś nalegano, aby prąd zatokowy, który obecnie zapewnia ciepło krajom w północno-zachodniej Europie, mógł zostać odwrócony od kursu w okresie Pleistocenu przez zanurzenie przesmyku Panama, przekształcając w ten sposób kraje północno-zachodniego wybrzeża Europy w ziemię pokryte lodem. Nie ma jednak geologicznych dowodów na to, że przesmyk panamski został zanurzony w okresie pleistocenu i dlatego musimy zrezygnować z tej hipotezy. Kolejna teoria zaczęła wyjaśniać katastrofę że Ziemia musiała przejść przez zimne i gorące obszary kosmosu w ten sposób powstają odpowiednio okresy lodowcowe i międzyglacjalne. Ale to również nie jest poparte żadnym dowodem. Trzecią wysuniętą sugestią było to, że podaż ciepła słonecznego na Ziemi musiała się zmieniać w taki sposób, aby wywoływać ciepłe i zimne klimaty, ale wykazano, że jest to jedynie przypuszczenie. Zmiana położenia osi Ziemi może rzeczywiście powodować tak nagłe zmiany klimatu, ale zmiana osi oznacza zmianę w równiku, a ponieważ Ziemia z powodu dobowego obrotu powoduje wybrzuszenie obszarów równikowych, zmiana osi spowodowałaby powstanie drugiego zrównania równikowego którego jednak nie można zaobserwować i dlatego teoria nie może zostać zaakceptowana. Stopniowe ochładzanie Ziemi sprawiłoby, że regiony polarne nadają się do zamieszkania przed innymi częściami globu, ale następstwa epok lodowcowych nie można uwzględnić w tej teorii. Tak więc spośród różnych teorii wysuniętych w celu wyjaśnienia perypetii klimatu w okresie pleistocenckim pozostały tylko dwie na polu. Pierwsza z LL która tłumaczy zmiany poprzez przyjęcie innego podziału ziemi i wody w połączeniu z nagłym wzniesieniem i zanurzeniem dużych obszarów lądowania i drugiego crola, który śledzi zlodowacenie do precesji i równonocy w połączeniu z wysoką wartością mimo środowości orbity Ziemi. Teoria l została opracowana przez Vallacea, który pokazuje, że takie zmiany geograficzne same w sobie są wystarczające do wytworzenia ciepła i zimna, wymaganych do wprowadzenia okresów lodowcowych i międzyglacjalnych. Widzieliśmy, że we wcześniejszych epokach geologicznych na całej powierzchni kuli ziemskiej panował przyjemny i zrównoważony klimat, głównie z powodu różnego rozmieszczenia ziemi i wody. A teoria wysunięta przez Lyella w celu wyjaśnienia epoki lodowcowej jest praktycznie taka sama. Wielkie wzniesienie i obniżenie rozległych obszarów może nastąpić dopiero za tysiące lat, a ci, którzy popierają teorię ELA, uważają, że czas trwania epoki lodowcowej musi wynosić około 200 000 lat, aby uwzględnić wszystkie obszary geograficzne i geologiczne zmiany, które według nich były głównymi przyczynami okresu lodowcowego. Ale są też inni geolodzy z tej samej szkoły, którzy uważają, że okres lodowcowy mógł nie trwać dłużej niż około 20 do 25 tysięcy lat. Różnica między tymi dwoma szacunkami jest ogromna, ale w obecnym stanie dowodów geologicznych trudno jest zdecydować się na którykolwiek z tych poglądów. Wszystko, co możemy bezpiecznie powiedzieć, to to, że czas trwania okresu pleistoceńskiego który obejmował co najmniej dwie epoki lodowcowe i jedną epokę międzylodowcową, musiał być znacznie dłuższy niż czas, jaki upłynął od początku okresu polodowcowego. Według ser Roberta Balla cała trudność w ustaleniu przyczyn okresu lodowcowego znika, gdy rozwiązania problemu poszukuje się raczej w astronomii niż w geografii. Mówi się, że zmiany, które na świecie wydają się tak gigantyczne, są jednak dokonywane codziennie przez siły kosmiczne, które znamy z astronomii, a jedna z głównych zalet teorii Croll'a ma polegać na tym, że w zadowalający sposób odzwierciedla ona sukcesję epok lodowcowych i międzyglacjalnych w okresie pleistocenu. Doktor Croll w swoim klimacie i czasie oraz klimacie i kosmologii próbował wyjaśnić i ustalić swoją teorię poprzez skomplikowane obliczenia, wykazując, że zmiany wartości elementów zmiennych w ruchu Ziemi wokół Słońca mogą odpowiednio uwzględniać klimat zmiany w okresie Pleistocenu. Najpierw pokrótce przedstawimy teorię dr Crolla, a następnie przedstawimy opinię ekspertów na temat jej prawdopodobieństwa. Niech PKK reprezentuje orbitę Ziemi wokół Słońca. Ta orbita jest elipsą, a Słońce, zamiast znajdować się w centrum C, znajduje się w jednym z foci S lub S. Niech słońce będzie wes. Pokazując, że zmiany wartości elementów zmiennych w ruchu Ziemi wokół Słońca mogą odpowiednio uwzględniać zmiany klimatyczne w okresie pleistocenu. Najpierw pokrótce przedstawimy teorię dr Crolla, a następnie przedstawimy opinię ekspertów na temat jej prawdopodobieństwa. Niech Pkak reprezentuje orbitę Ziemi wokół Słońca, ta orbita jest elipsą a Słońce, zamiast znajdować się w centrum C, znajduje się w jednym z foci S lub S. Niech Słońce będzie w S. Pokazując, że zmiany wartości elementów zmiennych w ruchu Ziemi wokół Słońca mogą odpowiednio uwzględniać zmiany klimatyczne w okresie pleistocenu. Najpierw pokrótce przedstawimy teorię dr. Croll'a, a następnie przedstawimy opinię ekspertów na temat jej prawdopodobieństwa. Niech Pkak reprezentuje orbita Ziemi wokół Słońca. Ta orbita jest elipsą, a Słońce, zamiast znajdować się w centrum C, znajduje się w jednym z foci i S lub S. Niech Słońce będzie w S. Jest w jednym z foci i S lub S. Niech Słońce będzie w S. Jest w jednym z foci i S lub S. Niech Słońce będzie w S. Wtedy odległość Słońca od Ziemi, gdy ta jest w punkcie P, byłaby najkrótsza. Zaś, gdy Ziemia znajduje się w punkcie A, byłaby najdłuższa. Punkty P i A są odpowiednio nazywane peryhelium i afelium. Pory roku są spowodowane, jak stwierdzono powyżej, przez nachylenie osi Ziemi do płaszczyzny jej orbity. Tak więc, gdy Ziemia znajdzie się w punkcie P, a oś będzie odwrócona od Słońca, wytworzy zimę na półkuli północnej, podczas gdy Ziemia znajduje się w punkcie A, oś. Zachowując swój kierunek, zostanie teraz obrócona w stronę Słońca, a na półkuli północnej będzie lato. Jeśli oś Ziemi nie miała własnego ruchu, pory roku zawsze będą występować w tych samych punktach na orbicie Ziemi jak na przykład zima na półkuli północnej w P.I. Latofa. Ale oś ta opisuje mały okrąg wokół bieguna ekliptyki w cyklu 25868 lat, co daje początek tak zwanej precesji równonocy. W związku z czym wskazanie osi Ziemi względem płaszczyzny jej orbity nie zawsze jest tak samo w dowolnym punkcie na orbicie w tym okresie. To powoduje, że pory roku pojawiają się w różnych punktach na orbicie Ziemi podczas tego wielkiego cyklu. Tak więc, jeśli zima na półkuli północnej wystąpiła, gdy Ziemia znajdowała się kiedyś w punkcie P, jakiś czas po niej wystąpi w kolejnych punktach na orbicie do końca cyklu. Kiedy ponownie pojawi się w P. To samo będzie tak w przypadku lata w punkcie A i równonocy w Q i Q'. Na schemacie linia przerywana ku Q i reprezentują nowe pozycje, które linia ku Q' i PA przyjmie, że obracają się w sposób określony powyżej. Należy również zauważyć, że chociaż zima na półkuli północnej może wystąpić, gdy ziemia znajduje się w punkcie P zamiast w punkcie P, ze względu na wspomniany ruch jej osi, to jednak orbita Ziemi oraz punkty peryhelium i afelium są względnie naprawione i niezmienne. Dlatego jeśli zima jest na półkuli północnej, występuje w punkcie P, odległość Ziemi od Słońca w punkcie będzie większa niż w momencie, gdy Ziemia znajdowała się w punkcie P. Podobnie w trakcie wyżej wspomnianego cyklu Zima na półkuli północnej nastąpi raz fa, a odległość Ziemi od Słońca będzie wówczas najdłuższa. Istnieje ogromna różnica między zimą występującą, gdy Ziemia znajduje się w punkcie P, a zimą występującą, gdy jest ona w punkcie A. W pierwszym przypadku punkt P jest najbliżej Słońca, surowość Zimy będzie znacznie zmodyfikowana przez bliskość Słońca. Ale fa Słońce jest najdalej odsunięte od Ziemi. A zima, gdy Ziemia będzie FA, będzie naturalnie bardzo surowa, a podczas cyklu zima musi raz wystąpić FA. Długość cyklu wynosi 25-868 lat, a zwykle połowa tego okresu musi upłynąć, zanim wystąpienie zimy zostanie przeniesione z położenia Ziemi w pozycji P do pozycji i w punkcie A. Ale stwierdzono, że punkty P i A mają mały ruch własny w kierunku przeciwnym do tego, w którym linia równonocy kuku lub punkt zimowy P porusza się wzdłuż orbity. Powyższy cykl 25868 lat zostaje zatem skrócony do 2984 lat, czyli w zaokrągleniu do 21000 lat. Jeśli więc zima na jednej półkuli nastąpi, gdy Ziemia znajdzie się w punkcie P, w punkcie najbliższym Słońcu na orbicie pojawi się na tej samej półkuli w A po upływie 10-500 lat. Można tu wspomnieć, że około 1250 roku zima na półkuli północnej miała miejsce, gdy Ziemia na swojej orbicie znajdowała się w punkcie P, a około 11750 rok Ziemia znajdzie się ponownie w punkcie A, czyli w największej odległości od Słońca w czasie zimy, co powoduje ciężką zimę. Obliczając wstecz, można zauważyć, że ostatnia ostra zima w A musiała mieć miejsce w roku 9.250 pne. Patrz Herschelso-Utlinę Sofa Astronomy, redaktor 1883, arc 368-369. Nie trzeba wspominać, że zima na jednej półkuli koresponduje z latem na drugim, a to, co mówi się o zimie na półkuli północnej. Stosuje się mutatis mutandis do sezonowych zmian na półkuli południowej. Jest jeszcze jedna uwaga, którą musimy wziąć pod uwagę przy szacowaniu nasilenia zimy lub łagodności lata na każdej półkuli. Jeśli lato zostanie zdefiniowane jako czas wymagany przez Ziemię na przemieszczenie się z jednego punktu równoznacznego ku do innego punktu równoznacznego ku, ten przedział nie zawsze może być stały, ponieważ widzieliśmy, że punkty zimowe i letnie P i A, a wraz z nimi punkty równonocy, Q i Q apostrof nie są nieruchome, ale krążą po orbicie raz na 21 000 lat. Gdyby orbita była okręgiem, linie Q, Q i P zawsze dzieliłyby ją na równe części. Ale orbita będąca elipsą te dwie sekcje są nierówne. Załóżmy na przykład, że zima ma miejsce, gdy Ziemia znajduje się w punkcie P. Wówczas czas trwania lata będzie reprezentowany przez kak, ale kiedy zima nastąpi fa, czas letni będzie reprezentowany przez ku apostrof, odcinek elipsy koniecznie mniejszy niż kak. Ta nierówność wynika z eliptyczności orbity, a im bardziej wydłużona lub eliptyczna, tym większa będzie różnica między czasem trwania lata i zima na półkuli. Teraz eliptyczność orbity jest mierzona różnicą między średnią a największą odległością Ziemi od Słońca i nazywana jest w astronomii ekscentrycznością orbity Ziemi. Ta mimośrodowość orbity Ziemi nie jest stałą wielkością, lecz zmienia się choć powoli, z upływem czasu, czyniąc orbitę coraz bardziej eliptyczną, aż osiągnie wartość maksymalną, kiedy ponownie zacznie się zmniejszać aż do osiągnięcia pierwotnej wartości. Dlatego czas trwania lata i zimy na półkuli zmienia się w zależności od wartości ekscentryczności orbity Ziemi w tym czasie i stwierdzono powyżej, że różnica między czasem trwania lata i zimy zależy również od położenia linii równonocy lub punktów na orbicie Ziemi, na których występuje zima i lato na półkuli. W wyniku połączenia tych dwóch odmian różnica między czasem trwania lata i zimy byłaby najdłuższa, gdy mimo środowość Ziemi jest maksymalna i odpowiednio do zimy i lata występują w punktach peryhelium lub efelium. Stwierdzono, że różnica ta wynosi najwyżej 33 dni, a obecnie wynosi około 7,5 dnia. Zatem, jeśli zima na półkuli północnej wystąpi, gdy Ziemia znajdzie się na P na swojej orbicie, a mimo środowość będzie na maksimum, zima będzie krótsza o 33 dni niż lato tego czasu. Ale ta pozycja ulegnie zmianie po 10500 latach, kiedy zima, występująca fa, będzie z kolei dłuższa niż odpowiednie lato o taką samą długość, to znaczy 33 dni. Ponieważ Ziemia opisuje równe obszary w równych czasach na swojej orbicie, Herschel przypuszczał, że pomimo zauważonej powyżej różnicy między czasem letnim i zimowym cała Ziemia otrzymywała równą ilość ciepła podczas przechodzenia z jednej równonocy do drugiej, nierówność w intensywności promieniowania słonecznego w dwóch przedziałach jest dokładnie kompensowana przez przeciwną nierówność w samych interwałach. Przyjmując to oświadczenie, doktor Croll w pewnym stopniu zrozumiał jego łatwość. Ale sir Robert Ball, dawniej astronomer Royal of Ireland, w swojej niedawnej pracy pod tytułem Przyczyna epoki lodowcowej wykazał, na podstawie obliczeń matematycznych, że powyższe przypuszczenie jest błędne i że całkowita ilość ciepła otrzymanego ze Słońca przez każdego półkula latem i zimą zmienia się w zależności od nachylenia Ziemi lub nachylenia jej osi do ekliptyki, ale jest praktycznie niezależny od mimośrodowości środowości orbity Ziemi. Przyjmując, że całkowite ciepło słoneczne otrzymane w ciągu roku przez każdą półkulę wynosi 365 jednostek lub średnio jedną jednostkę dziennie, i przyjmując nachylenie wynoszące 2327 apostrof, Cer Robert Ball obliczył, że każda półkula otrzyma 229 z tych jednostek ciepła latem i tylko 136 zimą, niezależnie od ekscentryczności Ziemi. Ale chociaż na te liczby nie ma wpływu ekscentryczność orbity, widzieliśmy, że czas trwania lata lub zimy zmienia się w zależności od ekscentryczności. Zakładając zatem, że mamy najdłuższą zimę na półkuli północnej, będziemy musieli rozdzielić 229 jednostek ciepła w ciągu 166 dni krótkiego lata i 136 jednostek ciepła w ciągu 199 dni długiej zimy w tym samym okresie innymi słowy, różnica między średnim dziennym upałem latem i zimą będzie w takim przypadku największa, dając krótsze, ale cieplejsze lata oraz dłuższe i chłodniejsze zimy, a lód i śnieg nagromadzony podczas długiej zimy nie zostaną stopione ani usunięte ciepło słońca w krótkim lecie, co powoduje powstanie tak zwanego okresu lodowcowego na półkuli północnej. Z tego, co zostało opowiedziane powyżej można zauważyć, że półkula południowa w tym okresie będzie miała długie i chłodne lata oraz krótkie i ciepłe zimy, a stan ten będzie dokładnie odwrotny niż na półkuli północnej. Krótko mówiąc, okresy lodowcowe i międzylodowcowe na dwóch półkulach będą się naprzemiennie co 10500 lat, jeśli mimo środowość ziemi będzie wystarczająco duża, aby wprowadzić zauważalnie dużą różnicę między zimami a latami na każdej półkuli. Gdyby doktor Croll poszedł tylko do tej pory, jego pozycja byłaby niepodważalna, ponieważ wymieniona powyżej przyczyna jest wystarczająco silna, aby wywołać przypisane jej zmiany klimatu. W każdym razie, jeśli nie byłaby to jedyna przyczyna następujących po sobie okresów lodowcowych i międzyglacjalnych, nie mogło być wątpliwości, że musiała to być istotna przyczyna tych zmian. Biorąc jednak wartość ekscentryczności orbity Ziemi z tabel Leverniera, dr Croll obliczył, że w ciągu ostatnich 3 milionów lat były trzy okresy maksymalnej ekscentryczności, pierwszy z 170 000, drugi z 260,000 i trzeci z 160,000 lat, i że 80 minęło 000 lat od zakończenia trzeciego lub ostatniego okresu. Według dr Crolla epoka lodowcowa w okresie Pleistocenu musiała zatem rozpocząć się 240,000 lat temu i zakończyć, a następnie nastąpić okres polodowcowy około 80,000 lat temu. W ciągu tego długiego okresu 160,000 lat musiało być kilka zmian klimatu łagodnego i surowego. Zgodnie z tym, że zima na półkuli miała miejsce, gdy Ziemia znajdowała się w peryhelium lub afelium na orbicie, co miało miejsce co 10-500 lat w tym okresie. Ale ponieważ zimna epoka może być maksymalna tylko we wczesnej części każdego okresu, zgodnie z 000 lat temu, w ciągu tego długiego okresu 160 000 lat musiało być kilka zmian klimatu łagodnego i surowego. Zgodnie z tym, że zima na półkuli miała miejsce, gdy Ziemia znajdowała się w peryhelium lub afelium na orbicie, co miało miejsce co 10-500 lat w tym okresie. Ale ponieważ zimna epoka może być maksymalna tylko we wczesnej części każdego okresu, zgodnie z 000 lat temu, w ciągu tego długiego okresu 160 000 lat musiało być kilka zmian klimatu łagodnego i surowego. Zgodnie z tym, że zima na półkuli miała miejsce, gdy ziemia znajdowała się w peryhelium lub aphelium na orbicie, co miało miejsce co 10 500 lat w tym okresie, ale ponieważ zimna epoka może być maksymalna tylko we wczesnej części każdego okresu, zgodnie z teoria dr Crolla Ostatnia epoka maksymalnego zlodowacenia musi zostać umieszczona 200 000 lat temu lub około 40 000 lat po rozpoczęciu ostatniego okresu maksymalnej ekscentryczności. Wiarygodność tych skomplikowanych obliczeń była jednak kwestionowana zarówno przez astronomów, jak i geologów. Sir Robert Ball, który popiera Crolla pod każdym innym względem, sam powstrzymał się od dokonywania jakichkolwiek obliczeń astronomicznych dotyczących maksymalnej wartości mimo środowości orbity Ziemi lub czasu, w którym powinna nastąpić ostatnia epoka lodowcowa lub kiedy następna zajmie miejsce. Nie mogę powiedzieć, zauważa, kiedy miała miejsce ostatnia epoka lodowcowa, ani kiedy nie można się spodziewać następnej. Nikt, kto jest kompetentny do radzenia sobie z formułami matematycznymi. Nie ryzykowałby takich prognoz w obecnym stanie naszej wiedzy. Nev z Nowego Jorku, inny renomowany astronom, w swoim przeglądzie dr Crowley's Slimaty and Time, wskazał również, że w obecnym stanie wiedzy astronomicznej nie można polegać na wartościach mimo środowości obliczanych dla epok, odległych o miliony lat, ponieważ wartość tej ekscentryczności zależy od pierwiastków, z których wiele jest niepewnych. A dzieje się tak zwłaszcza w przypadku długich epok geologicznych. Jedyną odpowiedzią dr Croll na tę krytykę jest to, że jego dane zostały poprawnie opracowane na podstawie wartości ekscentryczności zgodnie z ostatnią poprawką pana Stockwella o przyczynie epoki lodowcowej, s. 152. Klimat i kosmologia, s. 39. Nie jest to jednak zadowalająca odpowiedź ponieważ sprzeciw profesor Newcomba nie odnosi się do poprawności pracy matematycznej, ale niemożność prawidłowego ustalenia samych danych, z których uzyskano wartości mimo środowości. Pewnego razu przypuszczano, że czas trwania każdego z różnych okresów doktora Crolla doskonale wpasował się w dowody geologiczne i w pełni potwierdził szacunkowy czas potrzebny na rozległe zmiany geograficzne które towarzyszyły okresom lodowcowym i międzyglacjalnym. Ale geolodzy zaczęli teraz bardziej trzeźwo patrzeć na te ekstrawaganckie liczby i obliczenia. Według obliczeń CROL w ciągu ostatnich trzech milionów lat istniały trzy okresy maksymalnej ekscentryczności i dlatego powinny istnieć trzy odpowiadające im okresy zlodowacenia, każdy obejmujący kilka epok lodowcowych i międzyglacjalnych. Ale nie ma geologicznych dowodów na istnienie takich epok lodowcowych we wczesnych epokach geologicznych, z wyjątkiem być może permu i karbońskich okresów paleozoiku lub okresu pierwotnego podjęto próbę rozwiązania tego zarzutu, odpowiadając, że chociaż ekscentryczność była największa w jednym okresie we wczesnych epokach geologicznych. To jednak geograficzne rozmieszczenie ziemi i wody różniło się zasadniczo od tego, co było w epoce czwartorzędu jednak wysoka wartość ekscentryczności nie wywołał wówczas zmian klimatycznych, je dokonał w okresie Pleistocenu. Ta odpowiedź praktycznie przyznaje, że wysoka mimośrodowość orbity ziemskiej, w połączeniu z występowaniem zimy, gdy ziemia znajduje się w afelium, sama w sobie nie wystarcza do wywołania okresu lodowcowego, i dlatego może stanowczo nalegaj. Aby epoka lodowcowa mogła wystąpić nawet wtedy, gdy mimośrodowość nie osiąga maksimum. Kolejnym punktem, w którym teoria dr Crolla stoi w sprzeczności z dowodami geologicznymi, jest data zakończenia ostatniej epoki lodowcowej, jak stwierdzili amerykańscy geolodzy z szacunków opartych na erozji dolin od zakończenia ostatniego okresu lodowcowego. W ostatnim rozdziale wskazano, że te szacunki nie przenoszą początku okresu polodowcowego znacznie dalej niż około 10.000 lat temu, podczas gdy obliczenia doktora Crolla cofnęłyby go do 80 lub 100 tysięcy lat. Jest to poważna różnica i nawet profesor Geikie, który nie do końca akceptuje amerykański pogląd, jest zmuszony przyznać, że chociaż teoria doktora Crolla jest jedyną teorią. Która wyjaśnia następstwa epok lodowcowych, a zatem jedyna poprawna teoria, ale wzór zastosowany przez niego do obliczenia wartości mimo środowości orbity Ziemi może być niepoprawny i dlatego możemy uwzględnić szeroką rozbieżność między jego wnioskami a wnioskami opartymi na twardych faktach geologicznych, których nie można lekko odłożone na bok fragmenty wiedzy o ziemi S. 287. Wyrok niedawno ogłoszony przez pana Hudlestona jest jeszcze surowszy. W swoim przemówieniu inauguracyjnym, jako przewodniczący sekcji geologicznej spotkania British Association w 1898 roku, zauważył, że zauważył, prawdopodobnie nie ma nic bardziej niezwykłego w historii współczesnego śledztwa niż zakres, w jakim geologowie z wcześniejszych data pozwoliła się poprowadzić fascynującym teoriom Troll'a. Astronomiczne wyjaśnienie Wille de Wisp, przyczyny wielkiej epoki lodowcowej, jest obecnie bardzo zdyskredytowane i zaczynamy szacować na podstawie ich prawdziwej wartości skomplikowane obliczenia, które zostały dokonane w celu uwzględnienia zdarzeń, które najprawdopodobniej nigdy nie miały miejsca. Ekstrawagancja rodzi ekstrawagancję i nierozsądne spekulacje dotyczące ludzi takich jak Belki Troll spowodowały. Że niektórzy z naszych ostatnich studentów cierpieli z powodu koszmaru. Patrz de nature, 15 września 1898. Ta krytyka wydaje się być dość surowa, lis. Chociaż skomplikowane obliczenia dr Crolla mogą być ekstrawaganckie, ale musimy mu przypisać, że nie tylko sugeruje, ale wypracowuje efekt kosmicznej przyczyny, która w pewnych okolicznościach jest wystarczająco potężna. Aby wywołać rozległe zmiany klimatu globu. Jednak pomimo tych uwag nie można wątpić, że czas trwania okresu lodowcowego, obejmującego co najmniej dwie epoki lodowcowe i jedną epokę międzylodowcową, musiał być znacznie dłuższy niż w okresie polodowcowym, ponieważ, niezależnie od ekscentryczności orbity Ziemi, pojawienie się zimy w Afelium z pewnością przyczyni się do powstania epoki lodowcowej, jeśli inne przyczyny i okoliczności albo te sugerowane przez LL, lub inne są sprzyjające i 21.00 lat musi upłynąć między dwoma kolejnymi wystąpieniami zimy Fafelium. W, w przypadku dwóch epok lodowcowych z interweniującym okresem międzylodowcowym musimy zatem pozwolić na okres dłuższy niż 21000 lat, nawet jeśli kwestie ekscentryczności orbity ziemskiej należy odłożyć na bok, podczas gdy jak przypuszczamy Profesor Geikie, że istniało pięciu lodowców, cztery w Pleistocenie i jedna pod koniec okresu plioceńskiego, oraz cztery epoki międzyglodowcowe, czas trwania należy przedłużyć do około 80 000 lat. Nie jest konieczne dalsze wchodzenie w te dyskusje naukowe i geologiczne. Już wcześniej stwierdziłem, że moim celem jest prześledzenie z pozytywnych dowodów zawartych w literaturze wydyjskiej Ojczyzny Wedyjskiej. A zatem także innych ras aryjskich, na długo przed osiedleniem się w Europie lub na brzegach rzeki Oksus, jak Sartes lub Indus. A jeśli chodzi o ten cel, wyniki najnowszych badań naukowych, omówione w tym i poprzednim rozdziale, można teraz podsumować w następujący sposób. 1. Na samym początku epoki neolitu okazuje się, że Europa jest zamieszkałe przez rasy. Od których wywodzą się obecne rasy Europy posługujące się językami aryjskimi. 2. Chociaż jednak ustalono istnienie rasy aryjskiej w Europie we wczesnych czasach neolitu, a zatem teoria migracji z domu azjatyckiego w czasach polodowcowych jest nie do utrzymania. Nie dowodzi to, że rasa aryjska była autochtoniczna w Europie, a zatem kwestia jej pierwotnego pochodzenia nie może być uznana za ostatecznie rozstrzygniętą. 3. Istnieją dobre powody, by przypuszczać, że epoka metalu została wprowadzona do Europy przez cudzoziemców. 4. Różne epoki kamienia, brązu i żelaza nie były zsynchronizowane w różnych krajach, a zatem wysoki stan cywilizacji w Egipcie nie jest zatem niezgodny z neolitycznym etapem cywilizacji europejskiej w tym czasie. 5. Zgodnie z najnowszymi dowodami geologicznymi których nie można lekceważyć, ostatni okres lodowcowy musiał się zamknąć, a okres polodowcowy rozpoczął się około 10 000 lat temu lub co najwyżej 8 000 lat p.n.e. a świeżość syberyjskich skamielin, deposic sprzyja temu poglądowi. 6. Człowiek nie jest jedynie postklacjalnym, jak sądzono kilka lat temu. I istnieją przekonujące dowody geologiczne potwierdzające jego szerokie istnienie w czasach czwartorzędu, jeśli nie także w trzeciorzędu. 7. Były co najmniej dwa okresy lodowcowe i jeden okres międzyglodowcowy, a rozmieszczenie geograficzne Ziemi i wody na Ziemi w okresie międzylodowcowym było zupełnie inne niż obecnie. 8. W okresie Pleistocenu istniały wielkie koleje klimatu. Które były zimne i łagodne w okresie lodowcowym, a łagodne i umiarkowane w okresie międzyglodowcowym, nawet w regionach polarnych. 9. Istnieje wystarczający dowód na to, że regiony arktyczne, zarówno w Azji, jak i w Europie, charakteryzowały się w okresie międzyglodowcowym chłodnymi latami i ciepłymi zimami czymś, co nazywa Herschel wieczną wiosną i takie miejsca jak Spitsbergen. Gdzie słońce zachodzi pod horyzontem od listopada do marca, były kiedyś siedzibą bujnej roślinności, która obecnie rośnie tylko w klimacie umiarkowanym lub tropikalnym. 10. Nadejście epoki lodowcowej zniszczyło ten genialny klimat i sprawiło, że regiony nie nadają się do zamieszkania w tropikalnych roślinach i zwierzętach. 11 istnieją różne szacunki dotyczące czasu trwania lodowca, ale w obecnym stanie naszej wiedzy bezpieczniej jest polegać na geologii niż na astronomii pod tym względem, chociaż w odniesieniu do przyczyny poki lodowcowej pojawia się wyjaśnienie astronomiczne być bardziej prawdopodobnym. 12. Według profesor Geikie istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięć epok lodowcowych i cztery epoki międzyglacjalne, a nawet początek okresu polodowcowego, który rośnie obecnie tylko w klimacie umiarkowanym lub tropikalnym. 10. Nadejście epoki lodowcowej zniszczyło ten genialny klimat i sprawiło, że regiony nie nadają się do zamieszkania w tropikalnych roślinach i zwierzętach. 11. Istnieją różne szacunki dotyczące czasu trwania lodowca, ale w obecnym stanie naszej wiedzy bezpieczniej jest polegać na geologii niż na astronomii pod tym względem, chociaż w odniesieniu do przyczyny epoki lodowcowej pojawia się wyjaśnienie astronomiczne być bardziej prawdopodobnym. 12. Według profesor Geikie istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięcie epok lodowcowych i cztery epoki międzyglacjalne. A nawet początek okresu polodowcowego, który rośnie obecnie tylko w klimacie umiarkowanym lub tropikalnym. 10. Nadejście epoki lodowcowej zniszczyło ten genialny klimat i sprawiło, że regiony nie nadają się do zamieszkania w tropikalnych roślinach i zwierzętach. 11. Istnieją różne szacunki dotyczące czasu trwania lodowca. Ale w obecnym stanie naszej wiedzy bezpieczniej jest polegać na geologii niż na astronomii pod tym względem, chociaż w odniesieniu do przyczyny epoki lodowcowej pojawia się wyjaśnienie astronomiczne być bardziej prawdopodobnym. 12. Według profesor Geike istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięcie pok lodowcowych i cztery poki międzyglacjalne. A nawet początek okresu polodowcowego i sprawiły, że regiony nie nadają się do zamieszkania w tropikalnych roślinach i zwierzętach. 11. Istnieją różne szacunki dotyczące czasu trwania lodowca, ale w obecnym stanie naszej wiedzy bezpieczniej jest polegać na geologii niż na astronomii pod tym względem, chociaż w odniesieniu do przyczyny epoki lodowcowej pojawia się wyjaśnienie astronomiczne być bardziej prawdopodobnym. 12. Według profesor Geikie istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięcie pok lodowcowych i cztery poki międzyglacjalne, a nawet początek okresu polodowcowego i sprawiły, że regiony nie nadają się do zamieszkania w tropikalnych roślinach i zwierzętach. 11. Istnieją różne szacunki dotyczące czasu trwania lodowca, ale w obecnym stanie naszej wiedzy bezpieczniej jest polegać na geologii niż na astronomii pod tym względem. Chociaż w odniesieniu do przyczyny poki lodowcowej pojawia się wyjaśnienie astronomiczne być bardziej prawdopodobnym. 12. Według profesor Geikie istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięcie poklodowcowych i cztery międzyglacjalne, a nawet początek okresu polodowcowego, chociaż w odniesieniu do przyczyny poki lodowcowej wyjaśnienie astronomiczne wydaje się bardziej prawdopodobne. 12 Według profesor Geikie istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięcie poklodowcowych i cztery międzyglacjalne, a nawet początek okresu polodowcowego, chociaż w odniesieniu do przyczynne pokilodowcowej wyjaśnienie astronomiczne wydaje się bardziej prawdopodobne. 12 Według profesor Geikie istnieją dowody na to, że w sumie istniało pięcie poklodowcowych i cztery międzyglacjalne, a nawet początek okresu polodowcowego. Okres naznaczony był dwoma sukcesjami zimnego i genialnego klimatu, przynajmniej w północno-zachodniej Europie. 13. Kilku wybitnych naukowców już rozwinęło teorię, że kolebki rasy ludzkiej należy szukać w regionach arktycznych oraz że życie roślin i zwierząt również pochodzi z tego samego miejsca. Okaże się zatem, że jeśli dowody wedyjskie wskazują na arktyczny dom, w którym przodkowie Wedy i jego żyli w czasach starożytnych, w żadnym wypadku najnowsze odkrycia naukowe nie uzasadniałyby uznania tego wyniku za z góry nieprawdopodobne. Wręcz przeciwnie, w tych badaniach jest wiele sugestii, które sugerują taką hipotezę i faktycznie kilku naukowców zostało zmuszonych do myślenia, że musimy szukać kolebki rasy ludzkiej w regionach arktycznych. Opis polarnego świtu Warrena z jego obrotowymi świetnościami Charakterystyka regionów na południe od bieguna północnego, gwiazdy poruszające się ukośnie i kilka wschodzących i zachodzących, jak w strefie tropikalnej. Południowy kierunek słońca, długi dzień i długi noc, ale trwająca krócej niż sześć miesięcy, uzupełniona naprzemiennymi zwykłymi dniami i nocami przez pewien czas w ciągu roku. Długi świt, ale krótszy niż na biegunie, porównanie z cechami roku w tropikach. Podsumowanie cech polarnych i okołobiegunowych. Widzieliśmy, że w okresie pleistocenu na całej kuli ziemskiej występowało wielkie wzniesienie i zanurzenie Ziemi, któremu towarzyszyły gwałtowne zmiany klimatu. Oczywiście powaga okresu lodowcowego musiała być bardzo intensywna w kręgu polarnym, i będziemy całkowicie uzasadnieni, zakładając, że zmiany geograficzne, takie jak wyniesienie i obniżenie terenu, Miały miejsce na znacznie większą skalę w regionach wokół bieguna niż gdziekolwiek indziej. To prowadzi nas do wniosku, że rozmieszczenie ziemi i wody wokół bieguna w okresie międzyglodowcowym musiało być inne niż obecnie. Doktor Warren w swoim rajskim znalezisku cytuje wiele autorytetów, aby wykazać, że w stosunkowo niedawnym okresie geologicznym zanurzano szeroki odcinek Arktyki którego część stanowiła Nowa Zemlia i, i Spitzbergen. A jednym z wniosków, które wyciąga z tych władz, jest to, że obecne wyspy oceanu arktycznego, takie jak dwa wspomniane powyżej, są po prostu szczytami górskimi, które wciąż pozostają nad powierzchnią morza, które weszło i zakryło pierwotny kontynent, do którego należały. To, że rozległy kontynent okołobiegunowy istniał w czasach mioceńskich, Wydaje się być przyznany przez wszystkich geologów, i chociaż nie możemy przewidywać jego istnienia w całości w okresie Pleistocenu, istnieją jednak dobre powody, by utrzymywać, że inna konfiguracja ziemi i wody w okresie międzyglodowcowym panował nad biegunem północnym, a jak zauważył profesor Geikie, człowiek paleolityczny wraz z innymi zwierzętami czwartorzędowymi swobodnie władał w tym czasie w całym regionie arktycznym. Nawet teraz istnieje znaczny obszar ziemi na północ od koła podbiegu nowego w starym świecie, zwłaszcza na Syberii i istnieją dowody na to, że niegdyś cieszył się łagodnym i umiarkowanym klimatem. Głębokość oceanu arktycznego na północ od Syberii wynosi obecnie mniej niż 100 sążni, a jeśli wielkie zmiany geograficzne miałyby miejsce w okresie Pleistocenu, nie jest mało prawdopodobne, aby ten obszar ziemi który jest teraz zanurzony, mógł mieć był kiedyś nad poziomem morza. Innymi słowy, istnieją wystarczające oznaki istnienia rundy kontynentalnej wokół ubiegu północnego przed ostatnim okresem lodowcowym. Jeśli chodzi o klimat, widzieliśmy, że w okresie międzylodowcowym były chłodne lata i ciepłe zimy, nawet w obrębie koła podbiegu nowego. Sir Robert Ball daje nam dobre wyobrażenie o genialnym charakterze tego klimatu, redukując do licz rozkład jednostek ciepła w okresie lata i zimy. Dłuższe lato z 229 jednostkami ciepła i krótszą zimą 136 jednostek ciepła, naturalnie wytworzyłby klimat, który według Herschela byłby podejściem do wiecznej wiosny. Jeśli zatem człowiek paleolityczny mieszkał w tych regionach w okresie międzyglodowcowym. Musiał uznać to za bardzo przyjemne, pomimo faktu, że Słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami. Ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny o zrównoważonym i przyjemnym klimacie istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował, nie wynika z tego, że przodkowie i krótsza zima 136 jednostek ciepła naturalnie stworzyłaby klimat, który według Herschela byłby podejściem do wiecznej wiosny. Jeśli zatem człowiek paleolityczny mieszkał w tych regionach w okresie międzyglodowcowym, musiał uznać to za bardzo przyjemne, pomimo faktu, że Słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami. Ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny o zrównoważonym i przyjemnym klimacie istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował. Nie wynika z tego, że przodkowie i krótsza zima 136 jednostek ciepła naturalnie stworzyłaby klimat, który według Herschela byłby podejściem do wiecznej wiosny. Jeśli zatem człowiek paleolityczny mieszkał w tych regionach w okresie międzyglodowcowym, musiał uznać to za bardzo przyjemne, pomimo faktu, że słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami. Ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny o zrównoważonym i przyjemnym klimacie istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował, nie wynika z tego, że przodkowie byłoby podejściem do wiecznej wiosny. Jeśli zatem człowiek paleolityczny mieszkał w tych regionach w okresie międzyglodowcowym, musiał uznać to za bardzo przyjemne, pomimo faktu, że słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny o zrównoważonym i przyjemnym klimacie istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował, nie wynika z tego, że przodkowie byłoby podejściem do wiecznej wiosny. Jeśli zatem człowiek paleolityczny mieszkał w tych regionach w okresie międzyglodowcowym, musiał uznać to za bardzo przyjemne, pomimo faktu że Słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami. Ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny, o zrównoważonym i przyjemnym klimacie, istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował. Nie wynika z tego, że przodkowie pomimo faktu, że Słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami. Ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny o zrównoważonym i przyjemnym klimacie Istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował. Nie wynika z tego, że przodkowie pomimo faktu, że słońce zachodziło poniżej jego horyzontu przez kilka dni w roku, w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca. Obecny niepomyślny klimat regionów arktycznych pochodzi z okresu polodowcowego i musimy go pominąć w kontaktach z wcześniejszymi epokami ale przypuśćmy, że kontynent arktyczny o zrównoważonym i przyjemnym klimacie istniał w okresie międzyglacjalnym i że człowiek paleolitu swobodnie nad nim panował, nie wynika z tego, że przodkowie w tamtych czasach rasa aryjska mieszkała w regionach arktycznych, choć może to uczynić taką hipotezę wysoce prawdopodobną. W tym celu musimy albo poczekać. Aż istnienie rasy aryjskiej w regionie arktycznym w czasach międzyglodowcowych zostanie udowodnione nowymi odkryciami archeologicznymi, lub, jeśli ich nie ma, spróbować zbadać starożytne tradycje i wierzenia rasy, włączone w tak niewątpliwie najstarszych książkach aryjskich, takich jak Wedy i Awesta. i zobaczmy, czy usprawiedliwiają nas w przewidywaniu międzyglacjalnego istnienia narodu aryjskiego. Przyznaje się że wiele obecnych wyjaśnień tych tradycji i legend jest niezadowalających, a ponieważ nasza wiedza o starożytnym człowieku jest poszerzana lub staje się bardziej konkretna dzięki nowym odkryciom archeologii, geologii lub antropologii, wyjaśnienia te będą musiały być od czasu do czasu korygowane, a wszelkie wady w nich wynikające z naszego niedoskonałego zrozumienia, sentymentów, nawyków, a nawet otoczenia starożytnego człowieka naprawione. To, że rasy ludzkie zachowały swoje starożytne tradycje, jest niewątpliwe, chociaż niektóre lub wiele z nich mogło z czasem ulec zniekształceniu, a my musimy sprawdzić, czy zgadzają się z tym, co wiemy o starożytnym człowieku, czy nie badania naukowe. W przypadku tradycji, mitów i wierzeń wedyjskich mamy tę dodatkową zaletę, że zostały zebrane tysiące lat temu i przekazane w niezmienionej formie od tamtego odległego czasu. Dlatego nie jest wykluczone, że w najstarszych książkach możemy znaleźć ślady pierwotnego domu polarnego. Jeśli aryjski człowiek żył w kręgu polarnym we wczesnych czasach, zwłaszcza że części kowedy jest wprawdzie niezrozumiała dla żadnej z istniejących metod interpretacji, chociaż słowa i wrażenia są proste i proste w wielu miejscach. Doktor Warren przytoczył niektóre tradycje wedyjskie wraz z tradycjami innych narodów na poparcie swojej teorii, że regiony arktyczne były miejscem narodzin rasy ludzkiej. Ale próba, jeśli chodzi o teksty wedyjskie, jest nieudana, ponieważ musiała być o tyle bardziej prawdopodobna, że te wedyjskie legendy i teksty nie zostały jeszcze zbadane przez żadnego naukowca wedyjskiego z nowego stanowiska przedstawionego przez najnowsze badania naukowe i ponieważ dr Warren musiał całkowicie polegać na istniejących tłumaczeniach. Proponuje się zatem zbadanie WED tego nowego punktu widzenia, ale przed zrobieniem tego należy ustalić takie szczególne cechy, lub co w logice nazywa się diferentiae, w regionach polarnych lub arktycznych, których nie ma nigdzie indziej na powierzchni kuli ziemskiej. Także jeśli spotkamy się z nimi w tradycjach wedyjskich, pochodzenie polarne tych ostatnich zostanie bez wątpienia ustalone. Widzieliśmy, że zmienność klimatu która obecnie charakteryzuje regiony polarne. Nie była cechą klimatu polarnego we wczesnych czasach, i dlatego musimy zwrócić się do astronomii, aby poznać cechy wymagane do naszych celów. Mówiono o regionach polarnych charakteryzujących się światłem i ciemnością po 6 miesięcy każdy, ponieważ dobrze wiadomo, że Słońce świeci na biegunie północnym nieprzerwanie przez 6 miesięcy, a następnie opada poniżej horyzontu. Wytwarzając noc trwająca sześć miesięcy. Ale dokładniejsze zbadanie tematu pokaże, że stwierdzenie to jest z grubsza prawdziwe i wymaga modyfikacji w kilku szczegółach, zanim będzie można je uznać za naukowo dokładne. Przede wszystkim musimy rozróżnić regiony biegunowe i polarne. Biegun jest tylko punktem, a wszyscy mieszkańcy pierwotnego starożytnego domu, gdyby istniał jeden w pobliżu bieguna północnego, nie mogliby żyć dokładnie w tym jednym punkcie. Z drugiej strony regiony polarne lub arktyczne oznaczają drogi gruntów zawartych między biegunem północnym a kołem podbiegunowym. Jednak długość dnia i nocy a także pory roku, w różnych miejscach w regionach arktycznych nie mogą być i nie są takie same jak w punkcie zwanym biegunem północnym. Charakterystyka regionu okołobiegunowego może rzeczywiście wynikać z cech ściśle polarnych, ale wciąż są tak do siebie niepodobne, że absolutnie konieczne jest uwzględnienie tego rozróżnienia przy zbieraniu dowodów na istnienie okołobiegunowego aryjskiego domu w czasach starożytnych mężczyźni żyjący w pobliżu bieguna, a ściślej mówiąc, w regionach między biegunem północnym a kołem podbiegunowym. Gdy regiony te nadawały się do zamieszkania, z pewnością wiedzieli o dniu i nocy sześć miesięcy, ale mieszkali nieco na południe od bieguna kalendarz musiał być inny niż kalendarz ściśle polarny. Dlatego konieczne jest osobne zbadanie charakterystyk biegunowych i okołobiegunowych, aby rozróżnienie było zrozumiałe. Ziemscy Polacy są końcami osi Ziemi i widzieliśmy, że nie ma dowodów na to, że oś ta kiedykolwiek zmieniała swoje położenie względem Ziemi, nawet w najwcześniejszych epokach geologicznych. Dlatego ziemskie bieguny i regiony okołobiegunowe były zatem takie same we wczesnych przypadkach, jak obecnie, chociaż przeszłe i obecne warunki klimatyczne tych miejsc mogą być zupełnie inne. Ale oś Ziemi porusza się nieznacznie wokół bieguna ekliptyki, powodując tak zwaną precesję równonocy i powodując zmianę tylko w biegunach niebieskich, a nie ziemskich. Tak więc gwiazda polarna 7000 lat temu różniła się od obecnej, ale biegun ziemski zawsze pozostał taki sam. Ten ruch oś Ziemi, powodujący precesję równonocy, jest ważny z antykwarskiego punktu widzenia, o ile powoduje zmianę czasów. W których rozpoczynają się różne pory roku, i głównie dzięki wykorzystaniu tego chronometru, który pokazałem w moim orionie lub w badaniach w starożytności wet równonoc wiosenna znajdowała się w orionie, kiedy powstały niektóre tradycje wedyjsko-wedyjskie, a literatura wedyjska zawierała wystarczająco wyraźne dowody na kolejne zmiany pozycji równonocy wiosennej do chwili obecnej. Tak więc równonoc wiosenna znajdowała się w ititikach w czasach Taitiry Sachita i Brahma oraz wyraźnym tekście stwierdzającym, że ittikowie nigdy nie zbaczają z właściwego wschodu, wszystkie inne nakhatras robią szat. Bra. 2. 1, 2, 3, ostatnio opublikowane przez zmarłego pana SB Dixita, służy usunięciu wszelkich wątpliwości co do interpretacji innych fragmentów. Patrz The Indian Antiquary, t. 24, sierpień 1895 s. 245. Ten zapis wczesnej pozycji Kaitnikas lub Plejad jest tak samo ważny dla ustalenia chronologii wedejskiej, jak Sir Norman Lockyer w swym świcie starożytnej astronomii wykazał orientację piramid i świątyń w przypadku Egiptu. Ale chronometr, który mam teraz na myśli. Jest inny. Biegun północny i regiony arktyczne mają pewne charakterystyczne dla nich cechy astronomiczne, a jeśli odniesienie do nich można znaleźć w Wedach, to w świetle współczesnych badań wynika, że przodkowie Wedy i jego musieli mieć zapoznać się z tymi cechami, gdy mieszkali w tych regionach, co było możliwe tylko w czasach międzyblodowawczych. Dlatego zbadamy teraz te cechy, dzieląc je na dwojaki sposób opisany powyżej. Jeśli obserwator stacjonuje na biegunie północnym, pierwszą rzeczą, która go uderzy, jest ruch sfer niebieskiej nad jego głową. Żyjąc w strefach umiarkowanych i tropikalnych, widzimy, jak wszystkie obiekty niebieskie wznoszą się na wschodzie i ustawiają na zachodzie niektóre przechodzą nad naszą głową, inne skośnie. Ale człowiekowi z bieguna niebieska kopuła nad nim będzie się obracać wokół niego, od lewej do prawej. Podobnie jak ruch kapelusza lub parasola obróconego nad głową. Gwiazdy nie wschodzą i nie zachodzą, lecz poruszają się w kółko, w płaszczyznach poziomych, obracając się jak koło garncarza i rozpoczynając od drugiej rundy, gdy pierwsza zostanie zakończona, i tak dalej, podczas długiej nocy sześciu miesięcy. Słońce, gdy jest ponad horyzontem przez sześć miesięcy, również wydaje się obracać w ten sam sposób. Centrum niebieskiej kopuły nad głową obserwatora będzie niebiański biegun północny, i oczywiście jego północ będzie nad głową, podczas gdy niewidoczne regiony pod horyzontem będą na południu. Jeśli chodzi o wschodnie i zachodnie punkty kompasu, codzienny obrót Ziemi wokół jej osi sprawi, że będą one obracać się wokół obserwatora od prawej do lewej, powodując codzienne obracanie się niebieskich obiektów na wschodzie i Okrążaj horyzont wzdłuż od lewej do prawej i nie wznosi się na wschodzie, mil nad głową i ustaw codziennie na zachodzie, jak u nas, w strefie umiarkowanej lub tropikalnej. W rzeczywistości, dla obserwatora stacjonującego na biegunie północnym, tylko półkula niebieska będzie widoczna, obracając się wokół jego głowy, a południowa połowa, ze wszystkimi gwiazdami, pozostanie zawsze niewidoczna. Podczas gdy równik niebieski podział tych dwóch będzie jego niebiańskim horyzontem. Takiemu człowiekowi słońce wchodzące na półkulę północną w swoim rocznym kursie będzie wyglądać jak wschodzące z południa i wyrazi ten pomysł, mówiąc, że słońce wzeszło na południu, jakkolwiek dziwne może się to wydawać nas. Po tym, jak słońce wzejdzie w ten sposób na południu, a słońce wzejdzie tam tylko raz w roku. Będzie stale widoczny przez 6 miesięcy, podczas których osiągnie wysokość około 231-2 ponad horyzontem, a następnie zacznie obniżać się, aż spadnie na południe poniżej horyzontu. Będzie to długie i nieprzerwane słońce trwające 6 miesięcy, ale ponieważ niebiańska kopuła nad głową obserwatora wykona jeden obrót w ciągu 24 godzin, Słońce wykona również jeden poziomy obieg wokół obserwatora co 24 godziny i do obserwator na biegunie północnym zakończenia jednego takiego obwodu, czy słońca, czy gwiazd, będą służyć jako miara zwykłych dni lub okresów 24 godzin, podczas długiego słońca lub nocy 6 miesięcy. Po ukończeniu około 180 takich rund. Dokładna liczba będzie zależeć od różnicy w czasie trwania lata i zimy zauważonej w ostatnim rozdziale. Słońce ponownie zejdzie poniżej horyzontu, a gwiazdy na półkuli północnej, które zniknęły we wnętrzu światła, staną się widoczne od razu i nie będą powstawać jeden po drugim, jak u nas. Światło Słońca, że tak powiem, przyćmiło ich. Chociaż znajdowali się nad głową obserwatora, ale gdy tylko ta przeszkoda zostanie usunięta, cała północna gwiaździsta półkula znów będzie wirować wokół obserwatora przez pozostały okres sześciu miesięcy. Poziom ruch półkuli niebieskiej stwierdziliśmy, że obserwatorowi na biegunie północnym będzie noc sześć miesięcy i można z tego wywnioskować, że na polanie panuje całkowita ciemność przez połowę roku. Rzeczywiście można się zastanawiać z przerażeniem, niebezpieczeństwami i trudnościami długiej nocy, sześć miesięcy, podczas których nie tylko światło, ale i ciepło słońca muszą być sztucznie dostarczane. W rzeczywistości takie przypuszczenie jest błędne. Przede wszystkim pojawią się wyładowania elektryczne, znane jako aurora borealis, wypełniające noc polarną ich uroczą chwałą i znacznie łagodzące jej ciemność. Następnie mamy księżyc, który w swojej miesięcznej rewolucji będzie nad horyzontem polarnym przez nieprzerwane dwa tygodnie, pokazując swoje zmienne fazy, bez przerwy, obserwatorowi polarnemu. Ale główną przyczyną, która łagodzi ciemność nocy polarnej, jest zmierzch przed wschodem i po zachodzie słońca. Z nami w strefie tropikalnej lub umiarkowanej ten zmierzch, czy to rano, czy wieczorem, trwa tylko godzinę lub dwie. Ale u Polaka ten stan rzeczy jest całkowicie zmieniony, a zmierzch corocznego poranka i wieczoru jest widoczny przez kilka dni. Dokładny czas dzisiejszego porannego lub wieczornego zmierzchu jest jednak nadal kwestią niepewności. Niektóre organy ustalają ten termin na 45 dni, podczas gdy inne zapewniają, że będzie on trwał dwa pełne miesiące. W strefie tropikalnej widzimy pierwsze promienie świtu. Kiedy słońce znajduje się około 16 poniżej horyzontu. Mówi się jednak, że na wyższych szerokościach geograficznych światło słoneczne jest dostrzegalne, gdy znajduje się ono od 18 do 20 poniżej horyzontu. Prawdopodobnie ten ostatni limit może okazać się właściwy dla bieguna północnego, a w takim przypadku świt będzie trwał nieprzerwanie przez dwa miesiące. Cytowany przez dr. Walrena Kapitan Pim opisuje w ten sposób rok polarny. 16 marca wstaje słońce, poprzedzone długim świtem 47 dni, a mianowicie od 29 stycznia, kiedy pierwszy promek światła pojawia się. 25 września słońce zachodzi, a po zmierzchu 48 dni, a mianowicie 13 listopada, panuje ciemność. Jeśli chodzi o słońce, przez 76 dni. Po których następuje jeden długi okres światła, słońce pozostało ponad horyzontem 194 dni. Rok jest zatem podzielony na biegunie. 194 dni słońca, 76 ciemności, 47 dni przed świtem, 48 zmierzch. Patrz paradise Fount, 10th et. S. 64. Jednak inne władze przypisują dłuższy czas porannemu i wieczornemu zmierzchowi i skracają okres całkowitej ciemności z 76 do 60 dni lub tylko do dwóch miesięcy. Które z tych obliczeń jest poprawne, można ustalić jedynie poprzez rzeczywistą obserwację na biegunie północnym. Ustalono, że ten czas trwania zależy od mocy załamania i odbicia atmosfery i okazuje się, że różnią się one w zależności od temperatury i innych okoliczności tego miejsca. Klimat polarny jest obecnie wyjątkowo zimny, ale w epoce międzyglodowcowej było inaczej i to samo w sobie zmieniłoby czas trwania świtu polarnego w czasach międzyglodowcowych, ale bez względu na przyczynę. Nie ma wątpliwości, że u Polaka zmierzch rocznego poranka i wieczoru trwa kilka dni. Nawet pokonanie najniższej granicy 16 przez Słońce, podczas jego biegu przez ekliptykę, zajęłoby ponad miesiąc dotarcie do horyzontu od tego punktu, i przez cały ten czas na Polaku zapanuje wieczny zmierzch. Długi świt i długi wieczorny zmierzch są zatem głównymi czynnikami skracającymi ciemność nocy polarnej, a jeśli odejmiemy te dni od czasu trwania nocy, okres ciemności skróci się z sześciu do dwóch a najwyżej do dwóch i pół miesiąca. Błędem jest więc przypuszczać, że półroczna noc polarna to tak ciągły okres ciemności, który sprawi, że regiony polarne będą niewygodne. Wręcz przeciwnie, szczególnym przywilejem człowieka polarnego będzie bycie świadkiem wspaniałego spektaklu długiego, ciągłego świtu z jego uroczymi światłami, obracającymi się niczym gwiazdy w tym miejscu, codziennie w płaszczyznach poziomych. Okrążajcie go, aż do świtu. Świt w strefie tropikalnej lub umiarkowanej jest krótki i ulotny, i powtarza się co 24 godziny, ale wciąż jest przedmiotem poetyckich opisów w różnych krajach. Jeśli tak, to o ile bardziej spektakularny, wspaniały długi świt po dwóch miesiącach ciemności zachwyciłby serce obserwatora polarnego i jak bardzo tęskni za pierwszym pojawieniem się światła na horyzoncie, można lepiej sobie wyobrazić niż opisano. Przytaczam następujący opis tego długiego świtu polarnego z znalezionego raju dr. Warrena i zwracam na to szczególną uwagę, ponieważ stanowi on jedną z głównych cech bieguna północnego. Dr. Warren, głosząc, że splendory świtu polarnego są nie do opisania, kontynuuje: Przede wszystkim wydaje się nisko na horyzoncie nocnego nieba ledwie widoczny strumień światła. Początkowo sprawia, że światło kilku gwiazd wydaje się nieco słabsze, ale po chwili widać, że rośnie i porusza się w boku wzdłuż jeszcze ciemnego horyzontu. Dwadzieścia cztery godziny później wykonał pełny obieg wokół obserwatora i powoduje bladość większej liczby gwiazd. Wkrótce poszerzające się światło lśni blaskiem perły orientu. Dalej porusza się w swoich okazałych rundach, aż perłowa biel pali się w rumiane różowe światło. Otoczone fioletem i złotem. Z dnia na dzień, gdy mierzymy dni, ta wspaniała panorama krąży wokół i zgodnie z warunkami atmosferycznymi i chmurami, stwarzają mniej lub bardziej sprzyjające warunki odbicia, rozpalenia i zanikania. Rozpalenia i zanikania bliżej punktu wyjścia. W końcu gdy przez dwa długie miesiące takie prorocze pokazy wypełniały całe niebiosa tymi wschodzącymi i obracającymi się splendorami, słońce zaczyna wyłaniać się z długiej emerytury i ponownie przejawiać się w ludzkiej wizji, po jednym lub dwóch obwodach, podczas których jego oślepiająca kończyna górna wyrasta na dysk z pełną orbitą. Oczyszcza wszystkie szczyty odległego horyzontu i przez sześć pełnych miesięcy krąży wokół wielkiej osi świata w pełnym polu widzenia, nie cierpiąc noc, kiedy spadnie na jego ulubioną ojczyznę u Polaka. Nawet kiedy w końcu znów zasłania widok, ukrywa swój odwrót powtarzając pogłębiające się i blaknące przepychy, które wypełniły jego długie świtanie. Jakby w tych pulsach coraz bardziej odległego światła sygnalizował opuszczonemu światu obietnice i proroctwa wczesnego powrotu. Patrz F.O.U.N.T. 10 S. 69 Takie zjawisko nie może nie zawieść pozostaną na stałe pod wrażeniem pamięci obserwatora polarnego, a później okaże się, że najstarsze tradycje rasy aryjskiej zachowały wspomnienie okresu w którym jej przodkowie byli świadkami tak cudownego zjawiska długi i ciągły świt kilku dni, z oświetleniem obracającym się bocznie na horyzoncie, w ich oryginalnym domu. Takie są cechy wyróżniające bieguna północnego to znaczy punkt, w którym oś Ziemi kończy się na północy. Ale ponieważ dom polarny oznacza praktycznie dom w regionach wokół bieguna północnego, a nie tylko punkt polarny, musimy teraz zobaczyć, Jakie modyfikacje są konieczne, aby wprowadzić powyższe cechy, ponieważ obserwator znajduje się nieco na południe od biegu na północnego? Widzieliśmy, że na biegu nie widać półkulę północną wirującą wokół obserwatora, a wszystkie gwiazdy poruszają się wraz z nią w płaszczyznach poziomych, bez wznoszenia się lub ustawiania podczas gdy druga półkula niebieska jest zawsze niewidoczna. Ale kiedy obserwator zostanie przesunięty w dół. Jego zenit nie będzie już korespondował z gwiazdą polarną, a jego horyzont z równikiem niebieskim. Na przykład niech Z na załączonym rysunku będzie zenitem obserwatora, a P niebiańskim biegunem północnym. Kiedy obserwator stacjonował na ziemskim biegunie północnym, jego zenit zbiegał się z P, a jego horyzont z równikiem niebieskim w wyniku czego wszystkie gwiazdy w kopule ku apostrof Peku obracał się wokół niego w płaszczyznach poziomych. Ale kiedy Zenit zostanie przesunięty do Z, ten stan rzeczy zostanie natychmiast zmieniony, ponieważ niebiosa będą krążyć, jak poprzednio, wokół linii POP' a nie wokół linii Zenitu Z. Kiedy obserwator stacjonował na biegunie północnym, te dwie linie pokrywały się. Stąd też okręgi obrotu, opisane przez gwiazdy wokół bieguna niebieskiego, zostały również opisane wokół linii zenitu. Ale gdy zenit zróżni się od P, jak na figurze, niebiański horyzont obserwatora będzie miał postać H, h a gwiazdy będą się teraz poruszać w kółkach nachylonych do jego horyzontu, jak pokazano na rysunku przez czerń linię A, apostrof i CC. C'. Niektóre gwiazdy, a mianowicie te, które znajdują się w części niebieskiej kopuły reprezentowanej przez H apostrof PB, będą widoczne przez całą noc, ponieważ ich koła rewolucji będą ponad horyzontem B apostrof C apostrof d H. Ale wszystkie gwiazdy, których odległość biegunowa jest większa niż PB lub PH, będą w swojej codziennej rewolucji, częściowo powyżej, a częściowo poniżej horyzontu. Na przykład gwiazdy w C i D będą opisywać koła, których niektóre części będą poniżej horyzontu H apostrof H. Innymi słowy, pojawienie się widocznej półkuli niebieskiej dla osoby, której zenit znajduje się w punkcie Z będzie inne niż wygląd przedstawiony niebiosom obserwatorowi na biegunie północnym. Gwiazdy nie będą się teraz obracać w płaszczyznach poziomych, ale ukośnie. Ogromna ich liczba byłaby około obiegunowa i widoczna przez całą noc, ale pozostałe wzniosą się i ustawią jak u nas w tropikach, poruszając się w ukośnych kręgach. Kiedy z jest bardzo blisko P, tylko kilka gwiazd powstanie i ustawi się w ten sposób, a różnica nie będzie znacząca, ale gdy zostanie usunięty dalej na południe, zmiana stanie się coraz bardziej widoczna. Podobne modyfikacje zostaną wprowadzone w ciągu dnia i nocy. Gdy pozycja obserwatora zostanie przesunięta na południe od ziemskiego bieguna północnego, zostanie to wyjaśnione poprzez odniesienie do rysunku na następnej stronie. Niech P będzie niebiańskim biegunem północnym, a ku apostrof ku niebiańskim równikiem. Następnie, ponieważ słońce porusza się w ekliptyce, E, która jest nachylona pod kątem około 231/223/28 apostrof, do równika. Koła te i et będą odpowiadały ziemskim kręgom o nazwie tropik i koło AC z kołem podbiegunowym na kuli ziemskiej. Teraz, gdy słońce porusza się w ekliptyki e stacjonujący w miejscu w lądowej strefie tropikalnej, raz na swoim kursie SEDOE i ponownie w swoim powrocie SEDOE. Słońce pojawi się również na jakiś czas na północ od zenitu obserwatora, a przez resztę roku na południe ale ponieważ wysokość słońca nad równikiem nigdy nie jest większa niż 231 z 2 lupek obserwator którego zenit leży na północ od koła tej, zawsze zobaczy słońce na południe od jego zenitu i odległość zenitu słońca będzie coraz większa, gdy obserwator będzie zbliżał się do na północnego jednak słońce będzie codziennie ponad horyzontem przynajmniej przez kilka godzin dla obserwatora którego zenit leży między T a, a C. Aby wziąć konkretny przykład, pozwól obserwatorowi tak ustawić się, aby jego zenit był w C. To znaczy na skrajnej północnej szerokości strefy umiarkowanej. Wtedy jego niebiański horyzont będzie rozciągał się o 90 z każdej strony i będzie reprezentowany przez apostrof CT, a słońce poruszające się wzdłuż ekliptyki e będzie ponad jego horyzontem, przynajmniej przez część dnia przez cały rok. Ale gdy obserwator przechodzi do strefy oziębłej, słońce podczas jego rocznego kursu będzie przez kilka dni całkowicie poniżej horyzontu, a maksymalny limit zostanie osiągnięty na biegunie północnym, gdzie słońce znajduje się poniżej horyzontu przez sześć miesięcy. Możemy zatem stwierdzić, że długość nocy, która wynosi sześć miesięcy u Bielarza, stopniowo schodzi wraz z zejściem z bieguna. Aż w strefie umiarkowanej słońce znajdzie się nad horyzontem, przynajmniej dla niektórych czas wolny od 24 godzin każdego dnia. Na powyższym rysunku niech zreprezentuje zenit obserwatora w regionach arktycznych. Wtedy h apostrof h będzie reprezentował swój horyzont, a słońce w jego rocznym kursie będzie przez pewien czas całkowicie poniżej tego horyzontu. Załóżmy na przykład, że słońce ma wartość n. Wtedy jego dobowy krąg obrotu będzie reprezentowany przez nh, którego całość znajduje się poniżej horyzontu h h obserwatora, którego zenitem jest z. Dlatego Słońce podczas swojego rocznego kursu wzdłuż ekliptyki i do n i z powrotem o ten do e będzie niewidoczne dla obserwatora, którego zenitem jest z. Odpowiadając temu całkowitemu zniknięciu Słońca na jakiś czas, Oprawa będzie wiecznie ponad horyzontem przez ten sam okres podczas swojego północnego kursu. Na przykład, niech słońce będzie w D, a następnie jego dobowy krąg obrotu D' H będzie całkowicie ponad horyzontem H, H'. I tak będzie przez cały czas, gdy słońce przesunie się z D na E i z powrotem z E na D w swoim rocznym kursie. W tym czasie słońce nie wschodzi ani nie zachodzi, ale porusza się podobnie jak gwiazdy okołoobiegunowe, w ukośnych kręgach, okrążając obserwatora jak koło. Dla wszystkich pozycji między i odpowiedniej części ekliptyki po drugiej stronie Słońce w tym dobowym ciągu 24 godzin będzie częściowo powyżej i częściowo poniżej horyzontu, wytwarzając zwykłe dni i noce, jak u nas dzień był dłuższy niż noc, gdy Słońce jest na północy. I noc dłuższa niż dzień, gdy ogłuszenie znajduje się na półkuli południowej. Zamiast jednego dnia i jednej nocy trwającej sześć miesięcy w roku dla osoby mieszkającej w regionach arktycznych, ale niedokładnie na biegunie północnym, dlatego zostaną podzielone na trzy części, z których jedna będzie długą nocą, jedna długim dniem, a druga będzie składać się z następujących po sobie dni i nocy jednego dnia i nocy, które razem nigdy nie przekroczą dwudziestu czterech godzin. Długa noc zawsze będzie krótsza niż sześć miesięcy i dłuższa niż dwadzieścia cztery godziny. Tak samo będzie w przypadku długiego dnia. Długa noc i długi dzień wyznaczą dwa przeciwległe krańce roku. Środek długiego dnia pojawi się, gdy słońce będzie w dniu przesilenia letniego, i środek długiej nocy, gdy będzie w dniu przesilenia zimowego. Ten potrójny podział roku jest bardzo ważny dla naszych celów, dlatego zilustruję go konkretnym przykładem. Załóżmy na przykład: że obserwator jest tak daleko poniżej bieguna północnego, że zamiast nocy sześciu miesięcy ma noc dwa miesięcy lub innymi słowy, słońce zachodzi poniżej jego horyzontu tylko na dwa miesiące. Ponieważ przesilenie zimowe zapadnie w środku tej długiej, nieprzerwanej nocy, możemy powiedzieć, że noc przedłuży się na miesiąc przed i miesiąc po dwudziestym pierwszym grudnia, kiedy słońce będzie w czasie przesilenia zimowego. Odpowiednio do tej długiej nocy będzie ciągły dzień dwóch miesięcy, miesiąc przed i miesiąc po dwudziestym pierwszym czerwca, kiedy słońce będzie w czasie przesilenia letniego. Jeśli te cztery miesiące zostaną odjęte od roku, pozostanie osiem miesięcy. A we wszystkich tych miesiącach będą dni i noce, jak w strefie umiarkowanej, nycthemeron lub dzień i noc razem, nigdy nie przekraczając, jak w przypadku nam, zwykły okres 24 godzin. Ta zmiana zwykłych dni i nocy rozpocznie się po zamknięciu długiej nocy w styczniu, a na początku noc będzie dłuższa niż dzień, ale gdy słońce przechodzi z półkuli południowej, dzień zyska na nocy i ostatecznie, po czterech miesiącach. Zamieni się w ciągły dzień na dwa miesiące. Pod koniec tego długiego dnia w lipcu znów zaczną się zmiany zwykłych dni i nocy, dzień na początku będzie dłuższy niż noc, ale... Nycthemeron nigdy nie przekracza, jak w poprzednim przypadku, okresu 24 godzin. Gdy słońce przechodzi z północy na półkulę południową, noc zacznie przybierać na sile w ciągu dnia, aż po czterech miesiącach następujących po sobie dni zwykłych. Dni i nocy, skończy się ciągłą nocą dwóch miesięcy wspomnianych powyżej. Stosuje się ten sam opis, mutatis mutandis, w którym długa noc może trwać trzy, cztery lub pięć miesięcy, dopóki nie osiągniemy stanu polarnego dnia i nocy po sześć miesięcy, kiedy pośrednia kolejność zwykłych dni i nocy będzie znikają, por. Siddhanta Shiroma i Phaskara rozdział siódmy, wersety sześć siedem. Widzieliśmy, że długi świt dwóch miesięcy jest szczególną i ważną cechą biegu na północnego. Gdy schodzimy na południe, blask i długość świtu będą widoczne w coraz mniejszej skali, ale świt, który nastąpi pod koniec długiej nocy dwóch, trzech lub więcej miesięcy, będzie nadal niezwykle długi, często trwający kilka dni, jak wspomniano powyżej. Na początku pojawi się tylko blady strumień światła i będzie on nadal widoczny na horyzoncie, obracając się w kółko, jeśli obserwator znajdzie się wystarczająco blisko bieguna, przez kilka dni, kiedy w końcu kula słońca pojawi się i zacznie naprzemiennie opisany powyżej dzień i noc, by ostatecznie zakończyć się długim dniem. Blask zorzy polarnej byłby mniej wyraźny i widoczny na południowych szerokościach geograficznych niż na biegunie północnym. Ale jeśli cechy regionów arktycznych są różne w tym miejscu, jest osobliwość, gdzie szerokość geograficzna jest większa niż 66 cn. Ilekroć północna deklinacja Słońca przekracza dopełnienie szerokości geograficznej, nastąpi wieczny dzień, ponieważ taki czas jest kontynuowany. Podobnie, gdy południowe deklinacja przekroczy, nastąpi wieczna noc. Na Meru obowiązuje zatem półroczny wieczny dzień-noc. Zatem, jeśli szerokość miejsca wynosi 70, to jego dopełnienie będzie wynosić 90. 70 20 i jako wysokość słońca powyżej równika niebieskiego, to znaczy jego deklinacji nigdy nie jest większa niż osiem apostrof. W tym miejscu będzie ciągły dzień, o ile deklinacja będzie większa niż dwadzieścia i mniejsza niż dwadzieścia, dwadzieścia osiem apostrof i będzie podobna nieprzerwana noc, kiedy słońce znajduje się na półkuli południowej. Paul Duchaïlu wspomina, że w nord lub Nord n. płac. 71 6 50', apostrof 50 apostrof, najbardziej wysunięte na północ miejsce na kontynencie europejskim. Długa noc rozpoczyna się 18 listopada i kończy 24 stycznia, trwając w sumie przez 67 dni po 24 godziny, każdy od bieguna północnego, nie mniej niż różnią się od cech roku, z którym znamy strefę umiarkowaną lub tropikalną. U nas słońce jest ponad horyzontem, przynajmniej przez jakiś czas każdego dnia, przez wszystkie 12 miesięcy w roku, ale dla osób znajdujących się w kręgu polarnym jest on poniżej horyzontu, a zatem przez wiele dni jest niewidoczny. Jeśli ten okres ciągłej nocy zostanie wykluczony z naszych obliczeń, możemy powiedzieć, że w regionach arktycznych rok lub okres nasłoneczniony trwa tylko od 6 do 11 miesięcy. Znowu świt w strefie umiarkowanej i tropikalnej jest koniecznie krótkotrwały, dzień i noc razem nie przekraczają 24 godzin, a świt, który nadchodzi między nimi, może trwać tylko kilka godzin, ale każdy świt na biegunie i świt pod koniec długiej nocy w regionach arktycznych będą świtami trwającymi kilka dni. Co do pół roku, mamy nasze zimy i lata, ale zima w regionach arktycznych będzie naznaczona długą, nieprzerwaną nocą. Podczas gdy lato sprawi, że noc będzie dłuższa niż dzień, ale w granicach 24 godzin, dopóki dzień nie rozwinie się w długie, ciągłe słońce o długości kilku dni. Klimat w regionach polarnych jest obecnie wyjątkowo zimny i surowy, ale, jak wcześniej wspomniano, we wczesnych czasach panowały różne warunki klimatyczne i dlatego nie możemy uwzględnić klimatu wśród rozważanych punktów kontrastowych. Z powyższej dyskusji wynika, że mamy dwa odrębne zestawy cech lub różnic, jeden dla obserwatora stacjonującego dokładnie na ziemskim biegunie północnym, a drugi dla obserwatora znajdującego się w rejonach okołobiegunowych lub obszarach lądu między biegunem północnym a kołem podbiegunowym. Dla zwięzłości oznaczymy te dwa zestawy różnic, jako biegunowe i okrągło polarne, i podsumujemy je w następujący sposób. I. Charakterystyka polarna. 1. Słońce wschodzi na południu. 2. Gwiazdy nie wschodzą i nie zachodzą, ale obracaj się lub wiruj w kółko, w płaszczyznach poziomych, wykonując jedną rundę w ciągu 24 godzin. Północna półkula niebieska jest sama nad głową i jest widoczna przez cały rok, a południowy lub dolny świat niebieski jest zawsze niewidoczny. 3. Rok składa się tylko z jednego długiego dnia i jednej długiej nocy trwającej sześć miesięcy każdy. 4. Jest tylko jeden ranek i jeden wieczór, albo słońce wschodzi i zachodzi tylko raz w roku. Ale zmierzch, czy to rano, czy wieczorem, trwa nieprzerwanie przez około dwa miesiące lub sześćdziesiąt okresów 24 cztery godziny każda. Rumiane światło poranka lub wieczorny zmierzch nie ogranicza się ponownie do określonej części horyzontu, wschodniej lub zachodniej, jak u nas, ale porusza się, jak gwiazdy w miejscu, okrążają horyzont, jak koło garncarza, wykonując jedną rundę co 24 godziny. Te rundy porannego światła nadal mają miejsce. Dopóki kula Słońca nie znajdzie się nad horyzontem, a następnie Słońce podąża tym samym kursem przez 6 miesięcy, to znaczy porusza się bez zachodu, okrąża obserwatora, wykonując jedną rundę co 24 godziny. 2. Charakterystyka kołowo-polarna. 1. Słońce zawsze będzie na południe od zenitu obserwatora, ale ponieważ dzieje się tak nawet w przypadku obserwatora stacjonującego w strefie umiarkowanej. Nie można go uznać za specjalną cechę. 2. Duża liczba gwiazd ma charakter biegunowy, to znaczy są ponad horyzontem przez cały okres swojej rewolucji i dlatego zawsze są widoczne. Pozostałe gwiazdy wznoszą się i ustawiają, jak w strefie umiarkowanej, ale obracają się w bardziej skośnych kręgach. 3. Rok składa się z trzech części i jednej długiej nieprzerwanej nocy występującej w czasie przesilenia zimowego i trwającej przez okres dłuższy niż 24 godziny i krótszy niż 6 miesięcy w zależności od szerokości geograficznej tego miejsca i, i jeden długi nieprzerwany dzień który ma się odbyć w czasie przesilenia letniego oraz i, i kolejne zwykłe dni i noce w ciągu pozostałej części roku nochemeron lub dzień i noc razem Nigdy nie przekraczając okresu 24 godzin. Dzień po długiej nieprzerwanej nocy jest początkowo krótszy niż noc, ale rośnie, aż przekształci się w długi ciągły dzień. Pod koniec długiego dnia noc jest z początku krótsza niż dzień, ale z kolei zaczyna zyskiwać w ciągu dnia, aż do rozpoczęcia długiej nieprzerwanej nocy, z którą rok się kończy. 4. Świt pod koniec długiej nieprzerwanej nocy trwa kilka dni, ale jego czas trwania i wspaniałość jest proporcjonalnie krótszy niż na biegunie północnym, zgodnie z szerokością geograficzną tego miejsca. W przypadku miejsc położonych w odległości kilku stopni od bieguna północnego zjawisko obracających się świateł porannych będzie nadal obserwowane przez większą część czasu świtu. Drugi świt, a mianowicie, te pomiędzy zwykłymi dniami i nocami będą. Podobnie jak świty w strefie umiarkowanej trwać tylko kilka godzin. Słońce, gdy będzie ponad horyzontem w ciągu ciągłego dnia, będzie widziane, obracając się bez zachodu, wokół obserwatora, jak na biegunie, ale w ukośnych, a nie poziomych okręgach, i podczas długiej nocy będzie całkowicie pod horyzontem, podczas gdy przez resztę roku wstanie i zachodzi Pozostając nad horyzontem przez część 24 godzin, zmieniając się w zależności od pozycji słońca w ekliptyce. Mamy tutaj dwa odrębne zestawy różnych lub specjalnych cech regionów polarnych i okołobiegunowych, które nie występują nigdzie indziej na powierzchni globu. Ponownie ponieważ Polacy na Ziemi są tacy sami dzisiaj, jak byli miliony lat temu, powyższe cechy astronomiczne będą obowiązywać przez cały czas Chociaż klimat polarny mógł ulec gwałtownym zmianom w okresie Pleistocenu. Krótko mówiąc, możemy potraktować te różnice jako naszych nieomylnych przewodników w badaniu dowodów wedyjskich dotyczących omawianej kwestii. Jeśli opis lub tradycja wedyjska ujawnia którąkolwiek z wyżej wymienionych cech, możemy bezpiecznie wywnioskować, że tradycja ta ma pochodzenie polarne lub okołobiegunowe, a zjawisko. O ile nie jest faktycznie obserwowane przez poetę, było mu przynajmniej znane wiernie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na szczęście istnieje wiele takich fragmentów lub odniesień w literaturze wedyjskiej, i dla wygody można je podzielić na dwie części: pierwszy zawiera te fragmenty, które bezpośrednio opisują lub odnoszą się do długiej nocy lub długiego świtu, a drugi składa się z mitów i legend, które potwierdzają i pośrednio wspierają pierwsze. Dowody w pierwszej części są bezpośrednie, są oczywiście bardziej przekonujące. I zaczniemy od tego w następnym rozdziale, rozdział czwarty. Jak dzień i nocy bogów, ścieżka mazdy w pismach Parsi, śmierć podczas Pityana uważana za niepomyślną pogląd Badarajana prawdopodobne wyjaśnienie sugerowane, śmierć zimą lub Pityana w pismach Parsi, prawdopodobnie wskazuje na okres sumy ciemność. Podobne greckie tradycje, nordycki zmierzch bogów. Idea półrocznego dnia i nocy bogów okazała się więc nie tylko indoirańska, ale i indo pewny znak oryginalnego domu polarnego. U progu literatury wedyjskiej spotykamy się z misternie zorganizowanym systemem ofiarnym, tak dobrze regulowanym przez kalendarz lucynosłoneczny, aby pokazać, że bardowie wedyjscy osiągnęli w tym czasie znaczną biegłość w praktycznej astronomii. Odbywały się codzienne, dwutygodniowe, miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne ofiary, które, jak pokazałem gdzie indziej, służyłem również jako chronometry w tamtych czasach. Zobacz Orion lub Starożytność WET, rozdział drugi. Tait Tyria Sachita i Brahma wyraźnie wspominają księżycowy miesiąc trwający trzydzieści dni i rok dwunastu takich miesięcy, do których teraz dodawano miesiąc interkalarny. Aby księżycowy i słoneczny rok były ze sobą zgodne, ekliptyka, czyli pas zodiaku, została podzielona na 27 z 28 dywizji, zwanych nakhatras, które zostały wykorzystane jako kamienie milowe do oznaczenia rocznego przejścia Słońca lub miesięcznej rewolucji księżyca wokół Ziemi. Dwa punkty solstitialne i dwa równonocne, a także przejście Słońca na półkulę północną i południową. Zostały wyraźnie rozróżnione, a rok podzielono na sześć sezonów. Festiwale w każdym miesiącu lub roku są dokładnie ustalane i potwierdzane. Gwiazdy wschodzące i zachodzące wraz ze Słońcem były również systematycznie obserwowane, a wschodnie i zachodnie punkty kompasu wyznaczane z taką dokładnością, na jaką pozwalały astronomiczne obserwacje dnia. W moim orionie lub starożytności wet, pokazałem jak zmiany pozycji równonocy były również zaznaczone w tych dniach i jak pozwalają nam klasyfikować okresy wedyjskiej starożytności. Zgodnie z tą klasyfikacją Taitiria Sahita znajduje się w okresie Ititik 2500 pne. Dlatego niektórzy mogą sądzić, że podane wyżej szczegóły kalendarza wedyjskiego są charakterystyczne tylko dla późniejszej literatury wedyjskiej. Pobieżne badanie Ikwedy pokaże jednak, że tak nie jest. Rok 360 dni północne i południowe przejście słońca od równonocy do równonocy, Dewajana i Pityana, wraz z corocznymi sadtrasami, zostały również przywołane w kilku miejscach, wyraźnie pokazując, że kalendarz Wedic różni się, jeśli w ogóle, bardzo mało od tego używanego w czasie hitów Tait Tirjasa lub As. Kalendarz dwunastomiesięczny i sześć pór roku jest specyficzny tylko dla strefy umiarkowanej lub tropikalnej. A jeśli mamy oceniać tylko na podstawie wyżej wymienionych faktów, to wynika z tego, że ludzie, którzy używali takiego kalendarza, musieli mieszkać w miejscach, w których słońce było ponad horyzontem przez wszystkie dni w roku. Nauka o mitologii wedejskiej, o ile jest obecnie rozwijana, również popiera ten sam pogląd. Mówi się, że Vitra jest demonem suszy lub ciemności i wyjaśniono kilka mitów. Na teorii, że reprezentują one codzienną walkę między mocami światła i mocami ciemności, lub ostatecznym triumfem lata nad zimą lub dnia nad nocą, lub Indry nad wodoszczelnymi chmurami. Pan Naraya Iyengar z Bangalore próbował wyjaśnić niektóre z tych mitów. Teorię astralną, pokazując, że mity wskazują na pozycję równonocy wiosennej w Orionie, w najstarszym okresie cywilizacji wedyjskiej. Ale wszystkie te teorie lub metody interpretacji zakładają, że ludy wedyjskie zawsze były mieszkańcami strefy umiarkowanej lub tropikalnej, a wszystkie te mity i tradycje powstały lub rozwinęły się w takim domu. Takie są wyniki najnowszych badań z zakresu filologii wedyjskiej, mitologii lub kalendarza. Dotyczących starożytnego domu ludu wedejskiego oraz pochodzenia i starożytności ich mitologii. Ale dla człowieka, który pracuje w tej samej dziedzinie, naturalnie pojawia się pytanie, czy osiągnęliśmy najwyższy limit naszych badań. Błędem jest przypuszczać, że wszystkie tradycje i mity, a nawet bóstwa wymienione w Ikveda były stworzeniem jednego okresu. Aby przyjąć fazę geologiczną, Ikveda a nawet cała literatura wedyjska nie są ułożone w różne warstwy zgodnie z ich porządkiem chronologicznym abyśmy mogli przechodzić od jednej warstwy do drugiej i badać każdą z osobna i to książka w której stare rzeczy z różnych okresów są tak pomieszane że musimy długo i cierpliwie pracować zanim będziemy w stanie oddzielić i sklasyfikować ich zawartość w porządku chronologicznym powiedziałem wcześniej że z powodu naszej niedoskonałej wiedzy o starożytnym człowieku i jego otoczeniu, zadanie to staje się trudne, lub nawet niemożliwe w niektórych przypadkach. Ale, jak zauważył profesor Max Miller, Obowiązkiem każdego pokolenia naukowców wedyjskich jest ograniczenie w jak największym stopniu niezrozumiałej części ich aby dzięki postępowi wiedzy naukowej każde kolejne pokolenie mogło w tym materia, oczywiście powinna znajdować się w lepszej pozycji niż jej poprzednicy. Kalendarz wedyjski, o ile wiemy, lub mitologia wedyjska, jak dotąd, nie ujawniły żadnych oznak domu arktycznego, ale pod materiałami które zostały zbadane, a nawet u ich boku, nadal możemy znaleźć fakty, które, choć dotychczas zaniedbywane, mogą, w nowym świetle odkryć naukowych, prowadzić do ważnych wniosków. Dlatego wzmianka o kalendarzu Luni Solar w Ikwedie nie powinna aby powstrzymać nas od dalszego prowadzenia dochodzenia poprzez zbadanie tekstów i legend, które nie zostały jeszcze w satysfakcjonujący sposób wyjaśnione, oraz ustalenie. Jak daleko takie teksty i legendy wskazują na istnienie domu polarnego lub nowego we wczesnych czasach? Cechy wyróżniające te regiony zostały już omówione i przedstawione w poprzednim rozdziale, a wszystko, co musimy teraz zrobić, to zastosować te testy i zdecydować, czy są one spełnione, czy też spełnione przez rozważane teksty i legendy. Obracanie się niebiańskiej kopuły nad głową jest jedną ze szczególnych cech bieguna północnego, a zjawisko jest tak szczególne, że można się spodziewać jego śladów we wczesnych tradycjach ludu, jeśli on lub jego przodkowie kiedykolwiek mieszkał w pobliżu bieguna północnego. Stosując ten test do literatury wedyjskiej, znajdujemy fragmenty, które porównują ruch niebios z ruchem koła, i stwierdzamy, że sklepienie niebieskie jest podparte jak na osi. Tak więc w X. 89.4 mówi się, że indra oddzielnie podtrzymuje swoją mocą niebo i ziemię, gdy dwa koła rydwanów są utrzymywane przez oś. Profesor Ludwik uważa, że odnosi się to do osi ziemi, a wyjaśnienie jest bardzo prawdopodobne. Ta sama idea występuje w innych miejscach i czasami niebo jest wsparte nawet bez co świadczy o wielkiej mocy lub potędze indry. 2. 15, 2, 4, 56, 3. Fix, 80. Dwa indra jest utożsamiany ze szyją i jest opisany jako obracający najszerszą przestrzeń jak koła rydwanu. Słowo rozległość to warasi, które Saya rozumie jako światła lub gwiazdy. Ale bez względu na to, jakie znaczenie przyjmiemy, jasne jest że werset ten odnosi się do rewolucji nieba i porównuje się do ruchu koła Rydwanu. Teraz niebo w regionach umiarkowanych i tropikalnych można opisać jako poruszające się jak koło, ze wschodu na zachód, a następnie z powrotem na wschód, chociaż druga połowa tego obwodu nie jest widoczna dla obserwatora. Nie możemy jednak z całą pewnością mówić o tropikalnym niebie wspartym na słupie, z tego prostego powodu, że biegun północny który musi być punktem wsparcia w takim przypadku, nie będzie wystarczająco blisko zenitu w tropikach lub strefa umiarkowana. Jeśli zatem połączymy te dwa stwierdzenia, że niebiosa są podparte jak na słupie i poruszają się jak koło, możemy bezpiecznie wywnioskować, że wspomniany ruch jest takim ruchem niebiańskiej półkuli, o czym może świadczyć tylko obserwator na biegunie północnym. Fikoweda paragrafi 24.10 Konstelacja Ursa Major, Kha jest opisana jako umieszczona wysoko uchchach, a ponieważ może to odnosić się tylko do wysokości konstelacji, wynika z tego, że musiały wtedy znajdować się nad głową obserwatora, co jest możliwe tylko w rejonach okołobiegunowych. Niestety, istnieje kilka innych fragmentów wikowedie, które opisują ruch półkuli niebieskiej lub znajdujących się na niej gwiazd. I dlatego musimy zająć się inną cechą obszarów polarnych, a mianowicie sześciodniowym dniem i nocą miesięcy każdego i sprawdzić, czy literatura wedyjska zawiera odniesienia do tej szczególnej cechy regionów polarnych. Idea, że dzień i noc bogów trwają co sześć miesięcy, jest tak rozpowszechniona w literaturze indyjskiej że badamy ją tutaj w dłuższej perspektywie i w tym celu rozpoczynamy od literatury i śladu postwedyjskiego z powrotem do najstarszych książek. Można go znaleźć nie tylko w Puras, ale także w pracach astronomicznych, a jak twierdzą to w bardziej określonej formie, zaczniemy od późniejszych Siddhantas. Góra Meru jest ziemskim biegunem północnym naszych astronomów, a Surya Siddhanta, 12, 67, mówi w Meru bogowie widzą słońce po jednym wzroście podczas połowy swojej rewolucji, począwszy od Barana. Teraz według Pura Asmeru jest domem lub siedzibą wszystkich bogów, a zatem stwierdzenie o ich półrocznej nocy i dniu można łatwo i naturalnie wyjaśnić, a wszyscy astronomowie i boscy zaakceptowali dokładność wyjaśnienia. Dzień bogów odpowiada przejściu Słońca z wiosennej do równonocy jesiennej. Kiedy słońce jest widoczne na biegunie północnym lub meru i noc z południowym przejściem słońca od jesiennego powrotu do równonocy wiosennej. Ale nie rozumiejąc odpowiednio fragmentu, który stwierdza, że Uttaraja a jest dniem bogów, postawił pytanie: w jaki sposób Uttaraja a dzień bogów, stacjonujących na biegunie północnym? Ponieważ obserwator na biegu nie widzi tylko słońce w swoim przejściu od wiosennej do jesiennej równonocy. Patrion S. 30. Ale, jak pokazałem gdzie indziej, Pchaskara Karya popełnił tutaj błąd, przypisując słowo utaraja sens, którego nie nosił w dawnych czasach, lub przynajmniej w fragmentach ucieleśniających ta tradycja. Stare znaczenie utaraja dosłownie. Północnego przejścia słońca było okresem czasu potrzebnym słońcu na podróż z wiosennej do równonocy jesiennej lub części ekliptyki na półkuli północnej. A jeśli rozumiemy to słowo w tym znaczeniu, stwierdzenie, że utaraja jest dniem dewów, jest jednocześnie jasne i zrozumiałe. Odniesienie Paskaracharyi do najstarszego astronomicznego Sahita wyraźnie pokazuje, że tradycja została przekazana od najdawniejszych czasów. Sugeruje się, że w tych fragmentach bogowie mogą oznaczać apoteozowanych przodków rodzaju ludzkiego. Ale nie sądzę, że potrzebujemy takiego wyjaśnienia. Jeśli przodkowie rodzaju ludzkiego kiedykolwiek żyli na biegunie północnym, muszą mieć ich bogowie, i pokażę w następnym rozdziale, że bóstwa wedyjskie są w rzeczywistości ubrane w atrybuty, które mają wyraźnie polarne pochodzenie. Nie ma zatem znaczenia dla naszego celu. Jeśli uderzająca cecha pierwotnego domu jest tradycyjnie zachowana i zapamiętana jako cecha bogów lub apoteozowanych przodków rasy, troszczymy się o samą tradycję, a nasz przedmiot odczuwa ból, jeśli jej istnienie jest jasno określone. Następnym autorytetem tego oświadczenia jest Manu, I. 67. Opisując podziały czasu, mówi: Rok, człowiek, to dzień i noc bogów, tak są podzieleni. Północne przejście słońca jest dniem, a południowe nocą. Manu, i, 67. Dzień i noc bogów są następnie traktowane jako jednostka do pomiaru dłuższych okresów czasu, jak kalpy itd., ani rukta jaska, 14, 4, prawdopodobnie zawiera to samo odniesienie. Mój w pierwszym tomie swoich oryginalnych tekstów sanskryckich podaje niektóre z tych fragmentów o ile dotyczą one systemu yuga znalezionego w Puras, Ale nie przejmujemy się późniejszym rozwinięciem idei, że dzień i noc bogów trwały sześć miesięcy. Co ważne z naszego punktu widzenia jest utrzymujące się rozpowszechnienie tej tradycji w literaturze wedyjskiej i postwedyjskiej, które można wytłumaczyć jedynie hipotezą, że pierwotnie musiała ona być wynikiem faktycznej obserwacji. W następnej kolejności przytoczymy Mahabharata który podaje tak jasny opis góry Meru, władcy gór, że nie pozostawia wątpliwości, że jest ona biegunem północnym lub posiada cechy polarne. W rozdziałach 163 i 164 w Anaparwan szczegółowo opisano wizytę Ariuny na górze i tam powiedziano nam, w Meru Słońce i Księżyc krążą od lewej do prawej, Pradak i Am, każdego dnia, podobnie jak wszystkie inne gwiazdy. Później pisarz informuje nas, Góra swoim blaskiem pokonuje ciemność nocy, także nocy trudno odróżnić od dnia. Kilka wersów dalej i stwierdzamy, dzień i noc są razem równe rokowi mieszkańcom tego miejsca. Wersety, wyt. Kalkuta. Są następujące, wana parwem, rozdział 163, vv. 37, 38. Tamże, rozdział 164, vv. 11. 13. Uporczywie wspomniana Noc i Dzień Bogów, ale Góra Meru, czyli biegun północny, jest opisana z taką dokładnością, że prowadzi. Wierzymy, że jest to starożytna tradycja, której pochodzenie należy prześledzić do czasów, w których ludzie codziennie obserwowali te zjawiska, potwierdza to fakt, że tradycja nie ogranicza się tylko do literatury postwedyjskiej. Te cytaty są wystarczające aby przekonać każdego, że w czasie, gdy powstał wielki epos, pisarze indyjscy mieli tolerancyjnie dokładną wiedzę na temat meteorologicznych i astronomicznych cech bieguna północnego i nie można przypuszczać, że tę wiedzę można było zdobyć jedynie na podstawie obliczeń matematycznych. Odniesienie do blasku góry jest szczególnie interesujące ponieważ według wszelkiego prawdopodobieństwa jest opisem świetności zorzy polarnej widocznej na biegunie północnym jeśli chodzi o literaturę postwedyjską, mamy zatem nie tylko tradycję półrocznego przejścia na literaturę wedyjską dlatego znajdujemy górę Meru opisaną jako siedziba siedmiu itditas w Tait siedem 1. Podczas gdy ósma i Ditya, zwana Kashiapa, mówi się, że nigdy nie opuszcza Wielkiego Meru lub Mahameru. Kashiapa jest dalej opisany jako przekazujący światło siedmiu Dityi i jest to opis świetności zorzy polarnej widocznej na biegunie północnym. Jeśli chodzi o literaturę postwedyjską, mamy zatem nie tylko tradycję półrocznego przejścia na literaturę wedyjską, Dlatego znajdujemy górę Meru opisaną jako siedziba siedmiu i w Tajt Tiryaraka i siedem, podczas gdy ósma Ittyditya, zwana Kashyapa mówi się, że nigdy nie opuszcza Wielkiego Meru lub Machameru. Kashyapa jest dalej opisany jako przekazujący światło siedmiu Dityi i jest to opis świetności zorzy polarnej widocznej na biegunie północnym. Jeśli chodzi o literaturę postwedyjską. Mamy zatem nie tylko tradycję półrocznego przejścia na literaturę wedejską, dlatego znajdujemy Górę Meru opisaną jako siedziba siedmiu itdityas w Tait i siedem jeden, podczas gdy Osma itditya zwana Karyapa mówi się, że nigdy nie opuszcza Wielkiego Meru lub Mahameru. Kaszeapa jest dalej opisany jako przekazujące światło siedmiu dityi i podczas gdy ósma i zwana kaszeapa mówi się, że nigdy nie opuszcza wielkiego Meru lub mahameru. Kaszeapa jest dalej opisany jako przekazujące światło siedmiu dityi i podczas gdy ósma i zwana kaszeapa mówi się, że nigdy nie opuszcza wielkiego Meru lub mahameru. Kaszeapa jest dalej opisany jako przekazujące światło siedmiu dityi i. Sam nieustannie oświetla wielką górę. Jednak w Taityria Brahma, 3, 9, 22, 1, spotykamy fragment, który wyraźnie mówi, to, co jest rokiem, jest tylko jednym dniem bogów. To stwierdzenie jest tak jasne, że nie ma wątpliwości co do jego znaczenia. Mówi się, że rok śmiertelników jest tylko dniem bogów. Ale kiedyś uważałem za niezwykle niebezpieczne oparcie jakiejkolwiek teorii nawet na tak jasnym stwierdzeniu, ponieważ wydawało mi się, że jest ona samotna w literaturze wedyjskiej. Tait. Bieżącego roku 3, 9, 22, 1. Patrzorion, S. 30. Uwaga. Wyt. 1955. Nie mogłem wtedy znaleźć niczego, co pasowałoby do tego w Hitachsa, a zwłaszcza Fikoweda i ja był skłonny twierdzić, że Uttaraja i i Ajana najprawdopodobniej były opisane w ten sposób jako dzień i noc ze słowem kwalifikującym, aby zaznaczyć ich szczególną naturę. Późniejsze badania zmusiły mnie jednak do wniosku, że tradycja, reprezentowana przez ten fragment, wskazuje na istnienie domu polarnego w dawnych czasach i przedstawiłem w dalszej części dowody, na których doszedłem do powyższego wniosku. Istnieje kilka teorii, na których można wyjaśnić powyższe stwierdzenie w Taitt'a Brahma A. Możemy uznać to za wynik czystej wyobraźni lub metafory wyrażającej w języku przenośnym fakt zupełnie odmienny od tego oznaczonego użytymi słowami lub może być wynikiem faktycznej obserwacji samego pisarza lub osób, od których tradycyjnie czerpał swoje informacje. Można go również uznać za oparty na obliczeniach astronomicznych wykonanych w późniejszych dniach, to, co pierwotnie było wnioskiem astronomicznym, zostało następnie przekształcone w prawdziwy obserwowany fakt. Ostatnie z tych przypuszczeń wydawałoby się prawdopodobne, gdyby tradycja ograniczała się jedynie do literatury postwedyjskiej lub jedynie do prac astronomicznych. Nie możemy jednak przypuszczać, że w czasach bramy, gdy wiedza astronomiczna była tak zaawansowana, że można sfabrykować fakt za pomocą obliczeń matematycznych, nawet przypuszczając, że wedyjscy poeci byli w stanie dokonać takiego zmyślenia. Nawet w czasach Herodota stwierdzenie, że istniał lud, który spał przez sześć miesięcy, uważano za niewiarygodne 4, cztery, i dlatego musimy porzucić ideę, że kilka wieków przed Herodotem oświadczenie dotyczące dnia lub nocy bogów mogło zostać sfabrykowane w sposób opisany powyżej. Ale wszystkie wątpliwości w tej kwestii są uspokojone przez pojawienie się niemal identycznego stwierdzenia w świętych księgach Parsis. Wendidat, Fargard 2, punkt 40, lub Zgodnie ze Spiegel, punkt 133, znajdujemy zdanie Taeha jara ma co oznacza, uważają oni za dzień, co za rok. To tylko parafraza tego stwierdzenia w Taittiri -y A, a kontekst pism Parsi usuwa wszelkie możliwe wątpliwości dotyczące polarnego charakteru tego stwierdzenia. Druga część drugiego Fargarda, w której ten fragment ma miejsce, zawiera dyskurs między Ahurą Mazdą i Imą. Ahura Mazda ostrzega imę, pierwszego króla ludzi, przed nadejściem strasznej zimy, która ma zniszczyć każde żyjące stworzenie pokrywając ziemię grubą warstwą lodu i radzi Ima, aby zbudowała wara lub obudowę, aby zachować nasiona każdego rodzaju zwierząt i roślin. Patrz sacred books of the east series, t. S. 15, 31. Mówi się, że spotkanie odbyło się w Airayana Vaejo, czyli raju Irańczyków. Vara, czyli zagroda, zalecana przez Ahura Mazdę, jest odpowiednio przygotowana, a Ima zapytała Ahurę Mazdę o, stwórco świata materialnego, święty. Jakie światła mają dać światło w wara, którą stworzyła Ima? Ahura Mazda odpowiedziała. Istnieją nieoczyszczone światła i stworzone światła. Tam gwiazdy, księżyc i słońce pojawiają się tylko raz, rok, gdy wschodzą i zachodzą, a rok wydaje się tylko dniem. Wykonałem rendering Darmesteter, ale Spiegel jest zasadniczo taki sam. Ten fragment jest ważny z różnych punktów widzenia. Przede wszystkim mówi nam, że Ayrayana Vaejo, czyli pierwotny dom Irańczyków, było miejscem, które zostało zlodowacone. A po drugie, że w tym oryginalnym domu słońce wstało i zachodziło tylko raz w roku, a rok był jak dzień dla mieszkańców tego miejsca. Wpływ tego fragmentu na zlodowacenie zostanie omówiony później. W chwili obecnej wystarczy wskazać, jak całkowicie to potwierdza i wyjaśnia stwierdzenie zawarte w Taintiria Brahma w stwierdzeniu i omówieniu powyżej. Coroczne wschody i zachody Słońca są możliwe tylko na biegunie północnym, a wzmianka o tej charakterystyce nie pozostawia wątpliwości, że zarówno Vara, jak i Jairajana Waejo znajdują się w regionach arktycznych lub okołobiegunowych i że przejście Tirya Brahma a także odnosi się do roku polarnego. Fakt, że stwierdzenie to znajduje się zarówno w literaturze irańskiej, jak i indyjskiej. Jeszcze bardziej neguje prawdopodobieństwo, że jest ono z myśleniem z obliczeń matematycznych. Nie możemy też przypuszczać, że obie gałęzie rasy aryjskiej zapoznały się z tym faktem po prostu dzięki wysiłkowi bez wyobraźni lub że była to jedynie metafora. Jedyną pozostałą alternatywą jest twierdzenie, jak zauważył Sir Charles Lyell, że tradycja została oparta na obserwacji przyrody. Patrz element co w geolog. 11 wydanie. T I S 8. Jak zauważył się Charles L. L., tradycja ta została oparta na obserwacji przyrody. Patrz element co w geolog. 11 wydanie. T I S 8. Jak zauważył się Charles L. L., tradycja ta została oparta na obserwacji przyrody. Patrz element co w geolog. 11 wydanie. T I S Osiem prawdą jest, że oświadczenie lub cokolwiek podobnego nie znajduje się w Ikwedie, ale później zostanie wykazane, że istnieje wiele innych fragmentów w które w niezwykły sposób potwierdzają to stwierdzenie, odwołując się do innych cech polarnych. Mogę jednak wspomnieć tutaj o tym, że najstarszy rok wedyjski wydaje się być podzielony tylko na dwie części, Dewajana i Pityana. Które pierwotnie odpowiadały u Taraja Aydakch i Ajana, lub Dniu i Nocy Bogów. Słowo Dewajana występuje kilkakrotnie w Hita i oznacza ścieżkę bogów. Tak więc Fikuveda, i 72, 7 mówi się, że Agni jest świadomy drogi Devayana. a Fik, ja, 183, 6 i 184, 6, poeta mówi, mamy, aż Fins. Osiągnął koniec ciemności, teraz przyjedź do nas drogą Dewajana. W 7.76, ponownie czytamy, ścieżka Dewajana stała się dla mnie widoczna. Sztandar świtu pojawił się na wschodzie. Takie fragmenty wyraźnie wskazują, że droga Dewajana rozpoczęła się wraz z nadejściem świtu lub po zakończeniu ciemności, i że była to droga, którą Agni, aż. u. Curya i inne bóstwa matki podróżowały podczas ich niebiańskiego biegu. Z drugiej strony ścieżka Pit to Pitiana, opisana w X, 18, 1, jako odwrotność Dewa Jana, czyli ścieżka śmierci. W, Kowajda, X, 88, 15, poeta mówi, że słyszał tylko o dwóch drogach, jednej Dewy, a drugiej Pit. Jeśli zatem Dewajana rozpoczęła się wraz ze świtem, musimy przypuszczać, że Pitjana rozpoczęła się wraz z nadejściem ciemności. Saya ma zatem rację, interpretując V. 77.2 jako stwierdzenie, że wieczór nie jest dla bogów. dywaja. Teraz, gdyby Dewajana i Pitjana były synonimami zwykłego dnia i nocy, oczywiście nie byłoby słuszności stwierdzenie, że były to jedyne dwie ścieżki lub drogi znane starożytnemu i jego, i nie można ich opisać jako składające się na trzy pory roku, począwszy od wiosny, szat. Bra. 2, 1, 3, 1, 3. Wydaje się zatem bardzo prawdopodobne, że Dywajana i Pityana pierwotnie stanowiły podwójny podział roku, jeden ciągłego światła, a drugi ciągłej ciemności, jak na biegunie północnym, i że chociaż nie było to odpowiednie dla późniejszego domu ludu wedejskiego, zostało zachowane, ponieważ był to ustalony i rozpoznany fakt w języku, jak siedem słońc lub siedem koni jednego słońca. Dowody na poparcie tego poglądu zostaną przedstawione w kolejnych rozdziałach. Wystarczy zauważyć w tym miejscu, że jeśli interpretujemy w ten sposób podwójny podział Dewajana i Pityana, to w pełni potwierdza to stwierdzenie w Tajt że rok był tylko dniem bogów. W związku z tym możemy również zauważyć, że wyrażenie ścieżka bogów występuje nawet w pismach Parsi. Tak więc w Farwardin punkt 56, 57, Frawashi, które odpowiadają odchłani znajdują się w literaturze wedyjskiej. Mówi się, że pokazały Słońcu i Księżycowi ścieżkę stworzoną przez Mazdę, drogę stworzoną przez Bogów, wzdłuż którego sami Frawasi określani są jako dorastający. Mówi się, że Słońce i Księżyc długo przebywały w tym samym miejscu, nie poruszając się naprzód przez ucisk dywasów, wedyjskich Asurów lub demonów w ciemności, zanim Frawasi pokazali ścieżkę Mazdy do tych dwóch opraw. Patrz of the series, T -23 SS. 194. To pokazuje, że ścieżka Mazdy rozpoczęła się podobnie jak droga Dewajana, kiedy słońce było uwolnione ze szponów demonów w ciemności. Innymi słowy, reprezentowało okres roku, kiedy słońce znajdowało się nad horyzontem w miejscu, w którym żyli przodkowie Indo-Iranu. Widzieliśmy, że Dewajana, czyli ścieżka bogów, jest drogą, po której mówi się, że śri, Agni i inne bóstwa matki podróżują po Ikwedie, a pisma Parsi uzupełniają te informacje, mówiąc nam, że słońce stało nieruchomo, zanim frawasi pokazali mu ścieżkę Mazdy, co najwyraźniej oznacza, że Dewajana, czyli ścieżka Mazdy, była częścią roku, w którym słońce było ponad horyzontem, po pewnym czasie ograniczonym przez moce ciemności. Ale korespondencja między pismami Indian i parsi nie kończy się tutaj. Istnieje silne uprzedzenie, związane z Pitjana, znalezione w późniejszej literaturze indyjskiej, i nawet to ma swoje odpowiedniki w pismach parsi. Hindusi uważają za niepomyślne śmierć człowieka podczas Pitjana i wielkiego. Mówi się, że wojownik Mahabharata. Bhihma, Czekał na swym łożu śmierci, aż słońce przejdzie przez przesilenie zimowe, ponieważ i Ayana, która jest synonimem Pityana, było wówczas rozumiane jako czas wymagany przez słońce podróżować od lata do przesilenia zimowego. Wiele fragmentów rozrzuconych po całej literaturze Upanishady potwierdza ten sam pogląd, opisując przebieg duszy człowieka zgodnie z jego śmiercią podczas Devayana lub Pityana. I wykazując wyraźną preferencję dla losu duszy człowieka, człowiek umierający na ścieżce Bogów lub. Davajana. Wszystkie te fragmenty zostaną znalezione w pchachary i na Trasie, 4, 2, 18, 21, gdzie Badaraja, pragnąc pogodzić wszystkie te fragmenty z praktyczną trudnością, jakiej można doświadczyć, gdyby śmierć w nocy Bogów była absolutnie bezlitosna z religijnego punktu widzenia? Zanotował swoją opinię, że nie wolno interpretować tych tekstów jako przewidywania niewygodne przyszłe życie każdego człowieka umierającego podczas Dach i Ajana lub Nocy Bogów. Aby zapoznać się z tekstem i dyskusją na ten temat, patrz Orion, S. 38. Wyt. 1955. Zobacz także Orion, S. 24, 26. Wyt. 1955, dlatego alternatywnie Badaraja dodaje, że fragmenty te mogą być wzięte w odniesieniu do joginów, którzy pragną osiągnąć szczególny rodzaj nieba po śmierci. Bez względu na to, co myślimy o tym poglądzie, w tej próbie Badaraja możemy wyraźnie zobaczyć wyraźną świadomość istnienia tradycji, która, jeśli nie wprowadził absolutnego zakazu śmierci podczas Nocy Bogów, w każdym razie wyraźnie odrzucał takie wydarzenia z religijnego punktu widzenia. Jeśli Pityana pierwotnie przedstawiał, jak stwierdzono powyżej, okres ciągłej ciemności, tradycję można łatwo i racjonalnie wyjaśnić, ponieważ, ponieważ Pityana oznaczała wtedy nieprzerwaną noc, ceremonie pogrzebowe każdego umierającego w tym okresie zostały odroczone do świtu pod koniec Pityana lub do rozpoczęcia Devayana. Nawet teraz śmierć w nocy jest uważana za niepomyślną, a pogrzeb zwykle odbywa się po świcie. Pisma Parsi są jeszcze bardziej wyraźne. W Wendidat, Fargardz V, 10 i 8, 4 pojawia się pytanie: Jak powinien postępować czciciel Mazdy, gdy śmierć ma miejsce w domu, gdy minęło lato i nadeszła zima? A Hura Mazda odpowiada: W takich przypadkach należy wykonać kata, rów. W każdym domu i tam powinno się pozwolić martwemu ciału leżeć przez dwie noce, trzy noce lub miesiąc, dopóki ptaki nie zaczną latać, rośliny rosną, po wodzie płyną, a wiatr wysusza wodę z ziemi. Biorąc pod uwagę fakt, że martwe ciało czciciela Mazdy musi zostać wystawione na słońce przed wysłaniem go do ptaków, jedynym powodem trzymania martwego ciała w domu przez jeden miesiąc wydaje się być to, że był to miesiąc z ciemności. Opis ptaków, które zaczynają latać, a powodzie płyną i tak dalej, przypomina jeden z opisów w Świtu Fikwedie i jest całkiem prawdopodobne, że wyrażenia tutaj oznaczają to samo zjawisko co o Fikwedie. W rzeczywistości wskazują na zimę całkowitej ciemności, podczas której zwłoki należy trzymać w domu, aby wystawić je na słońce pierwsze świtanie po długiej nocy. Patrz Infra rozdział 9. Jednak wygodniej będzie omówić te fragmenty, po zbadaniu całości dowodów wedyjskich na korzyść Domu Arktycznego. Odniosłem się do nich tutaj, aby pokazać pełną korespondencję między pismami hinduistycznymi i Parsi dotyczącymi dnia i nocy bogów oraz ich jednoznacznymi cechami polarnymi wskazującymi na istnienie wczesnego domu w kręgu polarnym. Te same tradycje znajdują się także w literaturze innych gałęzi rasy aryjskiej oprócz hindusów i parsów. Na przykład doktor Warren cytuje greckie tradycje podobne do tych, które omówiliśmy powyżej. Mówi się, że w odniesieniu do prymitywnej rewolucji nieba Anaksymenes porównał ruchy nieba we wczesnych dniach do obracania kapelusza mężczyzny na głowie. Patrz und, 10th et. ss. 192-200. Inny grecki pisarz jest cytowany aby pokazać, że z początku gwiazda polarna zawsze pojawiała się w zenidzie. Z Autorytetu Antoniego wynika również, że w Iliadzie i Odysei dwa rodzaje dni są nieustannie odnoszone do jednego roku, zwłaszcza gdy opisuje się życie i czyny bogów a pozostałe dwadzieścia cztery godziny. Noc bogów ma swoje odpowiedniki także w mitologii nordyckiej, która wspomina o zmierzchu bogów, oznaczając tym zwrotem czas, w którym rządy Odyna i Irsir, czyli bogów, dobiegną końca, nie na zawsze, ale aby zostać ponownie wskrzeszonym, powiedziano nam bowiem, że z martwego słońca wyrasta córka piękniejsza niż jej ojciec, a ludzkość zaczyna od nowa od wychowawcy życia i życia oblubienicy. Zobacz co ksa. Mitologia narodów aryjskich, strona 41, cytując Brown's Religion and Mythology of the of the North of Europe. Arts 15.1. Jeśli te tradycje i oświadczenia są poprawne, pokazują, że idea półrocznej nocy i dnia bogów jest nie tylko indoirańska, ale i indo i dlatego musiała pochodzić z pierwotnego domu Aryjczycy. Mitologia porównawcza zostanie pokazana w następnym rozdziale, w pełni popiera widok oryginalnego arktycznego domu rasaryjskich i nic dziwnego. Jeśli tradycje o jednym dniu i nocy sześciu miesięcy znajdują się nie tylko w wedyjskim i irańskim, ale także w literaturze greckiej i nordyckiej, wydaje się, że był to pomysł odziedziczony tradycyjnie przez wszystkie gałęzie rasy aryjskiej, a ponieważ ma charakter wyraźnie polarny. Wystarczy sam, aby ustalić istnienie arktycznego domu. Ale na szczęście dla nas nasz gmach nie musi być wzniesiony na tym samotnym filarze. Ponieważ istnieje wiele dowodów w literaturze wedyjskiej, która popiera teorię Arktyki, spełniając prawie wszystkie testy polarne i okołobiegunowe określone w ostatnim rozdziale. Długi, obracający się świt jest kolejną osobliwą cechą bieguna północnego, i zobaczymy w następnym rozdziale, że Rig wedyjska relacja o świcie jest zrozumiała tylko wtedy, gdy weźmiemy to jako odnoszące się do świtu polarnego bezpośrednio wspomniany w Ikwedzie, ich codzienne dotarcie do tego samego wyznaczonego miejsca, wszystkie wskazują na zespół 30 ściśle zgromadzonych świtów. Podsumowanie wyników, ustalenie polarnego charakteru wedyjskich świtów, możliwa zmiana czasu trwania wedyjskich świt wyjaśniono legendę o rozbiciu samochodu dawny przez Indre, bezpośrednie fragmenty pokazujące, że tak opisywane świty były wydarzeniami z dawnej epoki, Charakter Wedic dawns polar. Kowajda, jak widzieliśmy, nie zawiera wyraźnych odniesień do dnia i nocy trwającej sześć miesięcy, chociaż brak jest więcej niż uzupełniony równoległymi fragmentami pism irańskich. Ale w przypadku świtu, długiego ciągłego świtu z jego obrotowymi świetnościami, co jest szczególną cechą bieguna północnego, na szczęście nie ma takich trudności. Uma, lub bogini świtu. Jest ważnym i ulubionym bóstwem wedyjskim i jest celebrowana w około 20 hymnach wedy i wspomniana ponad 300 razy, czasem w liczbie pojedynczej, a czasem w liczbie mnogiej. Hymny te, według Muira, należą do najpiękniejszych, jeśli nie najpiękniejszych, w całej kolekcji, a bóstwo, do którego są skierowane, jest uważane przez Mastonella za najbardziej wdzięczne dzieło poezji wedyjskiej. Nie ma już żadnej uroczej postaci w opisowych tekstach religijnych jakiejkolwiek innej literatury. Patrz oryginalne teksty sanskryckie Muira, t. V. s. 181, i mitologia wedyjska Macdonella. s. 46. Krótko mówiąc, Uma lub Bogini świtu jest opisany w hymnach kwedy z większą niż zwykle pełnią, a jeszcze ważniejsze dla naszego celu jest to, że fizyczny charakter bóstwa nie jest przynajmniej zasłonięty opisem lub personifikacją hymnów. Mamy zatem doskonałą okazję do udowodnienia słuszności naszej teorii, pokazując, jeśli to możliwe, że najstarszy opis świtu ma naprawdę charakter polarny. A priori nie wydaje się prawdopodobne, aby poeci wedyjscy mogli tak zachwycić się krótkotrwałym świtem strefy tropikalnej lub strefy umiarkowanej, ani że tak wiele obaw związanych z nadchodzącym świtem powinno być wyjaśnione. Po prostu dlatego, że wedyjscy bardowie nie miał światła elektrycznego ani świec do użycia podczas krótkiej nocy krótszej niż 24 godziny. Ale hymny o świcie nie zostały jeszcze zbadane z tego punktu widzenia. Wydaje się, że milcząco przyjęli to wszyscy tłumacze wet wschodnich i zachodnich, że umaik weda może być niczym innym jak świtem, który znamy w strefie tropikalnej lub umiarkowanej. To, że jaska i saja są taką myślą, jest dość naturalne, ale nawet zachodni uczeni przyjęli ten sam pogląd prawdopodobnie pod wpływem teorii, że płaskowyż Azji Środkowej był pierwotnym domem rasy Aryjskiej. Dlatego kilka wyrażeń w hymnach świtu, które w innym przypadku sugerowałyby badanie dotyczące fizycznego lub astronomicznego charakteru wydejskiego świtu, zostały zignorowane lub w jakiś sposób wyjaśnione przez uczonych, którzy z pewnością mogliby rzucić więcej światła na podmiot, gdyby nie były pod wpływem wyżej wspomnianego założenia. Właśnie o takich fragmentach jesteśmy tutaj głównie zainteresowani i wkrótce zobaczymy że jeśli zostaną one zinterpretowane w sposób naturalny, w pełni ustalą polarną naturę wedejskiego świtu. Pierwszą wskazówkę dotyczącą długiego czasu wedejskiego świtu uzyskano ota Itareja Brahma a4, 7. Przed rozpoczęciem ofiary Gawa Majana należy długo recytować nie mniej niż tysiąc wersetów, które mają być recytowane przez kapłana Choti. Ta szwinna siastra, jak się ją nazywa, jest skierowana do Agni. Uma i Ashfina, którzy bóstwa rządzą pod koniec nocy i na początku dnia. Jest to najdłuższa recytacja, która ma być recytowana przez Choti, a czas na recytację następuje po północy, kiedy ciemność nocy zostanie wkrótce ulga w świetle świtu Nir. 12. I. Ashv. SHR. Sutra. 6, 5, 8. Nir. 12. 1. Ten sam okres odnosi się również do Oikoweda, 7, 67, 2 i 3. Szastra jest tak długa, że gorący ja, który musi to wyrecytować, kieruje się, by odświeżyć się, pijąc wcześniej roztopione masło po poświęceniu trzykrotnie jego części, ajt. Bieżącego roku 4, 7, aż w. SHR. Sutra, 6, 5, 3. Powinien jeść khe. Zauważa i Tareja Brahma, zanim zacznie powtarzać. Podobnie jak w tym świecie wózek lub powóz dobrze się rozmazuje, jeśli zostanie posmarowany, olejem, więc jego powtarzanie przebiega dobrze, jeśli zostanie posmarowany khe, poprzez zjedzenie go. Patrz Translation of Fight. Bieżącego roku S. 270. Oczywiste jest, że jeśli taka recytacja musi zostać zakończona przed wschodem słońca albo chod i muszę rozpocząć swoje zadanie wkrótce po północy, gdy jest ciemno, w przeciwnym razie czas świtu musi być wystarczająco długi, aby kapłan mógł dokończyć recytację na czas po rozpoczęciu recytacji przy pierwszym pojawieniu się światła na horyzoncie zgodnie z zaleceniami. Pierwsze przypuszczenie nie wchodzi w rachubę, ponieważ jest wyraźnie ustanowione, że siastry nie będą recytowane, dopóki światło nocy nie rozjaśni ciemności. Tak więc między pierwszym pojawieniem się światła a wschodem słońca musiał być w tamtych czasach wystarczająco dużo czasu, aby wyrecytować długą, chwalebną pieśń, złożoną z tysiąca wierszy. Nie, w Taitirya Sahita 2, 1, 10, 3 powiedziano nam, że czasami recytacja siast rozpoczęła się we właściwym czasie, kończyła się na długo przed wschodem słońca, a w takim przypadku Sahita wymaga. Aby pewien należy składać ofiary ze zwierząt. Falajana zaleca, aby w takim przypadku odmawianie było kontynuowane aż do wschodu słońca poprzez recytowanie innych hymnów, aż w SS 6, 5, 8, podczas gdy Apastamba, SS 14, 1 i 2, po wzmianku o poświęceniu, o którym mowa w hicie Taityriasa, dodaje – że w takim przypadku można odmówić wszystkie 10 Maalik Veda. Aż w. SS6, 5, 8. A PASTAMBA 14, I I 2. Pierwszym z tych dwóch śród jest reprodukcja TS2, 1, 10, 3. Z tego wynika, że faktyczne wznoszenie się słońca nad horyzontem było zjawiskiem często opóźnionym ponad oczekiwania, w tych dniach i w kilku miejscach w Taitirya Sahita 2. 1, 2, 4 por. Także TS 2, 1, 4, 1, powiedziano nam, że dewy musiały wykonać prajas hitta, ponieważ słońce nie świeciło zgodnie z oczekiwaniami. Innym wskaźnikiem długiego czasu świtu jest tajt Tiryasa hitta, 8, 2. 20. Wymieniono tutaj 7 oblacji, 1 do uma, 1 do wyłuchi, 1 do udechjat, 1 do udyat. Jeden do udita, jeden do suwarga i jedna do loki. Pięć z nich jest najwyraźniej przeznaczonych na świt w pięciu formach. Tajt Tirjabrachma, a, trzy, osiem, szesnaście, cztery, wyjaśnia pierwsze dwa, mianowicie uchaz i wyłki, odnosząc się do świtu i wschodu słońca, a raczej nocą i dniem, ponieważ według Brahma ma noc, a wyłki dzień. Tajt bieżącego roku 3 osiem, szesnaście, cztery ale chociaż możemy uznać to za poprawne i przyjmujemy, że uma i wył są przedstawicielami nocy i dnia, ponieważ ten pierwszy sygnalizuje koniec nocy, a drugi początek dnia, wciąż musimy uwzględnić trzy oblacje, a mianowicie jeden do świtu, który ma powstać, udechjat, jeden do wschodzącego świtu, udiat i jeden do świtu, który powstał, udita, z których pierwsze dwa są według Taitiria Brahma, które zostaną ofiarowane przed wschodzące słońce. Teraz świt w strefie tropikalnej jest tak krótki, że trzykrotna różnica między świtem, który wkrótce wstanie, świtem, który wstaje, a świtem, który wstał lub który jest w pełni rozbudzony, wiłki, jest rozróżnienie bez różnicy. Musimy zatem utrzymywać, że świt, który dopuszczał taki różnorodny podział dla praktycznego celu poświęcenia, był długim świtem. Potrójny podział świtu nie wydaje się być nieznany poetom i Ikwedy. Albowiem w 8, 41, 3, kochani Warła, powiedzieli, że powodzili dla niego trzy świty, a fraza Tistradanu Hitraf i, 174, 7, trzy świty oświetlone rosą wydają się być o których mowa. Istnieją inne fragmenty fikowidnie przecinek, w których świt proszony jest o nieopóźnianie lub spóźnianie się długo, aby słońce nie zostało spalone, jak złodziej. V. 79. 9. A. W 2. 15. 6. mówi się, że wierzchowce świtu są powolne, a jawasa, co pokazuje, że ludzie byli czasami zmęczeni widząc świtu utrzymujące się długo na horyzoncie. Ale jeszcze bardziej niezwykły i frazą Tistradanuchitra w I. 174, 7. Wydaje się, że mówi się o trzech świtach oświetlonych rosą. Istnieją inne fragmenty Fikuwegię przecinek, w których świt proszony jest o nieopóźnianie lub spóźnianie się długo, aby słońce nie zostało spalone jak złodziej. V. 79, 9, A2. 15, 6. Mówi się, że wierzchowce świtu są. Powolne, ajawasa, co pokazuje, że ludzie byli czasami zmęczeni, widząc świtu utrzymujące się długo na horyzoncie. Ale jeszcze bardziej niezwykły i frazą Tistradanów Hitraf i 174, 7 wydaje się, że mówi się o trzech świtach oświetlonych rosą. Istnieją inne fragmenty fikownie przecinek, w których świt proszony jest o nieopóźnianie lub spóźnianie się długo, aby słońce nie zostało spalone jak złodziej. V 79, 9, a w 2, 15, 6 mówi się, że wierzchowce świtu są powolne, a jawasa, co pokazuje, że ludzie byli czasami zmęczeni widząc świtu utrzymujące się długo na horyzoncie. Ale jeszcze bardziej niezwykły. Stwierdzenie znajduje się w I, 113, 13, gdzie poeta wyraźnie twierdzi, bogini uświtała nieustannie lub wiecznie. Czas w dawnych czasach, pura, przymiotnik tama, najtrwalszy, stosuje się do świtów i 118, 11. Ponownie samo istnienie i użycie dwóch takich słów, jak u i wisuchi, samo w sobie jest dowodem na długi czas świtu, bo jeśli świt był krótki, nie było praktycznej konieczności mówienia o stanie pełnego rozkwitu w świtu jak miało to miejsce kilka razy w Ikwedie. Wyrażenie Uhasach Wiuchaal pojawia się bardzo często w Ikwedie i zostało przetłumaczone słowem na początku świtu. Ale wydaje się, że nikt nie podniósł pytania, dlaczego dwa oddzielne słowa, z których jedno pochodzi od drugiego po prostu przez przedrostek przy imkawi, powinny być użyte w związku z tym. Słowa są tworzone w celu opisania pomysłów a gdybyś nie i nie był zobowiązany do oznaczenia dwóch różnych zjawisk, nikt, szczególnie w tych wczesnych dniach, nie miałby ochoty używać wyrażenia, które dla wszystkich zwykłych celów był zbędne. Ale te fakty, jakkolwiek sugestywne, nie mogą być uważane za rozstrzygające i dlatego przejdziemy teraz do bardziej wyraźnych fragmentów hymnów dotyczących czasu wedejskiego świtu. Pierwszy werset, który chciałbym zacytować w tym kontekście, to i 113, i 113.10. Kjati Ayat Samaya Pchawati Jawyuchury aż Hanunam wyuch Hananu Purwaki Patewa Waszana Praditchana johamana Abchireti. Pierwsza ćwierć wersu jest raczej trudna. Są to słowa kiati Ayat Samaya Pchawati Asaya, za którym podąża Wilson, rozumie Samaya znaczy blisko. Prof Max Miller tłumaczy Samaya gr omos. Lat, simul, przez razem, od razu, podczas gdy Roth, Grassmann i Aufrecht traktują sama Pchawati jako jedno wyrażenie oznaczające to, co interweniuje między nimi. Patrz, Petersburg Lexicon, Grassmann z Worterbuch, S.V. Samaja, oraz Muirso's Texts. t. V. S. 189. W ten sposób powstały trzy różne tłumaczenia tego wersetu, Wilson. Posaja, na jak długo okres, czy powstały świty? Na jak długo będą wzrastać? Nadal pragnąc dać nam światło, upełni funkcję tych, którzy odeszli wcześniej i świecą jasno, postępuje wraz z innymi, które mają nastąpić. Griffith, za Maxem Millerem, ile czasu i oni będą razem, świty, które mają. Świeciło i dawnc zabłysnąć później? Tęskni za dawnymi świtami z niecierpliwością i chętnie liśnij wraz z innymi. Mój, po Eufrechcie, jak wielki jest odstęp między świtami, które powstały, a tymi, które jeszcze nie powstają? Utęsknij za tęsknotami za dawnami i chętnie świeci wraz z innymi, które nadejdą, ale pomimo tych różnych interpretacji znaczenie tego wersetu jeśli chodzi o postawione przed nami pytanie, można łatwo zebrać. Istnieją dwa zestawy świtów, jeden z tych, które minęły, a drugi z tych, które jeszcze nie zabłysną. Jeśli przyjmiemy tłumaczenia Wilsona i Griffitha, oznacza to, że te dwie klasy świtów razem wzięte zajmują tak długi okres czasu, aby postawić pytanie, jak długo będą razem. Innymi słowy, dwie klasy świtów razem wzięte trwały tak długo, że ludzie zaczęli zastanawiać się, kiedy kończą, czy umierają. Z drugiej strony, jeśli przyjmiemy tłumaczenie Aufrechta, wydaje się, że długi okres interweniował między przeszłością a nadchodzącym świtem lub innymi słowy nastąpiła długa przerwa lub przerwa w regularnej sekwencji tych świtów. W pierwszym przypadku opis jest możliwy tylko wtedy, gdy założymy, że czas świtów był bardzo długi, znacznie dłuższy niż to, co widzimy w strefie umiarkowanej lub tropikalnej podczas gdy w drugim przypadku należy wziąć długą przerwę między świtami przeszłości i teraźniejszości, aby odnieść się do długiej pauzy lub nocy, która ma miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem drugiego zestawu świtów, zjawisko, które jest możliwe tylko w regiony arktyczne. Tak więc, bez względu na to, jaką interpretację przyjmiemy, długi świt lub długą noc między dwoma zestawami świtów, opis jest zrozumiały. Tylko jeśli weźmiemy go w odniesieniu do wspomnianych wcześniej warunków polarnych. Wydaje się jednak, że omówione poniżej fragmenty wedyjskie potwierdzają pogląd Saya lub Maxa Millera. Mówi się o wielu świtach, niektóre o przeszłości, a niektóre jeszcze przed nami mówi się, że obie grupy przebywają w bardzo długich odstępach czasu. To wydaje się być prawdziwym znaczeniem wersetu ale nie kładąc dużego nacisku na żadne szczególne znaczenie dla teraźniejszości. Wystarczy, aby nasz cel wykazał, że nawet przyjmując renderinga u frechta, nie możemy uciec od konieczności uczynienia opisu odniesieniem do warunków polarnych. Ten werset jest dziesiąty w hymnie i można zauważyć, że w trzynaście wersecie tego samego hymnu powiedziano nam, że w dawnych czasach wiecznie szaszwat świeciła bogini, wyraźnie wskazując, że świt, we wczesnych dniach, trwał długo. Poniższy werset jest jednak jeszcze bardziej wyraźny i decydujący w tej kwestii. Siódma ma alas i kwedy zawiera wiele hymnów o świcie. W jednym z nich, 776 poeta, po stwierdzeniu w pierwszych dwóch wersetach, że świty podniosły swój sztandar na horyzoncie ze swoją zwykłą świetnością, wyraźnie mówi nam, werset 3 że okres kilku dni upłynęło między pierwszym pojawieniem się świtu na horyzoncie a faktycznym wschodem słońca, które nastąpiło po nim, ponieważ werset jest bardzo ważny dla naszego celu. Poniżej tekstu pada podaje słowo między wierszami do tłumaczenia słów. Tanita hanilbahulana sant hoseverile daizmanverea prach namutitasuryasy, a którejś po powstaniu słońca yata pariareiwa aharanti, z której ku kochankowi idąc dalej yuha Tata i na na jati iwa kreska o dawni wast nie widziałem już porzucenia, kobiety, tak jak ja podążyłem za saja i dzieląc tekst jara iwa sahita na tekst jare plus iwa, a nie jara plus iwa, jak zrobił to szakala w tekście pada, for jare plus iwa czyni to porównanie bardziej odpowiednim, niż gdybyśmy porównali nas jak z jarach. Dosłownie przetłumaczone werset oznacza zatem, zaprawdę, wiele było tych dni. Które były przed powstaniem słońca i o których, o świcie. Widziałeś, jak szedłeś dalej, jak do kochanka, a nie jak, kobieta, która się porzuca. Biorę pari z jata, co oznacza, że świt biegnie po dniach. Tak rozumiane jata pari oznacza po którym, lub o którym. Saja na równi z tatą i Griffithem renderuje jata odtąd. Ale te konstrukcje nie zmieniają w sposób istotny znaczenia drugiej połowy wersetu, chociaż zrównanie z jata pozwala nam przyjąć drugą linię jako klauzulę przymiotnikową, czyniąc znaczenie bardziej zrozumiałym. W 4, 52, 1 mówi się, że świt świeci po swojej siostrze, trwasu pari, i pari, z. Ablacyjny, niekoniecznie oznacza od w każdym przypadku, ale jest używany w różnych zmysłach. Jak na przykład w 3, 5, 10, gdzie występuje wrażenie Becha i Gubhya Pari, jest przez na równoważny dla ze względu na pchigusa. podczas gdy SAJA parafrazuje PARI PARITA PARITA wokół. W rozważanym wersecie możemy zatem traktować na równi z JATA i rozumieć wrażenie jako po, w przybliżeniu lub w pobliżu którego, dni. Należy również pamiętać, że w podobieństwie musi istnieć wrażenie odpowiadające jarę, a otrzymamy je tylko wtedy, gdy będziemy interpretować Jata Pari w sposób zaproponowany powyżej. Jeśli teraz przeanalizujemy werset, okaże się, że składa się on z trzech klauzul jednej zasadniczej i dwóch przymiotnikowej. W głównym oświadczeniu stwierdza się, że tych dni było wiele. Demonstracyjne Tetani, to je. Po których następują dwa zdania względne: Japrachinam i C, i Jatrapari i C. Pierwszym z tych stanów jest to, że dni, o których mowa w głównej klauzuli, to te, które poprzedziły wschód słońca. Gdyby jednak dni poprzedzały powstanie słońca, można by pomyśleć, że były one przepełnione ciemnością. Dlatego poeta dodaje dalej, w drugiej klauzuli względnej, że chociaż dni te były przed wschodem słońca, były one jednak takie, że świt poruszał się za nimi lub wokół nich jak po samotniku, a nie jak kobieta, która porzuca. Krótko mówiąc, werset stwierdza jednoznacznie: jeden, że wiele dni, bachulani achani, minęło między pojawieniem się pierwszych porannych promieni i wschodu słońca oraz, dwa, że w te dni wiernie uczestniczył świt, co oznacza, że cały okres był ciągłym świtem który nigdy nie zniknął w tym czasie. Słowa, które stoją, nie przekazują żadnego innego znaczenia poza tym i musimy teraz zobaczyć, jak daleko jest to dla nas zrozumiałe. Dla komentatorów wiersz jest idealną łamigłówką. Zatem Saja nie rozumie, w jaki sposób słowo dni Ahani można zastosować do okresu poprzedzającego wschód słońca, albowiem, powiada on, słowo dzień, Aha. Jest używane jedynie do oznaczenia takiego okresu czasu, jaki jest zainwestowany w światło świtu. Potem znów wyraźnie nie rozumie, jak można powiedzieć, że upłynęło wiele dni między pierwszymi promieniami świtu i wschodu Słońca. Były to poważne trudności dla Saja, a jedynym sposobem na pokonanie ich było narzucenie słów nienaturalnego zmysłu i nadanie im zrozumiałego znaczenia. To nie było trudne zadanie dla Saja. A. Słowo ahani, które oznacza dni, było jedyną przeszkodą na jego drodze i zamiast przyjąć je w takim sensie, w jakim jest ono używane, bez wyjątku, wszędzie fikowajda, wrócił do korzenia, oznaczanie i interpretowane jako równoważne światłu lub świetności. Achan pochodzi od korzenia ach, lub filologicznie dach, palić lub świecić, a achan oznacza świt pochodzi z tego samego korzenia. Etymologicznie Ahani może zatem oznaczać blask, ale pytanie brzmi, czy jest ono wszędzie używane i dlaczego powinniśmy tutaj porzucić zwykłe znaczenie tego słowa? Odpowiedź Saja jest podana powyżej. Jest tak, ponieważ słowo Dzień Ahan może, według niego, być stosowane tylko do okresu po wschodzie słońca i przed zachodem słońca. Ale to rozumowanie nie jest rozsądne, ponieważ da 6, 9. Jeden Acha odnosi się zarówno do ciemności, jak i do jasnego okresu czasu, ponieważ Werset mówi Jest ciemny dzień Acha, jasny dzień Acha. To pokazuje, że poeci wedyjscy mieli zwyczaj używać słowa Acha, dzień, aby określić okres pozbawiony światła słonecznego. Saya wiedział o tym, a w swoim komentarzu doj 185. 4 wyraźnie mówi że słowo acha może obejmować noc. Jego prawdziwa trudność była inna, a mianowicie niemożność przypuszczenia, że od pierwszego pojawienia się światła i wschodu słońca mógł upłynąć kilka dni, i wydaje się, że trudności tej doświadczyli nawet zachodni uczeni. W ten sposób profesor Ludwig w sposób materialny przyjmuje pogląd Saja i interpretuje werset w celu oznaczenia, że świetności świtu były liczne i że pojawiają się albo przed wschodem słońca, albo, jeśli Prachinam będzie inaczej interpretowany na wschodzie przy wschodzie słońca. Roth i Grassman wydają się interpretować Prachinam w ten sam sposób. Griffith tłumaczy Achani rano, a Prachinam wcześniej. Jego interpretacja wersetu przebiega w ten sposób, wielka jest, prawdę mówiąc, liczba poranków, które były wcześniej podczas powstania słońca. Skoro Ty, świcie, widziałeś, jak naprawiasz swoją miłość, jak już go nie opuszczasz. Ale Griffith nie tłumaczy, co rozumie, wyrażeniem kilka poranków, które były wcześniej w czasie powstania słońca. Sprawa jest zatem ograniczona do tego. Słowo achan, którego achani, dni, jest formą w liczbie mnogiej, może być zwykle interpretowany jako oznaczający 1. okres czasu między wschodem i zachodem słońca, 2. nycthemeron, jak w przypadku 360 dni w roku, lub 3. miara czasu oznaczająca okres 24 godzin, niezależnie od tego, czy słońce znajduje się powyżej, czy poniżej horyzontu jak w przypadku długiej arktycznej nocy 30 dni. Czy mamy zatem porzucić wszystkie te znaczenia i zrozumieć Achani w znaczeniu blasku w rozważanym wersecie? Jedyną trudnością jest uwzględnienie wielodniowego odstępu między pojawieniem się sztandaru świtu na horyzoncie a pojawieniem się nad nim kuli słońca, trudność ta znika, jeśli opis odnosi się do świtu w regionach polarnych lub około obiegunowych. To jest prawdziwy klucz do oznaczenia tego i podobnych innych fragmentów, które zostaną zanotowane poniżej, a pod jego nieobecność wykorzystano wiele sztucznych urządzeń, aby te fragmenty były dla nas w jakiś sposób zrozumiałe. Ale teraz nic takiego nie jest konieczne. W odniesieniu do słowa dni zaobserwowano, że często mówimy noc kilku dni lub noc kilku miesięcy, opisując zjawiska polarne. W takich wyrażeniach słowo dzień lub miesiąc oznacza po prostu miarę czasu równą 24 godziny lub 30 dni. I nie ma nic niezwykłego w okrzyku poetryk wedejskiego, że wiele było dni między pierwszymi promieniami świtu i faktycznym wschodem słońca. Widzieliśmy również, że na biegunie można całkiem dobrze oznaczyć okresy 24 godzin obrotami sfery niebieskiej lub gwiazd około obiegunowych, a mieszkańcy tego miejsca mogliby a raczej musieli to nazwać dniami. W pierwszym rozdziale Starego Testamentu powiedziano nam, że Bóg stworzył niebo i ziemię, a także światło pierwszego dnia, podczas gdy słońce powstało czwartego, aby oddzielić dzień od nocy i rządzić dzień. Tutaj słowo dzień jest używane do oznaczenia okresu czasu jeszcze przed stworzeniem słońca, a tym bardziej nie może być niewłaściwym używanie go do oznaczania czasu przed wschodem słońca. Dlatego nie musimy wpływać na hiperkrytycznego ducha w badaniu tego wyrażenia wedyjskiego. Jeśli Saja zrobił to, to dlatego, że nie wiedział tyle o regionach polarnych, jak my teraz. Nie mamy takiej wymówki i dlatego musimy przyjąć znaczenie wynikające z naturalnej konstrukcji i czytania zdania. Jest zatem jasne, że werset ten, trzy wyraźnie opisuje świt trwający nieprzerwanie przez wiele dni. Co jest możliwe tylko w regionach arktycznych. Omówiłem ten fragment na tyle długo, ponieważ historia jego interpretacji wyraźnie pokazuje, jak pewne fragmenty Fikowedie, które są dla nas niezrozumiałe pomimo ich prostej dykcji, zostały potraktowane przez komentatorów, którzy nie wiedzą, co zrobić z nich, jeśli czytane w sposób naturalny. Ale aby kontynuować ten temat, zauważyliśmy że świt polarny można podzielić na 24-godzinne okresy ze względu na obwody, które okrąża horyzont. W takim przypadku możemy bardzo dobrze mówić o tych podziałach jako o tak wielu dziennych świtach po 24 godziny każdy i stwierdzić, że tak wiele z nich już minęło, a tak wiele jeszcze przed nami, tak jak uczyniono w wersecie, i, 113, 10, omówiono powyżej. Możemy także powiedzieć, że minęło tak wiele dziennych świtów, a jednak słońce nie wstało, jak w 2, 28, 9 wersecie skierowanym do Warła, w którym poeta prosi bóstwo o następujący dar. Para jessa savirathamat kritani ma na rajana nanyaka itena pchoja ma wyłcha, innu pchujasi ruchasa, no i Iwan Warła ta szatchi w dosłownym tłumaczeniu oznacza to, usun daleko moje długi, grzechy. Czyż nie mogę, królu? Być pod wpływem działań innych zaprawdę wiele świtów ma nie do końca wi błysnęło owarła. kieruj się, abyśmy podczas nich żyli para i asawi kritani ma ahamraya nanyaka it tena phoja ma wyłcha innu phujashi no i iwan ta kreska w dosłownym tłumaczeniu oznacza to usuń daleko moje długi grzechy czyż nie mogę królu. Być pod wpływem działań innych. Zaprawdę, wiele świtów, ma, nie do końca, wi, błysnęło. O varua. Kieruj się, abyśmy podczas nich żyli. Para i asawi hamad kritani ma ahamraya na nanyaka itena phoja ma wyłcha, innu pchujasi ruchasa, no i iwan warła ta kreska w dosłownym tłumaczeniu oznacza to, usuń daleko moje długi, grzechy. Czyż, nie mogę, królu? Być pod wpływem działań innych. Zaprawdę, wiele świtów, ma, nie do końca, wi, błysnęło. Owarła. Kieruj się, abyśmy podczas nich żyli. Pierwsza część tego wersetu zawiera modlitwę zwykle skierowaną do bogów i nie mamy nic do powiedzenia na ten temat, jeśli chodzi o omawiany temat. Jedynym wrażeniem, które należy omówić, jest pchujasi uchasa a w trzecim kwartale wiersza. Pierwsze dwa słowa nie stanowią trudności. Oznaczają wiele świtów. Teraz a jest imię słowem ujemnym z wyłcha, które ponownie pochodzi od tuchta z prefiksem wi. Odniosłem się do rozróżnienia między ucha a wyłchi sugerowanym przez potrójny lub pięciokrotny podział świtu. Wyłcześć, zgodnie z tajtyria Brahma, oznacza dzień lub. Raczej błyskanie świtów wschód słońca. A zatem słowo a plus v plus ucha oznacza nie w pełni rozbłysło w wschód Słońca. Ale Saja i inni nie wydają się mieć na uwadze tego rozróżnienia między znaczeniami uma i wyłki, a jeśli tak, to nie wiedzieli ani nie myśleli o fenomenie długiego ciągłego świtu w regionach arktycznych świtu, który trwał kilka dni, zanim na horyzoncie pojawiła się kula Słońca. Wyrażenie pchujasi ucha sa wyłcha. Które dosłownie oznacza wiele świtów, jeszcze nie świtało lub w pełni błysnęło, było zatem zagadką dla tych komentatorów. Każdy świt, jak widzieli, następował po wschodzie słońca, i dlatego nie mogli zrozumieć, jak wiele świtów można opisać jako nie w pełni rozbłysło. Wyjaśnienie było zatem koniecznością i zostało uzyskane przez przekształcenie, w pewnym sensie, przeszłego biernego imię słowy a wyłchaw imię słów przyszły a wyrażenie to zostało przetłumaczone jako w czasie świtów, dni, które jeszcze nie świtały lub innymi słowy w nadchodzących dniach. Ale interpretacja jest na pierwszy rzut oka napięta i sztuczna. Gdyby zaplanowano przyszłe dni, pomysł mógłby być łatwiejszy i krótszy. Poeta najwyraźniej mówi o rzeczach obecnych i biorąc wiółż za oznaczenie tego, co to dosłownie oznacza, możemy łatwo i naturalnie zinterpretować to wyrażenie w ten sposób, że chociaż wiele świtów, oznacza wiele dziennych przedziałów czasu, podczas których świt trwały, minęły, ale to nie jest wyłcha, oznacza to, że kula słońca nie wyłoniła się jeszcze za horyzontu i że warła powinna chronić czciciela w danych okolicznościach. W Ikweda istnieje wiele innych wyrażeń, które dodatkowo wzmacniają ten sam pogląd. W związku z tym, odpowiadając z pas w powyższym fragmencie, mamy przymiotnik purwi wiele użyty w cztery, dziewiętnaście, osiem i sześć, 28, osiem, do oznaczenia liczby świtów, wyraźnie pokazując, że liczbowo zamierzone jest więcej niż jeden świt. O świtach ponownie nierzadko mówi się w liczbie mnogi mnogificowedzie, a fakt ten jest dobrze znany wszystkim uczonym wedyjskim. I tak w i. 92. Który jest hymnem świtu, Bart rozpoczyna swoją pieśń charakterystycznym, wyraźnym okrzykiem te, eta, tote, tya. świty, uhasa, które pojawiły się na horyzoncie i to samo wyrażenie pojawia się ponownie w 7, 78, 3. Jaska wyjaśnia liczbę mnogą uhasa, uznając, że jest ona używana tylko honorowo, nirukta 12, 7, podczas gdy Saja interpretuje to jako odnoszące się do liczby bóstw, które kierują porankiem. Zachodni uczeni nie poprawili tych wyjaśnień, a profesor Max Miller po prostu zadowala się obserwowaniem, że wedyjscy bardowie, mówiąc o świcie, czasami używali liczby mnogiej, tak jakbyśmy używali liczby pojedynczej. Ale mała refleksja pokaże, że żadne z tych wyjaśnień nie jest zadowalające. Jeśli liczba mnoga jest honorowa, dlaczego zmienia się ją w liczbę pojedynczą zaledwie kilka wierszy po tym samym hymnie? Z pewnością poeta nie chce zwracać się do świtu z szacunkiem tylko na wstępie, a potem zmienić swój adres i przyjąć znajomy ton. Nie jest to jednak jedyny sprzeciw wobec wyjaśnienia jaska. Wedyjscy poeci używają różnych porównań, aby opisać pojawienie się świtów na horyzoncie, a ich analiza przekona każdego. Że liczba mnoga zastosowana w odniesieniu do świtu nie może być jedynie honorowa. Zatem w drugim wierszu I, 92, jeden dawns porównuje się do szeregu wojowników Decha i Hawa, a w trzecim wersecie tego samego hymnu porównuje się je do kobiet, Nari, aktywnych w ich zawodach. Mówi się, że pojawiają się na horyzoncie jak fale tapam na Urmaja, w 6, 64. Jeden lub jak filary posadzone w ofierze Atkwarekhu z Farawa, w 4, 51, 2. Jesteśmy znowu powiedział, że działają jak ludzie w szeregu Wiszona na Jukta lub postępują jak oddziały Bydła Gawam na Sarga, odpowiednio w 7, 79, 2 i 4, 51, 8. Są oni opisywani jako wszyscy podobni smutnie i mówi się, że mają jeden umysł lub działają harmonijnie 4, 51, 6 i 7, 76, 5. W ostatnim wersecie poeta ponownie informuje nas, że nie walczą ze sobą mitka na jatantę, chociaż żyją wspólnie w tej samej zagrodzie samane urwę. Wreszcie fix 88, 18 poeta wyraźnie zadaje pytanie, ile ognia, ile słońc i ile jest świtów, uchasa? Gdyby do świtu zwracano się w liczbie mnogi po prostu z szacunku dla bóstwa, to gdzie istniała konieczność poinformowania nas, że nie kłócą się, chociaż są zgromadzeni w tym samym miejscu? Wyrażenia fale wód lub ludzie w szeregu i tak dalej są zbyt zbyt wyraźne, aby można je było tłumaczyć jako honorowe. Saja zdaje się dostrzegać tę trudność i prawdopodobnie z tego samego powodu zaproponował wyjaśnienia nieco inne niż Jaska. Ale niestety wyjaśnienie Saja nie rozwiązuje trudności, ponieważ wciąż pozostaje pytanie, dlaczego bóstwa kierujące świtem powinny być liczniejsze niż jeden. Z tego, co wiem, jedynym innym wyjaśnieniem jest to, że liczba mnoga odnosi się do świtów w kolejne dni w ciągu roku, kiedy postrzegamy je w strefie umiarkowanej lub tropikalnej. Zgodnie z tą teorią w ciągu roku będzie 360 świtów. A każdego dnia wschodzi słońce. To wyjaśnienie może na pierwszy rzut oka wydawać się wiarygodne. Ale przy bliższym zbadaniu okaże się, że wyrażeń używanych w hymnach nie można pogodzić z tą teorią. Gdyby bowiem 360 świtów, wszystkie oddzielone 24-godzinnymi odstępami, były zamierzone liczbą mnogą używaną w wierszach wedyjskich, nie ma poety, z wszelkimi słuszności, mówiłby o nich, tak jak w i. 92, 1, używając podwójnego zaimka eta i tak jakby wskazywał na zjawisko fizyczne przed sobą. Nie możemy też zrozumieć, jak powstaje 360 rozłożone na cały rok, można go opisać jako postępujący jak ludzie ustawieni w szeregi do bitwy. Absurdem jest znowu opisanie 360 świtów roku jako zebranych w tej samej zagrodzie i nie walczących ze sobą ani nie kłóciących się ze sobą. Jesteśmy zatem zmuszeni dojść do wniosku, że Ikweda mówi o zespole lub grupie świtów, nieprzerwanych lub nieprzerwanych przez światło słoneczne, abyśmy, jeśli będziemy o tym myśleć, możemy uznać je za jeden długi ciągły świt. Jest to całkowicie zgodne z omówionym powyżej stwierdzeniem, mianowicie, że upłynęło wiele dni między pierwszym pojawieniem się światła na horyzoncie a powstaniem Słońca, 7, 76. 3. Dlatego nie możemy zaakceptować wyjaśnienia kolejnych świtów ani wyjaśnienia jaska ani saja a dotyczące użycia liczby mnogiej w tym przypadku. Faktem jest, że świt wedyjski reprezentuje jedno długie zjawisko fizyczne, o którym można mówić w liczbie mnogiej, zakładając, że można je podzielić na mniejsze części dzienne. W ten sposób widzimy, że uzajął się czasem w liczbie mnogiej, a czasem w liczbie pojedynczej. Nie ma innego wyjaśnienia, na podstawie którego moglibyśmy wyjaśnić i wyjaśnić różne opisy świtu znalezione w różnych hymnach. Ale w celu rozstrzygnięcia sprawy, Taittiriya Sahita, 4, 3, 11, wyraźnie stwierdza, że świtami jest trzydzieści sióstr lub, innymi słowy, jest ich trzydzieści i że krążą w kółko w pięciu grupach, osiągając to samo wyznaczone miejsce i ten sam standard dla wszystkich. Można powiedzieć, że cała ta Anuwaka jest hymnem o świcie złożonym z piętnaście wersetów, które są używane jako mantry do układania niektórych symbolicznych cegieł, zwanych cegiełkami porannymi na ołtarzu ofiarnym. Na ołtarzu znajduje się szesnaście takich cegieł, a wspomniana Anuwaka podaje piętnaście mantr lub wersetów, z których należy skorzystać przy okazji. A szesnaście zapisano gdzie indziej. Te piętnaście wersetów. Wraz z ich brahma, tsv, 3, 4, 7, są tak ważne dla naszego celu, że dołączyłem do tego rozdziału oryginalne fragmenty, wraz z ich tłumaczeniem, porównując wersję z i Thiryasasvattharva Veda, w przypadku tych wersetów, które znajdują się w tym ostatnim. Pierwszy wiersz tego fragmentu, czyli Anuvaka, służy do układania pierwszej cegły świtu i mówi tylko o jednym świcie który pojawia się na horyzoncie. W drugim wersecie mamy jednak kilka świtów wymienionych jako zamieszkałych w tej samej siedzibie. Trzeci świt jest wypowiadany w trzecim wersecie, a po nim świt czwarty i piąty. Mówi się, że pięć świtów ma po pięć sióstr, wyłączając siebie, zwiększając w ten sposób całkowitą liczbę świt do trzydziestu. Te trzydzieści sióstr szat z Fasara są następnie określane jako kręcenie się parianti. W grupach po sześć osób, utrzymując ten sam cel, niechaka i Dwa wersety później czciciel prosi, aby on i jego naśladowca zostali pobłogosławieni taką samą zgodą, jaką zaobserwowano wśród tych świtów. Następnie powiedziano nam, że jednym z tych pięciu głównych świtów jest dziecko Rity, drugie podtrzymuje wielkość wody, trzeci ruch w rejonie Śryi, czwarty w obszarze ognia lub kharmy. A piąty jest urządzony przez Saviti, ewidentnie pokazując, że świty nie są świtami kolejnych dni. Ostatni werset Anuwaki podsumowuje opis, stwierdzając, że świt, choć świeci w różnych formach, jest w rzeczywistości tylko jednym. W całej Anuwaka nie ma wzmianki o wschodzie słońca ani o pojawieniu się światła słonecznego, a brama wyjaśnia to, stwierdzając, był czas, kiedy to wszystko nie było ani dniem, ani nocą. Będąc w nie do odróżnienia stan, wtedy bogowie dostrzegli te świty i położyli je, potem pojawiło się światło, dlatego rozjaśnia mu się i niszczy jego ciemność, dla której te cegiełki świtu są umieszczone. Celem tego fragmentu jest wyjaśnienie, w jaki sposób i dlaczego kładziono cegły świtu za pomocą tych mantr. I przedstawia starożytną historię o trzydziestu świtach postrzeganych przez bogów nie w kolejne dni. Ale w czasie, kiedy nie było ani nocy, ani dnia. To, w połączeniu z wyraźnym stwierdzeniem na końcu Anuwaki, że w rzeczywistości jest to tylko jeden świt, wystarcza, aby udowodnić, że trzydzieści świtów wspomnianych w Anuwaka było ciągłych i nienastępujących po sobie. Ale jeśli potrzebny będzie jeszcze bardziej wyraźny autorytet, będzie on znaleziony w Taitirya Brahma. 2, 5, 6, 5. To jest stara mantra, a nie część wyjaśniającego Brahma, i dlatego jest dobry autorytet, jak którykolwiek z cytowanych powyżej wersetów. Jest skierowany do świtów i oznacza, te właśnie świty to te, które jako pierwsze świeciły. Boginie tworzą pięć form: wieczny, szaszfati, oni nie są rozdzieleni na Vapianti, ani nie kończą na gamanti antam pięć form. O których tu mowa, odpowiada podziałowi trzydzieści świtów na pięć grup po sześć, każda wykonanych w Taitirya Sahita, zgodnie ze sposobem ofiarnego ha czyli grup sześciu dni. I wyraźnie powiedziano nam, że świty, które tworzą te pięć form, są ciągłe, nierozdzielne lub nieprzerwane. W Ikweda i 152.4 Szata Kochanka Świtów Dosu. Dziewice. Kanina Miaram opisana jest jako nierozłączna i szeroka Anna Wapika i Witata oraz czytanie w świetle wyżej wspomnianej mantry stait Brahma, a doprowadzono nas do wniosku, że w samej Ikweda świtała szata słońca, czyli szata, którą świty, jako matki, tkają dla niego. Por. V. 47.6 Jest uważany za szeroki i ciągły. W tłumaczeniu na wspólny język oznacza to, że świt opisany Fikoweda był długim i ciągłym zjawiskiem. 7, 22, 2, świty są opisywane jako Sahetasa i samichi, co oznacza, że są harmonijne i idą razem, a nie osobno. Pierwsze wrażenie znajduje się Fikoweda, ale nie drugie, choć można to łatwo wywnioskować z faktu, że świty są tam opisane jako zebrane w tej samej zagrodzie. Griffith renderuje samich i przez blisko zebraną grupę i tłumaczy werset w ten sposób, jasny wysłał Dawns, blisko zgromadzoną grupę, nieskazitelną, jednogłośną, jasno uczynną w swoich domach. Tajt. Bieżącego roku 2, 5, 6, 5. Adh. Weda, 7, 22, 2. Tutaj wszystkie przymiotniki świtów wyraźnie wskazują na grupę niepodzielnych świtów działających harmonijnie, a jednak dziwnie się mówi, że Griffith, który poprawnie tłumaczy, całkowicie tęskni za duchem. Mamy zatem wystarczającą bezpośrednią władzę, by uznać, że jest to zespół, lub, jak mówi Griffith, blisko zgromadzona grupa trzydziestu ciągłych świtów, opisana w hymnach wedyjskich. A nie zanikający świt strefy umiarkowanej lub tropikalnej, pojedynczy lub jako seria kolejnych świtów. Interesujące jest zbadanie, jak Saya wyjaśnia istnienie aż 30 świtów, zanim przejdziemy do innych władz. W swoim komentarzu do Sahita 4, 3, 11 mówi nam, że pierwszy świt, o którym mowa w pierwszym wersecie w Anuwaka, to świt na początku stworzenia. Kiedy wszystko było nierozróżnialne według Brahma. Mówi się, że drugi świt w drugim wersecie to zwykły świt, który widzimy każdego dnia. Jak dotąd wszystko było w porządku, ale liczba świtów wkrótce przekroczyła liczbę rodzajów świtów znanych Saja. A. Trzeci, czwarty i piąty werset Anuwaki opisują jeszcze trzy świty, a Saja był w końcu zmuszony wyjaśnić. Że chociaż świt jeszcze nadszedł dzięki jego logicznym lub okultystycznym mocom, przybrał te różne kształty. Ale pięć świtów pomnożyło się w trzydzieści sióstr w następnym wersecie, a Saja ostatecznie przyjęła wyjaśnienie, że trzydzieści osobnych świtów reprezentuje trzydzieści kolejnych świtów jednego miesiąca. Ale dlaczego w tych mantrach powinno się wybrać tylko trzydzieści świtów jednego miesiąca, z trzysta sześćdziesiąt świtów w roku? Nie jest to wyjaśnione. Wyjaśnienia, oprócz tego, że są ze sobą niespójne, znów są sprzeczne z ostatnim wersetem w Anuvaka z Brama, lub wyjaśnieniem podanym w samym Sahita oraz z fragmentem z Bramy Taitiria cytowanym powyżej. Ale Saja opisał w mocnym przekonaniu, że świt wedyjski był taki sam, jak on i inni uczeni wedejscy, tacy jak jaska, postrzegali go w strefie tropikalnej. A Dziwne jest to, że nie dał nam tyle sprzecznych wyjaśnień, ale że był w stanie zaproponować tak wiele pozornie prawdopodobnych wyjaśnień, jakie wymagały wymagania różnych mantr. W świetle pogłębiającej się wiedzy o naturze świtu na biegunie północnym oraz o istnieniu człowieka na ziemi przed ostatnią epoką lodowcową nie powinniśmy się więc wahać Przyjmując bardziej zrozumiałe i racjonalistyczne spojrzenie na różne fragmenty opisujące świt w literaturze wedyjskiej, jesteśmy pewni, że sam Saya przyjąłby teorię bardziej wszechstronną i rozsądną niż jakakolwiek wysunięta przez niego teoria, gdyby to samo można było mu zaproponować za jego czasów. Otyśl lub astronomię zawsze uważano za okowę Dypor. Sz 41, 42. I ponieważ za pomocą teleskopu oko to ma teraz szerszy zasięg niż poprzednio, to nasza wina, jeśli nie wykorzystamy zdobytej wiedzy, aby wyjaśnić te fragmenty naszych świętych ksiąg, które nadal są niezrozumiałe. Ale aby kontynuować ten temat, można wezwać, że tylko Hitta i podaje liczbę świtów i że niewłaściwe byłoby mieszanie tych stwierdzeń z oświadczeniami zawartymi w hymnach Weda i wyciągnij wnioski z obu wziętych razem. Taitirya Sahita traktuje o ofiarnych obrzędach i mantrach dotyczących cegiełek porannych nie można uznać za pierwotnie powiązane. Fakt, że tylko niektóre z nich znajdują się w hicie Adharva Vedasa, może stanowić poparcie dla tego poglądu. Ale krytyczne studium Manuwaka usunie wszystkie te wątpliwości. O trzydziestu siostrach nie wspomina się jeden po drugim. Pozostawiając słuchaczowi lub czytelnikowi uzupełnienie całości i ustalenie ostatecznej liczby dla siebie. Szósty werset fanowaka wyraźnie wspomina o trzydziestu siostrach i sam w sobie wystarcza, aby udowodnić, że w dawnych czasach liczbę świtów uważano za trzydzieści. Ale jeśli nadal potrzebny jest autorytet z Ikwajdy, mamy go w sześć pięćdziesiąt dziewięć, gdzie dawny jest opisany jako przemierzający trzydzieści kroków Trishat Padani Akramit. To stwierdzenie jak dotąd pozostaje niewyjaśnione. Jeden świt przemierzający trzydzieści kroków to tylko parafraza stwierdzenia, że świtami są trzydzieści sióstr, które dążą do tego samego celu w swoich obwodach. Kolejnym wersetem, który nie został jeszcze w satysfakcjonujący sposób wyjaśniony, jest Ikoweda i... 123.8. osiem Mówi świty zarówno dzisiaj jak i jutro zamieszkują długo w siedzibie waru a bez skazy natychmiast okrążają Janti trzydzieści jojanów. Każdy jest przeznaczonym kursem kratum. Pierwsza połowa wiersza nie przedstawia trudności. W drugim powiedziano nam, że świty krążą wokół trzydziestu jojanów, z których każdy postępuje według własnego planu. Co jest znaczeniem kratu? Zgodnie z leksykonem Petersperga. Ale wyrażenie 30 jojanów nie zostało jeszcze zadowalająco wyjaśnione. Griffith podąża za m. Bergaigne rozumie, że oznacza 30 regionów lub przestrzeni, wskazując na cały wszechświat, ale nie ma autorytetu dla tego znaczenia. Saja, za którym podąża Wilson, podaje szczegółowe wyjaśnienie astronomiczne. Mówi. Że promienie słoneczne poprzedzają jego powstanie i są widoczne, gdy słońce znajduje się poniżej horyzontu o 30 Jojanów, innymi słowy, świt wyprzedza słońce o tę odległość. Kiedy mówi się, że świty przemierzają 30 Jojanów, Saja rozumie przez to astronomiczne zjawisko świtu oświetlającego przestrzeń 30 Jojanów przed Słońcem, a gdy świt w jednym miejscu się skończy, można go znaleźć w innym miejscu, zajmując przestrzeń 30 Jojanów w tym miejscu. Wyjaśnienie jest bardzo pomysłowe, a Saja a dodaje również, że o świtach mówi się w liczbie mnogi w rozważanym wersecie, ponieważ świty w różnych miejscach na powierzchni Ziemi, wywołane codziennym ruchem Słońca, są zamierzone. Niestety, wyjaśnienia nie znosi naukowej analizy. Saja a mówi, że słońce podróżuje do Meru w ciągu 24 godzin wokół 0,559 JOJANów, a ponieważ Meru oznacza, że ziemia i obwód Ziemi są obecnie znane jako około 24377 mil, JOJANA miałaby około 4,9 lub, w zaokrągleniu, około 5 mil. 30 takich JOJANów, przeto bądźcie 150 milami. Podczas gdy pierwsze promienie świtu witają nas na horyzoncie, gdy słońce znajduje się nie mniej niż 16 o poniżej horyzontu. Biorąc jeden stopień równy 60 mil, 16 o oznaczałoby 960 mil, odległość znacznie przekraczającą 30 jojanów saja a. Kolejny sprzeciw wobec wyjaśnienia saja a polega na tym, że wedyjski Bart najwyraźniej mówi o zjawisku przed nim obecnym, a nie mentalnym podążaniem za astronomicznymi świtami w różnych miejscach spowodowanym codziennym obrotem Ziemi wokół własnej osi. Wyjaśnienie to ponownie nie ma zastosowania do trzydziestu kroków, padani, świtu wyraźnie wspomnianych w 6, 59, 6. Dlatego jedyną alternatywą pozostaje, aby użyć wyrażeń trzydzieści jojanas. Trzydzieści i trzydzieści kroki jako różne wersje tego samego faktu, a mianowicie obwody świtów wzdłuż horyzontu polarnego. Wyrażenie każdy z wyznaczonych kierunków również staje się zrozumiałe w tym przypadku. Ponieważ chociaż trzydzieści świtów kończy trzydzieści rund, każda z nich może być dobrze opisana jako podążająca własnym określonym kursem. Słowa pari anti w tekście dosłownie odnoszą się do ruchu kołowego pari por. Słowa pari ukhaam, pari staraam i tak dalej, i ten sam termin jest używany w hicie tajtyriasa w odniesieniu do trzydziestu sióstr. Słowo Jojana oznacza przede wszystkim rydwan osiem, siedemdziesiąt dwa, a następnie oznaczało dystans, jaki należy osiągnąć, odczepiając konie lub to, co my w języku narodowym nazywamy appa. Teraz ta aplikacja lub podróż którą należy wykonać bez odczepiania konia może być podróżą jednego dnia a profesor Max Miller w jednym miejscu zinterpretował w ten sposób Ioanę patrzd pesiris t 32 strona 177 i 325 w v 54 5 mówi się że marutowie rozszerzyli swoją wielkość o ile słońce wydłuża jego codzienny kurs a słowo w oryginale na codzienny kurs brzmi, jojanum. Przyjmując to znaczenie, możemy zinterpretować wyrażenie świt z okrążeniem, pari janti, 30 jojanów, co oznacza, że świty wykonują trzydzieści codziennych rund jak na biegunie północnym. Ten zamierzony ruch okrężny jest dalej widoczny z 111, 61, 3, który wyraźnie mówi, w kierunku tego samego celu, samana Martham. O nowonarodzone, dawno, włącz się jak koło, skakramiwa kramiwa Możemy zinterpretować wyrażenie świt z okrążeniem pari janti, trzydzieści jojanów, co oznacza, że świty wykonują trzydzieści codziennych rund, jak na biegunie północnym. Ten zamierzony ruch okrężny jest dalej widoczny z 111-61-3, który wyraźnie mówi: w kierunku tego samego celu Samana Martham, o nowonarodzone. DAWN. Włącz się jak koło, skakramiwa waawa Możemy zinterpretować wyrażenie świt z okrążeniem, pari janti, trzydzieści jojanów, co oznacza, że świty wykonują trzydzieści codziennych rund jak na biegunie północnym. Ten zamierzony ruch okrężny jest dalej widoczny z 111, 61, 3, który wyraźnie mówi, w kierunku tego samego celu, samana Martham, o nowo narodzone, DAWN. Włącz się jak koło, skakramiwa awaficwa, Chociaż słowo na nowo nowonarodzone znajduje się tutaj w przypadku wołania, to znaczy, że świt zawsze na nowo lub z każdym dniem obraca się jak koło. Teraz koło może poruszać się w płaszczyźnie prostopadłej, jak koło rydwanu, lub w płaszczyźnie poziomej, jak koło garncarza. Ale pierwszego z tych dwóch ruchów nie można przewidzieć o świcie nigdzie na powierzchni ziemi. Światło poranka jest wszędzie ograniczone do horyzontu, jak opisano w Fikowejda 7.81, który mówi o świtach jako rozwijaniu dwóch rajas, które graniczą ze sobą, samantę, i odsłaniając wszystko. Żaden świt, czy to w strefie sztywnej, umiarkowanej, czy tropikalnej, nie może zatem być widziany podróżujący jak słońce ze wschodu na zachód. Nad głową obserwatora w płaszczyźnie prostopadłej. Jedynym możliwym ruchem podobnym dokoła jest zatem wzdłuż horyzontu i można to zaobserwować tylko w regionach w pobliżu bieguna. Świt w strefie umiarkowanej lub tropikalnej jest widoczny tylko przez krótki czas na wschodnim horyzoncie i jest połykany w tym samym miejscu przez promienie wschodzącego słońca. Tylko w regionach polarnych widzimy poranne światła obracające się wzdłuż horyzontu przez kilka dni w ciągu doby, i jeśli ruch świtu, o którym mowa w 3.61.3, ma jakiekolwiek znaczenie musimy odwołać się do odnawialnych blasków świtów opisanych wcześniej w regionach arktycznych. Wyrażenia docieranie do wyznaczonego miejsca, nihaka i tam, dzień po dniu i 123.9. Oraz dążenie do tego samego celu 111, 61, 3 również nie nadają się do opisania świt na szerokościach geograficznych poniżej koła nowego, Ale jeśli weźmiemy te wyrażenia w odniesieniu do świtu polarnego, stają się one nie tylko zrozumiałe, ale szczególnie właściwe, ponieważ taki świt w codziennych obwodach musi dochodzić do punktu, z którego zaczynał się co 24 godziny. Wszystkie te fragmenty razem wzięte wskazują zatem tylko na jeden wniosek, a mianowicie, że zarówno ikwajda, jak i Tait Tyria, Sahita opisują długi i ciągły świt podzielony na 30 dni świtu, czyli okres 24 godzin każdy, charakterystyczny znaleziony tylko w świcie polarnym. Jest wiele innych fragmentów, w których o świcie mówi się w liczbie mnogiej, szczególnie w przypadku bóstw matutinalnych. O których mówi się, że następują po jednym świcie, ale przychodzą w liczbie mnogiej, i, 6, 3, i, 180, 1, v, 76, 1, 7, 9, 1, 7, 63, 3. Fragmenty te były dotychczas rozumiane jako opisujące pojawienie się bóstw po kolejnych świtach roku. Ale teraz nowe światło rzuca się na nie dzięki wnioskom ustalonym powyżej z badania różnych fragmentów o świcie figweda, Taittiria i weda sahita. Można jednak wspomnieć, że nie chcę powiedzieć, że w całej Ikwedi nie ma ani jednego wzmianki o świcie strefy tropikalnej lub umiarkowanej. Wedy, które wspominają o 360 dniach, z pewnością wspominają ulotny świt który towarzyszy tym dniom w regionach na południe od koła podbiegu nowego. Większa część opisu świtu znowu ma taką postać, że możemy zastosować go albo do długiego świtu polarnego, albo do krótkotrwałego świtu tropików. Można zatem powiedzieć, że oba budzą każdą żywą istotę, i, 92, 9, lub ujawniają skarby ukryte przez ciemność, i, 123, 4. Podobnie, gdy mówi się, że świty różnych dni odchodzą i przychodzą, nowa siostra każdego dnia zastępuje siostrę poprzednio znikającą. I 124-9, albo przypuszczam, że zamierzone są kolejne świty różnych dni, albo że liczba dziennych świtów, które następują po sobie co 24 godziny u Polaka, były w umyśle poety. Fragmenty te nie wpływają zatem w żaden sposób na wnioski. Do których doszliśmy powyżej, biorąc pod uwagę szczególne cechy świtów wspomnianych w hymnach. Chcemy udowodnić, że U, czyli bogini, której pierwsze pojawienie się stało się przedmiotem tak wielu pięknych hymnów w literaturze wedyjskiej, nie jest lotnym świtem tropików, ale długim ciągłym i obrotowym świtem bieguna. A jeśli udało nam się to udowodnić na podstawie fragmentów omówionych powyżej, to nie ma znaczenia, czy wiek przejścia lub więcej można znaleźć gdzie indziej w opisując zwykły tropikalny świt. Wedejczycy, którzy śpiewali obecne hymny, musieli znać tropikalny świt, jeśli od czasu do czasu dodawali trzynaście miesiąc, aby zabezpieczyć korespondencję roku księżycowego i słonecznego. Ale bóstwo dawn było starożytnym bóstwem, a trybutami nie jest ulotnym świtem tropików ale długim ciągłym i obrotowym świtem bieguna, A jeśli udało nam się to udowodnić na podstawie fragmentów omówionych powyżej, to nie ma znaczenia, czy wiek przejścia lub więcej można znaleźć gdzie indziej w Fikwedzie, opisując zwykły tropikalny świt. Wedejczycy, którzy śpiewali obecne hymny, musieli znać tropikalny świt, jeśli od czasu do czasu dodawali trzynaście miesiąc, aby zabezpieczyć korespondencję roku księżycowego i słonecznego. Ale bóstwo dawn było starożytnym bóstwem, atrybutami nie jest ulotnym świtem tropików, ale długim ciągłym i obrotowym świtem bieguna, a jeśli udało nam się to udowodnić na podstawie fragmentów omówionych powyżej, to nie ma znaczenia, czy wiek przejścia lub więcej można znaleźć gdzie indziej fikowedie. Opisując zwykły tropikalny świt. Wedejczycy, którzy śpiewali obecne hymny, musieli znać tropikalny świt, jeśli od czasu do czasu dodawali trzynaście miesiąc, aby zabezpieczyć korespondencję roku księżycowego i słonecznego. Ale bóstwo dawny było starożytnym bóstwem, atrybutami musieli być zaznajomieni z tropikalnym świtem, jeśli od czasu do czasu dodawali trzynaście miesiąc, aby zabezpieczyć korespondencję roku księżycowego i słonecznego. Ale bóstwo dawn było starożytnym bóstwem, atrybutami musieli być zaznajomieni z tropikalnym świtem, jeśli od czasu do czasu dodawali trzynaście miesiąc, aby zabezpieczyć korespondencję roku księżycowego i słonecznego. Ale bóstwo dawn było starożytnym bóstwem, atrybutami. Z których stały się znane jego ustnym tradycjom o pierwotnym domu. A hymny o świcie, gdy je posiadamy, wiernie opisują te cechy. To, w jaki sposób te stare cechy bogini świtu zachowały się przez stulecia, jest kwestią, do której powrócę po zbadaniu całości dowodów wedyjskich dotyczących teorii polarnej. Na razie możemy założyć, że te wspomnienia Starego Domu zostały zachowane w podobny sposób, jak zachowałyśmy hymny, akcent na akcent i list za list. Przez ostatnie trzy lub cztery tysiące lat. Z powyższej dyskusji wynika, że jeśli hymny o świcie Fikowedie będą czytane i badane w świetle współczesnych odkryć naukowych i przy pomocy fragmentów Fatharwaweda Veda i Taittirya Sahita i Brahma, to wyraźnie ustalą następujące wyniki: 1. Świtrik wedyjski był tak długi, że upłynęło kilka dni między pierwszym pojawieniem się światła na horyzoncie a wschodem słońca który nastąpił po nim, 7, 76, 3, lub, jak opisano w 11, 28, 9, wiele świtów pojawiało się jeden po drugim, zanim dojrzeją do wschodu słońca. 2. Świt został skierowany w liczbie mnogiej niehonorowo, ani jako reprezentujący kolejne świty roku, ale ponieważ składał się z 30 części, i, 123, 8, 6, 59. 6 TS 4 3 11 6 3 Wiele świtów mieszkało w tym samym miejscu, działało harmonijnie i nigdy się ze sobą nie kłóciło. 4 51 7 9 7 76 5 A w 7 22 2 4 30 części świtu były ciągłe i nierozłączne, tworząc ściśle zebraną wstęgę lub grupę świtów i 152, 4, t. Bieżącego roku 2, 5, 6, 5, a w 7, 22, 2, 5. T 30 świt lub 30 części jednego świtu krążyły w kółko jak koło, osiągając ten sam cel każdego dnia, każdego świtu lub części zgodnie z własnym przeznaczeniem. I, 123, 8, 9, 3, 61, 3, ts. 4. Trzy, sześć. Tych cech nie trzeba dodawać, że posiadają je dopiero świt na biegunie lub w jego pobliżu. Szczególnie ostatni lub piąty znajduje się tylko na ziemiach bardzo blisko bieguna północnego, a nie wszędzie w regionach Arktycznych. Możemy zatem bezpiecznie stwierdzić, że wedyjska bogini świtu ma pochodzenie polarne. Można jednak nalegać, aby świt polarny trwał od czterdzieści pięć do sześćdziesiąt dni. Świt wedyjski jest opisany tylko jako złożony z 30 części i że rozbieżność należy uwzględnić. Zanim zaakceptujemy wniosek, że świt wedyjski ma charakter polarny, rozbieżność nie jest jednak poważna. Widzieliśmy, że czas świtu zależy od mocy załamania i odbicia atmosfery, i że te znów różnią się w zależności od temperatury miejsca lub innych warunków meteorologicznych. Dlatego nie jest wykluczone, że czas świtu na biegunie, kiedy panował łagodny i łagodny klimat, może być nieco krótszy niż można by się spodziewać w chwili, gdy klimat jest bardzo chłodny. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że świt opisany w Ikowedie nie jest dokładnie takim świtem, jakim może obserwować obserwator stacjonujący dokładnie na biegunie północnym. Jak zaobserwowano wcześniej, biegun północny jest punktem, a jeśli ludzie żyli w pobliżu bieguna we wczesnych dniach, musieli żyć nieco na południe od tego punktu. W obrębie tego obszaru całkiem możliwe jest, aby 30-dniowe świty obracały się niczym koło po długiej arktycznej nocy trwającej cztery lub pięć miesięcy. A jeśli chodzi o astronomię, nie ma nic nieprawdopodobnego w opisie świtu znalezionego w literaturze wedyjskiej. Musimy również pamiętać, że świt wedyjski często pozostawał dłużej na horyzoncie, a czciciele prosili ją, aby nie opóźniała się, aby słońce nie przeszukało jej jak wroga. V. 79. 9. To pokazuje, że chociaż trzydzieści dni było zwykłym czasem świtu, czasem było ono przekraczane, a ludzie zniecierpliwili się, widząc światło słońca. W takich przypadkach Indra. Są inne miejsca, do których odwołuje się ta sama legenda, cztery, trzydzieści, osiem, a zasłonięcie świtu przez burzę ma być obecnie podstawą tego mitu. Ale wyjaśnienie, podobnie jak inne tego rodzaju, jest pozornie niezadowalające. Że burza z piorunami powinna nastąpić właśnie o świcie, byłby zwykłym wypadkiem i jest nieprawdopodobne, aby mogła stać się podstawą legendy. Znów nie chodzi o zaciemnienie ale o opóźnienie świtu lub jego dłuższe pozostawanie na horyzoncie niż zwykle, o czym mowa w, w legenda, i możemy to lepiej wytłumaczyć teorią polarną, ponieważ czas świtu, chociaż zwykle 30 dni, mógł się różnić w różnych miejscach w zależności od szerokości geograficznej i warunków klimatycznych, a więc śruba Indrej była potrzebna do sprawdzenia tych dziwaków dawn i zrób miejsce dla wschodzącego słońca. Istnieją inne legendy związane ze świtem i matczynymi bóstwami, na które teoria polarna rzuca całkiem nowe światło, ale zostaną one omówione w rozdziale o mitach wedyjskich, po zbadaniu całego bezpośredniego dowodu na poparcie teorii. Ale jeśli świt wedyjski pochodzi z bieguna polarnego, przodkowie wedyjskich bardów musieli być tego świadkami, nie w epoce polodowcowej, ale w epoce przedglacjalnej, i można w końcu zapytać. Dlaczego w hymnach przed nami nie ma wzmianki o tak młodym wieku? Na szczęście hymny zachowują kilka wskazań czasu. Kiedy pojawiły się te długie świty? Zatem w I 113. 13 powiedziano nam, że dawna bogini świeciła wiecznie w dawnych dniach pura, a tutaj słowo pura nie oznacza minionych dni tej kalpy, ale raczej odnosi się do minionego wieku, lub pura kalpa, jak we fragmencie Stait tiryasahita I 5. 7, 5, cytowany i omawiany w następnym rozdziale. Słowo Prathama, w Taittiriya Sachita, 4, 3, 11, 1 i Taittiriya Brahma, 2, 5, 6, 5, nie oznacza ponownie po prostu najpierw w kolejności, ale odnosi się do czasów starożytnych jak wtedy, gdy Indra pierwsze lub najstarsze wyczyny są wymienione w 1, 32, 1 lub gdy pewne praktyki są uważane za pierwsze lub stare fix, 90, 16. Jest prawdopodobne, że to właśnie znaczenie słowa Prathama doprowadziło Saja do zaproponowania, aby pierwszy świt, wspomniany w Taittiriya Sahita 4, 3, 11, reprezentował świt na początku stworzenia. Poeci wedyjscy mogli nie być świadomi tego, że mantry, które zwykli kłaść cegły, nie nadawały się do świtu, gdy go widzieli. I do dotajtyriasahita, V. 3, 4, 7, co wyjaśnia mantry, wyraźnie stwierdza, że ta historia lub opis świtów jest tradycją dawnych czasów, kiedy bogowie postrzegali trzydzieści świtów. Nie jest zatem słuszne stwierdzenie, że w hymnach wedyjskich nie ma żadnych wzmianek o czasie, kiedy widoczne były te długie świty. Powrócimy do momentu, w którym dalsze dowody na ten temat zostaną zauważone i omówione. Celem niniejszego rozdziału było zbadanie czasu trwania wedyjskiego świtu, bogini poranka, przedmiotu tak wielu pięknych hymnów wikowedzie oraz wykazanie, że bóstwo jest obdarzone cechami polarnymi. Dowody na poparcie tego poglądu zostały w pełni omówione, i dlatego przejdziemy teraz do innych testów polar i polar o których wcześniej wspominaliśmy, nie sprawdzając, czy możemy znaleźć dalsze dowody z Ikweda, aby wzmocnić nasze wnioski. Rozdział 6. Długa noc i długi dzień. Badane czasy i nocy na całym świecie, a Hani może być tylko kilkoma długimi arktycznymi dniami i nocami, opisany jako tworzący prawą i lewą lub przeciwną stronę roku w tajt Słońce jest opisane w weda jako uśmierzające swój samochód pośród nieba, i tym samym odwzajemniające psote dasy, reprezentuje długi dzień i długą noc. Podsumowanie dowodów dotyczących długiego dnia i długiej nocy, Uma i Surya jako Dakshina i syn Dakshina, prawdopodobnie implikują południowy bieg obu. Kiedy w literaturze wedyjskiej wyraźnie pojawia się długi. Ciągły świt trwający 30 dni lub ściśle zgromadzony pas trzydziestu świtów. Długa noc poprzedzająca taki świt następuje oczywiście. I gdzie panuje długa noc, musi mieć długi dzień, żeby go dopasować w ciągu roku. Pozostała część roku po odjęciu okresu długiej nocy, długiego dnia oraz długiego porannego i wieczornego zmierzchu. Charakteryzowałaby się również szeregiem zwykłych dni i nocy, dnia i nocy razem nigdy nie przekraczających 24 godziny jednak w granicach limitu dzień może stopniowo zyskiwać z dnia na dzień o jednej porze a noc z dnia na dzień o innej tworząc różnorodne zwykłe dni i noce o różnej długości wszystkie te zjawiska są tak połączone astronomicznie że jeśli jedno z nich zostanie ustalone pozostałe następują w wyniku wnioskowania naukowego Dlatego jeśli raz wykazany zostanie długi czas wedejskiego świtu, astronomicznie rzecz biorąc, nie trzeba szukać dalszych dowodów na istnienie długich dni i nocy w Ikwedie. Ale ponieważ mamy do czynienia ze stanem rzeczy, który istniał kilka tysięcy lat temu, oraz z dowodami, które, choć tradycyjnie przekazywane, nie zostały jeszcze zinterpretowane w sposób, w jaki to zrobiliśmy. Bezpieczniej jest traktować w praktyce wyżej wspomniane zjawiska astronomiczne jako fakty niepołączone i oddzielnie zbierają dowody dotyczące każdego z nich, utrzymując połączenie astronomiczne w rezerwie, dopóki nie zaczniemy rozważać skumulowanego wpływu całego materiału dowodowego na poparcie kilku wspomnianych powyżej faktów. Nie chcę sugerować. Że istnieje jakakolwiek niepewność w odniesieniu do sekwencji między powyższymi faktami astronomicznymi. Przeciwnie, nic nie może być bardziej pewne niż taka sekwencja. Ale przy gromadzeniu i badaniu dowodów dotyczących faktów takich jak te, które są brane pod uwagę w praktyce zawsze zaleca się zebranie jak największej liczby dowodów i zmożliwie wielu różnych punktów widzenia. Dlatego w tym i następnych dwóch rozdziałach proponujemy osobno zbadać dowody, które można znaleźć w literaturze wedyjskiej na temat długiego dnia, długiej nocy, liczby miesięcy słońca i ciemności oraz charakteru rok i sprawdzić, czy ujawnia cechy występujące tylko na biegunie północnym lub w jego pobliżu. I po pierwsze, jeśli chodzi o długą noc, noc trwającą kilka dni, która sprawia, że północne szerokości geograficzne są obecnie zbyt zimne lub niewygodne dla zamieszkiwania przez ludzi, ale które w czasach międzyglodowcowych wydawały się nie powodować dalszych niedogodności niż to, co może wynikać z ciemności, długa i ciągła ciemność przez wiele dni, choć sama w sobie nie była pożądanym stanem rzeczy, a którego końca musieli niecierpliwie szukać ludzie, którzy musieli przejść takie doświadczenie. Fik. Jest wiele fragmentów. Wajdy, które mówią o długiej i upiornej ciemności, w takiej czy innej formie, która osłaniała wrogów Indry i aby zniszczyć Indrę, która musiała walczyć z demonami lub dasami, o których twierdzach mówi się, że są ukryte w tej ciemności. Tak więc w i. 32, 10, V. Itra, tradycyjny wróg Indry, mówi się, że pogrąża się w długiej ciemności. Diricham Tamasza Jatindra Indra Shatru, Av. V. 32, 5 Indra jest opisana jako umieszczająca szukha, który był pragnąc walczyć w ciemności otchłani Tamasi Harmy -e, Podczas gdy następny werset mówi o Astryre Tamasi, dosu, Ciemności bez słońca, którą Max Miller wyraża upiorną ciemnością. Patrz serię P. T. 32, S. 218. Mimo tych fragmentów walka między Fawitą a Indrą jest uważana za codzienną, a nie roczną walkę, teorię, której ważność zostanie zbadana, gdy przejdziemy do dyskusji na temat mitów wedyjskich. W chwili obecnej wystarczy zauważyć, że powyższe wrażenia tracą wszelką słuszność, jeśli ciemność, w której podobno rozkwitali różni wrogowie Indry, zostanie uznana za zwykłą ciemność dwunastu a co najwyżej 24 godziny w rzeczywistości była to długa i upiorna lub pozbawiona słońca ciemność która obciążyła wszystkie moce indry i jego towarzyszących bogów których trzeba pokonać ale oprócz tej legendarnej walki istnieją inne wersety fikowedie które wyraźnie wskazują na istnienie nocy dłuższej niż najdłuższa noc cisarktyczna po pierwsze, Bardowie wedyjscy są często przywoływani do swoich bóstw, aby uwolnić ich z ciemności. Dlatego w dwa dwadzieścia siedem, czternaście poeta mówi Aditi, Mitra i waru wybaczają jeśli popełniamy przeciwko tobie grzech, obym uzyskał szerokie, nieustraszone światło o indro Niech nie nadchodzi długa ciemność. W oryginale wrażenie długa ciemność brzmi dirkha misra i oznacza raczej nieprzerwany ciąg ciemnych nocy, tamisra, niż po prostu długą ciemność. Ale nawet przyjęcie powyższego renderowania Maxa Millera, s. 231, niepokój ujawniony tutaj w związku z zniknięciem długiej ciemności jest nieistotny, jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż 24 godziny. W I. 46. 6. Poproszono aż Finów, by czcili czciciela taką moc, jaka może go nieść przez ciemność. A w 7. 67. R. Poeta woła, ogień zaczął płonąć. Widać koniec ciemności, a sztandar dawno pojawił się w obsadzie. Niech nie nadchodzi długa ciemność. W oryginale wrażenie długa ciemność brzmi ta Tamisra i oznacza raczej nieprzerwany ciąg ciemnych nocy. Tamistra, niż po prostu długą ciemność. Ale nawet przyjęcie powyższego renderowania Maxa Millera, Kibbert s. 231, niepokój ujawniony tutaj w związku z zniknięciem długiej ciemności jest nieistotny, jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż 24 godziny. W I-46-6 poproszono aż Finów. By czcili czciciela taką moc, jaka może go nieść przez ciemność. A w siedem 7,67 r. Poeta woła. Ogień zaczął płonąć. Widać koniec ciemności. A sztandar świtu pojawił się w obsadzie. Niech nie nadchodzi długa ciemność. W oryginale wrażenie długa ciemność brzmi dirkha ta misra i oznacza raczej nieprzerwany ciąg ciemnych nocy, ta niż po prostu długą ciemność. Ale nawet przyjęcie powyższego renderowania Maxa Millera, Kibbert S. 231. Niepokój ujawniony tutaj w związku z zniknięciem długiej ciemności jest nieistotny, jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż 24 godziny. W I. 46. 6 poproszono aż Finów, by czcili czciciela taką moc, jaka może go nieść przez ciemność, a w 7.67 R. Poeta woła, ogień zaczął płonąć, widać koniec ciemności, a standard dawno pojawił się w obsadzie i oznacza raczej nieprzerwaną serię ciemnych nocy, mistra niż po prostu długą ciemność. Ale nawet przyjęcie powyższego renderowania Maxa Millera, Kibertletures s 231, niepokój ujawniony tutaj w związku z zniknięciem długiej ciemności jest nieistotny. Jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż dwadzieścia cztery godziny, w i czterdzieści sześć sześć poproszono aż Finów, by czcili czciciela taką moc, jaka może go nieść przez ciemność, a w siedem sześćdziesiąt r poeta woła, ogień zaczął płonąć, widać koniec ciemności, a sztandar dawny pojawił się w obsadzie i oznacza raczej nieprzerwaną serię ciemnych nocy. Tamistra, Niż po prostu długą ciemność. Ale nawet przyjęcie powyższego renderowania Maxa Miller'a, Kibbert s. 231. Niepokój ujawniony tutaj w związku z zniknięciem długiej ciemności jest nieistotny, jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż 24 godziny. W I. 46. 6 Poproszono aż Finów, by czcili czciciela taką moc. Jaka może go nieść przez ciemność, a w 7,67R. Poeta woła. Ogień zaczął płonąć. Widać koniec ciemności, a sztandar dawny pojawił się w obsadzie. Jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż 24 godziny. W I-46. sześć poproszono aż Finów, by czcili czciciela taką moc, jaka może go nieść przez ciemność, a w 7,67R. Poeta woła. Ogień zaczął płonąć. Widać koniec ciemności, a sztandar dawno pojawił się w obsadzie. Jeśli ciemność nigdy nie trwa dłużej niż dwadzieścia cztery godziny. W i czterdzieści sześć. Sześć poproszono aż finów, by czcili czciciela taką moc, jaka może go nieść przez ciemność. A w siedem sześćdziesiąt R. Poeta woła: Ogień zaczął płonąć. Widać koniec ciemności. A sztandar dawno pojawił się w obsadzie. Wyrażenie końca ciemności Tamasa Anta jest bardzo osobliwe i pogwałceniem idiomu byłoby uznanie tego i innych wyrażeń wskazujących na długą ciemność za nic więcej niż długie zimowe noce, ponieważ mamy je w klimacie umiarkowanym lub strefa tropikalna. Jak wspomniano wcześniej, najdłuższa noc zimowa w tych strefach musi wynosić co najwyżej trochę mniej niż dwadzieścia cztery godziny, a nawet wtedy te długie noce trwają tylko przez dwa tygodnie. Jest zatem bardzo mało prawdopodobne, że wedyjscy bardowie utrwalili pamięć o tych długich nocach, czyniąc z tego tak poważną skargę, że potrzebują pomocy swoich bóstw, aby je od nich uwolnić. Istnieją inne fragmenty, w których wyraża się ta sama tęsknota za końcem ciemności lub za pojawieniem się światła i nie można ich tłumaczyć teorią, że stara wedyjska noc bardów była jak śmierć, ponieważ nie mieli oni środków, jakie posiada cywilizowana osoba w XX wieku rozproszenia ciemności nocy przez sztuczne oświetlenie. Nawet dzisiaj dzicy nie mają zwyczaju wykazywać takiej niecierpliwości dla porannego światła. Jakie znajdujemy w wypowiedziach wedyjskich bardów, a jednak ci ostatni byli tak zaawansowani w cywilizacji, że znali użycie metali i powozów. Znów mówi się, że nie tylko ludzie, ale i bogowie żyli w długich ciemnościach. Tak więc, w, X, w 124 Agni powiedziano, że przebywał zbyt długo w długiej ciemności, a wyrażenie to brzmiało: i haach". ta podwójna fraza Long Dirkham jest jeszcze bardziej nieodpowiednia, jeśli czas trwania ciemności nigdy nie przekraczał najdłuższej nocy zimowej. W 2, 2, 2, to samo bóstwo Agni mówi się, że świeci podczas nieprzerwanych nocy, co według Maxa Millera oznacza w oryginale słowo Kahapa. Patrz serię S P. T. X, v, S. 195 Tłumaczenie jest bez wątpienia słusznie. Ale profesor Max Miller nie wyjaśnia nam, co rozumie przez wyrażenie nieprzerwane noce. Czy oznacza to ciąg nocy nieprzerwanych przez światło słoneczne? Czy jest to tylko elegancki rendering, oznaczający tylko więcej nocy? Wydaje się, że wyuczony tłumacz prawie nie zauważył prawdziwego znaczenia stosowanej przez niego frazy. Ale nie musimy polegać na zbłąkanych fragmentach, takich jak powyższe, aby udowodnić. Że długa noc była znana we wczesnych dniach. Pchawa. W Ha, który następuje po tym hymnie Fiku Veda i który jest znany jako Ratri-Sukta lub Długastava, czciciel prosi noc, aby była dla niego korzystna, wykrzykując, obyśmy bezpiecznie dotarli na drugą stronę. Obyśmy dotarli do bezpiecznej drugiej strony. Czwarty werset w Ratri-Sukta. Adharva Veda, 19, 47, 2. Tamże 1953. Fathar weda dziewiętnaście siedem, który jest reprodukcją, z pewnymi odmianami powyższego Parisi H. Tak działa drugi werset. Każda poruszająca się istota spoczywa w niej noc, której granicy nie widać, ani która oddziela ją od siebie. O, przestronna, mroczna noc, obyśmy, ranni, dotarli do końca ciebie, osiągnijcie. Błogosławiony jeden, koniec Twój. A w trzecim wersecie pięćdziesiąt hymnu tej samej książki czciciele proszą, aby mogli przejść bez obrażeń w ciele, przez każdą kolejną noc, ratrim ratrim. Teraz rodzi się pytanie, dlaczego każdy miałby tak niepokoić się o bezpieczne dotarcie na drugi koniec nocy? I dlaczego poeta miałby wołać, że jego granica nie jest ani widoczna, ani co ją rozdziela? Czy to dlatego? Że była to zwykła zimowa noc, czy może dlatego, że była to długa noc arktyczna? Na szczęście, Hit Tait Tiryasa zachowuje dla nas najstarszą tradycyjną odpowiedź na te pytania i dlatego nie musimy polegać na spekulacjach współczesnych komentatorów. W Tait Tiryasa hita I-5, 5, 4, Tait Sam. I-5, 5, 4, Tait Sam. I-5, 7, 5. Mamy podobną mantrę lub modlitwę skierowaną do nocy w tych słowa, o hitrawasu. Pozwól mi bezpiecznie dotrzeć do Twego końca. Nieco dalej, i, pięć, siedem, pięć, sama zachita wyjaśnia tę mantrę, czyli modlitwę w ten sposób, Hitrawasu to, oznacza, noc, w dawnych czasach, pur, braci, kapłani, bali się, że, noc, nie nadejdzie. Mamy tutaj wyraźne stwierdzenie wedyjskie, że w dawnych czasach kapłani lub lud odczuwali obawy dotyczące czasu, kiedy noc się skończy. Co to znaczy? Jeśli noc nie była wyjątkowo długa, to gdzie musiała budzić, jakieś obawy związane z nadchodzącym świtem? Saya, komentując powyższy fragment, ponownie przedstawił swoje zwykłe wyjaśnienie, że noce w zimie były długie i sprawiły, że kapłan obawiał się o nadchodzący świt ale tutaj możemy zacytować saya a przeciwko sobie i pokazać, że poradził sobie z tym ważnym fragmentem w sposób niedostępny. Powszechnie wiadomo, że Hit Titea często wyjaśnia mantry, a ta część Hitusa nazywa się brama. a całe uderzenie Titea składa się w ten sposób z mantr i brama, lub modlitw i ich wyjaśnień lub komentarzy pomieszanych razem. Stwierdzenie dotyczące obaw kapłanów o nadchodzącym świcie należy zatem do brama, części Sahita. Teraz zawartość brama, jak zwykle klasyfikowane przez indyjskich boskich pod następującymi dziesięcioma głowami 1. Hetu lub rozum 2. Nirwahana lub wyjaśnienie etymologiczne 3. Ninda lub cenzura. 4. prashasa lub pochwała 5. Sasaja, czyli wątpliwości 6. Witchi. Czyli reguła, 7. Parakria lub czynności innych, 8. Pura-kalpa, czyli starożytny obrzęd lub tradycja, 9. vyavatkara na karpana lub określenie ograniczeń, 10. Upamana, trafne porównanie lub porównanie. Saya we wstępie do komentarza na tematik wedy wymienia pierwsze 9 z nich, i jako ilustrację ósmej, Pura-kalpa, cytuję wyjaśniający fragment stait i pięć. 5, 5, o którym mowa powyżej. Według Saja a stwierdzenie w dawnych czasach kapłani bali się, że nie nadejdzie, dlatego należy do Pura Kalpy, czyli starożytnej tradycyjnej historii znalezionej w Brama jako. To nie jest arthawada, czyli spekulacja lub wyjaśnienie samego Brahma wynika to ze słowa pura, które występuje w tekście Sahita i pokazuje, że zapisano tutaj fragment starożytnej tradycyjnej informacji. Teraz, jeśli ten widok jest poprawny, naturalnie powstaje pytanie, dlaczego zwykłe długie zimowe noce wywoływały takie obawy w umysłach kapłanów tylko w dawnych czasach i dlaczego długa ciemność przestała budzić te same lęki w umysłach obecnego pokolenia. Długie zimowe noce w strefie tropikalnej i umiarkowanej są tak długie jak tysiące lat temu, a jednak nikt z nas, nawet najbardziej nieświadomy, nie przejmuje się świtem, który kładzie kres ciemności tych długich nocy. Być może należy nalegać, aby w czasach starożytnych bardowie nie zdobyli wiedzy niezbędnej do przewidzenia pewnego pojawienia się świtu po upływie kilku godzin w takich przypadkach ale kulawizna tej wymówki staje się od razu widoczna, gdy widzimy, że kalendarz wedyjski był w tym czasie tak zaawansowany, że nawet kwestia równania słońca i roku księżycowego została rozwiązana z wystarczającą dokładnością wyjaśnienia zimy przez saja, a noce powodujące obawy związane z nadchodzącym świtem należy zatem odrzucić jako niezadowalające. Nie była to długa zimowa noc, której bali wedyjscy bali w dawnych wiekach to było coś innego, coś bardzo długiego, tak długiego, że chociaż wiedzieliście, że nie będzie trwało to na stałe, to jednak bardzo długo męczyło waszą cierpliwość i sprawiało, że tęskniliście, z niecierpliwością czekając na nadchodzący świt. Krótko mówiąc, była to długa noc w regionie arktycznym, a słowo pura pokazuje, że była to historia z dawnych epok, którą wedyjscy bardowie znali z tradycji. Pokazałem gdzie indziej że Hittait-Tiryasa należy przypisać okres Hittika. Możemy zatem bezpiecznie stwierdzić, że około 2500 trpne wśród ludów wedyjskich panowała tradycja, że w dawnych czasach, a raczej w dawnym wieku, kapłani tak niecierpliwili się na noc, tamta granica nie była znana, że gorliwie modlili się do swoich bóstw, aby bezpiecznie poprowadzili ich na drugi koniec tej męczącej ciemności. Ten opis nocy jest nieodpowiedni, Chyba, że odniesiemy się do długiej i ciągłej nocy arktycznej. Zobaczmy teraz, czy Ikweda zawiera jakieś bezpośrednie odniesienie do długiego dnia, długiej nocy lub kalendarza okołobiegunowego, poza wyrażeniami o długiej ciemności lub trudnościami w osiągnięciu drugiej granicy nieskończonej nocy zauważonej powyżej. Widzieliśmy wcześniej, że kalendarz wedyjski jest kalendarzem 360 dni z miesiącem interkalarnym który nie może być biegunowy ani okołobiegunowy. Ale obok siebie Ikweda zachowuje opisy dni i nocy, które nie mają zastosowania do dnic sarktycznych, chyba że umieścimy sztuczną konstrukcję na fragmentach zabierających te opisy. W literaturze wedyjskiej dzień i noc są określane jako para i są oznaczone złożonym słowem w podwójnej liczbie. Zatem mamy u Hasanakta i 122, 2, świt i noc. Naktohasa, i. 142, 7, Nikhtant dawny, lub po prostu uhasał, i. 188,6, 2 świty, wszystko oznacza parę dnia i nocy. Słowo achoratre oznacza także dzień i noc, ale nie występuje w Ikwedie, chociaż Aitareya Brahma a, 2, 4, traktuje to jako synonim uhasa-nakta. Czasami o tej parze dnia i nocy mówi się o dwóch siostrach lub bliźniaczkach, ale bez względu na formę, w jakiej są adresowane, odniesienie jest zwykle jednoznaczne. Teraz jednym z wersetów opisujących tę parę dnia i nocy jest 3,55,11. Bóstwem tego wersetu jest ta choratry i ze wszystkich rąk wiadomo, że zawiera opis dnia i nocy. Działa w ten sposób. Nanaha jamy ya mya wapułkita a trochate ki ha manya trzewi ha kreska. Pierwsze trzy czwarte lub stopy tego wersetu zawierają główne stwierdzenia, a czwarta to refren piosenki lub hymnu. Dosłownie przetłumaczone oznacza, para bliźniaczka, kobiety, ma wiele postaci, z dwóch jeden świeci, drugi, jest, ciemny, dwie siostry, są, one, ciemna. Nieśmiała i jasna, a ruch i wielka boskość bogów jest jedna, wyjątkowa. Werset wygląda na pierwszy rzut oka dość prosto i jest prosty, jeśli chodzi o słowa, ale zostało źle zrozumiane w dwóch ważnych punktach. Najpierw zajmiemy się pierwszą połową wiersza. Mówi, para bliźniaków tworzy wiele form, jednego z nich świeci, a drugi jest ciemny. Para bliźniaków to dzień i noc, a jedna z nich jest jasna, a druga ciemna. Jak dotąd nie ma trudności. Ale zdaje się, że wrażenie stwórz wiele form nie zostało właściwie zbadane ani zinterpretowane. Słowa użyte w oryginalnym wersecie to nana hakratę i dosłownie oznaczają stwórz wiele ciał lub form. Mamy zatem podwójny opis pary nazywa się to lśnieniem i ciemnością. A także opisuje się je jako posiadające wiele form. W I. 123.7 mówi się, że para dnia i nocy to wierupę, podczas gdy w innych miejscach przymiotnik wirupę jest używany w tym samym znaczeniu. Jest zatem oczywiste, że, że ciała lub formy, które mają być oznaczone tymi słowami, muszą różnić się od dwojakiego charakteru pary jako lśniący i ciemny, a jeśli tak, to zwroty w ich wirupę lub nana nawapułki używane w związku z para dzień i noc musi oznaczać coś innego niż jasny i ciemny, jeśli tych wyrażeń nie należy uważać za zbyteczne lub tautologiczne. Saja interpretuje te wyrażenia jako odnoszące się do różnych kolorów, rupa, takich jak czarny, biały itd. i niektórzy z zachodnich uczonych wydają się przyjąć te interpretacje. Ale nie widzę sensu przypisywania różnych kolorów do dnia i nocy. Czy mamy przypuszczać, że możemy mieć czasem zielono-fioletowe, żółte lub niebieskie dni i noce? Ponownie, chociaż słowo RPA nadaje się do tej konstrukcji, jednak w zwykle nie może być tak rozumiane. Wydaje się jednak, że pytanie to nie przeciągnęło poważnej uwagi komentatorów, tak więc nawet Griffith tłumaczy rupę przez w przeciwieństwie do odcienia w I. 123, 7. Naktohasa są opisane jako wirupę także w I, 113, 3, ale tam również Saja A daje to samo wytłumaczenie. Wydaje się, że nikomu nie przyszło do głowy, że kwestia ta wymaga dalszych przemyśleń. Na szczęście w przypadku IK. Ja, 113, 3, mamy jednak tę zaletę, że skonsultowałem się z komentatorem starszym niż Saja A. Werset występuje w z sama Weda, 19. 4, 2, 3. Mathawa w jego Wiwara, a komentarz do Sama Veda wyjaśnia Wirupę w ten sposób: w Dakhi i Ajana w ciągu roku jest wzrost nocy, a także futra dnia. Patrz Sama Veda, cal. Et. utta. 19, 4, 2, 3. Wiwara a Mathawy jest książką rzadką. Przypis do kalkulacyjnego wydania Sama Veda Sahita, z komentarzem Saya, opublikowanym przez Satyavrata Samashrami. Uczonego wedyjskiego uczonego z Kalkuty. Nie wiadomo, kim jest ten Madhava, ale Pandit Satyavrata stwierdza, że wspomina o nim Durga, komentator jaska. Możemy zatem uznać Madhavę za starego komentatora i satysfakcjonujące jest stwierdzenie, że wskazuje on nam drogę wyjścia z trudności w interpretacji zwrotów w i wirupę występujących tak wiele razy w Veda, w związku z para dnia i nocy. Słowo forma rupa, lub ciało, wapus, może być użyte do oznaczenia zasięgu, czasu trwania lub długości dni i nocy, a wirupę naturalnie oznaczałoby różne długości dni i nocy, oprócz ich koloru, który może być tylko podwójna, ciemna lub jasna. Biorąc naszą wskazówkę od matkawy, możemy, dlatego interpretuj pierwszą połowę wersetu jako oznaczającą, para bliźniaków przyjmuje różne. Nana, na, długości, wapuchi, jednego z nich świeci, a drugi jest ciemny. Ale chociaż pierwsza połowa może być w ten sposób interpretowana, pojawia się kolejna trudność, gdy tylko zajmiemy się trzecim kwartałem wersetu Mówi: Dwie siostry to oni ciemność, nieśmiały Awi, i jasny, a ruch I. Teraz pytanie brzmi: czy wspomniane tutaj dwie siostry, z fasarał, są takie same jak. Czy różnią się od pary bliźniaczej, jamia, wspomnianej w pierwszej połowie wiersza? Jeśli weźmiemy je za identyczne, trzecia pada lub ćwierć wersu stanie się jednocześnie zbędna. Jeśli weźmiemy je za różne, musimy wyjaśnić, w jaki sposób i gdzie dwie pary się różnią. Komentatorzy nie byli w stanie rozwiązać trudności, dlatego też przyjęła sposób traktowania bliźniaków, jamia, i sióstr, sfasarał, jako identycznych. Nawet na ryzyko tautologii. Z pewnością trzeba przyznać, że nie jest to zadowalający kurs i że powinniśmy znaleźć lepsze wytłumaczenie, jeśli możemy. To nie jest jedyne miejsce, w którym wspomniane są dwie wyraźne pary dnia i nocy. W Ikweda jest jeszcze jedno słowo, które oznacza parę dnia i nocy. Jest to Ahani, co nie znaczy dwa dni, ale dzień i noc, ponieważ w sześć, dziewięć. Jeden wyraźnie powiedziano nam, że jest ciemna aha, dzień, i jasna aha, dzień. Ahani oznacza zatem parę dnia i nocy, i widzieliśmy, że my esnak to oznacza także parę dnia i nocy. Czy dwie pary są takie same czy różne? Gdyby Ahani był uważany za synonim nakta lub achoratre, wówczas dwie pary byłyby identyczne, inaczej inaczej. Na szczęście ik. 4, 55, 3 zapewnia nam sposób rozwiązania tej trudności. Tam nas esnakti achani są osobno przywoływane, aby zapewnić ochronę czcicielowi, a osobne wezwanie wyraźnie dowodzi, że dwie pary są dwoma oddzielnymi podwójnymi bóstwami, chociaż każda z nich reprezentuje parę dnia i nocy. Profesor Max Miller zauważył te różnice między nami esnakti achanem lub dwoma achanami, ale nie wydaje się, by doprowadził to do logicznej konkluzji. Jeśli wszystkie trzysta sześćdziesiąt dni i nocy w roku były tej samej klasy, co u nas, nie było potrzeby dzielenia ich na dwie reprezentatywne pary, takie jak us, sakta, kti, Ogólny opis ciemny, jasny i różnej długości byłby wystarczający do określenia wszystkich dni i nocy w roku. Dlatego jeśli nie można zignorować rozróżnienia między nami na a achanem. Dokonanego w 4, 55, 3. Musimy znaleźć wyjaśnienie tego rozróżnienia, a patrząc na charakter dni i nocy w różnych miejscach na ziemi od bieguna do równika, jedynym możliwym wyjaśnieniem, które można zasugerować, jest to, że rok, o którym mowa w tych fragmentach, był rokiem polarnym, złożonym z jednego długi dzień i jedna długa noc, tworząc jedną parę oraz szereg zwykłych dni i nocy o różnych długościach, które, biorąc jeden dzień i noc jako typ, można opisać jako drugą parę jasne, i o różnej długości. Nie ma innego miejsca na powierzchni Ziemi, w którym opis byłby dobry. W ekwator mamy tylko takie same dni i noce w ciągu roku i mogą być reprezentowane przez jedną parę ciemną i jasną, ale zawsze tej samej długości. W rzeczywistości zamiast wirupę para byłaby sarupę. Między równikiem a kołem podbiegunowym dzień i noc razem nie przekraczają 24 godzin, choć może być dzień 23 godzin i noc jednej godziny i odwrotnie, gdy zbliżamy się do koła podbiegunowego. W takim przypadku dni roku będą musiały być reprezentowane przez typową parę ciemną i nocną, ale o różnej długości, wirpę. Ale jak tylko przekroczymy koło podbiegunowe i przejdziemy do krainy Długiej Nocy, powyższy opis wymaga zmiany poprzez dodanie do pierwszej pary, kolejnej pary długiego dnia i długiej nocy, których długości będzie się różnić w zależności od szerokości geograficznej. Ta druga para długiego dnia i długiej nocy, które do siebie pasują, również będzie musiała zostać oznaczona jako wirupę. Z tym w takim przypadku dni roku będą musiały być reprezentowane przez typową parę ciemną i nocną, ale o różnej długości. Wirpę. Ale gdy tylko przekroczymy koło podbiegunowe i przejdziemy do krainy długiej nocy, powyższy opis wymaga zmiany poprzez dodanie do pierwszej pary, kolejnej pary długiego dnia i długiej nocy, których długości będzie się różnić w zależności od szerokości geograficznej. Ta druga para długiego dnia i długiej nocy. Które do siebie pasują, również będzie musiała zostać oznaczona jako wirupę, z tym w takim przypadku dni roku będą musiały być reprezentowane przez typową parę ciemną i nocną, ale o różnej długości. Wirpę. Ale gdy tylko przekroczymy koło podbiegunowe i przejdziemy do krainy długiej nocy, powyższy opis wymaga zmiany poprzez dodanie do pierwszej pary, kolejnej pary długiego dnia i długiej nocy których długości będzie się różnić w zależności od szerokości geograficznej ta druga para długiego dnia i długiej nocy które do siebie pasują również będzie musiała zostać oznaczona jako wirupę z tym kolejna para długiego dnia i długiej nocy których długości będą się różnić w zależności od szerokości geograficznej ta druga para długiego dnia i długiej nocy które do siebie pasują Również będzie musiała zostać oznaczona jako wirupę, z tym kolejna para długiego dnia i długiej nocy, których długości będą się różnić w zależności od szerokości geograficznej. Ta druga para długiego dnia i długiej nocy, które do siebie pasują, również będzie musiała zostać oznaczona jako wirupę, z tym. Różnica jednak polega na tym że chociaż długość dni i nocy w strefie umiarkowanej zmieniałaby się w tym samym miejscu, długość długiej nocy i długiego dnia nie zmieniałaby się w tym samym miejscu, ale tylko na różnych szerokościach geograficznych. Biorąc kilka dni i nocy za reprezentujące dni i noce roku, będziemy musieli podzielić różne rodzaje zmian dobowych na całym świecie na trzy klasy i na równiku. Pojedynczy para, ciemne i jasne, ale zawsze tej samej formie lub długości, sarupę. I i między równikiem a kołem podbiegunowym jedna para, ciemne i jasne, ale o różnych formach lub długościach, wirupe. I i między kołem podbiegunowym a biegunem dwie pary, każdy ciemny i jasny, ale o różnych formach i długościach, wirupe. U Polaka jest tylko jeden dzień i jedna noc trwająca sześć miesięcy. Teraz, jeśli mamy wyraźny fragment cztery pięćdziesiąt pięć 3, wskazujący dwie różne pary dnia i Nikhtusza Sanakta i Ahani, jest oczywiste, że Achoratre przez nich reprezentowane są dniami i nocami w rejonie okołobiegunowym i tylko dla nich. W świetle 4,55, 3, Trzy musimy zatem interpretować cytowane powyżej 3.55.11 jako opisujące dwie pary, jedną z pary bliźniaczej, a drugą z dwóch sióstr. Wiersz musi zatem zostać przetłumaczony para bliźniaczka. Pierwsza para tworzy wiele form, długości. Z dwóch jeden świeci, a drugi jest ciemny. Dwie siostry to nieśmiałe lub ciemne i aruchy lub jasne. Druga para. Żadna część tego wersetu nie jest więc zbyteczna, a całość staje się znacznie bardziej zrozumiała niż w innym przypadku. Widzieliśmy, że dni i noce są reprezentowane przez dwie różne typowe pary Hasa Hasanakta i Achani, i że jeśli to rozróżnienie nie jest bez znaczenia, musimy wziąć to za opis dni i nocy w kole podbiegu nowym. Czy Achani oznacza parę dnia i nocy odrębną od Hasanakta w każdym miejscu? W którym pojawia się to słowo, trudno powiedzieć. Ale przynajmniej w niektórych miejscach oznacza to osobliwą parę dnia i nocy, nieuwzględnioną i odmienną od tucha wynika z 4, 55, 3. Teraz, jeśli ahani naprawdę oznacza parę długi dzień i długa noc, w odróżnieniu od zwykłych dni i nocy, istnieje inny sposób, w jaki te dwie pary można odróżnić od siebie. Zwykłe dni i noce idą ze sobą w parze. Dzień zastępuje noc, a noc dniem. A dwóch członków pary, reprezentujących te dni i noce, nie można opisać jako oddzielonych od siebie. Ale długa noc i długi dzień, choć jednakowego czasu trwania, nie podążają za sobą w bliskim odstępie czasu. Długa noc ma miejsce mniej więcej w czasie, gdy słońce jest w czasie przesilenia zimowego. I długi dzień, gdy jest on w dniu przesilenia letniego, i te dwa punkty solstitialne są oddzielone od siebie o 180 naprzeciwko siebie w ekliptyce. Ta postać Ahana wydaje się być tradycyjnie znana w czasach Arayakas. Tak więc Taitirya Arayaka, i, 2, 3, omawiając rok personifikowany, Tait. Ran. Ja, 2, 3, po pierwsze mówię, że rok ma jedną głowę i dwa różne usta. A następnie zauważa, że wszystko to jest charakterystyczne dla sezonu, co komentator wyjaśnia, stwierdzając, że Bóg rok ma dwa usta, ponieważ ma dwie ajany, północną i południową, które obejmują pory roku. Ale stwierdzenie ważne dla naszego celu jest następujące. Arajaka kontynuuje, po prawej i lewej stronie Boga roku, są, jasne i ciemne, dni, i odnosi się do niego następujący werset. Twój, forma, jest jasny, twój kolejny ofiarny, ciemny, Dwa dwachany o różnych formach, choć sztuka jak diał. Ty, o samowystarczalny. Chroń wszystkie magiczne moce, opuchan. Niech twoja nagroda będzie tutaj pomyślna. Tajt. Arajaka i, dwa, cztery. Werset lub mantra, o których tu mowa, to ik. 6, 58, 1. Puhan jest tam w porównaniu do Diała i mówi się, że ma dwie postacie, ciemne i jasne, jak Achani. Mówi się, że te ciemne i jasne formy Achani stanowią prawą i lewą stronę boga roku, to znaczy dwie przeciwne części ciała uosobionego roku. Innymi słowy, fragment wyraźnie stwierdza, że ciemna i jasna część Achani nie podąża za sobą ściśle, lecz znajduje się po przeciwnych stronach roku. Może się tak zdarzyć tylko wtedy, gdy para dnia i nocy, reprezentowana przez Aszani, będzie oznaczać długą noc i długi dzień w regionach arktycznych. Tam długa noc jest dopasowywana do długiego dnia i podczas gdy ten jeden pojawia się, gdy słońce jest w czasie przesilenia zimowego, drugi pojawia się, gdy jest on w dniu przesilenia letniego. Dwie części Achan są zatem bardzo poprawnie przedstawione jako tworzące prawą i lewą stronę Boga roku w Rajaka, w ten sposób w ten sposób materialnie popiera się wspomniany wyżej pogląd na temat natury Ahani. Na koniec mamy ekspresowy fragment Fikowedie, w którym opisano długi dzień. W V. 54.5 wspomniano o przedłużonym codziennym kursie Słońca, Dirkham Yohanam, Słońca. A Marutowie podobno przedłużyli swoją siłę i wielkość kropka. Ale najbardziej jednoznaczne stwierdzenie o długim dniu znajduje się w X 138, 3. Hymn ten celebruje wyczyny Indry, z których wszystkie są wykonywane w regionach powietrznych lub niebieskich. W pierwszym wersecie wspomniano o zabijaniu fałitry i uwalnianiu świtów i wód, a w drugim mówi się, że słońce świeciło w ten sam sposób. Trzeci wiersz jest następujący: Visuriomat hyamuha divo Vidat dasaya pratimana maryadem i hani piprorasurasyama i naindrowy asyach hakiva i szwana kreska. Wersety czwarty, piąty i szósty odnoszą się do zniszczenia fortów fauitry, karania u i umieszczenia księżyców w niebie. Ale trzeci werset, cytowany powyżej, sam jest ważny dla naszego celu. Słowa są proste i łatwe. A werset można przetłumaczyć w ten sposób, słońce zapaliło jego samochód pośród nieba, Arya znalazł środek zaradczy, Pratimanam, dla Dasa. Indra, działając z Ish fanem, obalił solidne forte pipru, przywołujące Jasurę. Jest to pierwsza połowa wersetu, która jest istotna dla naszego celu. Mówi się, że słońce zapaliło jego samochód, nie o zachodzie słońca lub na horyzoncie, ale pośrodku nieba. Gdzie można odpocząć przez jakiś czas? Nie ma w tym żadnej niepewności, bo słowa są tak jasne, a komentatorom trudno było wytłumaczyć to niezwykłe zachowanie słońca w niebiosach. Pan Griffith mówi, że może to być aluzja do zaćmienia słońca lub zatrzymania słońca, aby umożliwić Jaryjczykom dokończenie obalenia ich wrogów. Obie te sugestie nie są jednak zadowalające. Podczas zaćmienia słońca słońce czasowo ukryte przez księżyc jest niewidoczne całkowicie lub częściowo i nie jest stacjonarne. Opis, że słońce wypaliło jego samochód na niebie, nie może zatem odnosić się do zaćmionego słońca. Jeśli chodzi o inną sugestię, a mianowicie, że słońce pozostawało nieruchome przez pewien czas, aby pozwolić swojej ulubionej rasie, Aryjczykom, na obalenie wrogów. Wydaje się, że miało to swoje źródło w biblijnym fragmencie, Jozuego, X, 12, 13, o którym mówi się, że słońce stało w miejscu, na słowo Jozuego, aż lud pomścił się na swoich wrogach. Ale nie ma uprawnień do importowania tego biblijnego pomysłu do Ikwedy. Czyny Indry są opisane w wielu hymnach Fikwedie, ale w żadnym innym hymnie nie powiedział, aby słońce zatrzymało Arejczyków. Dlatego musimy odrzucić oba wyjaśnienia zaproponowane przez Griffitha. Saja apokonuje trudność, interpretując zdanie Radham Amuchat Mathe Diva, co oznacza, że słońce rozluźniło Viamuhat, jego powóz, to znaczy wypuściło go w podróż do środka Mathe, nieba, Radham Prasthana Javimuktawan. Dlatego Saja Amana myśli to, że kiedy Indra uzyskał rekompensatę od Vaitra, wypuścił rydwan słońca, aby ruszył w kierunku nieba. Ale konstrukcja jest najwyraźniej napięta. Czasownik widużo jest używany w około tuzinie miejsc w ikwedzie w odniesieniu do koni, i wszędzie oznacza to odczepianie, unyokel lub oddzielić konie od powozu na odpoczynek, a nawet Saja zinterpretował to w ten sam sposób. Tak więc wimuchia jest wyjaśnione przez niego jako radhatwiszli w i 104.

że wiele można interpretować jako rozluźnić się w podróży, wrażenie to byłoby odpowiednie tylko wtedy, gdy nastąpi wcześniejsze zatrzymanie lub powolny ruch słońca. Pytanie dlaczego słońce zatrzymało lub zwolniło jego ruch na niebie? Pozostanie zatem nierozwiązane. Wyrażenie diva Mathe w naturalny sposób oznacza na środku nieba i nie może być interpretowane jako w kierunku niebios. Oczywiście. Jeśli słońce znajdowało się poniżej horyzontu, możemy opisać go jako rozluźniającego swoje konie do podróży, jak w V621. Ale nawet tam wydaje się, że konie odpoczywały w tym miejscu. W obecnym przypadku słońce jest już w środku nieba i nie możemy zabrać go pod horyzont bez wyczuwalnego zniekształcenia znaczenia. Nie możemy również właściwie wyjaśnić działania odwetu. Pratima nam, jeśli zaakceptujemy interpretację Saya, musimy zatem zinterpretować pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że słońce wskoczyło na jego powóz na niebie. W Ikwedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym słońcu i nie może być interpretowane jako w kierunku niebios. Oczywiście, jeśli słońce znajdowało się poniżej horyzontu, Możemy opisać go jako rozluźniającego swoje konie do podróży, jak w V, 62, 1, ale nawet tam wydaje się, że konie odpoczywały w tym miejscu. W obecnym przypadku słońce jest już w środku nieba i nie możemy zabrać go pod horyzont bez wyczuwalnego zniekształcenia znaczenia. Nie możemy również właściwie wyjaśnić działania odwetu pratima nam, jeśli zaakceptujemy interpretację saya A. Musimy zatem zinterpretować pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że słońce wskoczyło na jego powóz na niebie. W Ikwedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym słońcu i nie może być interpretowane jako w kierunku niebios. Oczywiście, jeśli słońce znajdowało się poniżej horyzontu, możemy opisać go jako rozluźniającego swoje konie do podróży, jak w V. 62. Jeden, ale nawet tam wydaje się, że konie odpoczywały w tym miejscu. W obecnym przypadku Słońce jest już w środku nieba i nie możemy zabrać go pod horyzont bez wyczuwalnego zniekształcenia znaczenia. Nie możemy również właściwie wyjaśnić działania odwetu Pratima nam, jeśli zaakceptujemy interpretację Saja. A. Musimy zatem zinterpretować pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że Słońce wskoczyło na jego powóz na niebie. W Ikwedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym słońcu, ale nawet tam wydaje się, że konie odpoczywały w tym miejscu. W obecnym przypadku słońce jest już w środku nieba i nie możemy zabrać go pod horyzont bez wyczuwalnego zniekształcenia znaczenia. Nie możemy również właściwie wyjaśnić działania odwetu pratima nam, jeśli zaakceptujemy interpretację Saja A. Musimy zatem zinterpretować pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że słońce wskoczyło na jego powóz na niebie. W Ikvedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym słońcu, ale nawet tam wydaje się, że konie odpoczywały w tym miejscu. W obecnym przypadku słońce jest już w środku nieba i nie możemy zabrać go pod horyzont bez wyczuwalnego zniekształcenia znaczenia. Nie możemy również właściwie wyjaśnić działania odwetu. Pratimana, jeśli zaakceptujemy interpretację Sajaa. musimy zatem zinterpretować pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że Słońce wskoczyło na jego powóz na niebie. W Ikwedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym Słońcu, dlatego zinterpretuj pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że Słońce uniosło swój powóz na niebie. W Ikwedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym słońcu dlatego zinterpretuj pierwszą połowę wersetu w ten sposób, że słońce uniosło swój powóz na niebie. W Ikwedie jest jeszcze jedno przejście, które mówi o zachodzącym słońcu. Pośród nieba. W 7, 87, 5 mówi się, że król Warła spowodował, że złote, słońce, kołysze się jak huśtawka w niebie prekham Hiramajam, co wyraźnie oznacza że słońce kołysało się w przód i w tył w niebo jest cały czas widoczne, por. Także 7, 88, 3. Idea wyrażona w niniejszym wersecie jest dokładnie taka sama, ponieważ nawet w regionach arktycznych słońce będzie się kołysać tylko podczas długiego ciągłego dnia, kiedy nie schodzi poniżej horyzontu raz na 24 godziny. Dlatego w obecnym wersecie nie ma nic dziwnego ani niezwykłego, co mówi że słońce wskoczyło na swój powóz na jakiś czas na niebie i nie musimy być niecierpliwi, aby uciec od naturalnego znaczenia wersetu. Długi postój słońca pośród nieba jest tutaj wyraźnie opisany i musimy wziąć to za odniesienie do długiego dnia w regionie arktycznym. Instrukcja w drugim wierszu obsługuje ten sam widok. Wydaje się, że europejscy uczeni zostali wprowadzeni w błąd w tym przypadku przez słowa ria i dasa. Które przywykli interpretować jako oznaczające rasę aryjską i niaryjską. Ale chociaż słowa mogą być interpretowane w ten sposób w niektórych fragmentach, nie wszędzie tak jest. Słowo dasa jest stosowane do wrogów Indry w wielu miejscach. Tak więc szambara nazywa się dasa, 4, 30, 14, i ten sam przymiotnik stosuje się do piprów 8, 32, 2 i do Namukiw V, 30. 7. Mówi się, że Indra wzbudza strach w Dasa Fix, 122 oraz 2, 11, 2 jest opisany jako dzierżawiący Dase, który uważał się za nieśmiertelnego. W rozważanym wersecie świętuje się zwycięstwo Indry nad Pipru, i wiemy, że Pipru jest inaczej zwane Dasa. Dlatego całkiem naturalne jest przypuszczenie, że słowa Ryja i Dasa w powyższym wersecie odnoszą się do Indry i Pipru. A nie do rasy aryjskiej i niearyjskiej. Wszystkie opisane wyczyny są niebiańskie, a kontekstem jest, aby w jednym hymnie wypowiedzieć jedno zdanie, odnoszące się do zwycięstwa aryjczyków nad rasą niearyjską. Znów pojawia się słowo pratimana, dosu. Przeciwdziałanie, które oznacza, że to, co zostało zrobione, jest odwetem, rodzajem kontrataku lub kontrataku, w celu pomszczenia krzywdy dokonanej przez dasę. Bitwy między Aryjczykami i niearyjczykami nie da się tak opisać, chyba że wcześniej wspomniano o poprzedniej porażce Aryjczyków. Zatem proste znaczenie tego wersetu polega na tym, że słońce zatrzymało się na środku nieba, wytwarzając długi dzień, i w ten sposób Indra znalazł przeciwwagę dla Dasy, jego wroga. Wiemy bowiem, że ciemność sprowadza dasa i to on sprowadza długą noc, ale jeśli dasa przetrwała noc, Indra zemścił się lub zareagował, czyniąc dzień tak długim, jak noc dazy. Długiej nocy w regionach arktycznych towarzyszy, jak widzieliśmy, długi dzień w tych regionach, a obecny werset wyraża tę samą ideę dopasowania jednego do drugiego. Nie ma odniesienia do zwycięstwa rasy arejskiej nad Niaryjczykami ani niczego takiego, jak przypuszczają zachodni uczeni. Saya, który nie miał historycznych teorii, które mogłyby go wprowadzić w błąd. Słusznie zinterpretował Aryę i Dasę w tym wersecie jako odnoszące się do Indry i jego wroga, ale on z kolei źle zinterpretował. Jak pokazano powyżej, pierwsza połowa wersu w odniesieniu do długiego postoju słońca na niebie. Błędna interpretacja. Drugi chemistyki wywodzi się od zachodnich uczonych, takich jak Muir, który interpretuje Aryę w znaczeniu Aryjczyków i Dasa, nie Aryjczyków. To pokazuje, że przy braku prawdziwego klucza do znaczenia fragmentu, mogą nas odciągnąć obecne teorie, nawet jeśli słowa same w sobie są proste i proste. Widzimy zatem, że Ikweda mówi o dwóch różnych parach dnia i nocy, z których jedna reprezentuje zwykłe dni i noce w ciągu roku, a druga, Ahani, jest to odrębną parą samą w sobie, tworząc, zgodnie z Taittyria Arayaka, prawa i lewa strona roku wskazująca długi arktyczny dzień i noc kittait tiriasa ponownie daje nam wyraźną tradycję że w dawnym wieku noc była tak długa że ludzie bali się że nie nadejdzie mamy również wiele wyrażeń figweda oznaczających długie noce lub długą i upiorną ciemność a także długą podróż słońca modlitwy są również oferowane bóstwom wedejskim aby umożliwić czcicielowi bezpieczne dotarcie do końca nocy której inna granica nie jest znana. Wreszcie mamy wyraźny tekst, w którym oznajmia, że słońce zatrzymało się na niebie i w ten sposób zemściło się na psotach spowodowanych długą nocą przez dasę. Tak więc mamy nie tylko długi dzień i długą noc wspomniane w Ikwedzie, ale także pomysł, że ci dwoje pasują do siebie, znajduje się również w nich, podczas gdy ta Arayaka mówi nam, że tworzą one przeciwne strony roku Bóg. Oprócz fragmentów potwierdzających długi czas świtu, mamy zatem wystarczające niezależne dowody, aby stwierdzić, że długa noc w regionach arktycznych i jej odpowiednik długi dzień były znane poetom Ikweda i Taitiria Sahita wyraźnie informuje nas, że był to fenomen dawnego pura, wieku. Zakończę ten rozdział krótką dyskusją o kolejnej charakterystyce kołowo-polarnej, czyli południowym biegunie Słońca. Wcześniej stwierdzono, że Słońce nigdy nie może pojawić się nad głową na żadnej stacji w strefie umiarkowanej lub oziębłej oraz że obserwator stacjonujący w tych strefach na półkuli północnej zobaczy Słońce po prawej lub na południu, podczas gdy na wydaje się, że Słońce północne wschodzi z południa. Inne języki aryjskie, ponieważ... Jak zauważył profesor Sajce, ludzie ci musieli stawić czoła wschodzącemu słońcu prawymi rękami na południe, zwracając się do swoich bogów, a tym samym sanskrytu Welsh Welschdechau i Olkirish des wszystko oznaczają jednocześnie prawa ręka i południe patrz wprowadzenie do nauki języka Sajcea T. 2. S. 130 Dzięki temu wytłumaczeniu przed nami możemy zrozumieć w jaki sposób w wielu fragmentach zachodnich uczonych kveda tłumaczy dak część przez prawą stronę, gdzie indyjscy uczeni rozumieją słowo południe. Istnieje trzecie znaczenie słowa dakh i a, a mianowicie wielkości lub guerdon, a w niektórych miejscach twierdzenia o bogatej wielkości wydają się zbyt daleko idące, kiedy więc mówi się, że słońca są tylko dla dakh i avats i. 125, 6. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że pierwotnie wrażenie to miało jakieś odniesienie do kierunku południowego, a nie do darów składanych podczas ofiar. W 3, 58, Ja, Surya nazywa się synem Dakhi, i nawet jeśli Dakhi, należy tu rozumieć jako dawny, pozostaje pytanie: dlaczego dawny nazywa się Dakhi? Pozostaje, i jedyne obecnie wyjaśnienie sugeruje oznacza to, że Dakhi. Oznacza zręczny lub ekspert. Lepszym sposobem wyjaśnienia tych zwrotów jest sprawienie, by odnosiły się do kierunku południowego, a po tym, co powiedziano powyżej, takie wyjaśnienie wydaje się wysoce prawdopodobne. Oczywiście konieczne jest krytyczne interpretowanie hymnów wedyjskich, ale myślę, że zbyt daleko posuniemy się naszym krytycznym duchem. Jeśli powiemy, że w żadnym fragmencie w Ikweda i ani jego pochodnych są używane do oznaczenia kierunku południowego. I. 95, 6, 2, 42, 3. Herodot informuje nas, 4.42 że niektórzy marynarze feniccy byli dowodzeni przez faraona Neco, króla Egiptu, do żeglugi po Libii, Afryka, i powrotu przez filar Herkulesa, cieśninę Gibraltarską. Marynarze ukończyli podróż i wrócili w trzecim roku. Ale Herodot nie wierzy im, ponieważ po powrocie opowiadali takie. Dla niego niesamowite historie, że okrążając libię, widzieli słońce po swojej prawej stronie. Herodot nie mógł uwierzyć, że słońce kiedykolwiek pojawi się na północy, ale mało kto myślał, że to co było dla niego niewiarygodne. Będzie uważane za niepodważalny dowód autentyczności tego rachunku w późniejszych dniach. Weźmy lekcję z tej historii i nie interpretujmy Dakhi ani prawą stroną, ani wielkością w każdym fragmencie Ikwedy. wedy. Nie mogą istnieć wyraźne fragmenty pokazujące, że słońce lub świt przybyły z południa. Ale sam fakt, że u nazywa się Dakhia i 123.1x 107, 1, a słońce, syndakia, 3, 58, 1, samo w sobie jest bardzo sugestywne i być może mamy tutaj frazy używane przez wedyjskich bardów, ponieważ w ich czasach były to stare i rozpoznawalne wyrażenia w języku. Słowa, podobnie jak z skamieliny, bardzo często zachowują najstarsze idee lub fakty w języku. I chociaż wedyjscy poeci mogli zapomnieć pierwotne znaczenie tych zwrotów, nie jest to powód, dla którego powinniśmy odmawiać wyciągania z historii tych słów takich wniosków, które mogą z nich wynikać. Fakt, że północ jest oznaczony słowem Muttara, co oznacza górne, a południe Adhara, oznaczający niższy, również wskazuje na ten sam wniosek, ponieważ północ nie może być nad głową ani górna. Z wyjątkiem obserwatora na biegunie północnym lub w jego pobliżu. W późniejszej literaturze znajdujemy tradycję, że ścieżka Słońca prowadzi przez regiony niższe, a tcha, niż siedziba Siedmiu i jego lub konstelacja Ursa Major. Zobacz Kumara Sampchawa, 6, 7. Kalidasy 16. Zobacz także komentarz malinathy do tych wersetów. To co ekliptyka leży na południe od konstelacji, jest dość jasne, ale nie można powiedzieć, że znajduje się poniżej konstelacji, chyba że zenit obserwatora znajduje się w konstelacji lub między i biegun północny, pozycja możliwa tylko w przypadku obserwatora w regionie arktycznym. Cytowałem już fragment z Ikwedy, który mówi o siedmiu niedźwiedziach, Ikha, umieszczonych wysoko na niebie, Uchha ale nie byłem w stanie znaleźć żadnego autorytetu wedejskiego dla tradycji, że ścieżka Słońca leży poniżej konstelacji siedmiu niedźwiedzi. Wcześniej stwierdzono również, że sam południowy kierunek Słońca, nawet jeśli jest całkowicie ustalony, nie jest pewną wskazówką, że obserwator znajduje się w rejonie okołobiegunowym, ponieważ Słońce będzie się poruszać zawsze na południe od obserwatora nawet w strefa umiarkowana. Nie jest zatem konieczne dalsze zajmowanie się tym punktem. Wykazano, że Ikweda wspomina o długiej nocy i długim dniu i zobaczymy w następnym rozdziale, że miesiące i pory roku wspomniane w tej starej księdze są w pełni zgodne z teorią, którą stworzyliśmy na podstawie dotychczas omawianych dowodów. Wcześniej stwierdzono również, że sam południowy kierunek słońca, nawet jeśli jest całkowicie ustalony, nie jest pewną wskazówką, że obserwator znajduje się w rejonie okołobiegunowym, ponieważ słońce będzie się poruszać zawsze na południe od obserwatora nawet w strefa umiarkowana. Nie jest zatem konieczne dalsze zajmowanie się tym punktem. Wykazano, że Ikweda wspomina o długiej nocy i długim dniu i zobaczymy w następnym rozdziale, że miesiące i pory roku wspomniane w tej starej księdze są w pełni zgodne z teorią którą stworzyliśmy na podstawie dotychczas omawianych dowodów. Wcześniej stwierdzono również, że sam południowy kierunek Słońca, nawet jeśli jest całkowicie ustalony, nie jest pewną wskazówką, że obserwator znajduje się w rejonie okołobiegunowym, ponieważ Słońce będzie się poruszać zawsze na południe od obserwatora nawet w strefa umiarkowana. Nie jest zatem konieczne dalsze zajmowanie się tym punktem. Wykazano że Ikweda wspomina o długiej nocy i długim dniu i zobaczymy w następnym rozdziale, że miesiące i pory roku wspomniane w tej starej księdze są w pełni zgodne z teorią, którą stworzyliśmy na podstawie dotychczas omawianych dowodów. Nie jest pewną wskazówką, że obserwator znajduje się w obszarze okołobiegunowym, ponieważ słońce wydaje się poruszać zawsze na południe od obserwatora, nawet w strefie umiarkowanej. Nie jest zatem konieczne dalsze zajmowanie się tym punktem. Wykazano, że Ikweda wspomina o długiej nocy i długim dniu i zobaczymy w następnym rozdziale, że miesiące i pory roku wspomniane w tej starej księdze są w pełni zgodne z teorią, którą stworzyliśmy na podstawie dotychczas omawianych dowodów. Nie jest pewną wskazówką, że obserwator znajduje się w obszarze okołobiegunowym ponieważ słońce wydaje się poruszać zawsze na południe od obserwatora, nawet w strefie umiarkowanej. Nie jest zatem konieczne dalsze zajmowanie się tym punktem. Wykazano, że Ikweda wspomina o długiej nocy i długim dniu i zobaczymy w następnym rozdziale, że miesiące i pory roku wspomniane w tej starej księdze są w pełni zgodne z teorią, którą stworzyliśmy na podstawie dotychczas omawianych dowodów. Począwszy od tradycji o półrocznej nocy bogów, którą można znaleźć wszędzie w literaturze sanskryckiej, a także w Awesta, znaleźliśmy bezpośrednie odniesienia Fikwedie do długiego nieprzerwanego świtu trwającego 30 dni, długiego dnia i długiej nocy, kiedy słońce pozostawało nad horyzontem lub schodziło poniżej niego przez 24 godziny, i widzieliśmy również że teksty wedyjskie opisują te rzeczy jako wydarzenia minionego wieku. Kolejne pytanie brzmi zatem czy spotykamy się w wedach z podobnymi śladami arktycznej kondycji pór roku, miesięcy czy lat? Wcześniej stwierdzono, że kalendarz obowiązujący w czasie hitów wedyjskich był inny niż kalendarz arktyczny. Ale jeśli przodkowie ludu wedejskiego kiedykolwiek mieszkali w pobliżu bieguna północnego, możemy, jak zauważył Sir Norman Lockyer w odniesieniu do starszego egipskiego kalendarza, zawsze liczcie na konserwatyzm kapłanów w świątyń, w każdym przypadku zachowujących tradycję starego odrzuconego roku. Sir Norman Lockyer po raz pierwszy wskazuje jak starożytny egipski rok 360 dni został następnie zastąpiony rokiem 365 dni, a następnie podaje dwa przykłady tradycyjnej praktyki, dzięki której zachowano pamięć o starym roku. Tak więc nawet w filii w późniejszych czasach, mówi on, w świątyni Ozyrysa było 360 miseczek na ofiarę, które codziennie napełniano mlekiem przez określoną rotację kapłanów. A Sandhus znajdowała się perforowana beczka, w której jeden z 360 kapłanów codziennie wylewał wodę z Nilu. Zobacz dawna astronomii Era s. 243. A co się wydarzyło w Egipcie, możemy się spodziewać, że miało miejsce w czasach wedyjskich. Charakterystyka roku arktycznego jest tak różna od roku w strefie umiarkowanej że jeśli przodkowie ludu wedejskiego kiedykolwiek żyli w regionach arktycznych i wyemigrowali na południe z powodu zlodowacenia, dostosowanie kalendarza do zmienionego położenia geograficznego i warunki astronomiczne nowego domu były koniecznością i musiały zostać wprowadzone w tym czasie. Ale dokonując tej zmiany, możemy jak zauważył Sir Norman Lockyer, z pewnością oczekiwać od konserwatywnych kapłanów zachowania jak największej ilości starego kalendarza lub przynajmniej zachowania. Tradycje starszego roku w takiej czy innej formie, szczególnie w ich obrzędach ofiarnych. Indoeuropejskie równania etymologiczne potwierdziły fakt, że ofiary, a raczej system składania ofiar Bogom na różne cele, istniał od czasów pierwotnych, patrz. Prehistoryczne Starożytności z Hradera, część cztery Aryjskich Narodów, rozdział 13, przetłumaczony autor, Jewons, S. 421 Por. Sans. Jaj, Zentias, grecki Azomaj, Agios. Patrzorion, rozdział 2. A jeśli tak, to system musiał zostać poddany wielkim modyfikacjom, gdy rasy aryjskie przeniosły się z Arktyki do umiarkowanej strefa. W innym miejscu pokazałem, że kalendarz i poświęcenie, zwłaszcza coroczne satrasy, są ściśle powiązane, i że w przypadku corocznych satras lub sesji ofiarnych trwających przez rok kapłani mieli na uwadze, jak zauważył dr. Khałuk, patrz dr. Haudza i Tareja Brach. Wol. I. Wprowadzenie, strona 46. Roczny przebieg słońca. Obowiązkiem tych kapłanów było podtrzymywanie ognia ofiarnego, tak jak robią to teraz kapłani i parsi i dopilnowanie, aby coroczne rundy ofiar składano w odpowiednich momentach i Kalendarz ofiarny w domu w Arktyce musiał jednak różnić się od tego, co się potem stało, i na szczęście wiele śladów tego kalendarza wciąż można odkryć w literaturze ofiarnej czasów wedyjskich, dowodząc. Że starożytni czciciele lub ofiary naszej rasy musieli żyć w rejonach około nowych. Ale przeto mówieniem tych dowodów konieczne jest krótkie opisanie punktów, w których moglibyśmy oczekiwać, że starożytny lub najstarszy system ofiarny będzie się różnił od obecnego w czasach wedyjskich. W Sahitas i Brahmaas, corocznych satrasach, lub coroczne sesje ofiarne trwają ponad 12 miesięcy. Było to jednak niemożliwe w regionie arktycznym, gdzie słońce zachodzi pod horyzontem przez kilka dni lub miesięcy w ciągu roku, powodując długą noc. Najstarszy czas trwania rocznych sattras, jeśli takie satrasy kiedykolwiek byłyby wykonywane w regionach polarnych, byłby zatem krótszy niż 12 miesięcy. Innymi słowy, roczna satra krótsza niż 12 miesięcy byłaby główną cechą wyróżniającą starszy system ofiarny. W przeciwieństwie do późniejszej rocznej satry 12 miesięcy. Należy również pamiętać, że liczba miesięcy nasłonecznienia i ciemności nie może być wszędzie taka sama w regionach wokół okręgu polarnego. Na biegunie Słońce znajduje się na przemian powyżej i poniżej horyzontu przez sześć miesięcy każdy. Ale ponieważ nie można oczekiwać, że wszyscy ludzie będą stacjonować dokładnie na biegunie. Praktycznie miesiące nasłonecznienia będą się różnić od 7 do 11 dla mieszkańców regionu arktycznego. Osoby znajdujące się najbliżej bieguna północnego mają 7 miesięcy słońca, podczas gdy żyjący ojciec na południe od bieguna, który ma słońce nad horyzontem przez 8, 9 lub 10 miesięcy, w zależności od szerokości geograficznej. Te okresy słońca składałyby się z długiego arktycznego dnia w tym miejscu i szeregu zwykłych dni i nocy, ściśle ze sobą następujących, odbywałyby się sesje ofiarne lub przeprowadzano by główne interesy, a ważne religijne i społeczne ceremonie odbywały się tylko w tym okresie. Byłoby to, że tak powiem, okres działania w przeciwieństwie do długiej nocy, po której nastąpił długi świt po długiej nocy. Oznaczałoby początek tego okresu działalności, a arktyczny rok poświęcenia składałby się praktycznie tylko z tych miesięcy słonecznych. Dlatego różna liczba miesięcy nasłonecznienia byłaby główną osobliwością arktycznego kalendarza ofiarnego i musimy o tym pamiętać, badając ślady najstarszego kalendarza w Ikwedie lub innych hitach sa. Świt 30 dni, mierząc dni, implikuje pozycję tak blisko bieguna północnego że okres nasłonecznienia w tym miejscu nie mógł trwać dłużej niż około siedmiu miesięcy, obejmując oczywiście długi dzień, cztery lub pięć miesięcy i kolejne regularne dni i noce w pozostałym okresie, i odkrywamy, że Ikweda zachowuje dla nas pamięć o takich miesiącach słońca. Najpierw odnosimy się do legendy Adity lub siedmiu Adityas słońc, który oczywiście opiera się na jakimś naturalnym zjawisku. Ta legenda wyraźnie mówi nam, że najstarsza liczba itdity lub słońc wynosiła 7, a ten sam pomysł można niezależnie znaleźć w wielu innych miejscach hikwedy. Tak więc w 9, 114, 3 wymieniono razem siedmiu dityłów i siedmiu kapłanów, chociaż nie podano tam nazw różnych słońc. W 2, 27, 1 Mitra, Araman, Phaga, Warła, Odakha i Asza są wymienione z imienia, jak wielu różnych itdityas. Ale siódmy nie jest nazwany. To pominięcie nie znaczy jednak wiele, ponieważ septenarny charakter Słońca jest dość opatentowany, ponieważ nazywa się go F siedmiokonny, w V, 45, 9, a jego siedmiokołowy rydwan mówi się do narysowania siedmioma rumakami i, 58, lub pojedynczym koniem o siedmiu imionach w I, 164, 2. Od mówi również o siedmiu jasnych promieniach słońca 7 107 1, a epitet Aditya zastosowany do słońca Fiku Veda, jest jaśniej oddany przez Adite Putrach fa w 13 2 9. Saya, pojaska, wywodzi ten siedmiokrotny charakter słońca z jego siedem promieni, ale dlaczego promienie słoneczne zostały uznane za siedem, wciąż pozostają niewyjaśnione. Chyba że utrzymamy, że wedyjscy Bardowie spodziewali się odkrycia siedmiu pryzmatycznych promieni lub kolorów, których nie znali nawet Jaska ani Saja A. Ponownie, chociaż istnienie siedmiu słońc można wyjaśnić na podstawie tej hipotezy, to jednak nie uwzględnia śmierci ósmego słońca, ponieważ legenda o Aditi Ik. x 72 89 mówi nam o ośmiu synowie Aditi. Którzy urodzili się z jej ciała, zbliżyli się do bogów zastosowane do słońca Fikwedie, jest jaśniej oddane przez Adite Putrach, syna Aditi, Faw 13 II, pojaska, czerpie ten siedmiokrotny charakter słońca ze swoich siedmiu promieni, ale dlaczego przyjęto, że promienie słoneczne to siedem, wciąż pozostają niewyjaśnione, chyba że utrzymamy że wedyjscy bardowie spodziewali się odkrycia siedmiu pryzmatycznych promieni lub kolorów, których nie znali nawet Jaska czy Saya A. Ponownie, chociaż istnienie siedmiu słońc można wyjaśnić na podstawie tej hipotezy, to jednak nie uwzględnia śmierci ósmego słońca, ponieważ legenda o Aditi X X 72 89 mówi nam o ósmym synowie Aditi. Którzy urodzili się z jej ciała, zbliżyli się do bogów zastosowane do słońca Fikwedie, jest jaśniej oddane przez Adite Putrach, syna Aditi, Faw XIII, II, pojaska, czerpie ten siedmiokrotny charakter słońca ze swoich siedmiu promieni, ale dlaczego przyjęto, że promienie słoneczne to siedem, wciąż pozostają niewyjaśnione, chyba że utrzymamy. Że wedyjscy bardowie spodziewali się odkrycia siedmiu pryzmatycznych promieni lub kolorów, których nie znali nawet Jaska czy Saja A. Ponownie, chociaż istnienie siedmiu słońc można wyjaśnić na podstawie tej hipotezy, to jednak nie uwzględnia śmierci ósmego słońca, ponieważ legenda o Aditi. X X 72 8, 9, mówi nam o ośmiu synowie Aditi. Którzy urodzili się z jej ciała, zbliżyli się do bogów wywodzi ten siedmiokrotny charakter słońca z jego siedmiu promieni, ale dlaczego promienie słoneczne przyjęto za siedem, wciąż pozostaje niewyjaśnione, chyba że utrzymujemy, że wedyjscy bardowie spodziewali się odkrycia siedmiu pryzmatycznych promieni lub kolorów, które były nieznane nawet Jaska lub Saja a. Ponownie, chociaż istnienie siedmiu słońc można wyjaśnić na podstawie tej hipotezy. To jednak nie uwzględnia śmierci ósmego słońca, ponieważ legenda o Aditi, i 7289 mówi nam o ośmiu synowie Aditi, którzy urodzili się z jej ciała, zbliżyli się do Bogów, wywodzi ten siedmiokrotny charakter słońca z jego siedmiu promieni. Ale dlaczego promienie słoneczne przyjęto za siedem, wciąż pozostaje niewyjaśnione, chyba że utrzymujemy. Że wedyjscy bardowie spodziewali się odkrycia siedmiu pryzmatycznych promieni lub kolorów, które były nieznane nawet jaska lub saja-a. Ponownie, chociaż istnienie siedmiu słońc można wyjaśnić na podstawie tej hipotezy, to jednak nie uwzględnia śmierci ósmego słońca, ponieważ legenda o Aditi. Ik, x. X72-89 mówi nam o ośmiu synowie Aditi. Którzy urodzili się z jej ciała, zbliżyli się do bogów. 7. I wyrzuć Marta, a z siedmioma synami Aditi zbliżył się, bogowie, w dawnym wieku. Prwiam Jugam przyniosła tam Marta ponownie na narodziny i śmierć. Historia ta jest omawiana w różnych miejscach literatury wedyjskiej i podjęto wiele innych prób, niestety niesatysfakcjonujących, aby wyjaśnić ją w sposób racjonalny i inteligentny. Tak więc w Taittiriya Sahita, 6, 5, 61f. Historia Diti gotującej oblację brachmałdany dla bogów, satchów jest opowiadana. Resztę oblacji podarowali jej bogowie, a cztery born Ditya urodziły się z niej. Potem ugotowała drugą oblację i zjadła ją sama, ale urodzona z Ditya była niedoskonałym jajkiem. Gotowała po raz trzeci i narodziła się Aditya Vivasvat, przodek człowieka. Ale Sahita nie podaje liczby i na ośmiu i i to pominięcie jest dostarczane przez Tajtyria Brahma i 1, 9, 1f. Brahma mówi nam, że Aditi cztery razy ugotowała oblację i za każdym razem bogowie dawali jej pozostałość z oblacji. W ten sposób urodziło się jej cztery pary synów. Pierwsza para to i Araman, druga Mitra i Warła, trzecia Asha i Pha czwarta Indra i Vivasvat. Ale Brahma nie wyjaśnia, dlaczego ósmy syn nazywał się Marta i został odrzucony. Taitirya Arayaka, i. 13, 2, 3, cytowane przez Saja a w swoim glosie na Ik. 2, 27, 1 i X. 72, 8. Najpierw cytuję dwa wersety z ikwajdy. X. 72, 8 i 9, które podają legendę o Aditi, ale z nieco innym odczytem dla drugiego wiersza drugiego wersetu. Zatem zamiast Tfatpuna Marta ama Abharat, przyniosła ponownie Marta tamty o narodzinach i śmierci, Arajaka czyta Tatpara Marta ama Abharat, odłożyła Marta na narodziny i śmierć. Rajaka następnie podaje imiona ośmiu synów, takich jak Mitra, Varua, Tchati, Araman, Asha. Pchaga, Indra i Vivasvat. Ale nie dodaje się dalszych wyjaśnień ani nie mówi się, który z tych ośmiu synów reprezentował Marta. Istnieje jednak inny fragment Araaka, i 7 1, 6 który rzuca nieco światła na naturę tych Adityas. tutaj Tirja Araaka I-7. Podano tutaj nazwy słońc są różne. Są to, Aroga, Pchraja, Patara, Patanga. Sfarara, Tihimat, Wipchasa i Kashiapa, ostatnia z nich, jak się mówi, pozostaje na wielkim szczycie Meru, stale oświecając ten region. O pozostałych siedmiu słońcach mówi się, że czerpią światło z Kashiapy i są samotnie widoczne dla człowieka. Następnie powiedziano nam, że te siedem słońc są uważane przez niektórych hacharyłów za siedem przejawów prajako, lub siły witalne w człowieku podczas gdy inni twierdzą, że są oni typami siedmiu kapłanów pełniących obowiązki Ritwija. Trzecie wyjaśnienie jest następnie wysunięte, a mianowicie, że rozróżnienie siedmiu słońc prawdopodobnie opiera się na różnych skutkach promieni słonecznych w różnych miesiącach lub porach roku, a na poparcie tego jest mantra lub werset wedyjski: Dikbhraja i Trunkaroti, uciekając się lub świecąc w różnych regionach, które pół roku, są cytowane. Nie byłem w stanie znaleźć mantry w istniejących hitach SA ani saya a nie daje nam żadnych wskazówek, ale po prostu zauważa, że nie można uwzględnić różnych cech różnych pór roku, chyba że przypuszcza się, że zostały spowodowane przez różne słońca, dlatego w różnych regionach muszą istnieć różne słońca. Wyjaśnienie saya a cytowane na ostatniej stronie. Ale to wyjaśnienie jest otwarte na zarzut. Faktycznie podniesiony przez Pajana, że na podstawie tej teorii będziemy musieli założyć istnienie tysięcy słońc, ponieważ cechy pór roku są tak liczne. Arajaka przyznaje, do pewnego stopnia, siłę tego sprzeciwu, ale mówi, aha, to co oznacza, że liczba ósma jest ustalona na podstawie tekstu Pisma Świętego i nie można się już o to kłócić. Brahma, 3, Brahma, 3.1.3. 3, wyjaśnia legendę Adity nieco w tych samych liniach. Mówi się, że siedmiu synów Adity jest nazwanych przez ludzi Devadity bogami i Tediteas, a ósmy Marta urodził się nierozwinięty, po czym bogowie i stworzyli tworzyli z niego człowieka i inne zwierzęta. Jednak w dwóch innych fragmentach Szatapatha Brahma, 6, 1, 2, 8 i 11, 6, 3, 8, liczba Diteasa jest jednak. Podane jako dwanaście. W pierwszym, sześć, jeden, dwa, osiem, mówi się, że wyskoczyły one z dwunastu kropli wygenerowanych przez Prajapati, a następnie zostały umieszczone w różnych regionach, dikhu, podczas gdy w drugiej, jedenaście, sześć, trzy, osiem, szatapatha brahma, a sześć, jeden, dwa, osiem, tych dwunastu dity jest utożsamianych z dwunastoma miesiącami roku. Liczba Adityas jest również podana jako dwanaście w Upanishadach, podczas gdy w literaturze postwedyjskiej mówi się, że wszędzie jest ich dwanaście, odpowiadając dwunastu miesiącom roku. Muir, w swoich oryginalnych tekstach sanskryckich, tomach 4 i V, podaje większość tych fragmentów, ale nie podaje żadnego wyjaśnienia na temat legendy o Aditi, z wyjątkiem takich, które można znaleźć w cytowanych fragmentach. Istnieje wiele różnych spekulacji lub teorii zachodnich uczonych dotyczących natury i charakteru Aditi, ale jeśli chodzi o liczbę Dity, wyjaśnienia wyjaśnienie jak dotąd zasugerowane przez nich. Przeciwnie, jak zauważa profesor Max Miller, tendencja do traktowania liczby, siedmiu lub ośmiu, jako niezwiązanej z jakimkolwiek kruchem słońca. Sugeruje się, że można wziąć osiem Dity, które reprezentują osiem głównych punktów kompasu. Ale śmierć lub odrzucenie ósmej Aditya przypieczętowuje los tego wyjaśnienia, które, jak się wydaje, zostało przedstawione jako odrzucone jak Marta, ósma itditya. Odnieśliśmy się tutaj do cytowanych tekstów i fragmentów dotyczących legendy Adity. Lub pewną liczbę Adityas, aby pokazać, w jaki sposób mamy skłonność do wpadania w dzikie spekulacje na temat znaczenia prostej legendy, gdy klucz do niej zginie, to... Że 12 ditya jest rozumianych jako reprezentujących dwanaście miesięcy bogów w późniejszej literaturze wedyjskiej. Jest to oczywiste z fragmentu Shatapatha Brahma 11, 6, 3, 8 beich ar Łup 3, 9, 5, który mówi jest 12 miesięcy w roku to są itdityas. Z tym wyjaśnieniem i przekonaniem, że różne zmiany sezonowe można wyjaśnić, jedynie zakładając istnienie różnych słońc, nie wymagało to wielkiego wysiłku wyobraźni, aby wywnioskować, że jeśli 12 dity reprezentuje teraz 12 miesięcy w roku, 7 dity musiał kiedyś, prwiam jugam, reprezentować 7 miesięcy w roku. Ale to wyjaśnienie, choć rozsądne, nie było godne pochwały a nawet moglibyśmy powiedzieć, spotkało naukowców wedyjskich, którzy wierzyli, że dom Maryjczyków leży gdzieś w fazie środkowej. Dlatego jest zadowalające jest stwierdzenie, że idea różnych słońc wytwarzających różne miesiące jest tak wyraźnie rozpoznana w Taitiria Arayaka, która cytuje tekst wedyjski, obecnie niedostępny na jego poparcie i ostatecznie opowiada się za teorią. Która uważa siedem słońc za kierując siedmioma różnymi niebiańskimi regionami i wytwarzając w ten sposób różne pory roku, pomimo sprzeciwu, że doprowadziłoby to do założenia tysięcy słońc, sprzeciwu, który arajaka pozbywa się w skrócie, zauważając, że osiem jest ustaloną liczbą i że my nie mają prawa tego zmieniać. To, że to wyjaśnienie jest najbardziej prawdopodobne, wynika ponadto z ik. 9. 114.3, który mówi: Jest siedem regionów nieba, sapta, z ich różnymi słońcami. Nana Surya jest siedem, jest jak kapłani, ci, którzy są siedmioma bogami, adityas, z nimi. Osoma chroni nas. Tutaj nana Surya jest przymiotnikiem, który kwalifikuje disza, sapta, a zatem korelacja między siedmioma regionami i siedmioma słońcami jest wyraźnie rozpoznana. Dlatego najprostszym wyjaśnieniem legendy Aditi jest to, że przedstawiła bogom, to znaczy wyprowadziła do nieba jej siedmiu synów i Teddyteas, aby stworzyć siedem miesięcy słońca na tym miejscu. Miała ósmego syna, ale urodził się w stanie nierozwiniętym lub jak można by to nazwać martwym najwyraźniej oznacza to że ósmy miesiąc nie był miesiącem nasłonecznienia lub że okres ciemności w tym miejscu rozpoczął się od ósmego miesiąca. Wszystko to wydarzyło się nie w tym wieku, ale w poprzednim wieku i słowa Purviam Yugam Fix, 72, 9, są bardzo ważne z tego punktu widzenia. Słowo Juga jest najwyraźniej używane do oznaczenia okresu w pierwszym i drugim wersecie hymnu, które odnoszą się do dawnej epoki bogów. Devanam Purve Yuge, a także do późniejszego wieku, Utare Yuge. Zachodni uczeni są przyzwyczajeni do interpretowania Yugi w znaczeniu pokolenia ludzi niemal w każdym miejscu, w którym spotyka się to zdanie, i później będziemy musieli rozważyć poprawność tej interpretacji. Na potrzeby tej legendy wystarczy stwierdzić, że wrażenie Hurnam Purwiam występuje dwa razy w hymnie, a tam, gdzie pojawia się po raz pierwszy... W wersecie 2, wyraźnie oznacza wczesny wiek lub pewien przedział czasu. Oczywiście musimy zatem interpretować to w ten sam sposób, w którym pojawia się ponownie w tym samym hymnie, mianowicie. W wersecie opisującym legendę o siedmiu synach Haditi. Słońce ma siedem promieni lub siedem koni, implikuje również ten sam pomysł inaczej wyrażony. Siedem miesięcy nasłonecznienia, z ich różnymi temperaturami. Jest reprezentowanych przez siedem słońc wytwarzających te różne wyniki, ponieważ są różnie umiejscowione lub mają różne rodzaje promieni, albo mają różne rydwany, konie lub różne koła do tego samego rydwanu. Jest to ta sama idea w różnych formach lub jak to ujęła Ikowajda. Jeden konio o siedmiu imionach i sto sześćdziesiąt Długi świt trzydziestu dni wskazuje na okres nasłonecznienia przez siedem miesięcy. A teraz widzimy, że legenda o Aditi jest zrozumiała tylko wtedy, gdy zinterpretujemy ją jako relikt z czasów, gdy było siedmiu kwitnących bogów miesięcznych, a ósmy był albo jeszcze urodzony, albo odrzucony. Marta A pochodzi etymologicznie od Marta, co oznacza martwy lub nierozwinięty związany z emita, imię słów wiernymi, aby umrzeć, i a, a, jajko lub ptak, i oznacza martwe słońce lub słońce które zatopiło się pod horyzontem, np. w ik. X, 55, 5, znajdujemy słowo mamara, zmarł, użyte do oznaczenia zachodzącego słońca. Słońce jest również reprezentowane jako ptak w wielu miejscach ikowedy. V, 47, 3, x, 55, 6, x, 177, 1, x, 189, 3. Odrzucony ptak, Marta, jest zatem słońcem, które zaszło lub zatonęło pod horyzontem, a cała legenda jest oczywiście przypomnieniem miejsca, w którym słońce świeciło ponad horyzontem przez 7 miesięcy i stąpiło poniżej niego na początku 8 Jeśli ta natura Sungot zostanie raz wywarta na pamięci, nikt nie może jej łatwo zapomnieć, po prostu przez to. Że musi zmienić miejsce zamieszkania dlatego siedmiokrotna postać boga słońca musiała zostać przekazana jako stara tradycja, w ten sposób wszędzie zachowane są starożytne tradycje, jak na przykład te odnoszące się do starszego roku w literaturze egipskiej o których wcześniej wspominano. Widzieliśmy powyżej, że szczególną cechą regionu arktycznego jest różna liczba miesięcy nasłonecznienia w tym miejscu. Nie wystarczy zatem powiedzieć że Fikowajdzie same ślady okresu siedmiu miesięcy nasłonecznienia. Jeśli nasza teoria jest poprawna, powinniśmy znaleźć odniesienia do okresu ośmiu, dziewięciu lub dziesięciu miesięcy nasłonecznienia wraz z okresem siedmiu miesięcy w formie tradycji lub w innej formie. I na szczęście istnieją takie odniesienia Fikowajda, tylko jeśli wiemy, gdzie ich szukać. Widzieliśmy, że rydwan słoneczny ciągnięty jest przez siedem koni. I że ten siedmiokrotny charakter słońca odnosi się do siedmiu słońc wyobrażonych jako siedmiu różnych bogów miesięcznych. Istnieje wiele innych legend opartych na tym siedmiokrotnym podziale, ale ponieważ nie odnoszą się one do omawianego tematu, musimy je rozważyć na inną okazję. Jedynym faktem, o którym należy wspomnieć w tym miejscu, jest to, że liczba koni słonecznych ma być nie tylko siedem i pięćdziesiąt osiem ale także 10 w 9, 63, 9, a jeśli pierwszy z nich ma reprezentować 7 miesięcy, drugi musi być rozumiany jako trwający również 10 miesięcy. Nie musimy jednak polegać na takim rozszerzeniu legendy 7 Dityas, aby udowodnić, że istnienie 9 lub 10 miesięcy słonecznych było znane po Wedy. Dowody, które teraz przytoczę, Pochodzą z innego źródła, to znaczy literatura poświęcona, która jest całkowicie niezależna od legendy o siedmiu Dityas. Ikoweda wspomina o wielu starożytnych ofiarach, nazywanych naszymi ojcami 2, 33, 13, 6, 22, 2, którzy ustanowili ofiarę w czasach starożytnych i wyznaczyli dla przewodnictwa człowieka ścieżkę, którą on powinien w przyszłości podążać. Zatem ofiara złożona przez Manu jest traktowana jako rodzaj, a inne ofiary są porównywane z nią w I. 76.5. Ale Manu nie był sam, aby ofiarować bogom starożytną ofiarę. Fix 63.7 mówi się, że złożył pierwsze ofiary bogom wraz z siedmioma gorącymi, podczas gdy Agiras i Jajati są wymienieni z nim jako starożytni ofiary w I. 31. 17, Beha Igu i Agiras w 8, 43, 13, Adharwan i Dathin w I, 80, 16 i Dathijan, Agiras, Atri i Kavav i, 139, 9. Adharwan przez swoje ofiary jest opisany gdzie indziej, jako że po raz pierwszy rozszerzył ścieżki, po których narodziło się Słońce. I, 83, 5. Adharwani w liczbie mnogi są nazywani naszymi ojcami Napitara, wraz z Agirasesem, Nawagwasem i Pchagusem Fix. 14, 6, w 2, 34, 12 mówi się, że Daszagwas jako pierwsi złożyli ofiarę, podczas gdy Fiks, 92, 10 mówi się o Adharwanie, jako o ustalonym porządku przez ofiary, kiedy Pchigus pokazał się jako bogowie dzięki swoim umiejętnościom. Filologicznie nazwa Adharwan pojawia się w Awesta jako Adhrawan, co oznacza kapłana ognia, a słowo Airas jest etymologicznie związane z greckim agilos, posłańcem, a perską angarą, kurierem konnym. Vaitaraja Brahma 3.34 mówi się, że girazy są takie same jak angara, płonący węgle lub ogień. por. IX. 62.5. Niezależnie od tego czy akceptujemy te etymologie jako absolutnie prawidłowe, czy nie, podobieństwo między różnymi słowami wystarczająco uzasadnia założenie, że Adharwan i Agiras musieli być starożytnymi ofiarami całej rasy aryjskiej, a nie tylko ludu wedejskiego. Dlatego, chociaż Manu, Adharwan, Agiras nie są imienami poszczególnych osób, wciąż nie ma wątpliwości, że reprezentowali rodziny kapłanów, którzy dokonywali ofiar. Jeśli nie zapoczątkowali je w czasach pierwotnych, to znaczy przed separacją aryjską i którzy z tego powodu wydają się mieć niemal boski charakter w oczach poetów wedy. wszystkie zostały opisane jako mniej lub bardziej związane z jamą X. Ale z tego nie wynika, że wszyscy oni byli agentami lub istotami jamy bez jakiegokolwiek pochodzenia ludzkiego, ponieważ, jak stwierdzono powyżej. Jest wiele fragmentów, w których są one opisane jako pierwsze i najstarsze ofiary rasy, a jeśli po ich śmierci mówi się, że udali się do jamy i stali się jego przyjaciółmi i towarzyszami, to w żaden sposób nie umniejsza ich ludzkiego charakteru. Dlatego bardzo ważne w historii literatury ofiarnej jest ustalenie czy w zachowane są jakieś tradycje dotyczące czasu ofiar składanych przez starożytnych przodków ludu wedyjskiego, na Purwepitara, 6, 22, 2, w czasach poprzedzających separację ludu aryjskiego, i sprawdź, czy wspierają teorię wczesnego domu pod biegunem. W miarę moich badań nie byłem w stanie znaleźć żadnych dowodów wedyjskich dotyczących czasu ofiar składanych przez Manu, Adharwana B.H. Igu, lub innych starożytnych ofiar, z wyjątkiem Agirases. Schrautaś Rama opisuje coroczną sattrę, która nazywa się Agirasa Mayanam i mówi się, że jest modyfikacją Gava Mayanam, rodzaju wszystkich corocznych sattras. Ale nie znajdujemy tam żadnej wzmianki o czasie trwania sattry Airazów. Czas trwania Gava Mayanam jest jednak podany w Tait Sahita i zostanie omówiony w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do satry i i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama Ikwajda. Istnieją dwa główne gatunki agirases, agirastama, zwane na i Dashagwas, wymienione w Ikwajda. x, 62, 5 i 6. Tych dwóch schrautaśrama opisuje coroczną Satrę która nazywa się Agirasa Majanam i mówi się, że jest modyfikacją Gawa Majanam, rodzaju wszystkich corocznych sattras. Ale nie znajdujemy tam żadnej wzmianki o czasie trwania Satrya Irirazów. Czas trwania Gawa Majanam jest jednak podany w Tait i zostanie omówiony w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do Satrya Irirazów i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama ikwajda. Istnieją dwa główne gatunki agirases, agirastama, zwane na Wagwas i Dashagwas, wymienione w ikwajda, x, 62, 5 i 6. Tych dwóch schrautaś rama opisuje coroczną sattrę, która nazywa się agirasa majanam i mówi się, że jest modyfikacją gawa majanam, rodzaju wszystkich corocznych sattras. Ale nie znajdujemy tam żadnej wzmianki o czasie trwania satyrazów. Czas trwania Majanam jest jednak podany w taj i zostanie omówiony w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do satryrazów i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama Ikwajda. Istnieją dwa główne gatunki Agirases, Agirastama. Zwane na Vagvas i Dashagwas wymienione w Ikwajda X, 62, 56 6. Tych dwóch i mówi się, że jest modyfikacją Gawa Majanam, rodzaju wszystkich rocznych Satras. Ale nie znajdujemy tam żadnej wzmianki o czasie trwania Satrya Czas trwania Gawa Majanam jest jednak podany w Tait Sahita i zostanie omówiony w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do Sattry Arirazów i, i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama Ikwajda. Istnieją dwa główne gatunki Agirases agirastama, zwane Nawagwas i Dashagwas, wymienione w Ikwajda X, 62, 5 i 6. Tych dwóch i mówi się że jest modyfikacją gawa mayanam rodzaju wszystkich rocznych satras. Ale nie znajdujemy tam żadnej wzmianki o czasie trwania sattry razów. Czas trwania gawa mayanam jest jednak podany w Tait Tirasahita i zostanie omówiony w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do sattry razów i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama Ikweda. Istnieją dwa główne gatunki Agirases, Agirastama, zwane Nawagwas i Daszagwas, wymienione w Ikweda, X, 62, 5 i 6. Tych dwóch podane w Taittyria Sahita i zostaną omówione w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do Satryairirazów i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama Ikweda. Istnieją dwa główne gatunki Agirases, Agirastama, zwane Wagwas i Dashagwas, wymienione w Ikwajda, X, 62, 5 i 6. Tych dwóch podane w Tait Sahita i zostaną omówione w następnym rozdziale. W chwili obecnej ograniczamy się do Sattrya i i musimy sprawdzić, czy możemy znaleźć inne sposoby określania czasu jej trwania. Takie środki na szczęście zapewnia sama Ikwajda. Istnieją dwa główne gatunki Agirases, Agirastama, zwane Nawagwas i Daszagwas, wymienione w Ikweda, X, 62, 5 i 6. Tych dwóch klasy starożytnych ofiarników są ogólnie wymieniane razem i przypisywane są im także fakty przypisywane ajri razem. Zatem w Nawagwas mówi się o naszych starożytnych ojcach w 6.22. 2 oraz jako nasi ojcowie wraz z Agirases i Pchigów X, 14, 6. Podobnie jak Agirases, nawagwas są również związane z mitem obalenia wali przez Indrę oraz Osarma i Paest. I, 62, 3 i 4, V, 29, 12, V, 45, 7, X, 108, 8. W jednym z tych Indra, jeśli opisano, że wziął ich pomoc, gdy wynajął skałę Iwala. i wala. I. 62,4 w V. 29,12 mówi się, że na wagwas wychwalali indre pieśniami i rozwalili mocno zamknięte krowy. Ale są tylko dwa wersety, w których wspomniany jest czas trwania ich sesji ofiarnej. Zatem V. 45, 7 mówi nalegany przez ręce głośno nacisnął kamień prasowy. Z którymi na was śpiewali, składali ofiary przez dziesięć miesięcy, a w jedenastym wierszu tego samego hymnu poeta mówi: składam, ofiaruję wodą Twoje zwycięskie w modlitwie modlitwy, podczas których na was ukończyli dziesięć miesięcy. W dwa, trzydzieści cztery dwanaście ponownie czytamy oni, was, złożyli, ofiarowali, przede wszystkim ofiarę. Niech faworyzują nas blasku świtu. Podczas gdy w 4, 51, 4 mówi się, że świty świtały bogato na Nawagwa Agira i na siedmiorzędowym Daszagwie, wyraźnie pokazując, że ich poświęcenie było związane z przełamaniem świtu i trwało tylko dziesięć miesięcy. Ponownie czytamy, oni, Daszagwas, przede wszystkim przynieśli, ofiarowali, ofiarę. Niech faworyzują nas blasku świtu, podczas gdy w 4:51 Cztery mówi się, że świty świtały bogato na Nawagwa Agira i na siedmiorzędowym Daszagwie, wyraźnie pokazując, że ich poświęcenie było związane z przełamaniem świtu i trwało tylko dziesięć miesięcy. Ponownie czytamy, oni, Daszagwas, przede wszystkim przynieśli, ofiarowali, ofiarę. Niech faworyzują nas blasku świtu, podczas gdy w cztery. 51.4. Mówi się, że świty świtały bogato na Nawagwa agira i na siedmiorzędowym Dashagwie, wyraźnie pokazując, że ich poświęcenie było związane z przełamaniem świtu i trwało tylko dziesięć miesięcy. To, czego dokonali Nawagwas lub Dashagwas poprzez swoje ofiary, jest dalej opisane w V. 29.12, który mówi: Nawagwas i Dashagwas, którzy ofiarowali libację somy. Wychwalali Indrę pieśniami, pracując, przy nim, mężczyźni otworzyli stoisko kine, choć mocno zamknięte. Podczas gdy w 3,39,5 czytamy, gdzie przyjaciel, Indra, wraz z przyjaznymi energicznymi nawagwami podążał za krowami na kolanach, tam naprawdę dziesięciu daszakwów rzeczywiście Indra znalazł słońce mieszkające w ciemności. Tamasi kachiantam. Jednak Fix, 62. Dwa i 3 razy, których głównymi gatunkami były Dashagwas i Nawagwas, Agirastama, x, 62, 6. Dokonali wyczynu pokonania wali, ratując krowy i wydobywanie słońca pod koniec roku, Pariwacarewala Maphindan, ale to oczywiście oznacza, że pomogli Indrze osiągnąć to pod koniec roku. Łącząc wszystkie te stwierdzenia, możemy łatwo wywnioskować, 1. Że Nawagwas i Daszawgas dokonali poświęceń w ciągu 10 miesięcy, 2. Że ofiary te były związane z wczesnym rumieńcem świtu, 3. Że ofiary pomogły Indrze w uratowaniu krów z Wala pod koniec roku, oraz 4. W miejscu, w którym Indra płakał w poszukiwaniu krów, odkrył słońce zamieszkujące ciemność. Teraz musimy nieco dokładniej zbadać znaczenie tych czterech ważnych stwierdzeń dotyczących na i daszagwas. Pierwsze pytanie, które powstaje w związku z tym brzmi co oznaczają ich ofiary dokonane w ciągu dziesięciu miesięcy i dlaczego nie poświęcali się przez cały rok dwunastu miesięcy? Wyrażenie 10 miesięcy w oryginale to Dasza mas, a to temy są tak jasne, że nie ma wątpliwości co do ich znaczenia. Widzieliśmy że was zwykli pomagać Indrze w uwalnianiu krów z uścisku wali, a fix, 62. 2 i 3 mówi się, że Agirazes spokonali wala pod koniec roku i podnieśli słońce do nieba. To wykorzystanie Indry, Agirazów, nawagwów i daszagwów wyraźnie odnosi się zatem do corocznego ratowania słońca lub krów rannych z ciemnego więzienia, w które zostali wrzuceni przez wala, a wyrażenie Indra znalazł słońce. Mieszkające w ciemności, wspomniane powyżej, potwierdza ten pogląd. W I, 117, 5 mówi się, że Ashfini uratowali wandane, jak niektórzy bystrzy. Pochowane złoto jak śpiący na kolanach niriti, śmierć, jak słońce mieszkające w ciemności, tamasi andam To pokazuje, że wrażenie przebywanie w ciemności, stosowane w stosunku do słońca, oznacza... Że słońce było ukryte lub ukryte pod horyzontem, aby człowiek nie mógł go zobaczyć. Musimy zatem uznać, że Indra zabił lub pokonał wale pod koniec roku, w miejscu ciemności i że was pomógł Indrze ich piosenkami w tym czasie. Może to prowadzić do przypuszczenia, że libacje są oferowane przez Nabagwas i was przez dziesięć miesięcy były oferowane w czasie wojny z walą. Ale idea wedyjska jest zupełnie inna. Na przykład modlitwy poranne odmawia się przed wschodem słońca, dlatego przed wojną trzeba było złożyć ofiary, aby pomóc Indrze przeciwkowali. Dziesięciomiesięczna ciemność jest znów astronomicznie niemożliwa w dowolnym miejscu na kuli ziemskiej, a ponieważ nie może być dziesięciu miesięcy ciemności... Jedyną inną dopuszczalną alternatywą jest to, że Daszagwas i Was dokonywali swojej dziesięciomiesięcznej ofiary w okresie światło słoneczne. Teraz, jeśli ten okres słońca wydłużył się do dwunastu miesięcy, Daszagwowie nie mieli powodu, aby ograniczać swoje ofiary i wypełniać je w ciągu dziesięciu miesięcy. W związku z tym jedynym wnioskiem, jaki możemy wyciągnąć z historii Nawagwas i Daszagwas, jest to, że kontynuowali swoje ofiary podczas dziesięciu miesięcy nasłonecznienia, a po tym okresie słońce zamieszkało w ciemności lub zatonęło za horyzontem, a Indra, ożywiona przez Libację, Soma dasagwas, a następnie weszły do jaskini Wala. Wypożyczyły ją, wypuścili krowy rano i wydobyli słońce pod koniec starego i na początku nowego roku, kiedy dasagwas ponownie rozpoczęli ofiary po długim świcie lub świtach. Krótko mówiąc, Dashagwas i Nawagwas, a wraz z nimi wszyscy starożytni ofiary rasy, żyją w regionie, w którym słońce znajdowało się nad horyzontem przez dziesięć miesięcy, a następnie zeszło na dół, wytwarzając długą dwumiesięczną noc. Te dziesięć miesięcy stanowiło zatem doroczną sesję ofiarną, czyli rok kalendarzowy najstarszych ofiarnych rasy aryjskiej i zobaczymy w następnym rozdziale, że niezależnie od legendy Dashagwas, Pogląd ten jest w pełni poparty bezpośrednimi odniesieniami do taka sesja w wedyjskiej literaturze ofiarnej. Etymologia słów nawagwa i dasza prowadzi nas do tego samego wniosku. Te słowa powstają z prefiksu nawa i do dogwa Jak dotąd nie ma różnicy zdań. Ale Jaska, 11, 19, bierze nawa w za nowy lub czarujący, interpretując to słowo w znaczeniu ci. Którzy mają czarującą lub nową karierę, gwa, od gamdogo. To wyjaśnienie jaska jest jednak niezadowalające, ponieważ nawagwas i daszagwas są zwykle wymieniane razem fikowajda, a to ścisłe i częste łączenie ich nas powoduje, że musimy znaleźć takie etymologiczne wyjaśnienie słowa, które sprawiłyby, że nawagwa miałaby taki sam stosunek do nawa, jak daszagwa musiałaby mieć daszę, Ale dasza, a raczej daszan. Jest cyfrą oznaczającą 10 i nie może być brana w żadnym innym znaczeniu, dlatego, jak zauważył profesor Lignana, nawa, a raczej nawan, należy rozumieć jako 9. Zobacz jego esej na temat Nawagwas i Dashagwas w Sigveda w materiałach z 7 Międzynarodowego Kongresu Orientalistów, 1886 s. 5968. Esej jest po włosku i jestem wdzięczny za życzliwość pan Schrinivs de Endarba, bl. hickchcourt Madras, za tłumaczenie tego samego. Znaczenie gwa, gu plusa, jest jednak jeszcze ustalone. Niektórzy czerpią ją z go, krowa, a inni z gam, by iść. W pierwszym przypadku byłoby to dziewięć krów lub dziesięć krów. Podczas gdy w drugim przypadku słowa oznaczałyby iść za dziewięć lub iść za dziesięć, a fakt, że daszagwas, jak mówi się w dziesięciu w trzy, trzydzieści dziewięć, pięć, stanowi poparcie dla tego drugiego poglądu. Ale użycie słów nawagwa i daszagwa, czasem nawet w liczbie pojedynczej jako przymiotnika określającego rzeczownik w liczbie pojedynczej, pokazuje, że grupa lub firma złożona z dziewięciu lub dziesięciu mężczyzn nie jest w każdym razie zawsze zamierzona. Zatem w 6, sześć, trzy promienie Agni są nazywane nawagwami, podczas gdy Athrigu mówi się o Daszagwie w osiem, dwanaście, dwa, na nawagwa w dziewięć, 108, osiem, cztery. Musimy zatem przypisać je epitetuje inne znaczenie, a jedynym możliwym wyjaśnieniem liczb dziewięć i dziesięć jest podane przez Saja który mówi, kom. on ik. i, 62, 4, de agirases są dwojakiego rodzaju, nawagwas lub ci, którzy powstali po ukończeniu satry w ciągu 9 miesięcy, i daszagwas lub ci, którzy powstali po ukończeniu satry w ciągu 10 miesięcy. Widzieliśmy to w Ikweda V, 45, 7 i 11, mówi się, że nawagwas dokonali poświęceń w ciągu 10 miesięcy. Wyjaśnienia Sajany są zatem w pełni uzasadnione w tych tekstach i najprawdopodobniej opiera się na tradycyjnych informacjach o Daszagwas. Profesor Lignana z Rzymu patrz jego esej w materiałach z 7 Międzynarodowego Kongresu Orientalistów S. 59.68. Sugeruje, że liczby Nawan i Daszan w tych nazwach należy traktować jako odnoszące się do okresu ciąża. Podobnie jak słowa na i Dasza maja w Wendidat, V 45 136 w tym samym znaczeniu tak interpretowana nawagwa oznaczałaby urodzony z dziewięciu miesięcy a daszagwa urodzony z dziesięciu miesięcy wyjaśnienie to jest jednak wysoce nieprawdopodobne ponieważ po pierwsze nie możemy przypuszczać że pewna liczba osób urodziła się przedwcześnie we wczesnych czasach a po drugie że szczególnie takie osoby osiągnęły niemal boskie zaszczyty. Zwykły okres patrzy jego esej w materiałach z 7 Międzynarodowego Kongresu Orientalistów. S. 59-68 sugeruje, że liczby nawan i daszan w tych nazwach należy traktować jako odnoszące się do okresu ciąży. Jak słowa nawa, machia i dasza machia występują w Vendidad, V. 45-136. W tym samym sensie, tak interpretowana nawagwa oznaczałaby urodzony z dziewięciu miesięcy, a daszagwa urodzony z dziesięciu miesięcy. Wyjaśnienie to jest jednak wysoce nieprawdopodobne, ponieważ po pierwsze nie możemy przypuszczać, że pewna liczba osób urodziła się przedwcześnie we wczesnych czasach, a po drugie, że szczególnie takie osoby osiągnęły niemal boskie zaszczyty. Zwykły okres patrzy Jego esej w materiałach z 7 Międzynarodowego Kongresu Orientalistów, s. 59-68. Sugeruje, że liczby nawan i dashan w tych nazwach należy traktować jako odnoszące się do okresu ciąży, jak słowa nawa, machia i Dasza machia występują w Vendidat, V. 45-136. W tym samym sensie. Tak interpretowana Nawagwa oznaczałaby urodzony z dziewięciu miesięcy, a Dasza Gwa urodzony z dziesięciu miesięcy. Wyjaśnienie to jest jednak wysoce nieprawdopodobne, ponieważ po pierwsze nie możemy przypuszczać, że pewna liczba osób urodziła się przedwcześnie we wczesnych czasach, a po drugie, że szczególnie takie osoby osiągnęły niemal boskie zaszczyty. Zwykły okres tak jak słowa Machia i Dasza Machia występują w Vendidat, V. 45, 136. W tym samym znaczeniu. Tak interpretowana Nawagwa oznaczałaby urodzony z dziewięciu miesięcy, a Daszagwa urodzony z dziesięciu miesięcy. Wyjaśnienie to jest jednak wysoce nieprawdopodobne, ponieważ po pierwsze nie możemy przypuszczać, że pewna liczba osób urodziła się przedwcześnie we wczesnych czasach, a po drugie, że szczególnie takie osoby osiągnęły niemal boskie zaszczyty. Zwykły okres tak jak słowa nawa machia i dasza machia występują w Vendidad, V, 45, 136, w tym samym znaczeniu. Tak interpretowana nawa gwa oznaczałaby urodzony z 9 miesięcy, a dasza gwa urodzony z 10 miesięcy. Wyjaśnienie to jest jednak wysoce nieprawdopodobne, ponieważ po pierwsze nie możemy przypuszczać, że pewna liczba osób urodziła się przedwcześnie we wczesnych czasach a po drugie, że szczególnie takie osoby osiągnęły niemal boskie zaszczyty. Zwykły okres. Ciąża trwa osiemdziesiąt dni lub dziesięć miesięcy księżycowych, v. 78 9, a od tych, które urodziły się miesiąc wcześniej, zwykle nie można oczekiwać, że będą żyć długo lub dokonywać wyczynów, które zapewnią im boskie zaszczyty. Odniesienie do wendidat nic nie dowodzi ponieważ w tym przypadku rozważa się przypadek martwego dziecka po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lub 10 miesiącach, a Achura Mazda nakazuje dom, w którym rodzi się takie dziecko, powinien być w szczególny sposób oczyszczony i uświęcony. Wyjaśnienie profesor Lignany ponownie jest sprzeczne z tekstami wedejskimi, które mówią, że daszak was było 10, 3, 39. 5, lub że na Wagwas poświęcili się tylko przez dziesięć miesięcy. V. 47.5. Jedyny uprawniony do naszej akceptacji. Mogę tu wspomnieć, że Ikweda, V. 47.7.11 mówi o poświęceniu dziesięciomiesięcznym tylko w związku z nawagwas i nie wspomina o poświęceniu miesięcznym. Ale etymologia tych nazw pomaga nam teraz poświęcić dziesięciomiesięczną ofiarę Daszagwasowi a dziewięciomiesięczną Nawagwas. W przypadku Nawan w Nawagwa jest tylko odmianą numeryczną Daszan w Daszagwa, a zatem wynika z tego, że to co Daszagwas zrobili dziesiątkami, Nawagwas zrobili dziewiątkami. Jest jeszcze inna okoliczność związana z Ayrazami, która dodatkowo wzmacnia nasz wniosek. I którą należy zatem powiedzieć w tym miejscu. Agirazy są czasami nazywane wirpasami. Zatem w 3, 53, 7 Agirazy są opisane jako wirpas i synowie niebios, a imię wirpa pojawia się kiedyś jako samo istnienie, które śpiewa chwałę Agni w zwrotce 8, 75, 6, bezpośrednio po tym, w którym przywoływany jest Agiras, co pokazuje, że wirppa jest tutaj używany jako synonim Agirasa. Ale najbardziej wyraźnym z tych odniesień jest x, 62, 5 i 6. Pierwszy z tych wersetów stwierdza, że Airirazy są Wirpasami i są synami Agni, podczas gdy drugi opisuje je wraz z Nawagwą i Daszagwą następującymi słowami, i które wirpy urodziły się z Agni i z nieba, Nawagwa lub Daszagwa, jako najlepsi z Ayrirazów, Agirastama. Prosperują w zgromadzeniu bogów. Podczas gdy drugi opisuje je wraz z nawagwą i daszagwą następującymi słowami, i które którewirpy urodziły się Sagni i z nieba, nawagwa lub daszagwa, jako najlepsi Sairirazów, Agirastama, tama, prosperują w zgromadzeniu bogów. Podczas gdy drugi opisuje je wraz z nawagwą i daszagwą następującymi słowami, i które którewirpy urodziły się Sagni i z nieba, nawagwa lub daszagwa. Jako najlepsi Sairirazów, Agirastama, prosperują w zgromadzeniu bogów. Teraz Wirupas dosłownie oznacza o różnych formach i w powyższych wersetach wydaje się, że został użyty jako przymiotnik kwalifikujący Agirazy, aby wskazać, że istnieje ich wiele gatunków. Dalej powiedziano nam, że Nawagwas i Dashagwas byli najważniejszymi, Agirastama, z tych gatunków. W ostatnim rozdziale omawiałem znaczenie przymiotnika wirupa w odniesieniu do pary dnia i nocy i pokazałem, na podstawie autorytetu matkawy, że słowo, w odniesieniu do dni i nocy, oznacza ich czas trwania lub okres czasu, w którym się przedłużają. W niniejszym przypadku wirpasy wydają się być używane dokładnie w tym samym znaczeniu. Nawagwas i Daszagwas byli bez wątpienia najważniejszymi z pierwszych ofiar. Ale oni też nie byli ich jedynymi gatunkami. Innymi słowy, nie byli oni tylko dziewięcioma i dziesięcioma, ale różne wirupas, co oznacza, że czas ich ofiar był czasem krótszy niż dziewięć, a czasem dłuższy niż dziesięć miesięcy. W rzeczywistości saptagu, siedmioosobowy, jest wspomniany Fiks, czterdzieści siedem, sześć, wraz z Bihaspati, synem Airirasa. I wydaje się, że jest tam używany jako przymiotnik kwalifikujący Bihaspati. Bihaspati jest opisane w innym miejscu 4, 50, 4 jako saptasia siedmiorzędowa, podczas gdy weda 4, 6, 1 opisuje pierwszego obramache Bihaspati jako dasasya lub dziesięć Mowy. Widzieliśmy również, że w 4.51 cztery daszagwa jest również nazywana siedmioma ustami. Wszystkie te wrażenia można w zadowalający sposób wyjaśnić jedynie zakładając, że agirazy nie były jedynie dziewięcioma lub dziesięcioma, ale wirupas lub różnymi i że dokonali poświęceń w ciągu miesięcy, za które słońce znajdowało się nad horyzontem w miejscu, gdzie ofiary te były dokonywane. Wynika stąd, że w czasach starożytnych sesja ofiarna trwała od siedmiu do dziesięciu miesięcy, a liczba ofiarujących, gorących jest, odpowiadała liczbie miesięcy, z których każdy wypełniał swój obowiązek rotacyjnie nieco zgodnie z wcześniejszymi zwyczajami egipskich kapłanów. Ofiary te minęły, gdy rozpoczęła się długa noc, podczas której Indra walczył z walą i pokonał go do końca roku, Pariwacare, x. 62.2. Słowo parivacare, pod koniec roku, jest bardzo sugestywne i pokazuje, że rok zakończył się długą nocą. Kolejne odniesienie do okresu dziesięciomiesięcznego nasłonecznienia znajduje się w legendzie Dirk-Hatamas, o której mówi się, że Ashfini uratowali lub uratowali się z dołu, w który został wrzucony, po tym, jak został oślepiony i osłabiony. Osobny rozdział poświęciłem później dyskusji na temat legend wedyjskich. Podejmuję tutaj legendę o dirk Hatamas, ponieważ mamy w niej wyraźne oświadczenie dotyczące życia dirk Hatamas, co w niezwykły sposób potwierdza wniosek, do którego doszliśmy po rozważeniu historii. Dasagwas. Historia dirk Hatamas jest opowiadana w Mahabharata, Adi Parwan, 104. Mówi się, że Utathya jest synem Mamaty i urodził się ślepy dzięki przekleństwu Bihaspati i jego wujka. Był jednak żonaty i miał kilku synów Pradwechha. Żona i synowie w końcu zmęczyli się karmieniem niewidomych Dirkhatamów, tak zwanych, ponieważ urodził się niewidomy, a synowie porzucili go na wznoszonej tratwie w Gangesie. Dryfował na wodzie przez długi czas i odległość, kiedy w końcu podniósł go król Bali. Dirkhatamas miał wtedy kilku synów urodzonych mu z Dasi lub wolnicy a także z żony Bali, synowie żony Bali zostali królami z różnych prowincji. W Ikweda Dirk Hatamas jest jednym z protegowanych awinwinów i przypisuje mu się około 25 hymnów w pierwszej maali. Nazywa się Mamateja lub syn Mamaty w I, 152, 6, a potomstwo u w I, 158, 4. W tym drugim hymnie przywołuje aszwinów w celu uratowania go od prób ognia i wody, do których został poddany przez Dasa Traitana. Jednak w I, 147, 3 i 4, 4, 13 mówi się, że Agni przywrócił Dirk Hatamasowi jego wzrok. Ale stwierdzenie to nie musi nas zaskakiwać, ponieważ osiągnięcia jednego bóstwa bardzo często przypisywane są drugiemu figweda. Dirk Hatamas nie jest osamotniony w ten sposób, uratowany przez Ashfins. O Chylawanie mówi się, że jest kolejnym protegowanym Mawinwinów i podobno przywrócili go do młodości. Vandana i wielu innych są podobnie wspominani jako ocaleni, uratowani, wyleczeni, chronieni lub odmłodzeni przez Ashfins. Wszystkie te osiągnięcia są na nowo rozumiane jako odnoszące się do wykorzystania przywrócenia słońcu jego zepsutej mocy w zimie. Ale z wrażeniem jak słońce żyjące w ciemności przed nami, w legendzie Wandany I. 117.5 Musimy sprawić, aby legendy te odnosiły się nie tylko do zepsutej mocy słońca w zimie, ale do jego faktycznej tonie przez jakiś czas pod horyzontem. Mając to na uwadze, spróbujmy dowiedzieć się, jakie wnioski możemy wyciągnąć. Jeśli chodzi o przedmiot z legendy Dirk Hatamas, stwierdzenie w micie lub legendzie. Które jest najważniejsze dla naszego celu. zawarte jest w I. 158-6. Werset ten można dosłownie przetłumaczyć w następujący sposób. Dirk Hatamas, syn Mamaty, który rozpadł się w dziesiątej judze, zostaje woźnicą brahmana wód zmierzających do celu. W legendzie o Wandanie i 117.5 Musimy sprawić. By legendy te odnosiły się nie tylko do rozpadającej się mocy słońca w zimie, ale do jego faktycznego zapadania się na pewien czas pod horyzontem. Mając to na uwadze, spróbujmy dowiedzieć się, jakie wnioski możemy wyciągnąć. Jeśli chodzi o przedmiot, z legendy Dirk-Hatamas, stwierdzenie w micie lub legendzie, które jest najważniejsze dla naszego celu, zawarte jest w I. 158, 6. Werset ten można dosłownie przetłumaczyć w następujący sposób. Dirk Hatamas, syn Mamaty, który rozpadł się w dziesiątej judze, zostaje woźnicą Brahmana wód zmierzających do celu. W legendzie o Wandanie i 117.5. Musimy sprawić, by legendy te odnosiły się nie tylko do rozpadającej się mocy słońca w zimie, ale do jego faktycznego zapadania się na pewien czas pod horyzontem. Mając to na uwadze, Spróbujmy dowiedzieć się, jakie wnioski możemy wyciągnąć. Jeśli chodzi o przedmiot, z legendy dirk Hatamas. Stwierdzenie w micie lub legendzie, które jest najważniejsze dla naszego celu, zawarte jest w I. 158, 6. Werset ten można dosłownie przetłumaczyć w następujący sposób: dirk Hatamas, syn mamaty, który rozpadł się w dziesiątej judze, zostaje woźnicą Brahmana wód zmierzających do celu. Jeśli chodzi o przedmiot z legendy Dirkhatamas, stwierdzenie w micie lub legendzie, które jest najważniejsze dla naszego celu, zawarte jest w I. 158.6. Werset ten można dosłownie przetłumaczyć w następujący sposób. Dirk Hatamas, syn Mamaty, który rozpadł się w dziesiątej Judze, zostaje woźnicą Brahmana wód zmierzających do celu. Jeśli chodzi o przedmiot z legendy Dirkhatamas. Stwierdzenie w micie lub legendzie, które jest najważniejsze dla naszego celu, zawarte jest w I. 158, 6. Werset ten można dosłownie przetłumaczyć w następujący sposób: dirk Hatamas, syn Mamaty, który rozpadł się w dziesiątej judze, zostaje woźnicą brahmana wód zmierzających do celu. Jedyne wrażenia, które wymagają wyjaśnienia w tym wersecie, to w dziesiątej judze i wody zmierzające do celu. W przeciwnym razie historia jest dość prosta. Dirkhatamas starzeje się w dziesiątej Judze, a jazda po wodach, jak głosi historia Mahabharata, idzie wraz z nimi do miejsca, które jest celem tych wód, ale uczeni nie są zgodni co do tego, co oznacza yuga. Niektórzy uważają, że oznacza to cyklat. lat, prawdopodobnie pięć jak w ha, i inwestują Dirkhatamas w niemym wieku w wieku pięćdziesięciu lat. Leksykon Pieterspurski interpretowałby Jugę, niezależnie od tego, gdzie występuje ona w nie oznaczając okresu, ale pokolenie lub relacje pochodzenia ze wspólnej populacji, i pod tym względem następuje grassmann. Według tych uczonych wyrażenie w dziesiątej Judze w powyższym wersecie byłoby zatem oznaczają w dziesiątym pokoleniu, cokolwiek to może znaczyć. Rzeczywiście wydaje się, że istnieje pewien rodzaj uprzedzeń wobec interpretowania yuga jako okresu Fikoweda, i dlatego konieczne jest zbadanie tego punktu w pewnym miejscu w tym miejscu. To, że słowo Yuga samo w sobie oznacza okres czasu lub, w każdym razie, jest to jedno z jego znaczeń, jest oczywiste. Nawet leksykon peterspurski przypisuje to znaczenie Yuga Fatharwaweda 8, 2, 21. Ale jeśli chodzi o Ikowedę, to według niej Yuga musi oznaczać zejście, pokolenie lub coś w tym rodzaju, ale nigdy okres czasu. Jest tak szczególnie w przypadku frazy manucha Yuga lub Manuha Yugani, która występuje kilka razy w ikweda. Zachodni uczeni wszędzie tłumaczą to na pokolenia mężczyzn, podczas gdy rdzenni uczeni, jak Sayana i Mahidhara, w większości miejsc odnoszą się do epok śmiertelników. W niektórych przypadkach, i. 124, 2, i. 144, 4. Saja sugeruje jednak jako alternatywę, że wyrażenie to może być rozumiane jako koniunkcja lub pary, yuga, mężczyzn, i prawdopodobnie doprowadziło to do interpretacji sformułowanej przez naukowców zachodnich. Etymologicznie słowo yuga może oznaczać koniunkcję lub parę, oznaczającą albo, 1. parę dnia i nocy, lub Dwa, kilka miesięcy, to jest sezon lub, 3, a dwa tygodnie lub czas połączenia Księżyca i Słońca, to jest miesiąc. Tak więc na początku kali Yugi planety i Słońce były, jak się przypuszcza, w związku z tym, i dlatego nazywane jest Jugą. Możliwe jest również, że słowo to może oznaczać koniunkcję, parę, a nawet pokolenie mężczyzn. Etymologia nie pomaga nam zatem ustalić, które z tych znaczeń należy przypisać słowu yuga lub zwrotowi manucha yuga fikweda, i musimy znaleźć inne sposoby na określenie tego. Uprzedzenia, o których mówiliśmy powyżej, wydają się wynikać głównie z niechęci zachodnich uczonych do importowania późniejszej teorii yugi do ikweda. Wydaje mi się jednak, że ostrożność została posunięta zbyt daleko, tak dalece, że prawie doprowadziła do pewnego rodzaju uprzedzeń.

że ostrożność została posunięta zbyt daleko, tak dalece, że prawie doprowadziła do pewnego rodzaju uprzedzeń. Przechodząc do hymnu Fikowajda, znajdujemy, jak zauważył Muir, zwrot juge juge używany co najmniej w kilku miejscach, 3, 26, 3, 6, 15, 8, x, 94, 12, i c. Isaia interpretuje to jako okres czasu. W 3, 33, 8 i x. 10 mamy utara yugani późniejszy wiek, a w x. 72. 1 czytamy utara jugę w późniejszym wieku, podczas gdy w dwóch kolejnych wersetach mamy zwroty devanam purwe jugę i devanam prathamy jugę wyraźnie odnoszące się do późniejszych i wcześniejszych epok bogów. Słowo dewanam występuje w liczbie mnogiej, a yuga w liczbie pojedynczej, dlatego nie można przyjąć że oznacza ono pokolenia bogów. Kontekst ponownie wyraźnie pokazuje, że zamierzone jest odniesienie do czasu, ponieważ hymn mówi o stworzeniu i narodzinach bogów we wczesnych czasach pierwotnych. Jeśli zatem interpretujemy Devanam Yugam jako epokę bogów, dlaczego Manu Yugani lub Manu Hyugani nie należy interpretować w ten sposób, że oznacza wiek ludzki, to więcej, niż potrafię zrozumieć. Znów są wyraźne fragmenty Fikoweda, gdzie Manuha Juga nie może być rozumiane jako pokolenie ludzi. Zatem w V, 52,4, który jest hymnem dla Maruts, czytamy Wiszfeję Manuha Yuga Panti Martyam Riha. Tutaj czasownik Panti, chroń, mianowicie Wiszfeję, wszyscy ci, a przedmiotem jest Martyam, śmiertelny człowiek, podczas gdy Riha, od zranienia, w ablacji, oznacza przedmiot przed którym żądana jest ochrona. Jak dotąd zdanie oznacza wszystkich, którzy chronią człowieka przed zranieniem. A teraz pytanie brzmi, co znaczy Manuha Yuga? Jeśli przyjmiemy, że oznacza to pokolenia ludzi w obiektywnym przypadku, staje się zbyteczne, bo martwiam człowiek jest już przedmiotem panti chroń. Dlatego konieczne jest przypisanie Manu Hajuga jedynego znanego nam znaczenia, a mianowicie wieku ludzkiego i potraktowanie tego wyrażenia jako biernika czasu. W ten sposób interpretowane całe zdanie oznacza wszystkich, którzy chronią człowieka przed zranieniem w ciągu wieków. Żadna inna konstrukcja nie jest bardziej naturalna ani rozsądna niż ta, ale wciąż profesor Max Miller tłumaczy ten werset na wszystkich, którzy chronią pokolenia ludzi, Którzy chronią śmiertelnika przed obrażeniami, patrz serię SP, T. 32S. 312. Mimo, że jest to tautologiczne i że w tekstach nie ma cząsteczki łączącej, na przykład H, która łączyłaby w to, co według niego dwa obiekty czasownika chroni, wygląda na to, że pan Griffith dostrzegł tę trudność i tłumaczył, wszyscy przez wieki ludzkości. Strzeż śmiertelnego człowieka przed zranieniem. Kolejnym fragmentem, który jest równie decydujący w tej kwestii, jest X, 146, Werset jest skierowany do Agniego, a ludzie mówią, że postawili go przed sobą, aby zapewnić mu błogosławieństwa. Jest to Itawanam machicha vishwadarshatam agni sumnaya dathire purojana skrótkara sapradhasthaman twa gira daivyam manucha yuga kreska oto itevanam prawy, machicha, silny, vishwadarshatam, widoczny dla wszystkich, agni, agni, ogień, schrutkara, uważny uszy, saprathastaman, najdalej sięgający, twa, tche, i daivyam, boskie, są wszystkie w bierniku rządzonym przez dathire. Umieszczone i opisują cechy Agni. Jana, ludzie, jest mianownikiem, a Dathire, umieszczony, jest jedynym czasownikiem w tekście. Sumnaya, dla dobra, oznacza cel, dla którego ludzie postawili Agni na czele, puro, Agira, przez uwielbienie, jest środkiem, za pomocą którego należy zapewnić przychylność Agni. Jeśli zatem pomijamy różne przymiotniki Agni, werset ten oznacza. Ludzie postawili Agni, jak opisano, na pierwszym miejscu dla ich dobrobytu, wychwalając. Jedynym wrażeniem, które pozostaje, jest Manuha Juga i może ono wpisywać się w inne słowa w naturalny sposób tylko jako biernik czasu. Werset oznaczałby wtedy, ludzie umieścili Agni, jak opisano, na czele ich dobrobytu, wychwalając go w czasach ludzkich. Ale Griffith przyjmuje jugę za pokolenia i podaje swój czasownik, tłumaczy ostatnią część wersetu w ten sposób, pokolenia mężczyzn powiększają, agni, pieśniami chwały, gira. To pokazuje, jakie ciśniny jesteśmy zredukowani do tego, jeśli raz zdecydujemy się nie interpretować manucha juga, że oznacza okres czasu, ponieważ słowo powiększenie nie istnieje w oryginale. Werset ten występuje również w Vajasanehisahita, 12, 111, a Mahitkara wyjaśnia, że Manu oznacza wiek ludzki lub okresy czasu, takie jak dwa tygodnie. Mamy zatem co najmniej dwa fragmenty, w których Manu zgodnie z uznanymi regułami interpretacji, należy rozumieć jako okresy czasu, a nie pokolenia ludzi, chyba że jesteśmy gotowi się poddać naturalna konstrukcja zdania danie ma już fragmentów, w których Manucha Juga występuje w zestawieniu ze słowami takimi jak Jana lub Martyam, aby nie pozostawić żadnej opcji odnośnie znaczenia, jakie należy przypisać Juga. Ale jeśli znaczenie frazy zostanie jednoznacznie określone nawet z jednego fragmentu, możemy bezpiecznie zrozumieć wyrażenie w tym samym znaczeniu w innych fragmentach, pod warunkiem, że znaczenie nie koliduje z kontekstem. W ten sposób znaczenie wielu słów wedyjskich zostało określone przez uczonych takich jak Jaska, i nie zapuszczamy się na nową ścieżkę, przyjmując ten sam proces rozumowania w niniejszej sprawie. Ale jeśli Manuha Yuga oznacza ludzki wiek, a nie ludzkie pokolenie, wciąż musimy ustalić dokładny czas trwania tych wieków. Fatharva Veda, 8, 2, 21, który mówi, przydzielamy ci sto, dziesięć tysięcy lat. 2, 3 lub 4 Yugi, słowo Yuga oczywiście oznacza okres czasu, nie krótszy niż 10 tysięcy lat. Istnieją jednak podstawy, by sądzić, że we wczesnych dniach Ikweda Yuga musiała oznaczać krótszy okres czasu, a przynajmniej takie było jego znaczenie we wczesnych dniach. Ikweda często mówi o pierwszym Prathama, świcie lub pierwszym z nadchodzącego Ajatinam Prathama, świtu Fik. I, 113. 8, 123, 2, 7, 76, 6, x, 35, 4. Podczas gdy ostatni Awama świt jest wymieniony w 7, 71, 3, a mówi się, że świt ma wiedzę o pierwszym dniu w I 123, 9. Otóż, niezależnie od tego, co mówiłem wcześniej o świtach wedyjskich. Liczba porządkowa pierwsza zastosowana do świtu jest zrozumiała tylko wtedy, gdy przypuszczamy, że odnosi się do pierwszego świtu roku lub świtu pierwszego dnia roku, nieco jak wyrażenie pierwsza noc prathama ratri użyte w braminach Patrzorion S. 69. Dlatego pierwszy prathama i ostatni Awama, świt należy uznać za oznaczający początek i koniec roku w tych dniach, a w świetle tego co zostało opowiedziane o naturze wedyjskich świtów w piątym rozdziale? Możemy bezpiecznie stwierdzić, że pierwszy świt był niczym innym jak pierwszym z zestawu lub grupy świtów, które pojawiły się w zakończenie długiej nocy i rozpoczął rok. Ten pierwszy świt jest opisany jako wyczerpujący ludzki wiek Praminati Manuchy w I 124, 2 i, 92, 11, podczas gdy w I 115, 2, Powiedziano nam, że pobożni lub pobożni ludzie przedłużają yugi, gdy pojawia się świt, jatra narodowa yuga yugani Europejscy uczeni interpretują yugę w powyższych fragmentach jako pokolenia ludzi. Ale oprócz faktu, że wrażenie manucha yuga należy rozumieć jako wiek ludzki w co najmniej dwóch omówionych powyżej fragmentach, kontekst w i. 124, 2 i I, 92. 11 jest oczywiście za interpretacją tego słowa występująca w niej Yuga jako równoważnik okresu czasu. Świt jest tu opisany jako rozpoczęcie nowego obrzędu niebiańskich obrzędów lub świętych ofiar, ani wratani, i uruchomienie Manuchy jugani, co wyraźnie sugeruje, że wraz z pierwszym świtem nastąpiły ofiary, a także cykl czasu znany jako ludzki wiek lub że ludzki wiek liczono od pierwszego świtu. To skojarzenie Manuha-Yuga, czyli wieku ludzkiego z pierwszym świtem, pozwala nam od razu określić długość lub czas trwania wieku ludzkiego, albowiem jeśli te wieki, Yugi, rozpoczęły się z pierwszym świtem roku, musiałyby się skończyć z ostatnim, Awama, świtem roku. Innymi słowy Manuha-Yuga łącznie oznaczał cały okres między pierwszym a ostatnim świtem roku, zaś pojedyncza Yuga oznaczała krótszy podział tego okresu. Oprócz legendy o Dirk-Hatamas, mamy zatem wystarczające dowody Fikuvaida, aby utrzymywać, że świat, Juga był używany do oznaczenia okresu krótszego niż rok, a wrażenie Manuha Yuga oznaczało wiek ludzki lub okres między pierwszym a ostatnim świtem roku, a nie pokolenia ludzkie. Stwierdzenie, że Dirk-Hatamas zestarzał się w dziesiątej judze, jest teraz nie tylko łatwe do zrozumienia, ale pozwala nam określić, jeszcze bardziej zdecydowanie, znaczenie Yugi w czasach Ikweda. Gdyby bowiem Yuga była częścią Manucha Yuga, czyli okresu między pierwszym a ostatnim świtem roku, a legenda Dirk Hatamas jest legendą słoneczną, stwierdzenie, że Dirk Hatamas zestarzał się w dziesiątej Yudze może jedynie oznaczać, że słońce starzeje się w dziesiątym miesiącu. Innymi słowy dziesięć jug miało interweniować między pierwszym a ostatnim świtem lub dwoma końcami roku, a ponieważ dziesięć dni lub dziesięć tygodni byłoby za mało i dziesięć sezonów za dużo czasu, by leżeć między tymi granicami, słowo juga w zdaniu Daszama jugę należy interpretować jako miesiąc i nic więcej. Krótko mówiąc, Dilkhatamas było słońcem, które zestarzało się w dziesiątym miesiącu. A jazda po wodach powietrznych została przez nich poniesiona do ich celu, czyli do oceanu, 7, 49, 2, poniżej horyzontu. Wody, o których tu mowa, są w rzeczywistości tymi samymi, nad którymi ma rządzić król Waruna, lub które płyną jego rozkazami lub dla których rzekomo wykopał kanał, 7, 49, 1, 4, 2, 28, 4, 7, 87.1. I w ten sposób wytnij ścieżkę dla Śrīry, a które są uwalniane przez indres strawy w Rindy, przynieś słońce. I, 51.4. 4. Profesor Max Miller w swoim wkładzie do nauki o mitologii, tom 2, strona 583-598, ma. Pokazał, że większość osiągnięć aż Finów można racjonalnie wyjaśnić przyjmując je jako odnoszące się do gnijącego słońca legenda Dirk Hatamas jest zatem tylko mitycznym przedstawieniem arktycznego słońca które wznosi się ponad jasnym oceanem 764 staje się widoczne przez manuha juga lub 10 miesięcy a następnie ponownie opada do wód dolnych czym są te wody i jak długo ich natura była niezrozumiana zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale kiedy dojdziemy do dyskusji na temat mitów wedyjskich, wystarczy powiedzieć na chwilę obecną, że legenda dirk Hatamas, interpretowana jak wyżej, jest w pełni zgodna z legendą Dashagwas, którzy opisywani są jako uczestnicy sesji ofiarnej tylko przez 10 miesięcy. Legenda dirk Hatamas jest zatem tylko mitycznym przedstawieniem Arktycznego Słońca, które wznosi się ponad jasnym oceanem. 7,64, Staje się widoczne przez manuha lub 10 miesięcy, a następnie ponownie opada do wód dolnych. Czym są te wody i jak długo ich natura była niezrozumiana, zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale, kiedy dojdziemy do dyskusji na temat mitów wedyjskich. Wystarczy powiedzieć na chwilę obecną, że legenda dirk Hatamas, interpretowana jak wyżej, jest w pełni zgodna z legendą Dasagwas. Którzy opisywani są jako uczestnicy sesji ofiarnej tylko przez 10 miesięcy. Legenda dirk Hatamas jest zatem tylko mitycznym przedstawieniem arktycznego słońca, które wznosi się ponad jasnym oceanem 7,64, staje się widoczne przez Manu lub 10 miesięcy, a następnie ponownie opada do wód dolnych. Czym są te wody i jak długo ich natura była niezrozumiana, zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale kiedy dojdziemy do dyskusji na temat mitów wedyjskich wystarczy powiedzieć na chwilę obecną że legenda Dirkhatamas interpretowana jak wyżej jest w pełni zgodna z legendą Dasagwas którzy opisywani są jako uczestnicy sesji ofiarnej tylko przez 10 miesięcy czym są te wody i jak długo ich natura była niezrozumiana zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale kiedy dojdziemy do dyskusji na temat mitów wedyjskich Wystarczy powiedzieć na chwilę obecną, że legenda Dirk Hatamas, interpretowana jak wyżej, jest w pełni zgodna z legendą Dasagwas, którzy opisywani są jako uczestnicy sesji ofiarnej tylko przez 10 miesięcy. Czym są te wody i jak długo ich natura była niezrozumiana, zostanie wyjaśnione w następnym rozdziale, kiedy dojdziemy do dyskusji na temat mitów wedyjskich. Wystarczy powiedzieć na chwilę obecną, że legenda Dirk Hatamas, interpretowana jak wyżej, jest w pełni zgodna z legendą Dasagwas, którzy opisywani są jako uczestnicy sesji ofiarnej tylko przez 10 miesięcy. Omówiłem tutaj znaczenie Yuga i Manuha Yuga, ponieważ wyrażenia te były bardzo źle rozumiane, pomimo wyraźnych fragmentów wskazujących, że okres czasu miał być przez nich oznaczony. Fragmenty te V 152, 4, x 146 potwierdzają fakt, że Manucha Yuga oznaczało epokę ludzką i związek tych epok z pierwszym świtem. I, 124, 2 i 115, 2 dalej pokazuje, że długość Jugi była uważana za krótszą niż rok. Wzmianka o dziesiątej judze ostatecznie ustala znaczenie Jugi jako jeden miesiąc. W ten sposób doszedłem do znaczenia tych zwrotów i cieszę się, że w moich wnioskach oczekiwał mnie profesor Raghaharya z Madrasu z różnych powodów. W swoim eseju na temat yug, The Yuga Soran, Question of Hindu chronolog and History, strona 19, omawia podstawowe znaczenie yugi i, biorąc to pod uwagę koniunkcję, zauważa następująco, fazy księżyca są tak łatwo obserwowalne, prawdopodobne jest. Jak sugeruje profesor Weber, idea okres czasu znany jako yuga i zależny od koniunkcji niektórych ciał niebieskich, pierwotnie pochodzi od znajomość tych faz. Profesor Weber dodatkowo wzmacnia swoje przypuszczenia, odwołując się do fragmentu cytowanego w Szawisza Brahma, 4, 6, w którym cztery yugi są nadal oznaczone ich bardziej starożytnymi nazwami i są połączone z czterema księżycami etapy którym ewidentnie zawdzięczają swoje pochodzenie. Pan Ragaharya następnie odwołuje się do darszy, starożytnej nazwy koniunkcji Słońca i Księżyca, i konkluduje. Istnieją również stare dowody mitologiczne lub inne, które prowadzą nas do wniosku, że nasi przodkowie obserwowali wiele innych ciekawych niebiańskich koniunkcji, i najprawdopodobniej najwcześniejsza koncepcja mięsa Yuga to okres odnowił do nowiu, to znaczy jeden miesiąc księżycowy. Fragment stwierdzający, że był to pierwszy świt, który uruchomił cykl Manu Hyuga, jest już cytowany powyżej, a jeśli porównamy to stwierdzenie z IK. X. X, 138, 6, gdzie mówi się, że Indra po zabiciu witry i wytworzeniu świtu i słońca ustalił porządek miesięcy na niebie, będzie jeszcze bardziej oczywiste, że cykl czasu. Który się rozpoczął z pierwszym świtem był cykl miesięcy. Możemy zatem bezpiecznie stwierdzić, że Manu Hajuga reprezentował we wczesnych dniach cykl miesięcy, podczas których słońce znajdowało się nad horyzontem, a raczej ten okres słońca i działania, kiedy przodkowie rasy aryjskiej odbywali swoje sesje ofiarne lub odprawiali inne ceremonie religijne i społeczne. W Ikweda jest to wiele innych fragmentów. Które potwierdzają ten sam pogląd. Ale Manu Hajuga jest wszędzie interpretowane przez zachodnich uczonych jako ludzkie pokolenia lub plemiona, prawdziwe znaczenie tych fragmentów stało się niejasne i niezrozumiałe. Zatem w 8:46:12 12 mamy. Wszyscy, ofiary, z podniesionymi kadziami, wzywają tę potężną indrę do Manu Hajuga, i najwyraźniej chodzi o to. Libacje Somy były ofiarowywane indrze w okresie ludzkich wieków. Ale biorąc Manu Hayuga, oznaczając ludzkie plemiona, Griffith tłumaczy wszystkie rasy ludzkości wzywają i tak dalej. Rendering, który choć zrozumiały, nie oddaje ducha oryginału. Podobnie mówi się, że Agni świeci w epokach ludzkich w 7 9 4, ale i tam znaczenie niepotrzebnie narzuca się znaczenie ludzkich plemion. Najbardziej uderzającą ilustracją niewłaściwości interpretacji Yugi jako pokolenia jest jednak IK. 2, 2, 2. Tutaj mówi się, że Agni świeci dla Manu i Kahapa. Teraz Kahapa oznacza noce, a najbardziej naturalną interpretacją byłoby przyjęcie Manu i Kahapa jako sojuszniczych wyrażeń oznaczających okres czasu. Werset będzie wtedy oznaczać, o Agni. Świecisz w czasie wieków i nocy ludzkich. Należy wspomnieć o nocach, ponieważ, chociaż Manu Hajuga jest okresem nasłonecznienia, w tym długim dniem i ciągiem zwykłych dni i nocy, jednak długa lub ciągła noc, która nastąpiła po Manu Hajuga, nie mogła zostać uwzględniona druga fraza. W związku z tym, kiedy cały okres roku słonecznego był zamierzony, konieczne było złożone wrażenie, takie jak Manu Hajuga i nieprzerwane noce. I to jest znaczenie zdania w 2, dwa, dwa. Ale profesor Oldenburg Series Pevol. X. SS. 193, 195. Po Maxi Emile że tłumaczy się następująco, o Agni. Lśnisz na ludzkich plemionach, na nieprzerwanych nocach. Tutaj, po pierwsze, trudno jest zrozumieć, co oznacza świecenie na ludzkie plemiona, a po drugie, jeśli kachapa oznacza ciągłe noce. Może to oznaczać tylko długą nieprzerwaną noc, a jeśli tak, to dlaczego nie wziąć Manu hajuga ma reprezentować okres roku słonecznego, który pozostaje po wyłączeniu z niego długiej nocy? Jak zauważyłem wcześniej, profesor Max Miller poprawnie przetłumaczył kachapa na ciągłe noce, ale brakowało prawdziwego znaczenia wyrażenia Manu Hajuga w tym miejscu. Podobny błąd popełniono w odniesieniu do 4, 16. 19. Gdzie wrażenie to Kahapa madema szarada schapurwich. Tutaj, pomimo akcentu, Max Miller przyjmuje kachapa jako biernik, podobnie jak Saya, Ale Saja poprawnie interpretuje to wrażenie, obyśmy cieszyli się wieloma jesieniami, porami roku i nocami. Pory roku i noce to złożone wrażenie, aha cząsteczki staje się niemądre. Jeśli podzielimy go i weźmiemy noce, kachapa, z jednym czasownikiem, a pory roku, szarada, z innym. Oczywiście, dopóki teoria arktyczna nie była znana, zwrot pory roku i noce lub manucha yuga i noce był niezrozumiały, ponieważ noce były uwzględnione w porach roku lub jugach. Ale profesor! W 2, 2, 2, i przyjmując ten rendering. Możemy z większą właściwością wziąć pory roku i noc razem, jak wskazano przez hacząstki i zrozumieć wrażenie oznaczające pełny rok słoneczny, w tym długą noc. Dodanie kachapa do Manuha Juga potwierdza zatem wniosek, że fraza wskazała okres nasłonecznienia, jak wspomniano powyżej. Istnieje wiele innych fragmentów w tłumaczeniu, które spowodowały niepotrzebne zamieszanie lub niejasność. Ponieważ Manuha Yuga oznacza ludzkie plemiona, ale ich omówienie nie ma związku z omawianym tematem. Niezależne potwierdzenie wniosków, które wyciągnęliśmy z legendy o Dashagwas i Dirk Hatamas, potwierdza liczba pór roku wspomnianych w niektórych tekstach wedyjskich. Okres słońca trwający dziesięć miesięcy, po którym następuje noc trwająca dwa miesiące można dobrze opisać jako pięć sezonów po dwa miesiące każdy po których następuje zatonięcie słońca w wodach poniżej horyzontu i tak naprawdę znajdujemy rok tak opisany w I 164 12 werset który pojawia się również w Fatharwa 9 9 12 z niewielką zmiennością oraz w panichaki 11 można dosłownie tłumaczyć następująco ojciec 12 stóp Pan padam, jak mówią, jest pełen wodnistych oparów, purichiam, w dalszej połowie, pary Arthe nieba. Ci inni znowu mówią, że, on dalekowzroczny, wichak haam, jest umieszczony na sześcioramiennej, ha, are, i siedmiokołowym, samochodzie, w bliższej, uparescil, artche, połowie nieba. Następnie zatonięcie słońca w wodach poniżej horyzontu. I tak naprawdę znajdujemy rok tak opisany w I 164-12, werset, który pojawia się również w Fatharwa 9, 9, 12, z niewielką zmiennością oraz w Prashnopanihati, 11. Można dosłownie tłumaczyć następująco ojciec dwunastu stóp. Pan Hapadam, jak mówią, jest pełen wodnistych oparów, purichiam w dalszej połowie, pary nieba. Ci inni znowu mówią, że on dalekowzroczny, wichak ha jest umieszczony na sześcioramiennej, ha-are, i siedmiokołowym, samochodzie, w bliższej, u parę stil, Arthem, połowie nieba. Następnie zatonięcie słońca w wodach poniżej horyzontu, i tak naprawdę znajdujemy rok tak opisany w I. 164, 12, werset, który pojawia się również w fatharva 9, 9. 12. Z niewielką zmiennością oraz w praszno-panichati. 11. Można dosłownie tłumaczyć następująco: Ojciec dwunastu stóp. Pan Hapadam, jak mówią, jest pełen wodnistych oparów. Purichiam, w dalszej połowie. Pary Arthe, nieba. Ci inni znowu mówią, że: On dalekowzroczny, bichak jest umieszczony na sześcioramiennej. Ha, are i siedmiokołowym, samochodzie, w bliższej, uparę z Chil połowie nieba. Można to dosłownie tłumaczyć następująco, ojciec dwunastu stóp, pan padam jak mówią, jest pełen wodnistych oparów, purichiam, w dalszej połowie, parę Arthe, nieba. Ci inni znowu mówią, że, on dalekowzroczny, wichak haam, jest umieszczony na sześcioramiennej, ha, are. I siedmiokołowym samochodzie, w bliższej, u parę styl. Arthe, połowie nieba. Można to dosłownie tłumaczyć następująco: Ojciec dwunastu stóp, Pan Ha jak mówią, jest pełen wodnistych oparów, Purichiam, w dalszej połowie, pary arthe, nieba. Ci inni znowu mówią, że, on dalekowzroczny, wichak Ha Am, jest umieszczony na sześcioramiennej, Ha, are. I siedmiokołowym, samochodzie, w bliższej, uparę z Ardhem, połowie nieba. Przymiotnik dalekowzroczny ma na celu zakwalifikowanie siedmiokołowego zamiast on harwa wyda, w przypadku miejscowym, podczas gdy szakara harja w swoim komentarzu do praszno panichat dzieli się na dwa słowa u i biorąc was za przekleństwo. Ale te odczyty nie zmieniają materialnie znaczenia wersetu. Wszędzie kontekst wyraźnie wskazuje, że Bóg roku na dwanaście miesięcy KITX, 85.5 jest tutaj opisany. Poprzedni werset w hymnie ik. i. 164 wspomina koło dwunastoramienne, w którym osadzonych jest 720 synów agni, wyraźne odniesienie do roku dwunastu miesięcy stało dniami i nocami. Nie ma zatem wątpliwości, że ten fragment zawiera opis roku i dwie połówki wersetu, które zostały wprowadzone w zwrotach mówią i inni mówią, przedstawcie nam dwie opinie na temat natury Boga roku dwunastu form. Zobaczmy teraz, jakie są te opinie. Niektórzy twierdzą, że Bóg roku ma pięć stóp. Pan Chapadam, który jest podzielony na pięć pór roku, a inni mówią, że ma sześcioramienny samochód lub sześć sezonów. Wynika z tego jasno, że niektórym sezonom liczba osób wynosiła 5, a początkowo 6. Dlaczego powinna istnieć taka różnica zdań? A Brahmaa i 1 i ta i 6, 2, 3 wyjaśniają, że dwa sezony Hemanta i Shishir razem tworzyły wspólny sezon, zmniejszając w ten sposób liczbę sezonów z sześciu do pięciu. Wyjaśnienie to wydaje się jednak przemyślane. Ponieważ w Shatapat trzynaście, 13, 6, 1, 10, Warcha i szarat są złożone w tym celu zamiast chemanty i Shishira. To pokazuje, że w czasach Taittyry Hita i Braminów nie było definitywnie znane ani ustalone, które dwa z sześciu sezonów należy połączyć, aby zmniejszyć liczbę do pięciu, ale ponieważ w Wedach czasami wspomniano pięć sezonów uznano, że konieczne jest wyjaśnienie, aby uwzględnić mniejszą liczbę i takie wyjaśnienie zostało opracowane przez zebranie dwóch kolejnych sezonów z sześciu i potraktowanie ich jako jednego wspólnego sezonu czterech miesięcy. Ale wyjaśnienie jest zbyt niejasne, aby mogło być prawdziwe i nie możemy uwierzyć, że w praktyce stosowano system łączenia dwóch sezonów zgodnie z własnym wyborem. Musimy zatem porzucić wyjaśnienie jako niezadowalające i przekonać się, czy cytowany wyżej werset z Ikowedy pozwala nam znaleźć lepsze wytłumaczenie faktu, że pory były kiedyś pięć. Teraz pierwsza połowa tego wersetu opisuje pięciostopniowego ojca jako wypełnionego wodnymi oparami w dalszej części nieba, podczas gdy rok sześcioszynowego samochodu ma być dalekowzroczny. Krótko mówiąc, Purich i Am, pełny lub mieszkający w wodzie. W pierwszym wierszu wydaje się być odpowiednikiem wichak haam, dalekowzrocznego, w drugim wierszu. Wyjaśniają to następujące wersety. W ten sposób trzynasty werset hymn mówi o pięcioramiennym kole jako pozostającym w całości i nieprzerwanym, choć starożytnym, a następny lub czternasty werset mówi, że niezniszczające koło obraca się ze swoim zwierzęciem, dziesięć losowań, it, zawisło nad przestrzenią. Oko słoneczne zakrywa się radzą, parą powietrzną, wszystkie światy są od niego zależne. Podczas gdy mówi się, że rok sześcioramiennego samochodu jest dalekosiężny. Krótko mówiąc, Purich i Am, pełny lub mieszkający w wodzie, w pierwszym wierszu wydaje się być odpowiednikiem Wichakha Am, dalekowzrocznego, w drugim wierszu. Wyjaśniają to następujące wersety. W ten sposób trzynasty werset hymn mówi o pięcioramiennym kole jako pozostającym w całości i nieprzerwanym, choć starożytnym, a następny lub czternasty werset mówi, że niezniszczające koło obraca się ze swoim zwierzęciem. Dziesięć losowań it zawisło nad przestrzenią. Oko słoneczne zakrywa się radzą, parą powietrzną, wszystkie światy są od niego zależne. Podczas gdy mówi się, że rok sześcioramiennego samochodu jest dalekosiężny. Krótko mówiąc, purich i am, pełny lub mieszkający w wodzie, w pierwszym wierszu wydaje się być odpowiednikiem wichak Haam, am, dalekowzrocznego, w drugim wierszu. Wyjaśniają to następujące wersety. W ten sposób trzynasty werset hymnu mówi o pięcioramiennym kole jako pozostającym w całości i nieprzerwanym, choć starożytnym a następny lub czternasty werset mówi, że niezniszczające koło obraca się ze swoim zwierzęciem, dziesięć losowań i zawisło nad przestrzenią. Oko słoneczne zakrywa się radzą, parą powietrzną, wszystkie światy są od niego zależne. W ten sposób trzynasty werset hymnu mówi o pięcioramiennym kole jako pozostającym w całości i nieprzerwanym, choć starożytnym, a następny lub czternasty werset mówi. Że niezniszczające koło obraca się ze swoim zwierzęciem, dziesięć losowań, it, zawisło nad przestrzenią. Oko słoneczne zakrywa się radzą, parą powietrzną, wszystkie światy są od niego zależne. W ten sposób trzynasty werset hymnu mówi o pięcioramiennym kole jako pozostającym w całości i nieprzerwanym, choć starożytnym, a następny lub czternasty werset mówi, że niezniszczające koło obraca się ze swoim zwierzęciem. Dziesięć losowań, it zawisło nad przestrzenią. Oko słoneczne zakrywa się radzą, parą powietrzną, wszystkie światy są od niego zależne. Porównując to z pierwszym cytowanym wersecie jedenastym, łatwo można zauważyć, że Purich i Am, pełen wodnistych pal, i Rajasawwam, pokryty Rajas, są prawie synonimicznymi zwrotami, a jedyny wniosek, jaki możemy z nich wyciągnąć, to to, że pięć. Stopiony rok Bóg lub Słońce, aby zamieszkać w wodnych oparach, to jest stał się niewidzialny lub pokryty ciemnością i, rajas, na pewien czas w dalszej części nieba. Wyrażenie, że dziesięć, jarzmo, rysuje powóz por. Ik. 9, 63, 9. Dalej pokazuje, że pięć sezonów nie powstało przez połączenie dowolnych dwóch kolejnych sezonów z sześciu, jak wyjaśniono w brama tak, bo w takim przypadku liczba koni nie mogła być nazwana dziesięcioma, ale zamierzano tutaj podać prawdziwy rok pięciu sezonów lub dziesięciu miesięcy. Gdy liczba pór roku wzrosła do sześciu, Bóg roku przestał być pór i chin, pełen wód, i stał się wichak haam lub dalekowzrocznym. Widzieliśmy, że słońce, reprezentowane przez Dirk Hatamas, zestarzało się w dziesiątym miesiącu i jazda po wodach powietrznych wpłynęła do oceanu. Ten sam. Idea jest wyrażony w niniejszym wersecie, który opisuje dwa różne poglądy na temat natury roku, jeden z pięciu i drugi z sześciu pór roku i kontrastuje ich wiodące cechy ze sobą. Zatem pare arthe kontrastuje z pare arthe w drugiej linii, pan ha padam, porównej pacnuchary w następnym wersecie, to jest ikveda weda i. 164, 13, z ha, are, apuri hinam zwicha am. W skrócie, rozważany werset opisuje rok albo, 1. jako pięciostopniowy i leżący w wodach w dalszej części nieba, lub 2. zamontowany na sześcioszprychowym samochodzie i dalekowzroczny w bliższej części niebo. Te dwa opisy nie mogą oczywiście dotyczyć pór roku w jednym i tym samym miejscu, a sztuczka łączenia dwóch kolejnych pór roku nie może być zaakceptowana jako rozwiązanie pytania. 5 pór roku i 10 miesięcy a następnie wodnista rezydencja słońca lub ciemnych nocy, jest dokładnie opisana w pierwszej połowie tego fragmentu, i, 164, 12, a z tego, co opowiedziano do tej pory, będzie łatwo widziałem, że opisano tutaj arktyczny rok 10 miesięcy. Werset, a zwłaszcza kontrast między Puri Chinam i Wihakhaam, nie wydaje się przyciągać uwagi, na jaką zasługuje. Bo w świetle teorii arktycznej opis jest teraz tak samo zrozumiały, jak każdy inny. Bardowie wedyjscy zachowali tutaj dla nas pamięć roku pięciu pór roku lub dziesięciu miesięcy, chociaż ich rok już dawno został zmieniony na jeden z dwunastu miesięcy. Wyjaśnienie podane w Brahma, podobnie jak wiele innych postfaktycznych urządzeń, które stanowią wzmiankę o pięciu sezonach fikowedie. I nie sądzę, że jesteśmy zobowiązani je zaakceptować, gdy fakt pięciu sezonów można lepiej wyjaśnić dla. Zauważyłem wcześniej, że szukając dowodów na starożytne tradycje, musimy spodziewać się, że odnajdą one późniejsze związane z nimi tradycje i I, 164, 12, omówione powyżej, jest dobrą ilustracją tej uwagi. Pierwsze wiersz wersetu. Choć mówi o pięciu porach roku, opisuje rok jako dwunastokształtny, podczas gdy druga linia, która dotyczy roku sześciu pór roku lub dwunastu miesięcy, mówi o niej jako o siedmiokołowym, który składa się z siedmiu miesięcy lub siedmiu słońc lub siedmiu promieni słonecznych. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać niespójne. Ale historia słów w dowolnym języku pokaże, że stare wyrażenia są zachowywane w tym języku długo po tym, jak przestały oznaczać wyrażane przez nich ide. W ten sposób używamy teraz monet do wymiany, ale słowo pieniężne, które pochodzi od pecu zbydło, wciąż jest zachowane w języku i podobnie, wciąż mówimy o wschodzie słońca, choć wiemy teraz, że nie światło wschodzi, ale Ziemia, obracając się wokół własnej osi. Sprawia, że słońce jest dla nas widoczne. Bardzo w ten sam sposób i zgodnie z tym samym procesem wyrażenia takie jak saptaszfa, siedem koni, lub kura, siedem kół, zastosowane do roku lub słońca, musiały zostać rozpoznane i ustalone jako aktualne zwroty w języku przed hymny przybrały obecną formę, a wedyjscy bardowie nie mogliby ich odrzucić, nawet gdyby wiedzieli, że nie odnoszą się do stanu rzeczy przed nimi przeciwnie jak widzimy w brama jak każda sztuczka jaką może sugerować pomysłowość starano się aby te stare frazy zharmonizowały się ze stanem rzeczy wtedy w modzie a z religijnego lub ofiarnego punktu widzenia było to dość konieczne do tego ale kiedy musimy zbadać to pytanie z historycznego punktu widzenia naszym obowiązkiem jest oddzielić relikty starszego okresu od faktów lub incydentów z późniejszego okresu z którymi te pierwsze są nieuchronnie pomieszane, a jeśli przeanalizujemy dany werset, i 164, 12, w ten sposób, wyraźnie ujrzymy w nim ślady 10 miesięcy i 5 pór roku. Ta sama zasada ma zastosowanie również w innych przypadkach, na przykład kiedy znajdziemy nawagów wspomnianych wraz z siedmioma wiprami w 6, 22, 2. Bardowie, którzy dali nam obecną wersję hymnów. Wiedzieli o starszym lub pierwotnym stanie rzeczy tylko dzięki tradycjom i nic dziwnego. Czy tradycje te są czasami mylone z późniejszymi wydarzeniami? Przeciwnie, zachowanie tak wielu tradycji pierwotnego domu samo w sobie jest cudem i właśnie ten fakt nadaje najstarszej i wednie tak szczególne znaczenie z religijnego, jak i historycznego punktu widzenia. Podsumowując, w Fikowedie zachowały się jasne tradycje, które pokazują, że raz składał się z siedmiu miesięcy lub siedmiu słońc, jak w legendzie synów Aditi, lub że było dziesięć miesięcy w roku, jak w legendzie Dashagwas lub dirk Hatamas, i nie można ich uwzględnić poza teorią arktyczną. Te dziesięć miesięcy stanowiło sesję ofiarną pierwotnych ofiarodawców rasy aryjskiej, a okres ten określany był mianem Manu Hajuga lub epok ludzkich co jest wrażeniem bardzo źle rozumianym przez zachodnich uczonych. Słońce zachodziło poniżej horyzontu w dziesiątej z tych a Indra walczył z walą w okresie ciemności, który nastąpił, a pod koniec roku ponownie sprowadził słońce mieszkające w ciemności w tym okresie. Cały rok dwunastu miesięcy składał się zatem z Manuha-yuga i nieprzerwanych nocy, oraz, pomimo tego, że wedyjscy bardowie żyli później w miejscach, gdzie słońce znajdowało się ponad horyzontem przez 12 miesięcy, wrażenie Manuha Yuga i Kahapa. noc, wciąż znajduje się w Ikwedzie. Prawdą jest, że dowody omówione w tym rozdziale są w większości legendarne, ale to w żaden sposób nie zmniejsza jego znaczenia, ponieważ później okaże się, że niektóre z tych tradycji mają charakter indoeuropejski. Tradycja Według której niektórzy uważali ten rok za złożony tylko z pięciu pór roku, lub że tylko dziesięć koni zostało zaprzężonych w redwan słońca, znów jest w pełni zgodna ze znaczeniem tych legend, a w następnym rozdziale zostanie wykazane, że w literaturze wedyjskiej znajdują się wyraźne stwierdzenia dotyczące dziesięciomiesięcznej sesji ofiarnej, które są całkowicie niezależne od tych tradycji, a zatem...